Prolog. Pytał sam siebie, czy jego żona już coś zauważyła. Czasami patrzyła na niego tak dziwnie, nieufnie, badawczo. Nic nie mówiła, ale to nie znaczyło, że go nie obserwowała i nie rozmyślała. Pobrali się w kwietniu, teraz był już wrzesień, a oni ciągle jeszcze byli w takiej fazie, w której drugą osobę traktuje się z niesłychaną ostrożnością, nie zdradzając przy tym własnych dziwactw. A mimo to już teraz było dla niego jasne, że ona prędzej czy później okaże się zwykłą zrzędą. Choć nie była typem kobiety, która kłóci się głośno, rzuca talerzami czy też nawet grozi wyrzuceniem męża z domu. Była kobietą, która lamentowała cicho, lecz nieubłaganie, rujnując przy tym skutecznie nerwy mężczyźnie. Ale teraz ciągle jeszcze panowała nad sobą. Próbowała mu dogadzać przygotowywała dokładnie takie potrawy, jakie lubił, we właściwym czasie wstawiała do lodówki piwo, prasowała jego spodnie i koszulę, razem z nim oglądała w telewizji programy sportowe, choć właściwie wolała filmy o miłości. A przy tym stale go obserwowała przynajmniej on czuł, że tak właśnie jest. Wyszła za niego, bo nie mogła żyć bez mężczyzny bo musiała czuć się chroniona, otoczona opieką i troską. A on ożenił się z nią, bo był o krok od stoczenia się na dno. Żadnej stałej pracy, mało pieniędzy. Zaczął za dużo pić. Od czasu do czasu był jeszcze w stanie zdobyć jakąś dorywczą pracę, dzięki której mógł opłacić czynsz za swoje ponure, brzydkie mieszkanie. Ale powoli tracił apetyt na życie i nie widział już dla siebie żadnej perspektywy. I wtedy zjawiła się Lucy, a wraz z nią mały warsztat rowerowy, który odziedziczyła po swoim zmarłym mężu. Uchwycił się tej możliwości. Zawsze umiał wypatrzyć swoją szansę, i był dumny z tego, że nie jest kimś, kto długo i niepotrzebnie się waha. Był więc już żonaty. Miał dach nad głową, miał pracę. Wszystko w jego życiu znowu zaczęło funkcjonować. I akurat teraz właśnie to. Te dziwne uczucia, wręcz obsesja, niemożność myślenia o czymkolwiek i kimkolwiek innym niż ona. Choć tak naprawdę wiedział o tym już wcześniej. Bo ona to przecież nie była Lucy. Była blondynką. Nie miała tak źle ufarbowanych włosów jak Lucy, u której tu i ówdzie pojawiały się siwe pasma, lecz była naturalną blondynką. Jej rozpuszczone włosy sięgały aż do talii i błyszczały w słońcu jak złocisty jedwab. Miała też niebiesko-zielone oczy, których kolor zmieniał się zależnie od tego, jak jasno było na dworze, także od koloru noszonego przez nią ubrania i od barwy otoczenia, na tle którego się poruszała. Czasami były tak niebieskie, jak niezapominajki, to znów zielone, jak głębokie jezioro. I właśnie ta intensywna gra kolorów jej oczu zawsze go fascynowała. Czegoś podobnego nie było mu dotychczas dane widzieć u nikogo. Lubił też jej ręce bardzo drobne i szczupłe, o długich, smukłych palcach. Lubił jej nogi. Były tak delikatne, niemal kruche. Wszystko w niej było właśnie takie, zupełnie jak wyrzeźbione z pięknego, jasnego drewna przez kogoś, kto miał wiele czasu, aby móc zadać sobie taki trud. Nie było w niej niczego, co byłoby nieforemne, niezgrabne czy też prostackie. Była skończoną, pełną wdzięku doskonałością. Pot występował mu na czoło, kiedy tylko o niej myślał. Kiedy ją widział, nie był w stanie oderwać od niej wzroku i Lucy prawdopodobnie także to zauważyła. Zawsze starał się być w bramie domu, kiedy ona szła ulicą w dół. Przeważnie właśnie wtedy wypróbowywał na chodniku czyjś akurat naprawiony rower, aby tylko mieć jakiś pretekst i móc się tam kręcić. Kochał jej ruchy, jej długie, płynne kroki. Nigdy nie dreptała, tylko po prostu powoli kroczyła. We wszystkim, co robiła, było tyle siły. Czy to biegła, czy mówiła, czy też się śmiała. Tak, we wszystkim, co robiła, była jakaś nieposkromiona siła i energia piękność i uroda. Był w niej taki nadmiar urody i doskonałości, że on sam chwilami nie ważył się nawet w to wierzyć. Czy to, co odczuwał, to była miłość? To musiała być miłość nie tylko pożądanie, podniecenie i wszystko, co się z tym wiązało a co mogło jednak zrodzić się, dlatego, że ją kochał. Miłość była początkiem, podstawą jego narastającej tęsknoty. Takiej tęsknoty, której nigdy nie odczuwał w stosunku do Lucy. Przecież Lucy była tylko czymś w rodzaju kompromisowego rozwiązania, z którego nie mógł zrezygnować, bo bez niej ciągle groził mu po prostu socjalny upadek. Lucy stanowiła coś w rodzaju gorzkiej konieczności, której należało ulec, czasami wymagało tego życie. Już dawno się nauczył, że sprzeciwianie się życiowym koniecznościom zwykle do niczego nie prowadziło. A jednak był w nim jakiś wszechogarniający opór opór i ta niszcząca wszystko beznadzieja. Bo jaką miał szansę? Nie był atrakcyjnym mężczyzną, co do tego nie miał już żadnych złudzeń. Kiedyś może i tak, ale dzisiaj. Brzuch zawdzięczał swojemu upodobaniu do piwa i tłustego, ciężkiego jedzenia. Rysy jego lekko obrzmiałej twarzy były już obwisłe. Miał 48 lat, ale wyglądał tak, jakby miał dziesięć lat więcej, zwłaszcza wtedy, kiedy wieczorem zbyt wiele wypił. I niestety nie potrafił przestać. Musiałby zacząć uprawiać sport, jeść więcej warzyw, pić wodę i herbatę, ale na miłość boską, jeśli ktoś przez trzydzieści lat żył inaczej, to wcale nie tak łatwo zrezygnować z dawnych przyzwyczajeń. Pytał sam siebie, czy ten złocisto-włosy elf, ta piękna wróżka mogłaby go mimo wszystko pokochać. Mimo dużego brzucha i worków pod oczami, i mimo tego, że przy najmniejszym wysiłku stękał i się pocił, bo przecież miał pewne wewnętrzne wartości i może właśnie jej potrafiłby je przekazać. Już dawno temu zrozumiał, że nie mógłby o niej zapomnieć, przestać o niej myśleć. Mimo Lucy jej zazdrości, mimo ryzyka, na które się narażał. Był 48-letnim workiem tłuszczu, a jego ciało i dusza stały w płomieniach. Problem polegał na tym, że ona, Wróżka, istota, za którą umierał z tęsknoty dniami i nocami, była o wiele młodsza. Wiele, wiele młodsza. Miała dziewięć lat. Część pierwsza. Sobota, 31 października 2009. Lizie udało się niepostrzeżenie opuścić uroczystość akurat wtedy, kiedy syn jubilata zamierzał właśnie wygłosić mowę. Uderzył kilkakrotnie widelcem w kieliszek, zadźwięczało szkło i po dłuższej chwili około stu zaproszonych gości zrozumiało wreszcie, co to oznacza. Rozbrzmiewające w sali głośne rozmowy i śmiechy cichły powoli, a wszystkie spojrzenia skierowały się na nieco zdenerwowanego mężczyznę, który w tym momencie niczego chyba nie żałował tak, jak swojej decyzji o wygłoszeniu laudacji z okazji 75. urodzin ojca. Kilku panów dowcipkowało nieco złośliwie, bo mówca na przemian czerwienił się i bladł, a już na samym początku przejęzyczył się tak bardzo, że musiał zaczynać wszystko trzykrotnie. W każdym razie swoim nieco niezręcznym wystąpieniem już na wstępie przyciągnął uwagę wszystkich. Nie mógł się trafić bardziej korzystny moment. Liza w ciągu ostatnich piętnastu minut niepostrzeżenie przesuwała się w stronę wyjścia i teraz musiała zrobić tylko kilka kroków, aby wreszcie znaleźć się na zewnątrz. Zamknęła za sobą ciężkie drzwi, oparła się na chwilę o ścianę i odetchnęła z ulgą. Jaki tu jest spokój! pomyślała. I jaki przyjemny chłód! W sali balowej za sprawą obecności wielu zaproszonych osób panował nieznośny zaduch. Choć Liza miała wrażenie, że nikt z tego powodu nie cierpiał tak jak ona. Przeciwnie, wydawało się, że wszyscy goście bawili się tego wieczoru znakomicie. Piękne suknie, biżuteria, perfumy, stonowane śmiechy, rozmowy. A ona pośrodku tego rozbawionego tłumu czuła się taka wyobcowana, jak gdyby ją i wszystkich innych dzieliła jakaś niewidoczna ściana. Uśmiechała się mechanicznie, odpowiadała jeśli ją o coś pytano, kiwała głową lub nią potrząsała zaprzeczając, piła szampana, ale przez cały czas czuła się jak ogłuszona. Miała wręcz uczucie, że nie jest zdolna do żadnego samodzielnego działania i funkcjonuje jak zawieszona na sznurkach marionetka, którą wprawia w ruch ktoś inny. I właściwie było tak już od wielu lat. Nie żyła w zgodzie z własną wolą. Jeśli to, co robiła, można było w ogóle nazwać życiem. Obok niej przeszła młoda pracownica eleganckiego hotelu Kensington, w którym odbywało się urodzinowe przyjęcie. Kobieta zatrzymała się na chwilę, patrząc niezdecydowanie na Lizę i zastanawiając się zapewne, czy tamta nie potrzebuje pomocy. Liza przypuszczała, że musiała sprawiać wrażenie wykończone, jeśli wyglądała tak, jak się czuła. Wyprostowała się i spróbowała się uśmiechnąć. Wszystko w porządku? Spytała pracownica. Liza skinęła głową. Tak, tylko tam w środku jest dosyć gorąco. Odparła spokojnie, wskazując ruchem głowy zamknięte drzwi. Młoda kobieta raz jeszcze spojrzała na nią ze współczuciem i poszła dalej. Liza postanowiła znaleźć toaletę i poprawić makijaż. Pomyślała, że zapewne wygląda nie najlepiej, skoro zwróciła uwagę przechodzącej. W eleganckim, wyłożonym marmurem pomieszczeniu światło było przytłumione, a z ukrytych głośników dobiegała cicha, relaksacyjna muzyka. Poczuła obawę, że także tutaj kogoś spotka, ale przekonała się, że jest zupełnie sama. Wydawało się, że w kabinach toaletowych też nie ma nikogo, ale było jasne, że taki stan nie może trwać długo, skoro niedaleko odbywa się urodzinowy bankiet na stu gości, którzy zatrzymali się przecież na nocleg w tym hotelu. W każdej chwili ktoś mógł wejść. Oparła się o jedną z luksusowych umywalek i spojrzała w lustro. Jak często przy takiej okazji miała wrażenie, że nie zna kobiety, którą zobaczyła przed sobą. I byłoby tak nawet wtedy, gdyby nie była tak zestresowana i zmęczona jak teraz. Jej jasnoblond włosy upięte misternie z tyłu głowy zwisały w licznych pasmach wokół twarzy, a pomadka do ust została zapewne na kieliszku do szampana. Wargi miała blade i bezbarwne. Pociła się. Miała błyszczący nos i rozmazany makijaż. Czuła to. Przypuszczała. Dlatego od dwudziestu minut niczego nie pragnęła tak bardzo jak tego, żeby wreszcie opuścić tamto okropne, duszne, zatłoczone pomieszczenie. I teraz musiała się jak najszybciej doprowadzić do właściwej formy i spróbować jakoś przetrwać ten wieczór. W końcu nie będzie trwać wiecznie. Powitanie kieliszkiem szampana było już praktycznie zakończone. Następnym punktem programu miało być otwarcie bufetu. Dzięki Bogu było to lepsze niż serwowane do stołu posiłki składające się z pięciu dań, co zwykle ciągnęło się godzinami, a każdy, kto tymczasem próbował zniknąć, był natychmiast zauważany, przynajmniej przez osoby siedzące obok. Przy otwartym bufecie było więcej możliwości szybkiego, dyskretnego opuszczenia sali. Odstawiła torebkę na marmurową płytę, przez chwilę nerwowo majstrowała przy zamku, w końcu udało jej się wydobyć puderniczkę i tubkę z podkładem. Gdyby tylko nie drżały jej tak ręce, musiała się skupić, żeby nie poplamić sukni. Tylko tego by brakowało w ten koszmarny wieczór. Kiedy próbowała otworzyć puderniczkę, co nie udało jej się od razu. Nagle zaczęła płakać. To zaczęło się całkiem niepozornie. Z jej oczu po prostu popłynęły łzy i nie była już w stanie nic zrobić. Z przerażeniem podniosła głowę i zobaczyła w lustrze przed sobą obcą twarz, która zamieniała się w dodatku w twarz zapłakano. To dopełniło dramatu. Jak miała wrócić do sali z czerwonymi zapuchniętymi oczami? Niemal w panice wyszarpnęła ze srebrnego pojemnika na ścianie plik miękkich chusteczek kosmetycznych i próbowała zatamować łzy. Ale wydawało się, że skutek był odwrotny. Potok łez stał się jeszcze bardziej gwałtowny. Jej oczy były zalane łzami. Muszę do domu, do domu! myślała w panice. To nie ma sensu, muszę stąd uciec. I jakby tego było mało, usłyszała za sobą szmer otwieranych drzwi. Rozległo się stukanie obcasów na podłodze. Patrząc przez łzy w lustro, Liza dostrzegła za sobą sylwetkę kobiety, która właśnie zmierzała w stronę toalety. Liza przycisnęła do twarzy całą garść chusteczek i próbowała udawać, że po prostu wyciera nos. Pospiesz się, myślała o obcej kobiecie. Zniknij stąd. Kroki nagle ucichły. Kobieta się zatrzymała. Przez krótką chwilę w pomieszczeniu panowała absolutna cisza. Potem tamta się odwróciła. Podeszła do Lizy i delikatnie położyła rękę na jej drgających od płaczu plecach. Liza podniosła głowę i zobaczyła przed sobą w lustrze zatroskaną twarz, tuż obok swojej, zapłakanej i pytające oczy tamtej kobiety. Liza jej nie znała, ale sądząc po ubiorze, musiała to być jedna z osób zaproszonych na przyjęcie urodzinowe. Czy mogę pani jakoś pomóc? Spytała tamta ostrożnie, po czym dodała. Nie chciałabym być natrętna, ale. Pełna sympatii troska, brzmiąca wyraźnie w jej spokojnym głosie, była czymś więcej niż Liza mogła znieść. Opuściła ręce z chusteczkami, odsłaniając twarz, a potem po prostu przestała walczyć z wszechogarniającym bólem i nie próbowała już zatrzymać łez. Niedziela 22 listopada. Był już późny niedzielny wieczór, kiedy Karla z całą świadomością usłyszała nadjeżdżającą windę i hałas otwierających się drzwi. Aż do tej chwili zdawała sobie wprawdzie sprawę, że nie pozostało jej już zbyt wiele życia, ale teraz siła wyobraźni nie wystarczyła, żeby odmalować sobie to, co miałoby się jej stać tej nocy. Siedziała w swoim mieszkaniu nieco zdziwiona, bo nagle ogarnęło ją wrażenie graniczące z pewnością, że tak działo się już od dobrych kilkunastu dni. Winda jechała aż na ósme piętro, gdzie mieszkała tylko ona, zatrzymywała się, drzwi otwierały się automatycznie, ale potem nie działo się już nic. Nikt nie wysiadał, bo wtedy musiałaby słyszeć kroki w korytarzu. Nikt też nie wsiadał, bo także w tym wypadku musiałaby słyszeć kroki. Ale ona była pewna, że nie słyszała żadnych kroków bo ich po prostu nie było. Zarejestrowałaby je na jakiejś płaszczyźnie swojej świadomości. Ten dom nie należał do budowli dobrze pochłaniających dźwięki. Wysoki blok z lat siedemdziesiątych, pozbawiony ozdób pudło z długimi korytarzami i licznymi mieszkaniami w środku. Większe mieszkania zajmowały rodziny z dziećmi, mniejsze należały przeważnie do całkowicie zaangażowanych w życie zawodowe singli, których praktycznie nigdy nie było w domu. Londyjska Hackney była jedną z uboższych dzielnic, ale zakątek, w którym mieszkała Karla, wcale nie był taki zły. Zastanowiła się, kiedy dokładnie po raz pierwszy usłyszała nadjeżdżającą windę, z której nikt nie wysiadł. Choć od samego początku było oczywiste, że coś takiego miało prawo się zdarzyć. Ktoś pewnie użył złego przycisku, potem zauważył swoją pomyłkę, wysiadł wcześniej, ale później winda jechała na ósme piętro. Otwierały się drzwi i windę wzywano ponownie. Jednak w ostatnim czasie zdarzało się to zbyt często. Niezwykle często. Może od tygodnia, a może nawet od czternastu dni. Wyłączyła telewizor, bo nadawany akurat talk show i tak jej nie interesował. Podeszła do drzwi wejściowych, przekręciła klucz w zamku i otworzyła je. Przycisnęła wyłącznik, zaraz obok dzwonka i korytarz zalało jaskrawe białe światło. Kto zainstalował tu takie lampy? W ich świetle każda twarz miała trupiobladą barwę. Spojrzała w głąb długiego, cichego korytarza. Nie było widać nic ani nikogo. Drzwi windy znowu się zamknęły. Może to jakiś żartowniś. Jakiś niedorostek, dzieciak mieszkający w tym bloku, który umyślnie przyciskał guzik z napisem 8, po czym spokojnie zjeżdżał w dół. Ale co on mógł z tego mieć, to już było dla Karli zagadką choć, prawdę mówiąc, wiele z tego, co poruszało innych ludzi, co oni robili bądź do czego dążyli, było dla Karli zagadką. W końcu, myślała niekiedy, żyła trochę poza obrębem społeczeństwa. Samotna, opuszczona i od pięciu lat na ręcie. Jeśli ktoś wstaje rano, zjada śniadanie, spędza dzień na czytaniu bądź oglądaniu telewizji w małym mieszkaniu, od czasu do czasu wybiera się na krótki spacer, wieczorem je kolację i znów siada przed telewizorem, a wszystko to w zupełnej samotności, prędzej czy później traci kontakt z normalnym światem. Traci też kontakt z ludźmi, których codzienność składa się z pracy zawodowej, kolegów i koleżanek, małżonków, dzieci i wszystkich związanych z tym problemów kłopotów. Ale także radości. Z pewnością sprawiała wrażenie dziwaczki, i to bardziej niż sama zdawała sobie z tego sprawę. Zamknęła drzwi mieszkania, oparła się o nie od wewnątrz i odetchnęła głęboko. Kiedy wprowadziła się do tego bloku, jednego z niewielu w Hakni, gdzie przeważały wiktoriańskie, zwykle nieco podupadłe budowle, miała nadzieję, że teraz już będzie lepiej. Sądziła, że w tym domu pełnym ludzi nie będzie się czuła tak samotna, ale w rzeczywistości było dokładnie odwrotnie. Każdy tutaj przedzierał się pracowicie przez swoją codzienność i związane z nią problemy. Wydawało się też, że ludzie w gruncie rzeczy w ogóle się nie znali i wszyscy żyli w ogromnej, pełnej chłodu i dystansu anonimowości. Kilka mieszkań było też zupełnie pustych. Tu, na ósmym piętrze, oprócz Karli, od pewnego czasu nikt nie mieszkał. Wróciła do salonu. Przez chwilę rozważała, czy jednak nie włączyć telewizora. Rozmyśliła się i zamiast tego nalała sobie jeszcze trochę wina. Lubiła wypić co wieczór trochę wina, choć narzuciła sobie zasadę, że nigdy nie będzie tego robić przed ósmą. Do tej pory udawało jej się dotrzymać tego zobowiązania. Drgnęła nagle, usłyszawszy znów szmer windy. Tym razem jechała w dół. Widocznie ktoś, kto był na dole, właśnie ją wezwał. Zawsze był to jakiś znak normalności. Przecież ludzie wracali do domu i wychodzili z niego, nie była więc sama. – A może jednak powinnam sobie poszukać innego mieszkania? – pomyślała nagle. Na zbyt wiele, co prawda, nie mogła sobie pozwolić. Emeryturę miała raczej skromną, a poza tym było wątpliwe, czy gdzie indziej czułaby się mniej samotna. Może więc nie ten dom był przyczyną, lecz ona sama. Nagle wydało jej się, że nie będzie w stanie znieść panującej dookoła ciszy. Wyciągnęła telefon i wybrała numer córki, na tyle szybko, żeby strach albo nieśmiałość nie zdusiły tego zamiaru w zarodku. Właściwie zawsze miała dobry kontakt z Kirą, ale odkąd córka wyszła za mąż i urodziła dziecko, ich kontakty nieco się rozluźniły. Jak to zwykle bywa, młodym ludziom ciągle brakowało czasu, byli też całkowicie zajęci sobą i swoimi sprawami. Skąd mieli brać energię, żeby zajmować się jeszcze matką i jej nieudanym życiem? Karla chwilami sama nie mogła w to uwierzyć. Małżeństwo zakończone rozwodem po dwudziestu latach. Jej mąż był stale zadłużony po uszy, bo zawsze lubił prowadzić wystawne życie i właściwie całą swoją egzystencję budował na długach. A któregoś dnia po prostu zwiał, zanim wierzyciele zdążyli go pociągnąć do odpowiedzialności. Karla od lat nie miała od niego żadnej wiadomości ani też znaku życia. Ona sama zaś była często roztrzęsiona i wiecznie narzekająca. Z tarapatów, w które wpędziła rodzinę zawodowa plajta ojca, Kira uciekła w bezpieczną mieszczańską egzystencję. Zdobyła solidne wykształcenie, kończąc studia matematyczne. Została urzędniczką w banku i wyszła za mąż za mężczyznę, który pracował jako urzędnik. Zamieszkali w Bracknell, w domu w jednym z nielicznych osiedli szeregowców, oddalonym zaledwie o kwadran z drogi na południowy wschód od centrum Londynu. Karla wiedziała, że właściwie powinna się z tego wszystkiego cieszyć. Kira zgłosiła się już po drugim sygnale. W jej głosie słychać było stres i napięcie. W tle płakał ich mały synek. Halo, Kira, to ja, mama. Chciałam tylko wiedzieć, co u was. A mama, cześć! odpowiedziała Kira. Nie sprawiała wrażenia zachwyconej. Tak, wszystko w porządku, tylko mały znów nie chce zasnąć. Właściwie bez przerwy krzyczy. Jestem już tym wszystkim wykończona. Pewnie zaczyna ząbkować. Tak, chyba masz rację. Kira umilkła na chwilę, po czym spytała, chyba głównie z poczucia obowiązku: A co u ciebie? Przez jedną sekundę Karla wahała się czy nie powiedzieć prawdy. Że jest jej źle, że czuje się potwornie samotna, ale wiedziała, że córka, przeciążona przecież pracą, nie chciałaby tego usłyszeć, i w efekcie byłaby tylko rozdrażniona. A nic, powiedziała więc, tylko często czuję się samotna. Od kiedy jestem na ręcie. Nie dokończyła zdania. Przecież i tak nic by to nie zmieniło. Kira westchnęła. Mamo, musisz poszukać sobie jakiegoś zajęcia. Hobby, jakieś zainteresowania, dzięki którym znajdziesz się wśród ludzi o podobnych zapatrywaniach i problemach. Nawet jakiś kurs gotowania, na który mogłabyś się zapisać, albo może jakiś sport, który zaczniesz uprawiać. Najważniejsze, żebyś była wśród ludzi. E, ciągle skakać wśród starych kobiet na zajęciach gimnastyki dla seniorów. Hira znów westchnęła, tym razem z wyraźnym zniecierpliwieniem. Przecież to nie musi być gimnastyka dla seniorów. Mój Boże, tyle jest różnych ciekawych ofert. Możesz wśród nich coś wyszukać, coś, co będzie odpowiadało Twoim wymaganiom. Przez chwilę Karla miała ochotę powiedzieć córce, że właśnie całkiem niedawno przyłączyła się do takiej grupy samotnych kobiet, ale znów nie udało jej się nawiązać tam trwałych przyjaźni czy choćby znajomości. Chyba dlatego, że za dużo narzekała i nikt nie mógł z nią długo wytrzymać. Lepiej, żeby Kira w ogóle nie wiedziała o tych próbach. Myślę, że właściwie wszystko mnie przygnębia, powiedziała. Kiedy w środku dnia idę popływać albo gotuję, uświadamiam sobie, że nie jestem już pełnowartościowym członkiem społeczeństwa, bo już nie pracuję i nie mam rodziny, o którą musiałabym się troszczyć, a kiedy wracam do domu, to i tak nikt na mnie nie czeka. Ale na pewno poznałabyś tam jakieś sympatyczne panie, z którymi mogłabyś coś wspólnie robić. Jednak większość z nich ma rodziny i z pewnością nie miałaby dla mnie czasu. — Tak, oczywiście, bo jesteś jedyną rozwiedzioną, samotną ręcistką w całej Anglii — odparła szorstko Kira. — Czy naprawdę chcesz spędzić resztę życia siedząc w mieszkaniu przed telewizorem z nosem spuszczonym na kwintę? — I do tego denerwując córkę. — Tego nie powiedziałam. — Ten dom jest przygnębiający rzekła Karla. Nikt tu nikogo nie obchodzi, a winda stale wjeżdża na moje piętro i nikt z niej nie wysiada. Kira wydawała się już nieco zirytowana. Co takiego? Spytała. Karla pożałowała swoich słów. Ach, zauważyłam to po prostu. To znaczy rzecz w tym, że zdarza się to dosyć często. W końcu oprócz mnie nikt tu na górze nie mieszka, a jednak stale wjeżdża tu winda. Przecież kto się po prostu wysyła na górę. Albo cały system jest tak ustawiony, że Winda musi za każdym razem automatycznie zaliczyć każde piętro. Ale tydzień czy dwa tygodnie wcześniej tak nie było. Mamo, tak wiem, robi się ze mnie dziwaczka, tak właśnie myślisz. Nie martw się. Jakoś sobie jeszcze poradzę ze swoim życiem. Z pewnością. Mamo, mały płacze bez przerwy, i. Już już kończę. Byłoby fajnie, gdybyście mnie znowu odwiedzili, ty i małe właśnie. Może w któryś weekend? Zobaczę, czy się uda, powiedziała Kira niezobowiązująco, a potem pożegnała się szybko, zostawiając Karle z niemiłym uczuciem, że była natrętna i męcząca. To w końcu moja córka, pomyślała, jakby na przekór swoim odczuciom. I to normalne, że od czasu do czasu do niej dzwonię i że mówię jej o tym, że nie jest mi zbyt dobrze. Spojrzała na zegarek. Było dopiero niewiele po dziesiątej. Mimo to postanowiła iść do łóżka, może trochę poczytać przed snem. Miała nadzieję, że uda jej się szybko zasnąć. Chciała właśnie iść do łazienki, żeby umyć zęby i w tym momencie usłyszała wjeżdżającą na górę windę. Zatrzymała się na środku korytarza, nasłuchując. Ależbym chciała, żeby ktoś mieszkał na tym piętrze, pomyślała. Winda stanęła, otworzyły się drzwi. Karla czekała. Czekała na to, że potem nie będzie już nic, jak zwykle. Żadnego dźwięku, nic. Ale tym razem coś usłyszała. Ktoś wyszedł z windy. Usłyszała kroki i to bardzo wyraźne. Kroki tam, na zewnątrz, w oświetlonym jaskrawym światłem korytarzu. Przełknęła ślinę, poczuwszy nagle suchość w ustach i osobliwe mrowienie na skórze. Tylko teraz nie wariuj. Dopiero co się denerwowałaś, bo nikt nie wysiadał z windy, a teraz się denerwujesz, bo ktoś właśnie z windy wysiadł. Kroki były coraz bliższe. Do mnie, pomyślała Karla, ktoś idzie do mnie. Stała przed drzwiami wejściowymi, jak sparaliżowana. Ktoś był po drugiej stronie. Kiedy zabrzmiał dzwonek, poczuła wręcz ulgę. Dzwonek to była normalność. Włamywacze przecież nie dzwonią, pomyślała. Na wszelki wypadek ostrożnie wyjrzała przez wizjer, zawahała się, a potem otworzyła drzwi. Środa 2 grudnia. Gillian wróciła do kuchni. To była matka Darcy, wyjaśniła i dodała. Darcy nie przyjdzie dziś do szkoły, ma zapalenie gardła. Nawet dzwonek telefonu nie wyrwał Beki z letargu. Dziewczynka w pełnej melancholii zadumie wpatrywała się w miskę płatków owsianych i suszonych owoców zmieszanych z mlekiem. Dopiero co skończyła jedenaście lat, pomyślała Gillian, a już jest mrukliwa i apatyczna jak nastolatka w szczytowej fazie dojrzewania. Czy my też tak to przechodziliśmy? Hm, mruknęła Beki bez większego zainteresowania. Obok niej na krześle siedział jej czarny kocur noszący imię czak. Czak został znaleziony w czasie rodzinnej wyprawy do Grecji. Półżywy z głodu siedział na poboczu drogi jak istna kubka nieszczęścia i przeszmuglowany do hotelu. W rezultacie pozostała część wakacji składała się głównie z problemu, jak co dzień, niepostrzeżenie, wynieść czaka z hotelu do weterynarza i powtórzyć to samo z powrotem. Jillian i Becky całymi godzinami wlewały mu pipetką do pyszczka płynny pokarm, a wszystko przemawiało zatem, że zwierzę jednak nie przeżyje. I choć Becky płakała prawie bez przerwy, wszystko było trudne i wyczerpujące nerwowo, to w efekcie wspólnego zmartwienia matka i córka były sobie wtedy bardzo bliskie. Ostatecznie zwyciężyła wola życia kocuraczaka, który ze swoją nową rodziną pojechał do Anglii. Jillian usiadła przy stole naprzeciw córki. Za chwilę miała odwieźć Becky do szkoły. Miały układ z matką Darcy i w tym tygodniu przypadała jej kolej odwożenia dziewczynek do szkoły. Oczywiście z wyłączeniem dnia, w którym jej córka nie mogła iść do szkoły. Przy okazji dowiedziałam się czegoś interesującego, oznajmiła córce, a mianowicie, że piszecie dziś klasówkę z matematyki. Możliwe? usłyszała w odpowiedzi. Nie, to nie jest możliwe, tylko tak jest! Piszecie dziś klasówkę, a ja nie mam o tym pojęcia! W odpowiedzi Becky wzruszyła ramionami. Nad górną wargą miała wyraźne ślady po wypitym kakao. Włożyła dziś swoje czarne dżinsy, tak obcisłe, że Jillian pytała samą siebie, jak ona zdołała się w nie wcisnąć. Do tego czarny, równie obcisły sweter, a wokół szyi zawinęła sobie czarną chustkę. Jej wysiłki, żeby za wszelką cenę wyglądać cool, były żałosne. W zestawieniu ze śladami kakao wokół ust, dzięki którym wyglądała jak mała dziewczynka na osobliwej maskaradzie. Oczywiście, Gillian wystrzegała się starannie, aby nie wspomnieć jej o tym ani słowem. Dlaczego mi o tym nie powiedziałaś? Codziennie pytałam, czy kiedyś będziecie pisać test, a ty twierdziłaś, że nie. Dlaczego? Becky znów wzruszyła ramionami. Czy możesz mi łaskawie odpowiedzieć? Spytała ostro Gillian. Nie wiem, wymamrotała niechętnie Becky. Czego nie wiesz? Nie wiem, dlaczego ci nie powiedziałam. Przypuszczam, że nie miałaś ochoty zabrać się przed tym do nauki, stwierdziła Gillian z rezygnacją. Becky spojrzała na nią ze złością. Co ja robię źle, pomyślała Gillian. Co ja robię źle, że ona patrzy na mnie czasem wręcz z nienawiścią? Dlaczego matka Darcy wiedziała o tym teście? Dlaczego prawdopodobnie wiedziały o nim wszystkie pozostałe matki? Umyj zęby, powiedziała. I pospiesz się, musimy już jechać. W czasie jazdy do szkoły Becky nie odezwała się ani słowem. Patrzyła tylko bezmyślnie przez okno. Jillian miała na końcu języka pytanie, czy córka nie przecenia swoich umiejętności, czy choć trochę przygotowała materiał, ale nie odważyła się go zadać. Obawiała się opryskliwej odpowiedzi i miała niedobre przeczucie, że po prostu wybuchnie wtedy płaczem. Często jej się to zdarzało w ostatnim czasie i zupełnie nie potrafiła znaleźć sposobu, aby się z tym uporać. Była na najlepszej drodze do tego, żeby zamienić się w płaczliwą bekse, która wiecznie narzeka na wszystko, co ją w życiu spotyka, a prowokujące zachowanie własnej córki powoduje u niej tylko lęk. Jak kobieta w wieku 42 lat mogła tak dalece stracić umiejętność panowania nad sobą i własną niezależność? Beki pożegnała się z matką w kilku mało-sympatycznych słowach i ruszyła w stronę szkoły, krocząc niezdarnie na swoich długich, zbyt chudych nogach. Jej długie, rozpuszczone włosy rozwiewał wiatr, a plecak Mamo, dziś się już nie nosi tornistra, tylko plecak kołysał się na jej ramionach. Nawet nie spojrzała w stronę matki. Kiedy była w niższych klasach, na pożegnanie posyłały sobie ręką całusa, uśmiechając się przy tym do siebie. Jak można się tak dalece zmienić w ciągu zaledwie kilku lat? Gillian czuła tego ranka, że jest w całkowitej defensywie. Wiedziała, że praca z matematyki pójdzie córce źle i że błędem było nieprzygotowanie się do niej. Była zła na siebie i czuła, że musi coś zrobić. Pytała samą siebie, czy wszystkie nastolatki są właśnie takie. Tak agresywne, tak nierozsądne, tak bezlitosne. Włączyła silnik. Pojechała ulicę dalej, po czym zatrzymała się i zaparkowała tuż przy krawężniku. Otworzyła okno, zapaliła papierosa. W okolicznych ogrodach trawę pokryła szać. W oddali dostrzegła rozlaną szeroko tamizę, która zdążała powoli ku morzu jak szara wstęga ołowiu, całkowicie poddana nieubłaganemu rytmowi przypływów i odpływów. Wiatr niósł zapach alg, z daleka dobiegał krzyk mew. Było zimno. Lodowaty, szary, zimowy poranek. Kiedyś rozmawiała o tym z Tomem, dawno, przed dwoma laty, a dokładniej próbowała o tym porozmawiać. O tym, czy ona jako matka robi coś źle, albo czy inne dzieci też są takie, ale on nie znał odpowiedzi na jej pytania. — Gdybyś miała więcej kontaktów z innymi matkami, powiedział w końcu, to może wiedziałabyś, czy i dlaczego tak jest. Wiedziałabyś, czy robisz coś źle. Może nawet wiedziałabyś, jak należałoby postępować właściwie, ale ty z jakiegoś powodu wzbraniasz się przed stworzeniem sobie grupy znajomych, które mają podobne problemy. Nie wzbraniam się, po prostu nie mogę się dogadać z innymi matkami. Ale to są przecież normalne kobiety i nic ci nie zrobią. Oczywiście miał rację, ale nie to było problemem. One mnie po prostu nie akceptują i zawsze jest tak, jak gdybym. Jakbym mówiła innym językiem. Wszystko, co mówię, wydaje mi się, niewłaściwe, nie na miejscu, nie pasuje do tego, co one mówią. Było dla niej jasne, że Tom, stuprocentowy racjonalista, odbierał jej słowa jak bzdurę, kompletną bzdurę. Bzdura! Tak właśnie wtedy natychmiast zareagował. Myślę, że po prostu wmawiasz sobie to wszystko. Jesteś inteligentną, atrakcyjną kobietą. Odnosisz zawodowe sukcesy. Masz przystojnego męża, który także nie może się uskarżać na brak sukcesów w swoim zawodzie. Masz także śliczne, mądre i zdrowe dziecko. Skąd więc biorą się Twoje kompleksy? Czy ona miała kompleksy? Zupełnie zatopiona w swoich myślach, strzepnęła popiół z papierosa przez otwarte okno. Nie było powodów, żeby mieć kompleksy. Piętnaście lat temu razem z Tomem założyli w Londynie firmę specjalizującą się w doradztwie podatkowym i gospodarczym. Musieli się zdobyć na olbrzymi wysiłek, ale się opłaciło. Dziś zatrudniali szesnastu pracowników, a firma prosperowała znakomicie. Tom ciągle podkreślał, że wszystko to nie udałoby się bez Jillian. Od chwili urodzenia Becky Jillian nie pracowała już codziennie w biurze, miała jednak kilku klientów, którymi się nadal opiekowała trzy lub cztery razy w tygodniu jechała pociągiem do Londynu i załatwiała wszystkie sprawy związane z jej pracą w firmie. Miała możliwość samodzielnego regulowania swojego czasu pracy i dzięki temu niesłychane poczucie wolności. Jeśli tylko Becky potrzebowała jej obecności, Gillian po prostu nie szła do biura, przynosiła do domu zaległą pracę i nadrabiała zaległości w weekend. Wszystko było w jak najlepszym porządku, mogła być całkowicie zadowolona ze swojego życia. Zerknęła w lusterko wsteczne i dostrzegła swoje ciemnoniebieskie oczy i rude, kręcone włosy nad czołem. Te długie włosy nie dawały się nigdy uporządkować. Wyglądały zawsze tak, jak gdyby były nieuczesane. Gillian doskonale pamiętała, jak bardzo cierpiała z tego powodu w dzieciństwie. Głównie dlatego, że były mocno kręcone i rude. Także z powodu piegów, które przy jej karnacji zawsze pojawiały się na twarzy. A potem któregoś dnia, zjawiła się na uniwersytecie i poznała Tomasa Warda, swojego pierwszego chłopaka, który miał się stać mężczyzną jej życia i wielką miłością. To on podziwiał kolor jej włosów, liczył jej piegi i nagle sama zaczęła uważać siebie za piękną i cenić wyjątkowość swojego wyglądu. O tym też powinnaś pamiętać, pomyślała. O wszystkich dobrych rzeczach, które zjawiły się w twoim życiu dzięki Tomowi. Poślubiłaś cudownego mężczyznę. Skończyła palić papierosa i zastanawiała się, czy powinna pojechać do biura. Czekała na nią masa pracy, a z doświadczenia wiedziała, że praca była najlepszym lekarstwem na ponure rozmyślania. Postanowiła więc pojechać do domu, wypić jeszcze jedną filiżankę kawy, przebrać się i ruszyć w drogę do Londynu. Przekręciła kluczyk i włączyła silnik. Może powinna była spotkać się z starą Kane. Jej przyjaciółka pracowała jako prokurator w Londynie i była, przynajmniej według Toma, który niespecjalnie ją lubił, radykalną feministką. W każdym razie rozmowy z nią zawsze dobrze robiły Gillian. W czasie ich ostatniego spotkania Tara oświadczyła wprost, że Gillian tkwi w głębokiej depresji. Może miała rację. Samson długo nasłuchiwał i dopiero kiedy był zupełnie pewny, że nikogo nie ma na klatce schodowej, przemknął w skarpetach na dół. Chciał możliwie szybko i niepostrzeżenie wskoczyć w buty, wciągnąć kurtkę i zaraz potem wymknąć się na dwór, ale akurat kiedy stał pochylony do przodu i wiązał sznurówki, drzwi kuchni otworzyły się i pojawiła się jego bratowa Mili. Sposób, w jaki się zbliżała, sprawiał, że przypominała Samsonowi drapieżnego ptaka, który właśnie wypatrzył swój łup. Wyprostował się. Dzień dobry, Mili? Powiedział niepewnie. Mili Segal należała do tych kobiet, którym zawsze, nawet jeszcze zanim skończyły czterdzieści lat, towarzyszyły niejednoznaczne określenia typu ach, jaka ona była kiedyś piękna. Miała blond włosy, świetną figurę i regularne rysy, ale jednocześnie na jej twarzy pojawiło się już tyle zmarszczek i blizn, będących następstwem zbyt intensywnego opalania i zbyt wielu wypalonych papierosów, że wyglądała na o wiele starszą niż rzeczywiście była. Poza tym sprawiała wrażenie wiecznie strapionej i przedwcześnie zgorzkniałej. Przyczyną tego ostatniego był nie tyle niezdrowy tryb życia, ile fakt, że zawsze była ze wszystkiego niezadowolona i sfrustrowana. Samson rozmawiał o tym czasami ze swoim bratem, a on mu wyjaśniał, że Mili żyła w przekonaniu, jakoby była skrzywdzona przez los. I to nie dlatego, że ktoś jej wyrządził wielką krzywdę, lecz dlatego, że doszukiwała się dyskryminacji swojej osoby w sumie wielu codziennych niesprawiedliwości i rozczarowań. Kiedy Gavin, jej mąż, dopytywał się, co dokładnie zatruwało jej życie, odpowiadała zawsze Wszystko. Po prostu wszystko razem. Na nieszczęście Samson wiedział, że w owym wszystko razem on też odgrywał pewną rolę. Tak myślałam, że cię słyszę, rzekła Mili. Nie była jeszcze ubrana. Kiedy miała iść do pracy później niż zwykle, wskakiwała rankiem w dres do joggingu i przygotowywała śniadanie dla męża, zanim ten wyruszy do pracy na poranną zmianę. Gavin był kierowcą autobusu i często musiał wstawać już o piątej rano. Millie parzyła dla niego kawę, smażyła jajecznicę na boczku, wsuwała chleb do tostera i szybko smarowała masłem kanapki, które on zabierał do pracy. Każdego dnia sprawiała wrażenie przyjemnie zatroskanej, ale Samson był przekonany, że jej rzekoma serdeczność i ciepło nie były szczere. Bo Gavin płacił za wspaniałe śniadania wysoką cenę. Przez cały czas musiał wysłuchiwać jej lamentowania, narzekania i wyrzutów. A Samson zastanawiał się czasami, czy jego brat nie wolałby rano posiedzieć w kuchni w spokoju, samotnie z gazetą, jedząc przyrządzony własnoręcznie, tost z marmoladą i pijąc zaparzoną przez siebie kawę. Zaraz wychodzę, powiedział do szwagierki, wkładając szybko kurtkę. Wyjaśniło się już coś z Twoją pracą? spytała mili. Jeszcze nie. A szukasz czegoś w ogóle? Oczywiście, ale czasy są ciężkie. Nie dałeś w tym tygodniu żadnych pieniędzy do domowego budżetu. W końcu muszę robić zakupy, a przy jedzeniu też nie jesteś zbyt powściągliwy. Samson wygrzebał z kieszeni spodni portfel i wyciągnął banknot. Wystarczy na razie? No, zbyt wiele to nie jest, odparła Milia, ale oczywiście wzięła pieniądze. Lepsze to niż nic. Czego ona właściwie chce? zastanawiał się Samson. Przecież nie dopadła mnie tutaj z powodu pieniędzy. Popatrzył na nią pytająco, ale Mili powiedziała tylko. „Gavin wraca dziś w południe. Jemy obiad o drugiej. Idę do pracy dopiero po południu. Nie będzie mnie na obiedzie. Wzruszyła ramionami, dodając obojętnie. Sam musisz wiedzieć, co robić. I ponieważ nie było już nic do załatwienia, skinął głową, otworzył drzwi i wyszedł wprost w mroźny dzień. Po spotkaniu z Mili zawsze był zdenerwowany, niepewny siebie i zaniepokojony. Źle się czuł w jej obecności. Tu na dworze od razu zrobiło mu się lepiej. Podsłuchał kiedyś pewną rozmowę między Mili a jego bratem i od tej pory wiedział, że Mili niczego innego tak nie pragnęła, jak tego, żeby on się wreszcie wyprowadził z ich wspólnego domu. Wprawdzie było to dla niego jasne już przedtem, a mili też nie pozostawiała cienia wątpliwości co do tego, że uważała go wyłącznie za mąciciela ich spokoju, ale usłyszeć coś takiego powiedziane wprost to zupełnie co innego. Przy tym samson nie wiedział, że wywierała w tej sprawie ogromny nacisk na jego brata. Chcę żyć z tobą w małżeństwie, w zupełnie normalnym małżeństwie wysyczała wtedy. A co to jest to, co mamy teraz? Rodzaj jakiejś wspólnoty mieszkaniowej? Nie możesz tego tak określać, odparł Gejwin nieswojo, z wyczerpaniem zdradzającym człowieka, który musi zbyt często zajmować się niemiłym dla siebie tematem. On jest moim bratem, nie jest przecież jakimś podnajemcą. No, gdyby chociaż nim był, to przynajmniej płaciłby nam czynsz, ale tak? Mili, to także jego dom. Obaj odziedziczyliśmy go po rodzicach. On ma takie samo prawo tu mieszkać, jak my. To nie jest kwestia prawa. A czego? Poczucia taktu, przyzwoitości. Mam na myśli to, że my oboje, my, jesteśmy małżeństwem. Może kiedyś będziemy mieli dzieci, będziemy wtedy prawdziwą rodziną. A on jest sam, jest po prostu piątym kołem uwozu. Każdy inny człowiek zauważyłby, że przeszkadza i poszukałby sobie czegoś innego. Nie możemy go przecież zmusić. Jeśli się wyprowadzi, to musiałbym go spłacić, na co mnie nie stać, albo musielibyśmy płacić mu czynsz, przynajmniej częściowo. Mój Boże, mili, wiesz przecież, ile zarabiam. Będzie nam wtedy ciężko. Nie wolno mu właściwie brać od ciebie pieniędzy, to przecież twój brat. Ale wtedy musiałby gdzieś płacić czynsz, a jest przecież bez pracy, jak miałby to zrobić? No to my się wyprowadźmy. Naprawdę tego chcesz? Domek z ogrodem możesz sobie wtedy wybić z głowy. Nie mam nic przeciwko mieszkaniu na piętrze w bloku, ale jesteś pewna, że tobie to wystarczy? Samson, który stał na dworze pod drzwiami i podsłuchiwał, pocąc się przy tym niemiłosiernie, skrzywił się z pogardą. Oczywiście, że to by jej nie wystarczyło. Mili ceniła prestiż nade wszystko, nawet kosztem wspólnego mieszkania z nielubianym szwagrem. Pochodziła z ubogiej rodziny i małżeństwo z właścicielem domu w dobrej dzielnicy stanowiło w jej życiu niesłychany awans socjalny. Choćby to była tylko szeregówka przy bardzo ruchliwej ulicy. Uwielbiała zapraszać tu swoje przyjaciółki, chwalić się rzeczywiście wypielęgnowanym i zadbanym ogrodem i chyba nie mogłaby nigdy pogodzić się z myślą, że miałaby opuścić ten świat. Nie, Mili nie chciała się stąd wyprowadzić. Chciała, żeby to Samson się wyprowadził. Nie odpowiedziała więc na ostatnie pytanie męża, ale milczenie, które potem zapadło, było aż nadto wymowne. Samson odpędził teraz myśl o jakiejkolwiek rozmowie na ten temat i ruszył w drogę. Stosował przy tym bardzo określony system i dokładny plan czasowy, który już uległ opóźnieniu o pięć minut, bo tak długo zwlekał z opuszczeniem klatki schodowej, a potem zatrzymała go jeszcze mili. Stracił swoją pracę w czerwcu. Pracował jako kierowca w pewnym serwisie zajmującym się urządzeniami chłodniczymi do mrożonek, ale te były bardzo drogie, a kryzys gospodarczy sprawił, że ludzie stracili poczucie bezpieczeństwa i liczba zleceń drastycznie spadła. Ostatecznie firma musiała zredukować liczbę kierowców. Samson spodziewał się tego, a ponieważ został najpóźniej zatrudniony, najwcześniej też stracił pracę. Szedł teraz spokojnie przez ulicę. Dom, który on i Gavin odziedziczyli po rodzicach, leżał przy końcu ulicy łączącej się z bardzo ruchliwą arterią przelotową, głośną i niezbyt elegancką. Stały przy niej wąskie domy, przed którymi ciągnęły się długie, równe, wąskie paski ogrodów. W przeciwnym kierunku ta sama ulica prowadziła do Thorpe Bay Club w zupełnie inny świat. Znacznie większe domy ozdobione wieżyczkami i wykuszami, stojące na okazałych działkach z wysokimi drzewami, zasłonięte wypielęgnowanymi żywopłotami, wszystko otoczone dodatkowo kutymi w żelazie płotami albo pięknymi kamiennymi murami. Marki stojących na podjazdach samochodów świadczyły o zamożności ich właścicieli, a dookoła panował przyjemny, idylliczny spokój. Southendon Sea położone było 40 mil na wschód od Londynu i ciągnęło się wzdłuż północnego brzegu Tamizy aż do ujścia tej wielkiej rzeki do Morza Północnego. Miasto oferowało przybyszom wszystko, czego tylko można było zapragnąć. Bogate możliwości zakupów, szkoły i przedszkola, teatry i kina, obowiązkowy park rozrywki przy nadbrzeżnej promenadzie, długie piaszczyste plaże, kluby surfingowe i żeglarskie, puby i wytworne restauracje. Przeprowadziło się tu wiele rodzin, dla których mieszkania w samym Londynie były za drogie, także dla ich dzieci było pod każdym względem bardziej korzystne i zdrowsze, że nie musiały dorastać w samym sercu wielkiej metropolii. Southend obejmowało kilka dzielnic, wśród nich Thorpe Bay, gdzie mieszkał Samson. Thorpe Bay składała się w większości z rozległych, lekko pofalowanych łąk należących do klubów golfowych i skortów tenisowych położonych zaraz za plażą, od której oddzielała je tylko jedna ulica. Jeśli ktoś tu zamieszkał, miał wrażenie, że znalazł się w samym sercu jakiejś wiejskiej idylli. Ulice, wzdłuż których ciągnęły się drzewa, wypielęgnowane ogrody, zadbane domy. Wiatr ciągnący od rzeki niósł ze sobą kojący słony zapach morza. Samson wychował się tutaj. Nie potrafił sobie wyobrazić, że mógłby zamieszkać gdzie indziej. Dochodził właśnie do Thorp Hall Avenue, gdy spotkał młodą kobietę z ogromnym psem mieszańcem na smyczy. Wychodziła z nim na spacer każdego ranka, ale o tej porze była już w drodze powrotnej. Samson nieraz wszedł za nią aż do bramy jej domu i znał już dobrze jej sytuację rodzinną. Nie miała męża ani dzieci. Nie potrafił powiedzieć, czy była rozwiedziona, czy też nigdy nie wyszła za mąż. Zajmowała połowę malutkiego domku i miała ogromny ogród. Wydawało się, że pracuje w domu, bo poza wychodzeniem na zakupy i spacerami z psem nie opuszczała za dnia swego mieszkania. Za to często dostarczali jej coś kurierzy. Samson wewnioskował stąd, że pracowała dla firmy, której zlecenia mogła wykonywać w domu. Może miała jakieś biuro, a może wykonywała ekspertyzy albo była redaktorem w jakimś wydawnictwie. Zauważył też, że czasem wyjeżdżała. Wtedy mieszkała u niej jakaś przyjaciółka i to ona wyprowadzała psa. Widocznie kobieta musiała pokazać się od czasu do czasu u swojego pracodawcy. Kawałek dalej, na ścieżce prowadzącej do domu, zauważył starszą damę. Często można było spotkać ją na dworze. Dziś zamiatała liście to ostatnie, które przefrunęły do jej ogrodu z drzewa stojącego za płotem. Często zamiatała ulicę. Nawet wtedy, kiedy każdy inny uznałby, że właściwie jest to całkiem niepotrzebne. Samson wiedział, że ta kobieta jest zupełnie samotna. Nawet mało uważny obserwator dostrzegłby, że starała się robić cokolwiek, żeby tylko wyjść z domu i dzięki temu doczekać się choćby zwykłego dzień dobry. Nikt jej nie odwiedzał, więc pewnie nie miała dzieci, albo może one się o nią nie troszczyły. Nie zauważył także przyjaciół, żadnych znajomych, którzy by ją odwiedzali. Dzień dobry, powiedziała zadyszana, ledwie go tylko zobaczyła. Dzień dobry, mruknął Samson w odpowiedzi. Miał żelazną zasadę, by nie wchodzić w żadne kontakty z ludźmi, których śledził, bo było dla niego bardzo ważne, żeby nie został zauważony. Ale nie mógł przejść koło tej kobiety bez pozdrowienia. Gdyby tego nie robił, może ona właśnie dlatego by go zapamiętała. Cóż to za nieuprzejmy mężczyzna, który przechodzi tędy każdego poranka? A tak w jej pamięci pozostał pozytywny obraz jego osoby. Dotarł właśnie do szeregu domów z pięknymi terenami zielonymi po przeciwnej stronie, gdzie w lecie drzewa porośnięte były szczególnie gęstym listowiem. Jeden z tych domów należał do rodziny Wardów. Samson wiedział o nich więcej niż o innych, bo Gavin w swoim czasie skorzystał z pomocy Thomasa Warda, kiedy po śmierci rodziców miał problemy z podatkiem spadkowym. Ward i jego żona pracowali w Londynie jako doradcy gospodarczy i finansowi i Ward wskazał wówczas Gavinowi najbardziej korzystne warunki spłaty podatku, dlatego Gavin do dziś nie pozwoliłby komukolwiek powiedzieć złego słowa o Wardzie. Choć Thomas Ward stanowił w oczach obu braci obraz człowieka, który był dla nich synonimem kogoś niezbyt sympatycznego dość duże auto, ubrania z delikatnego, doskonałego materiału, dyskretne, ale z pewnością bardzo drogie krawaty. Nie wolno człowieka oceniać według jego wyglądu, mawiał często Gavin, kiedy była mowa o Wardzie i dodawał Ward jest w porządku, cokolwiek by mówić. Samson wiedział, że Gillian Ward nie jeździła codziennie do pracy w londyńskiej firmie. Nie udało mu się jednak ustalić jakiejś regularności jej czasu pracy. Prawdopodobnie tej regularności wcale nie było, ale przecież Gillian miała dwunastoletnią córkę Becky, którą też musiała się zajmować, a która sprawiała wrażenie dziewczynki zamkniętej w sobie i pełnej przekory. Samson sądził, że Becky często bywała w buntowniczym nastroju. Matka z pewnością nie miała z nią łatwego życia. Zdumiał się, kiedy nagle zobaczył samochód Jillian, który jechał w dół ulicy, po czym skręcił prosto na wjazd do garażu. Było to co najmniej osobliwe. Wiedział, że Jillian i matka jednej z koleżanek jej córki odwoziły dzieci do szkoły na zmianę co tydzień, i był pewien, że w tym tygodniu kolej przypadała na matkę koleżanki. Może Jillian wcale nie odwiozła dzieci do szkoły. To gdzie w takim razie było o tak wczesnej godzinie? Zatrzymał się. Czy Jillian miała zamiar jechać do pracy? Zwykle jeździła samochodem na dworzec kolejowy w Thorpe Bay albo Southend Central, a dalej pociągiem na Fenchurch Station w Londynie. Znał tę drogę dokładnie, bo już kilka razy jechał za nią. Patrzył, jak zniknęła w domu, a po chwili w sieni zapaliło się światło. Piękne, pomalowane na czerwono drzwi wardów miały w górnej części oszklone otwory w kształcie rąbów, więc z ulicy można było bez trudu zobaczyć wnętrze korytarza i położonej w jego końcu kuchni. Kiedyś obserwował przez to nader praktyczne okno, jak Gillian rankiem, po wyjściu całej rodziny, usiadła spokojnie przy stole i nalała sobie filiżankę kawy, piła ją powoli małymi łykami. Obok niej leżała gazeta, ale Gillian do niej nie zajrzała. Wpatrywała się tylko w przeciwległą ścianę. I wówczas Samson pomyślał po raz pierwszy: Ona jest nieszczęśliwa. Ta myśl była dla niego niemal bolesna, bo zdążył już polubić Wordów. Nie pasowali zupełnie do wzoru ludzi, których lubił śledzić, a były to samotne kobiety. To też zaczął się już wręcz niepokoić i zadawać sobie pytanie, dlaczego właściwie akurat do nich tak się przywiązał. Pewnego letniego wieczoru, kiedy włóczył się bez celu po ulicach i w końcu zaczął się gapić bezmyślnie na ogród Wardów, gdzie mała rodzina siedziała przy grillu na tarasie, śmiejąc się i rozmawiając, oświeciła go nagła myśl. Oni byli perfekcyjni, idealni. I tu tkwiła magiczna moc, która go do nich przyciągała. Absolutnie perfekcyjna rodzina. Atrakcyjna, inteligentna matka, śliczne żywe dziecko, przemiły czarny kocur, piękny dom, zadbany ogród, dwa samochody nie jakieś ociekające luksusem bogactwo, ale po prostu solidna klasa średnia. Świat, w którym wszystko było w porządku. Świat, o którym on zawsze marzył. Świat, do którego się nigdy nie dostanie, ale uświadomił sobie, że znajdował jakąś pociechę w tym, że mógł w jakiś sposób brać udział w ich życiu, choćby tylko patrząc z płotu. Podszedł bliżej do domu, tuż pod bramę do ogrodu i próbował zajrzeć do kuchni. Rzeczywiście dostrzegł Gillian, która właśnie oparła się o stół. Aha? Znów nalała sobie kawy. Trzymała w obu rękach gruby, ceramiczny kubek i piła małymi łykami, tak jak to już kiedyś zaobserwował. O czym ona ciągle rozmyślała? Często wydawała się całkowicie zatopiona w swoich myślach. Szybko poszedł dalej. Nie mógł sobie przecież pozwolić na to, żeby zbyt długo sterczeć w jednym miejscu, w każdym razie nie na środku ulicy. A tak chętnie by się dowiedział o przyczynie zmartwienia Jillian, i było dla niego jasne, dlaczego chciałby to zrobić bo miał nadzieję, że wówczas sam osiągnie jakiś spokój. To z pewnością musiało być coś chwilowego, co szybko minie. Bo nie było to nic, absolutnie nic związanego z ich rodziną. Może któreś z jej rodziców było chore i z tego powodu się martwiła albo coś w tym rodzaju. Szedł w dół ulicą Thorpe Hall Avenue, wzdłuż ciągnących się przy niej parków i kortów tenisowych Thorpe Bay Garden. Przeszedł Thorpe Esplanade, gdzie zwykle panował ożywiony ruch, a teraz trwał senny spokój i dotarł na plażę. Zimną, opuszczoną i pustą. Nigdzie nie było widać żywej duszy. Odetchnął głęboko. Czuł się tak wyczerpany, jak ktoś po długim, ciężkim dniu pracy, i wiedział, co było tego przyczyną. Zobaczył Jillian. Zetknął się z nią niemal bezpośrednio. To zdarzenie, na które nie mógł się przygotować, wyczerpało go emocjonalnie tak bardzo, że szedł na plażę szybkim krokiem, z czego zdał sobie sprawę dopiero znacznie później. Odejść jak najdalej, w cisze. Tylko tak mógł uspokoić rozdygotane nerwy. Obserwował tak wielu ludzi, Zapamiętywał rytm ich codziennego dnia, ich przyzwyczajenia. Próbował zrozumieć wszystkie okoliczności wydarzeń w ich życiu. Nie potrafił nikomu wyjaśnić, dlaczego tak go to fascynowało, ale to było jak jakiś wir czy prąd, w który się wpadało. Jeżeli już się zaczęło, nie sposób było z tym skończyć, ani też tego przerwać. Czytał kiedyś o fanatekach komputera, że w swoim second life zbudowali sobie równoległe życie i rzeczywiście tacy ludzie oraz to, czym i jak żyli, wydawali się wręcz z nim spokrewnieni. Drugie życie obok zwykłego bytowania ludzkie losy i marzenia, w które można było się wślizgnąć. Czasami wydawało mu się, że był odnoszącym sukcesy Tomasem Wardem, z pięknym domem i drogim autem. A czasami był tym opanowanym i zimnym typem mężczyzny, który ani się nie jąkał, ani też nie czerwienił i zapraszał na randkową piękną dziewczynę z psem. Oczywiście możliwość dostania kosza nawet nie wchodziła w grę. Codzienne życie wydawało mu się dzięki temu pełne blasku i radości, a jeśli nawet było to groźne, jeśli każdy psycholog określiłby jego hobby jako co najmniej niebezpieczne i budzące wątpliwości, to dla niego była to jedyna możliwość uporania się z dręczącą go melancholią. Ale stopniowo coś się zmieniało i to go niepokoiło. Poszedł kilka kroków wzdłuż plaży. Wiało tu o wiele mocniej niż na górze, na ulicach. Przemarzł więc dość szybko. Zapomniał zabrać rękawiczki i teraz huchając w dłonie próbował je ogrzać własnym oddechem. Oczywiście nie zamierzał rezygnować ze swoich ściśle wyznaczonych obserwacji. Nawet utworzył w komputerze osobny plik, gdzie dokładnie opisywał swoje obiekty i każdego wieczoru z poczucia obowiązku notował wszystko co zobaczył i przeżył. Ale nie robił już tego z takim zaangażowaniem i oddaniem jak kiedyś. Pojął teraz dlaczego. Przyczyną była Gillian Ward. Lordowie stawali się dla niego z każdym dniem ważniejsi. Byli już jego rodziną, gościli codziennie w jego marzeniach. Nie było już niczego, czego nie chciałby o nich wiedzieć, ani też wespół z nimi przeżyć. Zainteresowanie innymi ludźmi, których życie tak go pochłaniało, jednocześnie powoli go paraliżowało i prawdopodobnie był to proces nieunikniony. Miał jakieś nieokreślone przeczucie, że to wszystko nie było dla niego dobre. Zrozumiał teraz, dlaczego od samego początku wyszukał sobie dość liczną grupę ludzi, których życie obserwował i zapisywał. Zrobił tak po to, żeby żadna z tych osób nie miała większego znaczenia, żeby mógł brać udział w jej życiu, ale nie zatracał się w obserwacji pojedynczej osoby. Ale jeśli chodzi o Jillian, to właśnie mogło się zdarzyć. Wiejący z północnego wschodu wiatr był rzeczywiście lodowaty. Nie, to nie jest dzień, który można by spędzić na plaży. Latem? Jaką przyjemność sprawiałoby włóczenie się po ulicach od rana do wieczora, dzięki czemu mógł uciec od przygnębiającej atmosfery w domu. Teraz zimą wszystko wyglądało oczywiście zupełnie inaczej. Jedyną zaletą tej pory roku było to, że wcześniej robiło się ciemno i najpóźniej od piątej po południu mógł bez przeszkód zaglądać do jasno oświetlonych wnętrz domów. Choć co prawda, właśnie zimą można było sobie przy tym odmrozić wszystkie możliwe części ciała. Podniósł głowę i zaczął węszyć jak zwierzę. Stwierdził, że powietrze pachniało śniegiem. Tu, w południowo-wschodniej Anglii, rzadko padał śnieg, ale teraz byłby skłonny się założyć, że w tym roku będą mieli kilka białych nocy. Choć do tej chwili oczywiście wiele mogło się zmienić. Uznał, że jest zdecydowanie za zimno, żeby iść dalej. Wyszedł z plaży i zatrzymał się koło kiosku na promenadzie. Niestety oddał niemal wszystkie pieniądze chciwej mili, ale po dłuższym grzebaniu w kieszeniach znalazł dwa funty. Wystarczyło na gorącą kawę. Pił stojąc za drewnianą budą, która choć trochę chroniła przed lodowatym wiatrem i rozkoszował się ciepłem trzymanego w rękach kubka. Niemal przed samym nosem miał stojak z codzienną prasą. Czytał machinalnie nagłówki, aż jego uwagę zwrócił tytuł w Daily Mail. Okrutne morderstwo w Londynie. Przechylił się, chcąc przeczytać chociaż kawałek tekstu pod tytułem. Starsza kobieta, mieszkająca w bloku w dzielnicy Hackney, została zamordowana w wyjątkowo brutalny sposób. Oceniano, że leżała dziesięć dni w swoim mieszkaniu, zanim została znaleziona przez córkę. Nie natrafiono na nic, co wskazywałoby na motyw zbrodni. Okropna sprawa, stwierdził właściciel kiosku, który zauważył, na czym zatrzymał się wzrok Samsona. To znaczy, przede wszystkim te dziesięć dni, że ktoś tak długo jest martwy i nikt nic nie zauważa. Co się stało z naszym społeczeństwem? Samson wymruczał coś w rodzaju potwierdzenia. Świat z każdym dniem robi się coraz gorszy, dodał kioskarz. Tak, to prawda, odparł Samson. Wypił swoją kawę. Reszta pieniędzy wystarczyła akurat na Daily Mail. Kupił gazetę i w zamyśleniu poszedł dalej. Przynajmniej wreszcie przestała się trząść i dygotać. Detektyw inspektor Peter Fielder z Metropolitan Police London, bardziej znanej jako Scotland Yard, nie był pewien, czy ta kobieta w ogóle była dziś zdolna do składania zeznań. Ale wiedział, że czas nagli. Carla Roberts przypuszczalnie ponad tydzień leżała martwa w swoim mieszkaniu, zanim wczoraj znalazła ją córka, a ta okoliczność dawała mordercy ogromną przewagę. Należało działać szybko, ale na razie nic nie dało się wydobyć z młodej kobiety, która dygotała jak liść osiki, tuliła do siebie niemowlę i płakała natychmiast po usłyszeniu kilku słów od usiłującej ją przesłuchać policjantki. Jeszcze wczoraj samochód patrolowy odwiózł ją do szpitala, gdzie zatrzymano ją na noc i podano środki uspokajające. Dziś rano przewieziono ją do domu w Bracknell. Policjanci, którzy jej towarzyszyli, dali znać przez telefon filderowi, że Kira Jones czuje się już nieco lepiej. Wkrótce potem inspektor siedział w jej ciepłym, pięknie urządzonym salonie i pił wodę mineralną, naprzeciwko niego zaś siedziała Kira z kredową białą twarzą, ale wyraźnie bardziej opanowana niż poprzedniego dnia. Jej mąż, Greg Jones, także był w domu. Nakarmił i przewinął dziecko, położył je znów do łóżeczka, akurat kiedy przyszedł Filder, po czym stanął przy oknie z rękami skrzyżowanymi na piersiach. Był wyraźnie wstrząśnięty, ale starał się zachować opanowanie i spokój. Mrs. Jones, zaczął ostrożnie filter, wiem, że rozmowa ze mną nie przychodzi pani teraz łatwo i jest mi naprawdę przykro, że muszę nalegać, ale niestety nie mamy czasu do stracenia. Zgodnie ze wstępną oceną lekarza sądowego, pani matka mogła być martwa już od dziesięciu dni, to znaczy na nieszczęście została tak późno znaleziona. Kira zamknęła oczy i skinęła głową. – Mamy małego synka, który właśnie przechodzi trudny okres, inspektorze – wtrącił jej mąż. – A moja żona jest od miesięcy u kresu sił. Ja pracuję cały dzień i niewiele mogę jej pomóc. Moja teściowa czuła się trochę zaniedbywana, ale… – Grek, powiedziała Kira z wyraźną udręką. – To nie tak, że ona tylko czuła się zaniedbywana. Ona była przeze mnie zaniedbywana. Dobry Boże, Kira, ja naprawdę ciężko pracuję. Mamy małe dziecko, nie mogłaś przecież ciągle jeździć do Haknej i trzymać twojej matki za rękę. Powinna była przynajmniej częściej do niej dzwonić. Kiedy zadzwoniła pani do niej po raz ostatni? Spytał Filder. Albo, mówiąc dokładniej, kiedy w ogóle kontaktowała się pani w jakiejkolwiek formie ze swoją matką? Kira zastanawiała się przez chwilę. To było. Tak, to było w przedostatnią niedzielę, czyli ponad tydzień temu. Zadzwoniła dość późno wieczorem, gdzieś około dziesiątej. A potem już pani z nią nie rozmawiała? Nie. Wilder policzył szybko. A więc musiało to być w niedzielę 22 listopada. Dziś mamy 2 grudnia. Wiele przemawia za tym, że wkrótce po rozmowie z panią została napadnięta. Została zamordowana wyszeptała Kira. Skinął głową. Tak, została zamordowana. To potworne, powiedział Greg Jones. Po prostu potworne. Ale kto mógł coś takiego przypuścić? Filder spojrzał przez okno. W zadbanym ogródku zobaczył huśtawkę, piaskownicę i małą zjeżdżalnię. Wszystko kolorowe i wesołe, zbudowane zapewne nieco przedwcześnie przez dumnego ojca dla małego synka. Jonesowie wydawali się szczęśliwą rodziną. Ani Kira, ani Greg nie sprawiali wrażenia osób egocentrycznych czy pozbawionych serca. To zbieg okoliczności, że Greg był zestresowany z powodu nawału pracy, a Kira z powodu trudnej fazy w rozwoju dziecka. Hakni leżało daleko i niełatwo było tam dojechać, a już zwłaszcza z dzieckiem w nosidełku. Przy tym wszystkim nieco osamotniona babcia nie mieściła się po prostu w obrazie młodej rodziny. Karla była zapewne stałą przyczyną wyrzutów sumienia jej córki, ale Kira nie bardzo wiedziała, jak zintegrować matkę ze swoim życiem. I tak działo się w wielu rodzinach. Pani matka była rozwiedziona? Spytał Filder. Kira mówiła o tym już w czasie krótkiego przesłuchania na miejscu zbrodni, ale inspektor chciał wiedzieć coś więcej. Tak, odpowiedziała. Od dziesięciu lat. Czy utrzymuje pani kontakt ze swoim ojcem i czy pani matka miała z nim jakiś kontakt? Kira potrząsnęła głową i powiedziała: Nie, nawet nie wiemy, gdzie on teraz przebywa. Miał firmę handlującą materiałami budowlanymi, więc żyliśmy zawsze dostatnio i myślałam, że wszystko jest w porządku, ale potem okazało się, że jest zadłużony, po uszy. Wszystko runęło i ojciec się wyprowadził, chyba za granicę, pewnie uciekając przed swoimi wierzycielami. Ale jeszcze przedtem rodzice się rozwiedli? Tak. Kiedy bankructwo wyszło na jaw, wydało się także, że ojciec miał jakiś romans z jedną z młodszych pracownic. Matka natychmiast wniosła o rozwód. Ale nie jest pani pewna, że ojciec przebywa za granicą? Nie. Zawsze tylko przypuszczaliśmy, że tak jest. I wie pani, że on od lat nie utrzymywał kontaktów z pani matką? Tak. Gdyby było inaczej, powiedziałabym mi o tym. Filder zapisał coś w notatniku. Spróbujemy odnaleźć pani ojca. Czy zna pani nazwisko i adres jego ówczesnej kochanki? Kira potrząsnęła głową. Zdaje mi się, że ma na imię Clarisa, ale nazwiska nie pamiętam. Nie mieszkałam już wtedy z rodzicami, bo studiowałam w Swansea. Niewiele szczegółów do mnie dotarło. Myślę, że. nagle zaczęła płakać. Moja matka zadzwoniła wtedy do mnie. Szlochała. Była zrozpaczona, bo zawaliło się całe jej życie. Ojciec oszukiwał ją od lat. Miał romans z inną kobietą. W dodatku wtedy właśnie znikły wszystkie pieniądze i dom został zlicytowany na poczet długów. Matce było wtedy bardzo ciężko, ale ja ją ciągle spławiałam. Nie chciałam, nie chciałam mieć z tym wszystkim nic wspólnego. Kira płakała coraz bardziej rozpaczliwie. Greg podszedł do niej i nieporadnie pogłaskał ją po włosach, mówiąc. Nie rób sobie tylu wyrzutów. Studiowałaś wtedy i miałaś własne życie, nie mogłaś zajmować się jeszcze problemami twoich rodziców. Powinna była być dla niej pomocą wtedy i teraz, a ona leżała tyle dni zamordowana w swoim mieszkaniu, i nikt nawet nic nie zauważył. Coś takiego w ogóle nie powinno się było stać. W pokoju obok zaczęło płakać dziecko i Greg wyszedł z pewną ulgą. Sytuacja go przerastała, ale w końcu, pomyślał Filder, nie było w tym nic dziwnego. W ich życiu zaszło coś niesłychanego, niepojętego i zapewne nigdy nie będą się w stanie po tym pozbierać. Kira wyjęła z leżącej obok torebki chusteczkę i wytarła sobie nos. On też nie palił się za bardzo, żeby odwiedzić moją matkę, albo zaprosić ją tutaj, rzekła, wskazując ruchem głowy drzwi, za którymi zniknął jej mąż. Ciężko pracuje, więc w weekendy myśli tylko o tym, żeby odpocząć. Widzi pan, moja matka nie była osobą, która potrafi stwarzać wokół siebie miłą atmosferę. Stale narzekała i lamentowała z powodu tego rozwodu, bankructwa i w ogóle wszystkiego. Potrafiła być bardzo męcząca. Moim zdaniem, z tego powodu miała także trudności ze znalezieniem przyjaciół. Większość ludzi po prostu zaczynała jej po pewnym czasie nie znosić. To, co mówię, brzmi potwornie, prawda? A przecież nie chcę mówić o niej źle, a poza tym. Niezależnie od tego, jak bardzo potrafiła innych wkurzać, to niczym nie zasłużyła na taką śmierć niczym. Filder obserwował ją ze współczuciem. Widział martwą Karle Roberts leżała w swoim salonie z rękami i kostkami u nóg, oklejonymi plastrem. Sprawca wepchnął jej do gardła zwinięty kawałek materiału, jak się okazało, kuchenną ścierkę. Pierwsze badanie wykazało, że Karla Roberts kilkakrotnie zwymiotowała w tę ścierkę, usiłując za wszelką cenę wypchnąć ją z gardła. Co właściwie powinno było jej się udać, jak stwierdził na miejscu lekarz sądowy. Według mnie wygląda to tak, że sprawca tak długo wpychał jej pięścią do gardła tę ścierkę, aż się udusiła własnymi wymiocinami. To musiała być okrutna walka o życie. Filder miał nadzieję, że Kira nigdy nie będzie go pytać o takie szczegóły. Mrs. Jones, zaczął. Powiedziała pani wczoraj, że kiedy po kilkakrotnym dzwonku do drzwi mieszkania pani matki nikt nie otworzył, zrobiła to pani sama, posługując się drugim kluczem. A jak poprzednio wchodziła pani do jej mieszkania? Czy miała pani klucze także do drzwi wejściowych do bloku? Tak, ale na dole i tak zawsze było otwarte. Zadzwoniłam, ale nie czekałam, tylko od razu pojechałam wino do góry. Na górze zadzwoniłam znowu, raz, drugi, w końcu otworzyłam swoim kluczem. Czy myślała pani wtedy, że coś mogło się stać? Kira potrząsnęła głową. Nie. Nie zapowiedziałam się przecież i pomyślałam, że mojej matki po prostu nie ma w domu, że poszła na zakupy albo na spacer, czy coś takiego. Chciałam poczekać na nią w mieszkaniu. Czy ktoś oprócz pani ma jeszcze klucz do jej mieszkania? Ja nic o tym nie wiem. Wygląda na to, powiedział Filder, że pani matka sama wpuściła sprawcę do domu. W każdym razie nie ma żadnych śladów włamania. Oczywiście jest za wcześnie, żeby wyciągać ostateczne wnioski, ale może być tak, że pani matka znała sprawcę. Kira spojrzała na niego z przerażeniem i spytała. Że go znała? Czy wie pani coś o kręgu znajomych pani matki? Zauważył, że Kira znów miała łzy w oczach, ale jakoś udało jej się w tej chwili je powstrzymać. Ona właściwie nie miała znajomych i to właśnie był jej problem. Żyła w całkowitej izolacji. Tego wieczoru, kiedy, kiedy z nią rozmawiałam, robiłam jej nawet wyrzuty z tego powodu: że wiecznie siedzi w domu, nie próbuje nawiązać przyjaźni, że niczego nie próbuje robić. Słuchała cierpliwie, ale nie miałam wrażenia, że to cokolwiek zmieni. Filder skinął głową. To wszystko pasowało do całości obrazu. Nie zdarza się, żeby człowiek, który żyje w normalnym środowisku społecznym, leżał dziesięć dni martwy w mieszkaniu i nikt nie zauważył jego zniknięcia. Od kiedy pani matka nie pracowała? Od prawie pięciu lat. Po rozwodzie znalazła pracę w drogerii, ale to zajęcie nie sprawiało jej przyjemności, i w końcu, mając 60 lat, przeszła na emeryturę. Na szczęście miała do tego prawo dzięki pracy w pierwszych latach swego małżeństwa, bo inaczej finansowo byłoby całkiem źle. A tak mogła jakoś związać koniec z końcem. Czy w tej drogerii miała jakieś nieprzyjemności z powodu innych pracowników? Jakieś kłótnie, konflikty? Nie. Z wszystkimi żyła dobrze i oni z nią też, ale wszystko się urwało po przejściu na emeryturę. Nie sądzę, żeby utrzymywała kontakt z kimś, kogo znała z tamtych czasów. A oprócz tego, czy może miała jakieś hobby, którym zajmowała się razem z innymi ludźmi? Nie, nie było nic takiego. A w bloku? Miała kogoś, kto byłby jej bliższy? Też nie. Tam w tym bloku każdy wydaje się żyć zupełnie anonimowo i samotnie. A moja matka nie była człowiekiem, który potrafiłby do kogoś tak po prostu pójść. Była na to zbyt nieśmiała i miała zbyt mało pewności siebie. Z drugiej strony, nikomu też nie zrobiła nic złego. Była dobrym człowiekiem przyjaźnie nastawionym do świata. Nie rozumiem po prostu, jak ktoś mógł znaleźć w sobie tyle nienawiści w stosunku do niej. Nie pojmuję tego. Filder pomyślał o brutalności, z jaką Karla została zamordowana. Wszystko wskazywało na to, że sprawca nie miał żadnego konfliktu właśnie z Karlą, sympatyczną, choć nieco skłonną do biadolenia emerytką. Nie miał nic akurat przeciwko niej, ale może miał jakiś problem z kobietami. Może to był sadysta, psychopata, typ człowieka z głębokimi zaburzeniami. To co zrobił, na coś takiego wskazywało. Czy jest jeszcze coś, o czym powinienem wiedzieć? Spytał. Kira zastanawiała się przez chwilę. Nie sądzę, rzekła i nagle dodała nieoczekiwanie. A może tak? Nie wiem, czy to jest ważne, ale tego wieczoru, kiedy moja matka po raz ostatni do mnie telefonowała, powiedziała coś osobliwego. A przynajmniej jej samej wydawało się to osobliwe. Powiedziała, że Winda bardzo często jeździ na jej piętro, ale nikt z niej nie wysiada. Była tego pewna? To znaczy tego, że nikt nie wysiada? Tak, najwyraźniej tak. Inaczej coś by usłyszała, a że oprócz niej nikt na tym piętrze nie mieszkał, to w końcu wydało jej się to dziwne. A kiedy zauważyła tę osobliwość? Czy coś o tym wspominała? mówiła coś o jednym albo dwóch tygodniach i że przedtem tak nie było. Bo ja powiedziałam, że może system jest tak ustawiony, żeby winda w określonych odstępach czasu jechała sama na każde piętro. Ale matka szybko dała spokój temu tematowi. Widać zauważyła, że chciałam wtedy zakończyć tę rozmowę. Kira zagryzła wargi. Filder pochylił się do przodu. Czuł głębokie współczucie dla tej młodej kobiety. Ciężko jest stracić matkę, a cóż dopiero w tak drastyczny sposób, wskutek tak brutalnej zbrodni. Kira będzie musiała żyć dalej z myślą, że zaniedbywała matkę. To mogło być trudne do zniesienia. Mrs. Jones, spytał ponownie, czy ma Pani wrażenie, że Pani matka czuła się zagrożona? Oczy Kiry znów wypełniły się łzami. Tak. Wyrzuciła z siebie gwałtownie i zabrzmiało to jak szloch. Tak sądzę, że się bała. Nie potrafiła tylko powiedzieć czego. Ona czuła się zagrożona, a ja się tym w ogóle nie przejmowałam, ani przez sekundę. Opuściła głowę na kolana i zaczęła krzyczeć. Matka Darcy piekła mufinki. Dlaczego właściwie wszystkie matki piekły dziś mufinki? Pytała samą siebie Jillian i czuła przy tej myśli lekki, lecz narastający ból głowy. Kto miał zjeść wszystkie te muffinki, które codziennie piekły miliony matek? Diana, matka Darcy, wybierała łyżką ciasto z wielkiej ceramicznej misy i wlewała je do foremek Kuchnia pachniała czekoladą, masłem i migdałami Na stole stały grube, czerwone świece i dzbanek z herbatą waniliową Obok miseczka z kandyzowanym cukrem Napij się jeszcze herbaty, powiedziała Diana Była atrakcyjną kobietą Szczupła, wysoka blondynka, znakomicie grała w tenisa i golfa, umiała fantastycznie gotować, potrafiła też przytulniej i ze smakiem urządzić dom, córki ją kochały. Podczas szkolnych uroczystości zawsze zgłaszała się do dekoracji sali, jeździła też na szkolne wycieczki, jako osoba towarzysząca, dlatego kochali ją także nauczyciele. I piekła mu finki. Ale w tej chwili Diana zawzięcie wałkowała temat, który miał mało wspólnego z przytulną, przedświąteczną atmosferą jej kuchni. Sprawę morderstwa popełnionego na samotnej starszej kobiecie mieszkającej w Londynie. Ponoć wszędzie o tym mówiono i tylko do Gillian jakoś nic nie dotarło. Becky chciała przynieść zadanie domowe chorej Darcy i dlatego przyszły tutaj obie z matką. Dziewczynki poszły do pokoju Darcy, a Diana zaprosiła Gillian na herbatę. Jillian początkowo chciała odmówić, mimo że była śmiertelnie zmęczona po powrocie z Londynu, postanowiła towarzyszyć Becky do przyjaciółki, bo nie chciała, żeby córka szła sama po ciemku. Nie miała jednak najmniejszej ochoty na rozmowę. Ale pierwsze pytanie, które Diana zadała jej jeszcze w drzwiach brzmiało I co myślisz o tym ohydnym morderstwie? Gillian spytała oczywiście o co chodzi i tym samym jej los został przypieczętowany, przynajmniej jeśli chodzi o ten wieczór. Diana, znalazłszy kogoś, z kim mogła poplotkować, zaciągnęła ją do kuchni i opowiedziała szczegółowo o wszystkim, czego zdołała się dowiedzieć. Ona leżała ponad tydzień w swoim mieszkaniu, i nikt niczego nie zauważył. Czy to nie potworne? To znaczy być tak samotnym, że trwa to całą wieczność, zanim ktoś zauważy, że człowiek już nie żyje. Jeszcze bardziej potworny wydaje mi się fakt, że została zamordowana we własnym mieszkaniu, powiedziała Julier. Jak sprawca w ogóle się tam dostał? Czy już coś o tym wiadomo? Ponoć nie ma najmniejszych śladów włamania, to znaczy, że ona sama wpuściła go do domu. Czyli to mógł być jakiś jej znajomy, bo chyba nikt nie jest tak nieostrożny, żeby otwierać drzwi na oścież, kiedy tylko ktoś zadzwoni, w dodatku jak się mieszka samemu. Diana poświęciła dłuższą chwilę wyrabianemu przez siebie ciastu na mufinki, a Jillian piła herbatę i rozmyślała o wszystkim, co możliwe, a zwłaszcza o morderstwie w Londynie i o perfekcyjnych matkach. Przez cały czas próbowała odetchnąć i rozluźnić się, bo to czasem pomagało, kiedy czuła zbliżający się ból głowy. Diana napełniła już wszystkie foremki ciastem, wsunęła je do piekarnika, nastawiła odpowiednią temperaturę, po czym usiadła przy stole i nalała sobie herbaty. Ponoć ta kobieta miała dorosłą córkę. I to właśnie córka ją znalazła. Okropne, skomentowała Gillian. No tak, ale ta córka przedtem w ogóle nic nie zauważyła, mimo że matka od dziesięciu dni nie dawała znaku życia. I samo to jest dziwne. Coś takiego nie mogłoby się zdarzyć mnie i moim córkom. Jillian pomyślała o prowokacyjnym zachowaniu własnej córki w stosunku do niej. Czy ona powiedziałaby tak o swojej córce z równie głębokim przekonaniem? Mnie coś takiego nie mogłoby się przydarzyć. A. Jak ona została zamordowana? Spytała z niepokojem. Na ten temat policja milczy, odpowiedziała z żalem Diana. Chcą wykluczyć ewentualność naśladowania i fałszywych zeznań, tak piszą w gazecie, ale podobno została zamordowana w wyjątkowo brutalny sposób. To musiał być jakiś perwersyjny morderca, powiedziała Gillian zdegustowana. Diana wzruszyła ramionami. Albo ktoś, kto z jakichś powodów nienawidził tej kobiety. Ale tak bardzo chyba nie można nienawidzić. W każdym razie to nie jest normalne. Mam nadzieję, że szybko złapią sprawcę. Też mam taką nadzieję, stwierdziła z przekonaniem Diana. Obie kobiety milczały przez chwilę, wyraźnie przybite, a potem Diana nieoczekiwanie zmieniła temat. Przyjdziesz na imprezę bożonarodzeniową do klubu piłki ręcznej w piątek? Spytała. Nic o tym nie wiem. Impreza? Beki ci chyba nic nie opowiada, zauważyła Diana z bezwiednym okrucieństwem. Może coś mówiła, a ja nie słuchałam, odparła Jillian, choć wiedziała, że to nieprawda, bo słuchała bardzo uważnie, kiedy Beki coś opowiadała. Ale Beki prawie nic nie mówiła i tu właśnie tkwił problem. Ale przyjdziesz, prawda? Dopytywała się Diana. Każdy ma przynieść jakieś ciasto albo coś podobnego, z pewnością będzie fajnie. Tak, z pewnością. A ty z pewnością przyniesiesz te swoje głupie mufinki. Kwadrans później, Gillian udało się wymknąć pod pretekstem, że Tom wraca do domu i musi przygotować kolację. Poczuła się o wiele lepiej, kiedy znalazła się z beki na pustej ulicy i odetchnęła świeżym powietrzem. Zimny wiatr dobrze jej robił. Jeszcze chwilę temu myślała o świątecznie przystrojonej kuchni i zapachu wypieków, którego perfekcjonistka Diana tak bardzo nie znosiła. Dlaczego mi nie powiedziałaś, że macie pojutrze imprezę bożonarodzeniową w klubie piłki ręcznej? spytała Becky, kiedy tylko dotarły do domu. Córka przez całą drogę jak zwykle milczała. Nie miałam ochoty, wymamrotała Becky. Na co nie miałaś ochoty? Powiedzieć mi o tym, czy tam iść? Powiedzieć ci o tym. Dlaczego? Becky nie odpowiedziała i bez słowa weszła przez otwarty wjazd na podwórze. Samochód Toma stał przed garażem. Tom jeździł przeważnie do Londynu znacznie wcześniej od Jillian i później wracał. Jillian musiała się zająć domem i Becky, dlatego jeździli osobno. Jillian chwyciła córkę za ramię. Chciałabym usłyszeć odpowiedź, rzekła ostro. Na co? Na moje pytanie. Dlaczego mi o tym nie powiedziałaś? Chcę mieć wreszcie połączenie z Internetem. To nie jest odpowiedź. Wszyscy w mojej klasie bzdura! Nie jest tak, że wszyscy w twojej klasie mają łącze internetowe. Internet jest strasznie niebezpieczny, są tam źli mężczyźni, którzy na czacie zwabiają młode dziewczyny, i potem dokończyła ironicznie dziewczynka. Niestety tak jest, to prawda, odparła Jillian. Ale to nie jedyne niebezpieczeństwo związane z internetem. Uważam przede wszystkim, że jesteś za młoda na to, żeby całymi dniami bez kontroli siedzieć przed komputerem. To nie jest dobre dla ciebie. Dlaczego? Spytała Becky. Bo ważniejsze jest to, żebyś odrabiała lekcje, spotykała się z przyjaciółmi, uprawiała sporty, wyliczała Gillian i jej samej wydało się nagle, że mówi jak guwernantka. Becky ostentacyjnie przewróciła oczami. – Mamo, ja mam dwanaście lat, a ty traktujesz mnie tak, jakbym miała pięć. – To nieprawda. – Tak, to prawda. Nawet jak chcę iść do Darcy, to idziesz ze mną, bo myślisz, że coś może mi się po drodze przydarzyć, a przy tym boisz się jak zarazy rozmowy z jej matką. Dlaczego nie pozwolisz mi iść samej? – Bo jest ciemno, bo… – Dlaczego nie możesz mi po prostu zaufać? – spytała Becky. A potem dostrzegła swojego ojca, który właśnie otworzył drzwi i stał w jasno oświetlonym wejściu do domu. Pobiegła wprost do niego i zarzuciła mu ręce na szyję. Gillian weszła za nią powoli i w zamyśleniu. Przeraziła się, kiedy na ścianie za telewizorem zobaczyła przesuwający się krążek światła. Lecz po chwili zaczęła się zastanawiać, czy aby sobie tego nie wmawia, albo czy jej się coś nie przyśniło. Bo zasnęła i to mimo trzymającego w napięciu kryminału, który akurat leciał w telewizji. Ale to zdarzało jej się często. Była typem rannego ptaszka. Już od w pół do szóstej rano leżała w łóżku całkowicie obudzona, pełna zapału i chęci do działania. Za to wieczorem czasami szła do łóżka już w pół do ósmej. Wyprostowała się w fotelu. Nasłuchiwała przez chwilę, czy z zewnątrz nie dobiegają jakieś odgłosy. Nic je tak nie usłyszała. W ostatnim czasie zauważyła to trzy albo cztery razy, że nadjeżdżało auto wieczorem w ciemności. Słyszała włączony silnik, widziała światła reflektorów przesuwające się po ścianie salonu, a potem nie było nic, żadnego dźwięku, światła, w ogóle nic, jakby ktoś się zatrzymał, wyłączył silnik i światła, żeby stać tam na dworze w ciemności i co robić? Anne Wesley nie była strachliwą kobietą. Za pierwszym razem po prostu wstała i wyszła przed drzwi domu na dwór. Poszła nawet po ułożonej spłyt ścieżce przez ogród aż do bramy. Próbowała coś rozpoznać, ale tu na dworze było to prawie niemożliwe. Las sięgał aż do granic jej działki. Noc właściwie nigdy nie jest całkowicie czarna. Ann wiedziała o tym, ale teraz właśnie taka była niemal nieprzenikliwie czarna. A położenie jej domu także przyczyniało się do tego, że pojawienie się jakiegoś auta wydawało się czymś wręcz osobliwym. W bezpośredniej bliskości nie było nawet żadnej ulicy. Spory kawałek dalej znajdował się parking, z którego prosto w las prowadziły różne szlaki turystyczne. W czasie weekendów, zwłaszcza latem, panował tu spory ruch, ale zimą, kiedy wcześniej zapadała ciemność, prawie nikt się tu nie zapuszczał. Czasami tylko zjawiała się jakaś parka, żeby móc się obściskiwać bez świadków. Ale nikt nie wjeżdżałby dalej do lasu i nie niszczył auta na wąskiej ścieżce, która kończyła się przed furtką ogrodu Ann. Wstała, podeszła do okna i spróbowała przez nie wyjrzeć, ale zobaczyła tylko swoją odbitą w szybie twarz. Wyłączyła małą lampkę stojącą w rogu i telewizor. Pokój natychmiast pogrążył się w mroku. Znów popatrzyła z napięciem w ciemność za oknem. Trudno było tam cokolwiek rozpoznać. Bardziej domyślała się, niż widziała własny ogród z licznymi, gęstymi krzakami, wysoką trawą i bezlistnymi teraz drzewami owocowymi. Latem z upodobaniem zrywała wiśnie, jabłka i gruszki, a było tego tyle, że owocowe żniwa wydawały się nie mieć końca. Potem całymi godzinami smażyła konfitury, robiła galaretki i drzemy, napełniała słoiki zamykane pokrywkami z uszczelniającą je gumką, wszystko starannie opisywała i naklejała etykietki. A przy tym rozmyślała ciągle o szonie, że on o tym właśnie marzył o drzewach w ogrodzie i własnej marmoladzie robionej z ich owoców. Anne wiedziała, że tylko z jego powodu zbierała te owoce i robiła przetwory, bo sama wcale nie przepadała za drzemem czy konfiturami. Przez całą resztę swojego życia nie byłaby w stanie zjeść tego wszystkiego, co rok w rok gromadziła w piwnicy. Przecież kiedyś w końcu i ona umrze i wówczas trzeba będzie zutylizować te tony przetworów razem ze słoikami. Sean i ona znaleźli ten dom osiem lat temu w czasie leśnej wędrówki. Wybrali się wówczas na wycieczkę do Tunbridge Wells, uroczego miasteczka położonego na najbardziej na zachód wysuniętym krańcu hrabstwa Kent. Miasteczko było ukryte wśród łąk, pól, wzgórz i głębokich lasów. Okolica słynęła z sadów i rozległych plantacji chmielu. Deszcze padały tutaj rzadko, lata były suche i gorące, a późną wiosną można się było rozkoszować ciężkim, słodkim zapachem kwitnących drzew owocowych. Sean i Anne szli powoli przez las, w którym właśnie kwitły konwalie i zawilce, kiedy nagle tuż przed nimi pojawił się dom, zapewne dawna leśniczówka lub domek myśliwski. Budynek był opuszczony, trochę zaniedbany, z całą pewnością niezamieszkany i nie zachęcał do tego, by zajrzeć do środka. Ale szonowi to zupełnie nie przeszkadzało zakochał się z miejsca w otaczającym dom ogrodzie i w ogóle nie był w stanie przestać o tym myśleć i mówić taka ogromna działka i tyle drzew owocowych bzy i akacje jaśminy co tylko chcesz i ten las dookoła to przecież jest coś czego zawsze szukałem zawsze na to właśnie czekałem ona wcale nie musiała tego wszystkiego mieć Oboje mieli wtedy po 60 lat i Anne uważała, że byłoby rozsądniej nie obciążać się w tym wieku posiadłością wymagającą ciężkiej pracy fizycznej. Ale Sean miał na to tysiąc kontrargumentów. Akurat kiedy oboje przejdziemy na emeryturę, będziemy mogli sobie na to pozwolić. Będziemy mieli wówczas dużo czasu i nie musimy podejmować pochopnych decyzji. A co, mamy siedzieć w mieszkaniu i godzinami gapić się tylko przez okno? Znajdźmy w sobie jeszcze trochę odwagi, pozwól, żebyśmy spróbowali czegoś nowego. No i rzeczywiście udało mu się nabyć ten domek. Dokładnie rzecz biorąc, nie było to właściwie trudne, bo oprócz nich nie było nikogo, kto chciałby go kupić. Dom należał do gminy Tanbridge Wells i wszyscy w ratuszu się cieszyli, że mogą się go pozbyć. Od tego czasu spędzali tu każdą wolną chwilę, każdy weekend i urlop i powoli dzień za dniem remontowali dom, co kosztowało ich mnóstwo mozolnej pracy, ale, jak stwierdziła z zaskoczeniem Ann, sprawiało im także ogromną satysfakcję. Wycyklinowali stary parkiet, położyli kafelki w kuchni i łazienkach, pomalowali ściany, wstawili nowe okna, usunęli też niektóre ściany, dzięki czemu tam, gdzie uprzednio znajdowały się liczne ciasne pokoje, powstały przestronne pomieszczenia. Od południowej strony domku zbudowali rozległy, otoczony niską poręczą taras, z którego schody prowadziły wprost do ogrodu. Kilka drzew musieli wyciąć, żeby do domu i ogrodu docierało więcej słońca, dzięki czemu zrobiło się jaśniej. A na górze, na strychu, Ann urządziła pracownię. Kilka lat wcześniej odkryła malowanie, które szybko stało się jej wielką namiętnością. Zastanawiała się teraz, czy powinna wyjść na zewnątrz, żeby jednak zobaczyć, czy rzeczywiście zaparkowało tam auto. Musiałaby pójść aż do bramy ogrodu. Przestraszyła ją perspektywa zimna na dworze, poza tym prawdopodobnie znów niczego by nie zobaczyła. Może naprawdę tylko wmówiła sobie to światło z samochodowych reflektorów. Przecież ucięła sobie drzemkę i spała całkiem głęboko. Ale co się jednak obudziło? Próbowała zwalczyć niesamowite, dziwne uczucie, które ją opanowało. Tu, w tym odległym zakątku, była rzeczywiście zupełnie sama. Za dnia bez trudu dawała sobie z tym radę, ale wieczorem musiała czasami mocno wziąć się w garść, żeby nie poddać się niespokojnym myślom. Włączyła znów światło i poszła do kuchni. Cudownego pomieszczenia w drewnie, pomalowanego białą bejcą, tylko z wielkim piecem po środku i bufetem naprzeciwko drzwi wiodących na taras, gdzie latem można było zjeść śniadanie, poczytać gazetę czy tylko wypić kawę. Ann nalała sobie teraz wódki. Wypiła kieliszek jednym haustem, po czym nalała drugi. Zwykle nie usiłowała zwalczać swoich problemów za pomocą alkoholu, ale w tej chwili wódka rzeczywiście wydawała się ją trochę uspokajać. Nawet nie próbowała się pocieszać alkoholem po śmierci Szona, w ogóle nie brała pod uwagę konieczności jakiejś pomocy. Zgodnie z jej doświadczeniem najlepszą pomocą w psychicznych problemach była praca fizyczna, dlatego rzuciła się wtedy w wir pracy w ogrodzie, dużo malowała i w ten sposób przetrwała najgorszy pierwszy rok. A kiedy upłynęły kolejne dwa lata, miała już wszystko pod kontrolą: siebie, swój ból i to życie tutaj, w całkowitym odosobnieniu. Sean zmarł akurat wtedy, kiedy wszystko było już gotowe Na samym początku lata Kilka tygodni przed swoimi 65 urodzinami W czerwcu wycofał się całkowicie z życia zawodowego Cztery tygodnie po tym, jak Ann zlikwidowała swoją praktykę lekarza pediatry I przeszła na emeryturę W początku czerwca chcieli zorganizować uroczystą inaugurację nowego domu W ogrodzie, który wtedy wydawał się wprost tonąć w kwitnących jaśminach Zaprosili prawie osiemdziesiąt osób i prawie wszyscy potwierdzili przyjazd. W przeddzień uroczystości Sean wspiął się na dach domu, bo wbił sobie do głowy, że musi przymocować wzdłuż rynny dachowej łańcuch kolorowych lampek. Schodząc, nie trafił stopą na górny szczebel drabiny i spadł na dół. Wszystko wyglądało bardzo dramatycznie, ale skończyło się na szczęście tylko złamaniem szyjki kości udowej. Sean był oczywiście wściekły i rozczarowany faktem, że musi leżeć w szpitalu, a tak długo przygotowywaną uroczystość trzeba było odwołać. Ale potem przyplątało się, nie wiadomo skąd, zapalenie płuc. Nie pomagały żadne antybiotyki i w ciągu czterech tygodni Sean zmarł. Anzaś zaś nie była nawet w stanie pojąć, co się właściwie stało. Pochowała męża i kiedyś w listopadzie sama weszła na dach i zdjęła wiszący tam do tej pory sznur lampek. Głupi, kolorowy łańcuch, który na Boga doprawdy nie był wart tego, czego stał się przyczyną. Drugi kieliszek wódki sprawił, że Ann poczuła się wyraźnie rozluźniona. Doszła do wniosku, że naprawdę wmówiła sobie światło samochodowych reflektorów. A zbudziło ją to, co było fragmentem kryminału w telewizji. Krzyk i strzał. W końcu coś takiego było częścią każdego kryminału. Pomimo to postanowiła jednak dobrze zamknąć drzwi wejściowe także na łańcuch, czego nigdy nie robiła. Zdecydowała się też zamknąć okiennicę w oknach na parterze. To z pewnością nie zaszkodzi. Piątek, 4 grudnia. I jak teraz, co robisz całymi dniami? Spytał Bartek. W pubie było głośno jak zwykle wszystkie stoły były zajęte wszyscy gadali pili śmiali się wydzierali samson niezbyt chętnie tu chodził ale bartek nalegał żeby spotkać się właśnie tutaj a że bartek był właściwie jego jedynym przyjacielem samson nie chciał go irytować spotykali się tu czasem w piątki kiedy bartek miał wolne wcześniej zwykle koło szóstej albo w pół do siódmej Dziewczyna Bartka robiła mu wymówki, kiedy spędzał swój wolny wieczór w knajpie tylko z przyjacielem, dlatego najpóźniej o wpół do dziewiątej szli do domu. Samson przyjechał samochodem, choć to znaczyło, że nie będzie mógł nic wypić. Ale właściwie nigdy nie był wielkim amatorem alkoholu, a przy tym jazda autobusem wydawała mu się zbyt uciążliwa. Nie miał wielkiej ochoty stać w zimnie na przystanku, podobnie jak nie uśmiechał mu się dłuższy spacer wieczorem, bo cały dzień włóczył się jak zwykle ulicami. Kiedyś w końcu można mieć dość samochód odziedziczył po matce. Wiedział, że także z tego powodu Mili była pełna zawiści. I to ciągle jeszcze, nawet po tylu latach, nie mogła znieść tego, że ktoś dostawał coś, co ona akurat chciała mieć. No, nie siedzę cały czas w domu, jeśli to masz na myśli, odpowiedział na pytanie Bartka. To byłoby po prostu zbyt nudne, a poza tym w tym tygodniu mili pracuje po południu i pół dnia jest w domu i, no wiesz, mogę spokojnie obyć się bez jej towarzystwa. Mili pracowała w zakładzie opiekuńczym dla starszych osób i samson wiedział, że nienawidziła swej pracy. Czasami słyszał, co mówiła o swoich podopiecznych, a wtedy przerażała go już sama perspektywa tego, że kiedyś będzie stary i zdany na łaskę i niełaskę osób po kroju mili. Że też nie masz tego dosyć, zauważył Bartek. Cały czas mieszkać z bratem i bratową jesteś na to po prostu za stary. Ale ten dom należy także do mnie. No to niech ci płacą czynsz, choćby częściowo, ale poszukaj sobie czegoś własnego, przecież traktują cię tam paskudnie. Boję się samotności, kiedy zamieszkam sam, odparł cicho Samson. Bartek uniósł brwi. Ile ty masz teraz lat? Trzydzieści cztery. Byłby już czas, żebyś poszukał sobie kobiety, z którą mógłbyś zamieszkać. Nie masz zamiaru ożenić się kiedyś i założyć rodziny? Samson upił łyk swojego bezalkoholowego piwa. Bartek dotknął bolesnego punktu. Już dawniej czasami o tym rozmawiali. Ożenić się, mieć dzieci, wieść normalne życie po prostu. Bartek, który od roku miał dziewczynę, nie za bardzo umiał się uporać z tym tematem. Jego dziewczyna już od dawna chciała za niego wyjść, ale on, choć miał prawie czterdzieści lat, trochę się obawiał stałego związku. Samson, który nigdy nie chciał się przyznać, że miał dokładnie odwrotny problem, także schronił się w domniemanym lęku przed czymś, choć tak naprawdę wcale go nie odczuwał. Wręcz przeciwnie, Za niczym i nikim nie tęsknił tak, jak za kobietą, która zgodziłaby się go poślubić. Dom, ogród, dzieci, pies. Właśnie taki obraz miał stale przed oczami i często myślał, że dałby wszystko za to, żeby to stało się rzeczywistością. Ale nieprzyjemnym, jego zdaniem perwersyjnym, faktem było to, że właściwie jeszcze nigdy nie miał dziewczyny. Ani w czasach szkolnych, ani potem. W ogóle nigdy. I jak dotychczas nawet nie dotarł w pobliże tematu ożenić się. No tak, powiedział wymijająco. To nie jest tak, że każdego dnia można spotkać kobietę, z którą człowiek chciałby się ożenić. No, moja dziewczyna w końcu dopięła swego, oświadczył Bartek i wcale nie wyglądał przy tym na nieszczęśliwego. Postawiła sprawę na ostrzu noża i może tak jest lepiej. W przyszłe lato się pobieramy. Będzie wielkie wesele. Oczywiście jesteś zaproszony. Ale fajnie, powiedział Samson, próbując wszystkiego, żeby tylko w jego głosie nie było słychać zazdrości. Bartek był po prostu szczęściarzem. I to zawsze, pod każdym względem. Poznali się w czasie, kiedy Samson jeszcze nie pracował w firmie zajmującej się mrożonkami, lecz w serwisie limuzyn. Bartek też tam wtedy pracował i w przeciwieństwie do Samsona nie dostał wypowiedzenia. Kogoś takiego jak Bartek się nie zwalniało. Był po prostu za bardzo lubiany przez ludzi, poczynając od szefa poprzez pracowników, a skończywszy na klientach. Bartek otrzymywał wiele konkretnych ofert, kiedy wynajmowano samochód. Czy możemy prosić o Bartka jako kierowcę? Możemy prosić o tego sympatycznego Polaka? Bartek mówił perfekcyjnie po angielsku, miał jednak szarmancki wschodnioeuropejski akcent, który podobał się szczególnie kobietom. Potrafił rozbawić ludzi, opowiadając kilka, przeważnie wymyślonych na poczekaniu, historii ze swojego życia, dzięki czemu skupiał na sobie zainteresowanie całego towarzystwa i stwarzał znakomitą atmosferę. Samson, który nieraz leżał nocami nie śpiąc i rozmyślając, dlaczego kobiety w ogóle go nie dostrzegają, a przy każdej fali wypowiedzeń on dostaje je pierwszy, często sądził, że może przyczyną jest jego niemal groteskowo nudna biografia bo cóż interesującego miał do opowiadania. A może powodem było jego imię? Kto dziś nazywa się Samson? Jeśli czegoś nie mógł wybaczyć swoim zmarłym rodzicom, to właśnie tego, że dali mu takie imię. Jego matka, będąc w ciąży, czytała książkę, w której pojawiła się jakaś postać o imieniu Samson i to imię bardzo jej się spodobało. Starszy o dwa lata brat Samsona miał więcej szczęścia. Można się nazywać gejwin i nie być z tego powodu wykpiwanym przez cały okres nauki w szkole. Musisz więcej przebywać wśród ludzi, rzekł Bartek. Inaczej nigdy nie znajdziesz kobiety swojego życia. Co ty właściwie robisz przez cały dzień, kiedy nie siedzisz w domu? W ogóle nie wspominałem o tym, co robię całymi dniami, pomyślał Samson urażony. Bartek czasami nie słuchał go uważnie. No tak, ale to, co on mówił. Nigdy nie robiło zbyt dużego wrażenia. Zastanowił się szybko, czy byłoby sensowne zwierzyć się Bartkowi, bo przecież tak chętnie by z kimś porozmawiał, a oprócz Bartka nie miał nikogo. W pewnym sensie, zaczął tajemniczo, jestem cały dzień między ludźmi. Tak? A co robisz? Przyglądam się życiu innych. Ha? Zdumiał się Bartek. Chodzę ulicami. Zawsze w tym samym określonym czasie i to jest bardzo interesujące. To znaczy, można się dowiedzieć mnóstwa rzeczy o ludziach z najbliższej okolicy. Jak oni żyją, czy są samotni, czy mają rodziny, czy są szczęśliwi, czy nieszczęśliwi, coś takiego właśnie. Samson pomyślał nagle, że popełnił błąd. To był idiotyczny pomysł tak się otwierać przed Bartkiem. Widział to po wyrazie twarzy przyjaciela. Czy to znaczy, że ty regularnie śledzisz ludzi? Spytał Bartek po chwili, w czasie której wyraźnie starał się jakoś uporządkować to, co usłyszał. Ja ich analizuję, wyjaśnił Samson. Jak to analizujesz? Jak to rozumiesz? Próbuję ustalić różne okoliczności ich życia, na przykład dlaczego ktoś jest sam i jak sobie z tym radzi. I co ci to daje? Poznanie. Dobrze, ale po co? To znaczy, co chcesz właściwie przez to osiągnąć? Samson pojął, że to było bez sensu. Bartek go nie zrozumie. A może tego wszystkiego rzeczywiście nie dało się w ogóle zrozumieć? No więc ja na przykład też jestem sam, próbował mimo wszystko wyjaśnić. I cały czas borykam się z pytaniem, dlaczego tak jest i próbuję ustalić, dlaczego inni są w takiej samej sytuacji, jak ja. Tak, ale nie bierz mi tego za złe, lecz to jest, no tak, jakaś nienormalna metoda. Dlaczego po prostu nie siądziesz przy komputerze i nie pogrzebiesz w internecie? Tam jest mnóstwo ludzi, którzy mają podobne problemy. Są też niezliczone fora, na których możesz wymienić swoje spostrzeżenia i uwagi. To też robię, przyznał Samson, ale tam każdy jest taki anonimowy. Czasami czuję się podwójnie samotny, kiedy przez całe popołudnie siedzę na czacie z kimś, kto mieszka pięćset mil ode mnie i kogo zupełnie nie znam, a kto przypadkowo, podobnie jak ja, nie może znaleźć kobiety. Czyli głównie chodzi jednak o to, że nie możesz znaleźć kobiety. Tak, także o to. No ale czy myślisz, że znajdziesz młodą samotną kobietę, włócząc się po ulicach i zaglądając do cudzych domów? spytał Bartek, który wyraźnie starał się znaleźć jakąś logikę i pewną strukturę w tym, co usłyszał. Nie bezpośrednio. No to do diabła, co ci to daje? Samson wzruszył ramionami. Ach, wszystko jedno. Nie, nie, wszystko jedno. Nie bierz mi tego za złe, Samson, ale dla mnie brzmi to dość dziwacznie. Jeśli więc mnie pytasz. Bezrobocie wyraźnie ci nie służy. Zaczynasz z tym wszystkim cudować i robisz się dziwny. Nie pchałem się do tego, żeby być bezrobotnym. Nie, oczywiście, że nie, ale czy starasz się znaleźć sobie coś nowego, jakieś zajęcie? Przecież jesteś jeszcze młody. W razie konieczności, możesz zostać taksówkarzem, czy coś takiego. Ale skradać się przez cały dzień za innymi ludźmi, to przecież do niczego nie doprowadzi. To jest interesujące. Bartek potrząsnął głową. Boże, Samson, naprawdę. Znalazłeś przy tym choć jakąś kobietę, która by ci pasowała, żeby to wszystko do czegoś prowadziło i miało jakiś sens? Samson musiał przyznać, że jego zysk w postaci młodych, samotnych kobiet był dość ograniczony. Większość z nich to oczywiście kobiety starsze, znacznie starsze niż ja, ale jedna należy do. do mojego programu. Jest mniej więcej w moim wieku i mieszka sama. Pracuje w domu, w jakimś wolnym zawodzie i ma wielkiego psa. No i co? Próbowałeś z nią porozmawiać? Samson zauważył, że Bartek rzeczywiście niczego nie rozumiał. Nie odważyłby się zagadnąć kobiet, które śledził. Nie. To zaprosił po prostu na kawę. Mogę tak zrobić, powiedział Samson, chcąc już tylko, żeby Bartek dał temu spokój. Przez internet też przecież można znaleźć kobietę, dodał Bartek. Wiem, ale. Nie ma żadnego ale. Nie możesz tylko o tym mówić i marzyć. Musisz zacząć działać. Jest pewna rodzina zaczął samson z wahaniem. Właściwie nie chciał jeszcze bardziej odsłonić się przed Bartkiem, ale miał uczucie, że musi coś zrobić, żeby tamten nie uważał, że chodzi tu tylko o kobiety. Bartek wydawał się dość zszokowany i samson nie chciał, żeby tak pozostało. Nie chciał, żeby przyjaciel widział w nim tylko kogoś w rodzaju przestępcy seksualnego. Oni mieszkają na drugim końcu naszej ulicy, zaraz przy tym pasie zieleni, naprzeciw klubu golfowego. Aha, i co z nimi? On jest doradcą gospodarczym, nawet pomógł kiedyś Gejwinowi. Ona jest bardzo atrakcyjna i mają uroczą córeczkę, tak mniej więcej około dwunastu lat. Bartek wyglądał na nie mniej osłupiałego niż przedtem. No dobrze, i co z nimi? Chcesz poderwać tę atrakcyjną mamę? Nie, oczywiście, że nie. Oni tylko są perfekcyjni, idealni, no wiesz, wymarzona rodzina. Rodzina, jaką kiedyś chciałbym mieć. Teraz Bartek wydawał się zaniepokojony. Samson. Mam wrażenie, że za bardzo oddalasz się od rzeczywistości. Żyjesz marzeniami o świecie innych ludzi, ale przez to nie zmienisz swojego ani odrobinę. Wydaje mi się, że to jest coś w rodzaju ucieczki. A jeśli nawet, pomyślał Samson, czy czasami to też nie jest potrzebne? Po prostu mieć możliwość ucieczki. Poradzę sobie, zapewnił. Po co właściwie zaczął w ogóle o tym mówić? Miał uczucie, że Bartek wgryzł się w temat jak terrier i zaraz do niego wróci. Zobaczę, czy da się coś dla ciebie zaaranżować, powiedział Bartek. Gdzieś w końcu musi być jakaś kobieta właśnie dla ciebie. Nie wyglądasz źle. Należy do ciebie dom, no przynajmniej połowa domu. Nie jesteś głupi i nie masz jakichś odstręczających cech. Byłoby śmieszne, gdyby. Jestem bezrobotny. Dlatego byłoby też ważne, żebyś się zajął szukaniem pracy. Szukam jak szalony. To nie było prawdą. Samson tym razem nawet nie zgłosił się do urzędu i nie zarejestrował oficjalnie jako bezrobotny. I wiedział, że to był błąd. Przede wszystkim nie mogło to trwać wiecznie, bo nie dostałby zasiłku, a jego oszczędności szybko by się skończyły. Ale gdyby się zarejestrował, musiałby wypełnić całe góry różnych dokumentów aplikacji o pracę, musiałby stale przedkładać dowody, że tej pracy szuka, a jak mógłby pogodzić szukanie z tym, co robił? Wiele razy myślał, od jutra zacznę się troszczyć o moją przyszłość, jutro zarejestruję się jako bezrobotny i zabiorę się do swojego problemu. Ale nigdy tego nie zrobił. Jego pragnienie, żeby dalej obserwować ludzi, w których życiu brał o wiele bardziej intensywny udział niż był w stanie powiedzieć Bartkowi czy komukolwiek innemu, było już zbyt wielkie. A własne życie, które miałby wieść bez swego dotychczasowego zajęcia, wydawało mu się wręcz bezsensowne. – Jeśli rzeczywiście zadasz sobie nieco trudu, to z pewnością coś znajdziesz – powiedział optymistycznie Bartek i potem ku ogromnej uldze Samsona zmienił temat zaczął mówić o swojej przyszłości o planowanym weselu o projekcie kupienia dla siebie i narzeczonej mieszkania o otrzymaniu kredytu na ten cel i, i i Samson puszczał to wszystko mimo uszu nic nie jadł od śniadania a jego sytuacja finansowa nie pozwalała na to żeby zamówić teraz burgera najtańsze danie w pubie ale nie przeszkadzało mu to. W jakiś przyjemny sposób kręciło mu się w głowie, a wszystko dookoła wydawało się rozmyte, przytłumione, o rozmazanych konturach. Głosy i sylwetki ludzi, ich śmiech i rozmowy, dźwięczenie szklanek, zimne powietrze wpadające tu przez otwarte drzwi, kiedy ktoś wchodził lub wychodził, gadanina Bartka. Wszystko. Myślał o Gillian Ward. "Gdyby tak można było niepostrzeżenie zniknąć, pomyślała Jillian. Ale to oczywiście nie wchodziło w grę. Nie mogła wyjść stąd bez Becky, więc jakakolwiek możliwość niepostrzeżonego zniknięcia odpadała. Dzieci z różnych grup klubu piłki ręcznej szalały na dole na boisku. Wśród nich Becky w czarnych leginsach i różowej koszulce, jako jedna z najbardziej szalonych dziewcząt. Wyciągnięcie jej stamtąd było niemożliwe." Rodzice, przeważnie matki, siedzieli w należącej do klubu i oddzielonej od hali sportowej wielką szklaną taflą restauracji, w której zwykle odbywały się posiedzenia związku i uroczystości. Pomieszczenie było świątecznie przystrojone, a z odtwarzacza CD dobiegał dźwięk kolęd. Przy barze można było dostać kawę, herbatę lub szampana. Jedzenie rodzice przynieśli z sobą i ustawili wszystko na długim stole, tworząc w ten sposób coś w rodzaju bufetu. Były tam niesłychane ilości pierniczków, pudingu śliwkowego i różnych ciast, ale także sałatki, dwa talerze z serem i liczne miski z ciasteczkami do chrupania. Zjedzenie tego wszystkiego było niemożliwe. Gillian upiekła ciasto czekoladowe i postawiła je obok innych wypieków, ale nikt nie zjadł jeszcze ani jednego kawałka, jak zauważyła moka. Ten fakt wpędził ją ku jej własnemu zaskoczeniu w niemal dziecinne strapienie. Jej ciasto wcale nie wyglądało tak źle. Były tu, co prawda, jeszcze dwa inne ciasta czekoladowe, niemal identyczne, i być może to było powodem, że nikt ich jeszcze nie próbował. Diana w ostatniej chwili zrezygnowała z przyjścia. Stan chorej na zapalenie gardła Darcy nieco się pogorszył, więc Gillian przez pierwsze pół godziny siedziała zupełnie sama, bo z żadną z przybyłych tu matek nie nawiązała wcześniej jakiegoś kontaktu. Trzymała w rękach filiżankę z kawą i mimo braku apetytu zjadła kilka ciastek. Coś w końcu musiała robić, żeby nie patrzeć bezmyślnie w ścianę. Wszystkie pozostałe matki wydawały się z sobą zaprzyjaźnione, bo w sali panował głośny gwar, rozbrzmiewały śmiechy, wołania i rozmowy. Każdy czuł się tu potrzebny i ważny. Każdy oprócz Gillian. W końcu usiadła koło niej jedna z matek, ale tylko dlatego, że się spóźniła i nigdzie nie było już wolnego miejsca. Postawiła przed sobą na stole tacę z różnymi rodzajami sałatek, serem i wielkim kieliszkiem szampana. — Boże, ależ jestem głodna! — powiedziała i spojrzawszy na spodek Jillian z dwoma nadgryzionymi pierniczkami, dodała. — A pani nie je? — Nie jestem specjalnie głodna — odparła Jillian. Kobieta spojrzała na nią uważnie. — Pani ma na imię Jillian, prawda? Matka Becky? Gillian przytaknęła i spytała samą siebie, skąd inne kobiety to wiedziały. To znaczy, jak się która nazywa i czyją jest matką. Ona nie miała o tym pojęcia. Siedząca przy jej stole, matka zaczęła łapczywie jeść i opowiadała przy tym rozwlekle o swoim synu, który od dzieciństwa musiał się borykać z atopowym zapaleniem skóry, różnego rodzaju alergiami i dlatego miał wiele problemów z odpowiednim jedzeniem. Matka była z nim u wszystkich znanych lekarzy, wypróbowała już wszystko, co tylko możliwe odradzała kortyzon, bo miała z nim bardzo złe doświadczenia, ale polecała różne maści i tabletki i w ogóle znakomicie orientowała się w temacie. Czy Beki też cierpi na jakieś alergie? Spytała. Nie, odparła Jillian i przełknęła słowa, które miała na końcu języka. Mnie się zdaje, że ona ma alergię na mnie. Już od dłuższego czasu nie usłyszałam od niej ani jednego dobrego słowa. Chciałabym, żeby cierpiała na jakiś inny rodzaj alergii na pyłki traw, na roztocza domowe albo laktozę. Wtedy miałabym jakiś powód, żeby coś robić, a teraz nie mam żadnego. Oczywiście nic nie powiedziała, ale czuła jak niewiele brakowało, żeby wyrzuciła z siebie to wszystko i niemal ją to przeraziło. Przed nią siedziała przecież zupełnie obca kobieta, z którą nie łączyło jej nic, poza faktem, że ich dzieci grały w tej samej drużynie piłki ręcznej. A ona o mały włos nie powierzyła jej tak ogromnego zmartwienia, o którym myślała, że po prostu złamie jej serce. Weź się w garść, przykazała sobie. Postanowiła zadzwonić jeszcze tego wieczoru do swojej przyjaciółki, Tary Kane. Tara była wierna i niezawodna, i Gillian wiedziała, że nie wygada niczego, z czego ona jej się zwierzy. Druga matka, której imienia Gillian ciągle nie znała, wypiła duży łyk szampana i zmieniła temat. Czy Barton nie wygląda znów fantastycznie? Spytała nieoczekiwanie przytłumionym głosem. Gillian rozejrzała się po sali i dostrzegła Johna Bartona, trenera, otoczonego wianuszkiem matek, którym prawdopodobnie musiał teraz szczegółowo opowiadać o postępach ich dzieci. Nawet jeśli była to dla niego stresująca sytuacja, to nie dawał niczego po sobie poznać. Ale też dla niego nie była to jakaś niezwykła sprawa. Za każdym razem, kiedy przywoziła i odwoziła Becky, Jillian widziała, że zawsze otaczały go kobiety. Może rzeczywiście chciały być poinformowane o wszystkich, nawet mało znaczących, wydarzeniach w drużynie. Ale bez wątpienia oddziaływanie Bartona na kobiety też grało tu pewną rolę. Był bardzo przystojny, a w dodatku towarzyszyła mu aura tajemniczej przeszłości. Podobno pracował przedtem w policji i zrobił tam błyskotliwą karierę, ale w wieku 37 lat wystąpił ze służby w tajemniczych i niejasnych okolicznościach, o których dokładnie nikt nic nie wiedział. Potem miał założyć prywatną firmę ochroniarską. Zatrudniał przeszło dwudziestu pracowników, zajmował się głównie ochroną budynków i osób. Mieszkał i pracował w Londynie, ale dwa razy w tygodniu przyjeżdżał tutaj do Southend, żeby zajmować się trenowaniem dwóch młodzieżowych drużyn piłki ręcznej. Uważał sport, a zwłaszcza sport drużynowy, za najbardziej efektywny środek prewencyjny chroniący młodzież, szczególnie tę narażoną na niebezpieczeństwo, przed stoczeniem się na drogę wiodącą do przestępstwa. Gillian usłyszała kiedyś przypadkowo, w jaki sposób wyjaśniał to matkom, które ze wstrzymanym oddechem wpatrywały się w niego jak w obraz. Szczególnie dla kobiet z dobrych mieszczańskich rodzin, był wręcz kimś w rodzaju bohatera, ratownika czy też wojownika. Gillian mogła sobie wyobrazić, jak bardzo kobiety go idealizowały, opowiadając sobie jakieś niejasne, romantyczne historie. Musiała jednak przyznać, że był bardzo atrakcyjny. Tak, odpowiedziała w końcu. On rzeczywiście dość dobrze wygląda. Dość dobrze? Powtórzyła tamta i dodała. Kiedy go widzę, muszę zawsze uważać, żeby w mojej głowie nie rozwinęły się jakieś nieprzyzwoite fantazje erotyczne. Zabawne, że ktoś taki jak on nie ma żony. Może ma mnóstwo romansów, ale w końcu jeden z obiektów jego romansów pojawiłby się tutaj. Przynajmniej żeby go odwiedzić albo coś w tym rodzaju. To doprawdy osobliwe. Nigdy go nie widziałam z żadną kobietą. Nie chce się pewnie afiszować ze swoim prywatnym życiem, rzekła Jillian. Doskonale to rozumiała. Pomyślała, że baby tutaj są doprawdy jak sępy. A ja mimo wszystko uważam, że to dziwne, upierała się tamta. I jeszcze parę szczegółów z nim związanych. Gillian nie chciała się dopytywać, co ona właściwie miała na myśli, i nie odpowiedziała, ale nie powstrzymało to gadatliwej sąsiadki przed dokładniejszym wyrażeniem swoich poglądów. Chętnie bym się dowiedziała, dlaczego on właściwie odszedł z policji. Był przecież w Scotland Yardzie. To piękna kariera i dobrowolnie chyba się z niej nie rezygnuje. No i te treningi u nas. Przecież on mieszka w Londynie. I chce mu się jeździć taki kawał drogi do nas? Może żaden z londyńskich klubów go nie chciał? Ciekawe dlaczego. Gillian miała wrażenie, że nie wytrzyma, jeśli będzie musiała dalej wysłuchiwać poszczegółowej opowieści o chorobie syna tamtej kobiety, także jej dokładnego zdania na temat prywatnego życia trenera. Spojrzała w zadowoloną, o grubych rysach twarz siedzącej przed nią kobiety i wstała gwałtownie. Przepraszam, muszę koniecznie zapalić papierosa. Powiedziała, po czym spróbowała złagodzić nieoczekiwanie zakończenie rozmowy, dodając: "Tuż za przeklęty nauk." Dobry Boże, żeby ona tylko nie była palaczką i nie poszła za mną. Kobieta uśmiechnęła się kwaśno. Czuła się obrażona, co było aż nadto widoczne. Gillian pomyślała, co też powiedziałby teraz Tom. "Widzisz, dlatego jesteś ciągle sama. Jak ktoś próbuje się do ciebie zbliżyć, to jest natychmiast odrzucany." Przecisnęła się przez zatłoczone pomieszczenie, odetchnęła, kiedy znalazła się w garderobie. Co za spokój! Docierające tu głosy były stłumione przez zamknięte drzwi. Gillian potarła ręką czoło i poczuła, że jest jej gorąco. Trwało to chyba z pięć minut, zanim znalazła swój płaszcz pod górą innych okryć. Ubrała się i wyszła na dwór, w ciemny wieczór. Było zimno, ale już nie tak wiecznie, jak w ostatnich dniach. Od rzeki ciągnęła mgła. Niemal otuliła jej głowę zupełnie jak zimna, wilgotna chusta. Jillian wygrzebała z torebki papierosa, zapaliła i kilka razy zaciągnęła się głęboko. Jak zawsze nikotyna działała na nią odprężająco, choć natychmiast ogarnęło ją też poczucie winy. Tom nienawidził, kiedy paliła, i każdy jego argument w tej kwestii był słuszny. Jak zawsze pomyślała, że tym razem po sylwestrze już naprawdę rzuci palenie. I jak zawsze nie dotrzyma słowa. Lewym palcem wskazującym delikatnie masowała sobie skronie. Powietrze w pomieszczeniu było doprawdy okropne. Dopiero teraz przyszło jej to do głowy. Wrócić tam? Nie, to nie do pomyślenia. Posiedzę tutaj jakieś pół godziny, a potem powiem Beki, że musimy iść, postanowiła. Oczywiście będzie to oznaczało kolejny punkt na minus dla niej. Może nie powinna się dziwić, że córka nie mogła się z nią dogadać. Może to ona zadręczała Becky i to wiele bardziej niż sobie z tego zdawała sprawę. Akurat, kiedy gasiła papierosa w pustej doniczce na kwiaty, zobaczyła Johna Bartona wychodzącego z drzwi. Był ubrany w czarną kurtkę, a na szyi miał zawiązany szalik. Uśmiechnął się, kiedy ją zobaczył. Czy robi pani to samo co ja? spytał. Maltretowanie płuc? skinęła głową. Obawiam się, że tak. Poza tym. Nie dokończyła zdania, bo nie chciała go urazić, ale on wydawał się rozumieć, co miała na myśli. A poza tym to dobra okazja, żeby zwiać przed nimi, rzekł, wskazując ruchem głowy na halę sportową za nimi. To nie do zniesienia. Też pan tak uważa? spytała zaskoczona. Wyjął paczkę papierosów, poczęstował ją, a ona nie odmówiła. Wsunął papierosa do ust i próbował zapalić zapalniczkę, ale nikły płomień gasł niemal natychmiast. Barton zaklął. Gillian wyciągnęła swoją zapalniczkę i podała mu ogień, po czym zapaliła swojego papierosa. Dziękuję, powiedział. Palili przez chwilę w milczeniu, a w końcu on się odezwał. Widziałem, jak pani wychodziła. Sprawiała pani wrażenie kogoś, kto chce uciec. Miałam nadzieję, że nikt tego nie zauważy. Poza mną chyba nikt nie zauważył. One raczej nie zwracają uwagi na innych, w każdym razie nie pod tym względem. Ale cały czas miałem wrażenie, że pani niezbyt dobrze się tam czuje. Gillian przełknęła ślinę. To zdumiewające, jakie działanie może mieć głos pełen zrozumienia, z lekkim odcieniem współczucia. Miała takie wrażenie, jak gdyby wzbierały w niej łzy, co oczywiście byłoby okropne. Cóż za koszmarna perspektywa tu, w ten mglisty wieczór, stać przed halą sportową obok trenera drużyny piłki ręcznej własnej córki i wypłakiwać się przed nim. Musiałam wysłuchać długiej i skomplikowanej historii choroby pewnego chłopca, powiedziała. Ze wszystkimi szczegółami, wszystkie możliwe alergie. O, ta kobieta była wyjątkowo natrętna. Wreszcie zaczęło mi wprost dudnić w głowie, może dlatego sprawiałam wrażenie udręczonej. Tak, to była matka Filipa, wyjaśnił John. Bardzo miły, bystry chłopak. Moim zdaniem on wcale nie cierpi na żadną alergię. Ma taką matkę i to jest jego problem. Powiedział to tak sucho i rzeczowo, że Gillian musiała się nagle roześmiać. Dziwiła się przy tym sama sobie, bo jego słowa wcale nie brzmiały zabawnie. Ale ten śmiech powstał gdzieś głęboko w jej wnętrzu, w brzuchu czy gdzieś i po prostu musiał się z niej wydobyć. Roześmiała się z jakąś ogromną ulgą i pomyślała, że już dawno nie śmiała się tak z całego serca, a jednocześnie wiedziała, że coś tu nie gra, bo śmiała się bardziej niż to było w tej sytuacji konieczne. Niewiele brakowało, a wpadłaby wręcz w histerię i wydawało jej się, że John Barton też patrzy na nią podejrzliwie i ze zdumieniem. Ależ nie, co się dzieje? – spytał w końcu, kładąc rękę na jej ramieniu. A ona wtedy zauważyła, że już się nie śmiała, lecz po prostu płakała i zupełnie nie zauważyła, kiedy jedno przeszło w drugie. Uzy płynęły jej po twarzy, której skóra i tak była wilgotna od mgły, a teraz zrobiła się mokra i słona. – Nie wiem – zdołała w końcu wykrztusić. – Przepraszam, nie wiem. Z przerażeniem stwierdziła, że nie potrafi przestać płakać. – O Boże – wystękała w końcu – Barton zgasił swojego papierosa, wyjął papierosa z jej ręki i także go zgasił w doniczce. A potem ujął ją za ramię. Chodźmy. Nie chce pani chyba dostarczyć im materiału do plotek na najbliższe kilka miesięcy. Nie była w stanie nic powiedzieć, lecz potrząsnęła głową. Bezwolnie pozwoliła się poprowadzić przez parking. Wsiadła do samochodu, którego drzwi on przed nią otworzył. Zauważyła, że wsiadł z drugiej strony. Ciągle jeszcze płakała, ale przynajmniej zaczęła szukać w torebce chusteczki. Przepraszam, przykro mi, szlochała. Barton potrząsnął głową. Niech pani przestanie przepraszać. Obserwowałem panią cały wieczór i widziałem, jak bardzo była pani nieszczęśliwa. I wie pani, co pomyślałem? Nie. Pomyślałem, ona w końcu zacznie płakać. I miałem nadzieję, że to się nie stanie tam w środku. Wolę, żeby pani płakała w moim aucie. Wreszcie znalazła chusteczkę i wytarła sobie nos. Ciągle jeszcze z oczu płynęły jej łzy, ale pierwsza faza gwałtownej, niepohamowanej rozpaczy minęła. Mówiąc szczerze, też wolę tutaj płakać, powiedziała. I dziękuję. Już lepiej? Względnie, ale nie mogę tam teraz wejść do środka. Barton zastanawiał się przez chwilę. Tu w pobliżu jest pap. Jeśli pani chce, możemy tam wypić po kieliszku wódki. To czasem pomaga. Dobry pomysł. Mam nadzieję, że nie sprawiam panu zbyt wielkiego kłopotu. Włączył silnik i ruszył powoli w kierunku wyjazdu z parkingu. Sądzi pani, że mam wielką ochotę na to towarzystwo w środku? Raczej trudno to sobie wyobrazić. Właśnie. Po kilku minutach dotarli do Halfway House stojącego przy Eastern Esplanade, tuż przy plaży, z widokiem wprost na tamizę, której oczywiście w tej mgle i ciemności nie było widać. Okna pubu były jasno oświetlone, a głośna muzyka dobiegała aż tutaj. Nie jest to najlepsze miejsce, które to miasto ma do zaoferowania powiedział John, kiedy wysiedli. Ale za to niedaleko i przypuszczalnie nie spotka tu pani nikogo znajomego. Gwargłosu i śmiechy stały się jeszcze bardziej donośne już w drzwiach wejściowych. Gillian zobaczyła pomieszczenie pełne ludzi, bar, liczne stoły i krzesła. Na biało pomalowanych ścianach nie wisiały żadne obrazy, na parapetach okiennych nie było też kwiatów. Surowość tego wnętrza wręcz rzucała się w oczy. Gości stanowiły grupy ludzi w najróżniejszym wieku, a w każdym razie Gillian stwierdziła, że John miał rację. Nie było to miejsce, które odwiedziłby Tom, albo ktoś z kręgu ich znajomych. Barton wypatrzył wolny stół i przecisnął się przez tłum. — Czego się pani napije? — Jakiejś wódki. Najlepiej podwójną. Skinął głową i zaczął się przedzierać w kierunku baru, a Jillian zdjęła płaszcz, przewiesiła go przez poręcz krzesła i usiadła. Wyjęła lusterko z torebki i oceniła swoją twarz. Wyglądała na dość zapłakaną. Miała plamę na skórze i zapuchnięte powieki. Czerwony nos. Z tym jeszcze można było sobie poradzić — Cała Gillian, Przy tym wszystkim zdołała wylądować w knajpie z całkiem pociągającym mężczyzną, a wyglądała jak zapłakana uczennica. A dokładnie rzecz biorąc, uczennica byłaby z pewnością lepszym wariantem. Bo wyglądam, jakbym była przynajmniej dziesięć lat starsza niż jestem, pomyślała z rezygnacją. Rzeczywiście jak kobieta, nad którą można się tylko litować. Rozejrzała się po pomieszczeniu w nadziei, że zdoła wypatrzyć wejście do toalety. Może trochę zimnej wody na twarz dobrze by jej zrobiło. Ale w papie było tylu ludzi, stojących w dodatku w licznych grupach, że trudno było cokolwiek dostrzec. Rozglądała się ciągle, aż jej oczy zatrzymały się nagle na twarzy pewnego mężczyzny, która wydała jej się znajoma. Mężczyzna był młodszy od niej, miał najwyżej trzydzieści kilka lat, siedział przy stole naprzeciwko innego mężczyzny nad szklanką piwa i wpatrywał się w nią bezustannie. Gillian była pewna, że go zna, potrzebowała jednak kilku sekund, żeby sobie przypomnieć, kto to właściwie jest. I nagle przyszło jej do głowy, że on przecież mieszka na tej samej ulicy, tylko w przeciwległym końcu, razem ze swoim bratem i bratową. Temu bratu Tom doradzał kiedyś w sprawie spadkowej i stwierdził potem, że to trochę dziwni ludzie. Gillian uśmiechnęła się teraz niepewnie do niego. No pięknie. To tyle na temat, że tutaj na pewno nie spotka nikogo ze swoich znajomych. Można się naprawdę pomylić. Przyszła zapłakana do knajpy z mężczyzną, który nie był jej mężem i natychmiast trafiła na sąsiada. Czasami trudno nie wierzyć w czary. Młody mężczyzna uśmiechnął się do niej nieśmiało i sprawiał przy tym wrażenie nieco zdziwionego. Chyba nie można było brać mu tego za złe. John Barton wrócił do stołu, niosąc dwie wielkie szklanki z wódką. Nie dało się szybciej, wyjaśnił przepraszająco i zajął miejsce naprzeciw niej. Zaaklimatyzowała się pani trochę. Tak i stwierdziłam, że wyglądam okropnie. Przepraszam. Przecież uzgodniliśmy, że nie będzie pani już za nic przepraszać, podniósł szklankę. Za pani zdrowie. Wypiła od razu duży łyk, a zaraz potem jeszcze jeden. Wódka wprost paliła gardło, a za chwilę fala gorąca dotarła do żołądka. To chyba był błąd, że postanowiła się napić, zwłaszcza jeśli chodzi o ilość. To nie była podwójna wódka. Było jej chyba dwa razy tyle, a ona przez cały dzień niewiele zjadła. Zaraz potem musiała przecież zabrać córkę i odwieźć ją samochodem do domu, a teraz piła. Jednak porzuciła te myśli i wypiła kolejny łyk. W tej chwili pragnęła tylko jakiegoś odprężenia, które dawał alkohol dystansu do wszystkiego, do zmartwień, lęków i smutku. Czy chce pani porozmawiać o tym, co panią gnębi? Spytał po chwili John. A właściwie, Dlaczego nie? Tak w kilku słowach zaczęła. Moja córka mnie odrzuca, bo czuje się prowadzona przeze mnie za rączkę i uważa mnie za nadopiekuńczą. Mój mąż mnie już nie dostrzega, a więc przypuszczalnie nic niezwykłego. Spróbowała się uśmiechnąć. John Barton nie odpowiedział, ale patrzył na nią w zamyśleniu. O pani mężu nie mogę nic powiedzieć, ale przynajmniej znam pani córkę i to dobrze. Lubię Beki. Jest wysportowana, ambitna, potrafi pracować w zespole. Jest silna i bardzo niezależna. Jasne, jest też uparta, czasami nieznośna, ale możliwe, że przechodzi teraz trudny okres i rani te osoby, które są jej najbliższe. Nie powinna się pani zbytnio martwić. Wkrótce wszystko wróci do normy. Powiedział to tak prosto i jasno, że zaskoczona spytała: Jest pan pewien? Skinął głową. Mógłbym się założyć. Dziękuję. Rzekła zafascynowana tym, że za pomocą kilku zdań udało mu się przywrócić jej jakiś rodzaj spokoju i lekkości. Oczywiście nie chodziło o to, że nagle wszystko było już w porządku, ale bez wątpienia poczuła się wyraźnie lepiej. Potraktował ją poważniej i po prostu spróbował jakoś wesprzeć czy pocieszyć, zupełnie inaczej niż Tom, który przeważnie twierdził, że ona sobie coś wmawia także inaczej niż Tara, która natychmiast robiła wykład na temat skomplikowanych procesów psychologicznych, w taki sposób, że każdemu mogło się zakręcić w głowie. Oraz inaczej niż Diana, która za każdym razem, kiedy Jillian skarżyła się jej na beki, potrafiła tylko zapewniać, że ona sama jest bardzo szczęśliwa ze swoimi córkami, nie sprawiającymi jej żadnych kłopotów. Po raz pierwszy Jillian miała wrażenie, że ktoś jej naprawdę pomógł. Doskonale rozumie pan dzieci, rzekła. Znam się trochę na sporcie, a można dowiedzieć się bardzo dużo o ludziach, jeśli obserwuje się ich w czasie uprawiania sportów drużynowych. Wszystko jedno, czy są to dzieci, młodzież, czy dorośli. W gruncie rzeczy wszyscy zachowują się wtedy jak w prawdziwym życiu. Popatrzyła na niego z zainteresowaniem. Właściwie, czy to prawda, że pracował pan w Scotland Yardzie? spytała. Jego twarz stała się nagle czujna i zamknięta. Tak, odparł krótko. Było jasne, że nie chce mówić o swoim zawodzie, a przede wszystkim o okolicznościach, które doprowadziły do jego wydalenia z policji. Dlatego Gillian zmieniła temat, pytając, a co pan sądzi na temat tej okropnej zbrodni, tego morderstwa popełnionego na starszej kobiecie w Hackney? Niewiele mogę na ten temat powiedzieć. Nie wiem nic więcej niż to, co można przeczytać w gazetach. Ale miał pan zawodowo do czynienia z czymś takim. Tak, ale nie potrafię ocenić tego przypadku. Policja nie mówi ani słowa o tym, jak ofiara została zamordowana. Przypuszczalnie w jakiś niezwykły sposób i na ten temat świadomie zachowuje się milczenie, żeby łatwiej było udowodnić winę sprawcy. Czytałem tylko, że nie została obrabowana ani też zgwałcona. Nie chodziło więc o pieniądze ani o seks, przynajmniej przy powierzchownej ocenie sprawy. Oceniając powierzchownie? Gdyby została zamordowana w szczególnie sadystyczny sposób, w grę mogłyby wchodzić motywy seksualne. Czy sądzi pan, że coś takiego może się powtórzyć, że będzie następna ofiara? Możliwe. Nie jest jeszcze jasne, jaki był motyw zbrodni. Może był to jakiś osobisty problem między ofiarą a sprawcą, ale także w takim wypadku człowiek, który dopuszcza się czegoś takiego, jest tykającą bombą zegarową. Nie jest to normalny sposób rozwiązywania sporów i waśni między ludźmi. Ale taki wypadek rodzi obawy u każdego, rzekła Jillian. Za każdym razem, kiedy czytam o takich rzeczach, myślę, że to istny cud, kiedy w miarę spokojnie, bez jakichś większych uszczerbków na zdrowiu, uda nam się przemknąć przez życie. Z pewnością będzie to wyjaśnione. Większość zbrodni jest prędzej czy później wyjaśniana. Ale nie wszystkie? Nie wszystkie, przyznał. Odważyła się na kolejną próbę i spytała ostrożnie. Czy dlatego odszedł pan z policji? Bo nie do zniesienia był ciągły kontakt z wszelkimi przejawami najokropniejszej przemocy i przy tym świadomość niedoskonałości organów ścigania? Na jego twarzy znów pojawił się wyraz chłodu i obojętności. Było wiele powodów, odparł wymijająco, a potem wypił swoją wódkę do końca i spojrzał na zegarek. Obawiam się, że musimy wracać do klubu nie dlatego, że mnie tam bardzo ciągnie, ale jak wszyscy zauważą, że tylko nas dwojga brakuje, to zaczną im przychodzić do głowy głupie pomysły. Zdała sobie sprawę, że się w niego bez przerwy wpatruje. Nie w taki sposób, w jaki patrzy się na partnera w rozmowie. Ona po prostu nie mogła oderwać wzroku od jego twarzy. Ludzie naokoło, dźwięki dobiegające do jej uszu, wszystko nagle znalazło się gdzieś daleko, na drugim planie zupełnie, gdyby między resztą świata, a nią i Johnem pojawiła się cienka, nieprzenikalna ściana. To pewnie przez tę wódkę, pomyślała. Wiedziałam, że to za dużo. Jakie pomysły? Spytała nagle i przeraziła się natychmiast wyzywającym tonem swojego głosu. To nie był jej sposób bycia i flirtowania. Ona właściwie nigdy tego nie robiła. Uważała, że każda kobieta sprawia przy tym wrażenie nieco głupkowatej. Myślę, że pani wie odparł John i wstał. Miała wrażenie, że jest nieco zirytowany i nie zareagował na sposób, w jaki próbowała z nim rozmawiać. Może miał ją za prostaczkę, a może za daleko się posunęła, próbując go wypytywać o jego wcześniejszy zawód. W każdym razie znikła owa cienka ściana oddzielająca ich oboje od reszty świata, za którą przez krótki czas byli zupełnie sami. A teraz znowu byli częścią przepełnionej knajpy, gdzie dookoła stali i siedzieli ludzie. Zewsząd dobiegał gwar głosów, śmiechy i dźwięczenie szklanek. Won alkoholu była aż nadto intensywna i mieszała się z zapachem potu i wilgotnych okryć. Kiedy przeciskali się do wyjścia, minęli stolik, przy którym siedział mężczyzna mieszkający przy tej samej ulicy co Gillian. I ona nagle przypomniała sobie jego nazwisko. Segal. Samson Segal. Do widzenia, rzuciła w jego stronę. Skinął głową w odpowiedzi, patrząc na nią uważnie. Dokładnie tak samo jak na początku, kiedy go zauważyła. Z niepokojem spytała samą siebie, czy tak było przez cały czas. Czy on przez cały czas wpatrywał się w nią w taki sposób. Sobota, 5 grudnia. Była sobota, ale nie miało to najmniejszego wpływu na czynności dochodzeniowe. Detektyw inspektor Filder obiecał żonie, że pójdzie z nią do miasta i razem zrobią trochę świątecznych zakupów, lecz potem nagle znów został wezwany na miejsce zbrodni, gdzie Karla Roberts została w tak okrutny sposób pozbawiona życia. Wiedział, że będzie musiał rozczarować żonę, ale w tym dochodzeniu liczyła się każda godzina. Zaciśnięte wargi żony i wyraz twarzy, z jakim zareagowała na jego prośbę o zrozumienie, kazały przypuszczać, że najbliższy weekend nie będzie łatwy i że nastąpi dziś przynajmniej jedna zasadnicza debata, która i tak niczego nie zmieni. Jego pracownicy przeczesali dokładnie dom, w którym została zamordowana Karla. Porozmawiali z mieszkańcami, zadali mnóstwo pytań, zostawili też numery telefonów na wypadek, gdyby się komuś coś przypomniało. Niewiele przy tym zdołano ustalić właściwie nic nikt nie znał Karli osobiście. Jeśli ktoś w ogóle potrafił ją sobie przypomnieć, opisywał ją jako kobietę cichą, zamkniętą w sobie, żyjącą w zupełnej samotności. Jeśli spotykano ją na schodach, to rzadko, a wówczas zawsze bardzo uprzejmie mówiła dzień dobry, ale była zbyt nieśmiała, żeby z kimkolwiek nawiązać bliższy kontakt. Myślę, że rzadko wychodziła z mieszkania, powiedział mężczyzna z szóstego piętra. Miała mnóstwo dziwnych zahamowań i była zapatrzona w siebie, całkowicie osamotniona, jeśli pan o to pyta. Pies z kulawą nogą się nią nie interesował. Filder zastanawiał się, czy właśnie to spowodowało, że padła ofiarą zbrodni. Czy nie było żadnej innej okoliczności, niż ta, że żyła w takiej izolacji, która nie tylko ułatwiła sprawcy dokonanie zbrodni, ale dzięki której zyskał on tak dużą przewagę czasową, zanim policja rozpoczęła czynności śledcze. Jeśli sprawca cokolwiek wiedział na temat życia Carly Roberts, to miał w swój czyn wkalkulowany fakt, że jej zwłoki nie będą zbyt szybko znalezione i może długo potrwać, zanim ktoś zauważy jej zniknięcie. Ogromna przewaga sprawcy. Czas, który upłynął zanim ruszyła policyjna machina, pracował na jego korzyść i przeciwko policji. Zupełnie jak w ubiegłą środę w mieszkaniu Kiry Jones, Filder pomyślał, sprawca nie miał nic akurat przeciwko Carly Roberts, on miał po prostu problem z kobietami i wyszukiwał sobie takie, które niejako ułatwiały mu zadanie. Taka możliwość była w istocie najgorsza ze wszystkich. Bo jeśli nie istniały żadne osobiste powiązania między Karlą Roberts a jej mordercą, choćby sięgające daleko w przeszłość, szukanie mordercy stawało się teraz błądzeniem we mgle. Pozostawała więc jedna istotna okoliczność: Karla sama wpuściła swego mordercę do domu. Tu był cień nadziei na dalszy postęp śledztwa. Jedyne, co wskazywało na to, że ona, być może całkiem przelotnie, go znała. Detektyw sierżant Christy McMurrow podeszła do Fildera, kiedy ten wreszcie znalazł miejsce do zaparkowania samochodu i wysiadł. Filder lubił Christy, bo była bardzo zaangażowana w pracę i przyznawała jej absolutny priorytet w swoim życiu. Christy była dyspozycyjna dzień i noc, była ambitna i pełna zapału wprost paliła się do pracy. W dodatku Filder uważał, że była niesłychanie atrakcyjną kobietą, choć wiedział, że o tym nawet nie wolno mu myśleć. Zadzwonił do nas dozorca domu, ser, powiedziała, i myślę, że powinien pan coś obejrzeć. Dozorca, niewysoki, krępy mężczyzna z twarzą o niezdrowej, czerwonej barwie, stał przed wejściem i z wrażenia osiągnął już niemal stan hiperwentylacji. Filder znał tego człowieka. Wypytywał go o windę w bloku zaraz po rozmowie z Kiron Jones. Zgodnie ze zeznaniami dozorcy nie mogło być tak, że winda jechała na któreś piętro bez wezwania. Jeśli Karla Roberts słyszała windę dziwnie często wjeżdżającą na jej piętro, to znaczy, że ktoś ją tam wezwał lub wysłał z dołu, albo wjeżdżał windą na górę i potem z niej nie wysiadał. Co rzeczywiście, uważał Filder, mogło robić bardzo dziwne wrażenie. Odkryłem, że z tymi drzwiami coś nie gra, inspektorze, powiedział dozorca, gdy tylko zobaczył fildera. Wskazał na oszklone drzwi wejściowe do bloku. I nie rozumiem, jak mogłem tego dotychczas nie zauważyć. Gdzieś tak już od dłuższego czasu można je było otworzyć, tylko popychając. Raz czy dwa razy pomyślałem, że to po prostu niedbalstwo, bo ludziom nie chce się zamykać porządnie drzwi. Ale dziś przyszło mi do głowy, że to może wcale nie być niedbalstwo i wtedy zadzwoniłem do pana pracownicy. To była właściwa decyzja! zapewnił go filder. Spojrzał uważnie na drzwi, pomyślał o tym, co mówiła Kira Jones. Drzwi na dole były otwarte, kiedy przychodziła odwiedzić matkę. Dlaczego dziś przyszło panu do głowy, że być może nie chodzi tu o to, jak pan to nazywa, niedbalstwo? spytał. Dozorca sprawiał wrażenie poruszonego bo zacząłem o tym rozmyślać. To znaczy po tej okropnej historii człowiek stale zadaje sobie pytania, no i nagle pomyślałem, że to niemożliwe. To z drzwiami. One mają sprężynę i jeśli się wchodzi do środka i zatrzaskuje drzwi, to zamek sam się zamyka. Zawsze. Trzeba być bardzo uważnym, jeśli się nie chce do tego dopuścić, to znaczy chce się, żeby pozostały otwarte, rozumie pan? Wtedy pojąłem, jaki byłem głupi. Te drzwi nigdy nie były zamknięte, jak gdyby każdy, kto wchodził do bloku, tylko je ostrożnie przymykał. A po co ludzie mieliby to robić? To byłoby absurdalne. Istotnie, przyznał inspektor Filder. A więc mechanizm sprężyny jest uszkodzony. Dozorca przytaknął. Tak. Drzwi zamykają się tak powoli, że zamek się nie zatrzaskuje. Od kiedy tak jest? Albo dokładniej, kiedy pan to zauważył? Niedługo może od czterech tygodni? Filder zwrócił się do Christy. Jeden z naszych techników musi sprawdzić, co jest powodem tego defektu czy to zwykłe zużycie materiału, czy też ktoś tu coś majstrował. W porządku. Załóżmy, że ktoś majstrował przy drzwiach. Może wówczas bez problemu wchodzić i wychodzić. Obserwuje Karle Roberts, terroryzuje ją trochę w taki sposób, że po prostu wysyła windę na górę i kiedyś idzie wreszcie do jej drzwi, dzwoni, a ona wpuszcza go do środka. Czy ona by to zrobiła? To znaczy, czy otworzyłaby komuś drzwi, kiedy była taka zupełnie sama na górze? Mogło być tak, że spotkała sprawcę raz czy dwa razy w samym bloku. Stwierdziła Christi. Nie wiedząc, że on od czasu do czasu zakrada się do środka i krąży sobie po piętrach. Może uważała go za jednego z lokatorów. Komuś z bloku można przecież otworzyć drzwi, prawda? Choć akurat w takim bloku, gdzie ludzie się właściwie nie znają, mogło to być czymś w rodzaju obosiecznej broni. Filder przytaknął z roztargnieniem. Zbyt wiele było w tej sprawie niewyjaśnionych pytań. Ciągle jeszcze nie udało im się znaleźć byłego męża karli. A jeśli on rzeczywiście od lat mieszkał za granicą, możliwe, że gdzieś na drugiej półkuli, to poszukiwania będą bardzo trudne. W każdym razie, w takim przypadku najprawdopodobniej nie ma nic wspólnego ze śmiercią byłej żony. Także próby znalezienia jego ówczesnej kochanki spełzły na niczym. Ustalono jej tożsamość, ale pod ostatnio znanym adresem nie mieszkała już od lat. Filder przypuszczał, że może wyjechała za granicę z kochankiem. Potarł podbródek zmęczonym gestem. Musimy koniecznie spróbować ustalić coś na temat prywatnego życia Carly Roberts. Nie może przecież być tak, że nie ma absolutnie nikogo, z kim by rozmawiała, spotykała się albo chodziła do kina. Ma już pani coś na ten temat? Jeszcze nie musiała przyznać Christy. Córka wie tak mało na temat życia swojej matki, że też niewiele mogła nam pomóc. Ale mam notatnik z adresami zmarłej i jest tam kilka nazwisk, które muszę sprawdzić. Według córki są to głównie pracownicy drogerii, w której kiedyś pracowała jej matka. Może dzięki tym osobom ruszymy choć trochę do przodu. Niech pani spróbuje, powiedział Filder. Z jakiegoś powodu czuł, że nie należy sobie potem zbyt wiele obiecywać. Koledzy karli z dawnego miejsca pracy, w którym nie pracowała już od lat. Czego tu można się było spodziewać? Nie powinien jednak komplikować sprawy, zniechęcając do działania swoją najlepszą pracownicę. Poniedziałek, 7 grudnia. Czy rzeczywiście próbowałaś porozmawiać z Beki tak naprawdę szczerze? spytała Tara. To znaczy, w taki sposób, żeby zrozumiała, że traktujesz ją poważnie. Widocznie ona czuje się przez ciebie jakoś ograniczana, traktowana jak dziecko. Dlatego się buntuje i z czasem będzie jeszcze gorzej. Powinnyście znaleźć taki sposób rozmowy, żeby nie kłócić się dzień w dzień. Tara. Możliwe, że traktuje ją jak dziecko, ale ona jest dzieckiem. Ma dwanaście lat. Wiem, że jej się zdaje, że jest już dorosła, ale tu niestety się myli. Dziś dziewczynki w wieku dwunastu lat są bardziej dojrzałe niż za naszych czasów. Nie mówię, że nagle masz jej zacząć pozwalać na wszystko, na co ma ochotę, ale nie powinnaś lekceważyć jej problemów. Nie lekceważę, ale kiedy próbuję wyjaśnić jej mój punkt widzenia, to od razu zaczyna się kłótnia, wyjaśniała Jillian. Niestety z jej strony nie mogę się doczekać choćby najmniejszej gotowości, żeby spojrzeć na wszystko także z mojego punktu widzenia. Dlatego ciągle się kłócimy. A ty byłaś w stanie to zrobić, kiedy miałaś dwanaście lat? spytała Tara. Czy potrafiłaś wtedy wczuć się w emocje, zmartwienia i potrzeby Twojej matki? Siedziały obie w kuchni. Był poniedziałek, późne popołudnie. Becky zaraz po szkole poszła z Darcy do niej do domu. Gillian pracowała do wczesnego popołudnia, męcząc się w firmie ze szczególnie niesympatycznym i niezadowolonym nowym klientem. Potem pojechała na zakupy i właśnie przyniosła do kuchni niezliczone torby i torebki z jedzeniem, karmą i żwirkiem dla kota, kiedy zadzwoniła Tara. Miała za sobą rozmowę z jakimś świadkiem odgrywającym kluczową rolę w sprawie, która właśnie znalazła się na jej biurku, a że w drodze powrotnej jechała niemal tuż koło domu, Jillian postanowiła wstąpić na chwilę. Krótko potem stała już w drzwiach, jak zawsze zestresowana, ale przy tym chłodna i bardzo elegancka w ciemnoniebieskim garniturze, beżowych kozaczkach i dopasowanym do całości płaszczu. Zabiegana Jillian, która w pośpiechu wypakowała zakupy i właśnie nakarmiła bardzo już niezadowolonego czaka, wydała się samej sobie kimś, kto nie sięga tarze do pięt. A jak Becky dogaduje się z Tomem? spytała Tara. Z Tomem? Znakomicie, odparła Jillian. Ale to żaden cud. On bywa w domu bardzo rzadko i już choćby dlatego przez ten czas, który z nią spędza, może bez trudu odgrywać rolę wymarzonego, najwspanialszego tatusia, który jej na wszystko pozwala i razem z nią robi wszystkie możliwe bzdury. A dzień powszedni, pełen wszelakiego rodzaju pułapek, należy do mnie. Tara przyjrzała jej się uważnie. A jak jest między wami, to znaczy między tobą i tomem? Jillian westchnęła głęboko. Nie za dobrze. To znaczy. Właściwie nie jest źle. Nie jest tak, że się kłócimy, tylko niewiele z sobą rozmawiamy. On, jak już mówiłam, rzadko tu bywa. Żyje naszą firmą i klubem tenisowym, poza tym nie zostaje mu już na nic zbyt wiele czasu. Ciągle jeszcze jest takim fanatycznym sportowcem? No, z tym jest coraz gorzej. Przyjeżdża do domu, przebiera się i zaraz wyjeżdża. Inni wolą wypić parę szklanek piwa, żeby się odprężyć po pracy, a on musi się wyszaleć. Już wolałabym piwo, szczerze mówiąc, bo wtedy siedziałby więcej w domu. Ale dla niego istnieje tylko sport. Musi oczywiście brać udział w posiedzeniach związku i innych spotkaniach, także w przygotowaniach do turniejów. A w każdy wtorek spotykają się jeszcze dodatkowo całą grupą. Czasami mi się wydaje, że mogłabym leżeć na łożu śmierci, a on i tak nie opuściłby żadnego spotkania. Nawet nie wiem, czy rzeczywiście lubi tam chodzić, ale to już tak weszło w zwyczaj, że reszta pewnie zareagowałaby na czyjąś nieobecność najwyższym zdumieniem. A może mogłabyś mu towarzyszyć? Tak, mogłabym, ale ja nie gram w tenisa, a oni nie mówią o niczym innym. Poza tym niechętnie zostawiam Becky samą. W każdym razie nie wieczorem. Tara się uśmiechnęła. Niezła z ciebie, kwoka, powiedziała, ale zabrzmiało to życzliwie, więc Gillian uśmiechnęła się do niej. Tara i Gillian poznały się kiedyś w Londynie na kursie francuskiego, w którym pięć lat temu obie brały udział. Gillian chciała wtedy poprawić swój szkolny francuski i zgłosiła się do szkoły językowej. A Tara, po kilku latach pracy jako adwokat w Manchesterze, dostała właśnie pracę w londyńskiej prokuraturze i akurat pierwsza sprawa, jaka znalazła się na jej biurku, wymagała lepszej znajomości francuskiego niż ta, którą dysponowała. Typowe dla niej było, że po tym doświadczeniu natychmiast poszukała sobie odpowiedniego kursu. Siedziały na zajęciach obok siebie i natychmiast się polubiły. Od tego czasu były zaprzyjaźnione. Ale nie wchodzi w grę, że tom. Nie miej mi za złe, dobrze? Nie jest możliwe, że on ma jakiś romans? Tom! Nigdy w życiu! odpowiedziała przerażona Gillian. I dokładnie w tym momencie wydarzyły się dwie rzeczy. Zadzwonił telefon, a przymocowany na kuchennym oknie świąteczny łańcuch ze światełkami, który był połączony z zegarem sterującym, niespodziewanie się włączył. O Boże, powiedziała Tara, uśmiechając się kwaśno, bo uważała Boże Narodzenie za okropne święta. Przepraszam, rzekła Gillian i podeszła do telefonu, który znajdował się na korytarzu. Gillian Ward odezwała się, podnosząc słuchawkę. John Barton, nie przeszkadzam? Zaskoczyło ją, że na sam dźwięk jego głosu poczuła osobliwe łaskotanie gdzieś w brzuchu. Coś dziwnego, jakby skurczyło się w jej wnętrzu, w taki sposób, w jaki dawno nie było jej dane tego przeżyć. Mimo woli przypomniała sobie słowa tamtej kobiety na imprezie Bożonarodzeniowej. Kiedy go widzę, muszę zawsze uważać, żeby w mojej głowie nie rozwinęły się jakieś nieprzyzwoite fantazje erotyczne. Dlaczego akurat teraz? spytała sama u siebie w następnej chwili. – Nie – odpowiedziała. – Nie przeszkadza pan w ogóle. Chciałem się dowiedzieć, czy dotarła pani w piątek bez problemów do domu. – O tak, dziękuję. Dotarłam bez problemu. Poczekała chwilę. Wydało jej się, że jej głos brzmi nienaturalnie i uświadomiła sobie, że Tara w kuchni uważnie się przysłuchiwała. – I chciałem jeszcze pani powiedzieć – mówił dalej Barton – że w środę wieczorem znów będę w Halfway House – Gdyby miała pani ochotę spotkać się tam ze mną, bardzo bym się ucieszył. Była zaskoczona. W piątek za dużo wypiła i próbowała z nim flirtować, co było upokarzające. Miała wrażenie, że go zirytowała, ale przez weekend doszła do uspokajającego wniosku, że między nimi nie będzie nigdy nic więcej. Choć był trenerem Becky. Do tej pory przy odbieraniu bądź przywożeniu Beki na treningi nie doszło między nimi do żadnej bardziej osobistej rozmowy i nigdy nie stanowiło to problemu, choćby dlatego, że w tym czasie Barton był zwykle otoczony wianuszkiem innych matek i nie można się było do niego dopchać. I tak będzie również w przyszłości. Piątek był zwykłą pomyłką, o której należało jak najszybciej zapomnieć. Płakała, za dużo wypiła i flirtowała z nim. Wszystko było z sobą powiązane. Barton z pewnością umiał to właściwie ocenić. A jeśli nie, to i tak wszystko jedno. W środę, powtórzyła. Tak, będę tam około dziewiętnastej, po treningu z grupą młodzieżową. Becky należała do grupy dzieci, nie do młodzieżowej. W środę nie chodziła na treningi. Ja nie jestem pewna. Może się pani zastanowić, powiedział Barton. Ja i tak tam pójdę, a pani może się zdecydować w ostatniej chwili przyszło jej do głowy jedno pytanie. Dlaczego? Dlaczego co? Trudno było rozmawiać w obecności Tary, ale Gillian nie chciała dłużej mówić urywanymi pojedynczymi słowami. John Barton pewnie pomyślał, że nie potrafi sklecić jednego porządnego zdania. Dlaczego chce się pan ze mną spotkać? Uważam panią za interesującą kobietę, odparł. Milczała. Jak do cholery należało się zachować w takiej sytuacji? Zastanowię się, powiedziała w końcu. Okej, okay, odpowiedział Barton. Miała wrażenie, że był pewien, że ona przyjdzie. A więc być może na razie? Powiedziała, a on odparł: na razie. I odłożył słuchawkę. Nie powiedział: być może. Jesteś bardzo pewny siebie, pomyślała. A Tara oczywiście natychmiast spytała Kto to był? Oczywiście nie chce cię peszyć, Jillian, ale miałaś taki dźwięczący głos A jeszcze teraz masz zaczerwienione policzki Co się dzieje? To był trener piłki ręcznej Becky, John Barton I co? Chce się ze mną spotkać w środę wieczór Tara spojrzała na nią uważnie Czy jest coś, o czym chcesz mi powiedzieć? Jillian przystanęła sama czuła, że jej twarz wprost płonęła. Jeszcze nie, jeszcze nie ma niczego, o czym mogłabym opowiadać. A czy w ogóle coś takiego będzie, nie mam pojęcia. Hm, Tara odparła nieprzekonana. Zupełnie nie sprawiała też wrażenia, że wierzy w nieszkodliwość i niewinność tej historii. Pojęła jednak, że w tej chwili niczego się już nie dowie. Spojrzała na zegarek, wzięła torebkę i wstała. Muszę niestety jechać. Mam jeszcze jedno spotkanie. Jakaś ciężka sprawa? Ujdzie. Tara znów popatrzyła na Jillian przenikliwie. Pójdziesz tam? W środę? Spytała. Jillian wzruszyła ramionami. Jeszcze nie wiem. A gdyby. mogłabym powiedzieć Tomowi, że poszłam do ciebie? Tara uśmiechnęła się nieco złośliwie. Jasne. Zapewnię ci w każdej chwili alibi, tylko daj mi po prostu znać. Gillian odprowadziła ją do drzwi. Zastanawiała się, czy to był pierwszy krok w kierunku oszustwa i czy ona już go zrobiła, jeśli poprosi się przyjaciółkę, żeby potwierdziła spotkanie, którego naprawdę nie będzie, bo zamiast tego idzie się gdzieś z innym mężczyzną. Na dworze było zupełnie ciemno i zimno. Wszystkie domy na ulicy były już świątecznie przystrojone. Przeróżne lampki błyskały, migotały i świeciły, błyszczały srebrne łańcuchy. Jeśli chodzi o beki, dodała Tara. Nie poddawaj się. Nie jestem psychologiem, ale wyobrażam sobie, że ona w tej sytuacji między wami też cierpi. Widać wyraźnie, że jesteś niezadowolona i nieszczęśliwa. a ona tego nie chce. Dzieci wolą wesołe i radosne matki. Ale... ale matki nie zawsze mogą być radosne i także z tym dzieci uczą się sobie radzić. Mam nadzieję. Myślę, że trochę dystansu dobrze nam zrobił. Po świętach Becky aż do końca stycznia będzie jak zwykle u moich rodziców, i wtedy będziemy miały od siebie wolne na jakiś czas. Był to coroczny zwyczaj jeszcze z czasów, kiedy Tom i Gillian chodzili na sylwestrowe bale i także w tym okresie wyjeżdżali, czego jednak już od dawna nie robili. Nie myśl tylko o niej, pomyśl też o sobie, poprosiła Tara. W świetle latarni Gillian dostrzegła wyraz twarzy przyjaciółki. Sprawiała wrażenie naprawdę zatroskanej. Jakiś mężczyzna przeszedł powoli ulicą wzdłuż płotu, spojrzał krótko na obie kobiety i poszedł dalej. Tara potrząsnęła głową, mówiąc: Ten znowu tutaj. Jak to znowu? Ach, włóczył się tu także wtedy, kiedy przyjechałam. Jesteś pewna? Teraz jest tak ciemno. Mimo to rozpoznałam jego twarz. Przedtem też tu tkwił. Gillian spojrzała w kierunku oddalającego się mężczyzny. To mógł być Samson Segal, stwierdziła. Spotykała go czasami, kiedy wychodziła z domu i wydawało jej się teraz, że rozpoznała go po sposobie chodzenia. Jest sympatyczny i zupełnie nieszkodliwy. Mieszka na drugim końcu ulicy. I chodzi do niewłaściwych knajp i widział cię z Johnem Bartonem. Pomyśl o licznych zbrodniach, do których codziennie dochodzi, ostrzegła ją Tara. Na tej planecie pełno jest różnych podejrzanych typów. Gilian musiała się roześmiać. Przy twoim zawodzie też bym tak na to patrzyła. W każdym razie bądź ostrożna, poprosiła znów tara i otworzyła drzwi swojego ciemnozielonego jaguara. Gilian popatrzyła za nią z westchnieniem, po czym włożyła buty i płaszcz. Postanowiła pojechać po córkę do jej przyjaciółki Darcy, nawet gdyby miało to oznaczać kolejną kłótnię i odrzucenie z jej strony. Czy Gilian rzeczywiście przesadzała i była nadopiekuńcza? Zdaniem Becky z pewnością, ale świat był miejscem niebezpiecznym. Tu Tara miała rację. A kto jak kto, ale ona wiedziała o tym na pewno. Lepiej unikać ryzyka. Gillian ruszyła w drogę. Wtorek 8 grudnia. Kupił kiełbaski oraz trochę krakersów dla psów i rzeczywiście udało mu się sprowadzić psa z drogi, którą zwykle biegał. Znał dokładnie szlaki, którymi biegał pies, i także tego ranka nie zaszła w tym żadna zmiana. Pies pobiegł właśnie w dół na łąkę, a jego pani w ogóle nie było jeszcze widać. Samson wiedział, że pies miał tam mniej więcej dziesięć minut na zabawę, a potem z za drzew wyjdzie jego młoda pani. Ukryty za pozbawionymi liści krzakami, oderwał zębami zielony pasek na opakowaniu, wziął do ręki kawałek kiełbasy i wabił psa jak umiał najlepiej. Chodź, piesku, no chodź, mam coś smacznego do jedzenia. Niestety nie wiedział, jak pies ma na imię, nigdy nie słyszał, jak jego właścicielka go wołała. Pozostawała mu tylko nadzieja, że ciekawość zwierzęcia będzie silniejsza niż obawa przed obcym i że zapach mięsa zrobi swoje. I rzeczywiście pies machając ogonem skoczył w jego stronę i powitał go jak kogoś dobrze sobie znanego. Połknął kiełbasę, nawet jej nie gryząc, i pobiegł za obcym mężczyzną, pełen radosnego oczekiwania. Samson, idąc, zrobił wielki łuk i wyszedł na łąkę w innej stronie parku. Nie wolno mu było dopuścić do tego, żeby ktoś go zobaczył z psem. Z daleka usłyszał, jak ona woła. — Jess! Hej, Jazz, gdzie jesteś? A więc Jess. Wreszcie to wielkie, kudłate zwierzę miało swoje imię. Jess nadstawił uszu i odwrócił głowę. Samson wziął więc do ręki kolejną kiełbasę, mówiąc — Jess, masz kiełbaskę! łakomstwo psa zwyciężyło i Jess pobiegł dalej za Samsonem, a po chwili Samson odważył się też chwycić zwierzę za obroże na szyi i poprowadzić je za sobą. Dotarli w ten sposób aż do końca wielkiej łąki i przeszli przez ulicę, aby potem iść dalej wzdłuż rozległego pola golfowego, dokładnie w tym kierunku, z którego przyszli. Samson sądził że właścicielka Jeza będzie go szukać raczej w dole nad rzeką bo wiedział że po raz ostatni widziała psa biegnącego właśnie w tym kierunku i tam znikającego z pewnością obawiała się że pies będzie chciał przebiec ruchliwe skrzyżowanie na dole przy esplanade i może przy tym paść ofiarą ruchu drogowego to też samson wolał pokręcić się jakiś czas koło klubu golfowego i potem pójść na plażę przed nim był długi zimny dzień Grudzień z pewnością nie był najlepszym miesiącem na tego rodzaju akcje, ale czy mógł sobie pozwolić na to, żeby trwonić cenny czas i czekać aż do lata? Samson wziął sobie do serca rozmowę z Bartkiem i nie chciał już jak wariat po prostu stać, czekać jak ktoś, kto oddala się od rzeczywistego świata i ściga absurdalne marzenia. Coś musiał zrobić być po prostu aktywny. Tu Bartek rzeczywiście miał rację. Pomysł z Jazzem przyszedł mu do głowy dwie noce wcześniej i Samson uważał, że był to pomysł genialny. Porwać psa, trzy czwarte dnia powłóczyć się z nim gdzieś, a potem oddać go zrozpaczonej właścicielce. Wyjaśnić, że go gdzieś złapał. Ona zareaguje zapewne z wdzięcznością i ulgą i może zaprosi go na kawę. I może z tego będzie coś więcej. Jazz zjadł już drugą kiełbasę oraz wszystkie krakersy i zrobił się niespokojny. Było wyraźnie widać, że chce zawrócić. Samson w końcu wyciągnął pasek ze spodni i przeciągnął go przez obroże, żeby mieć coś w rodzaju smyczy. Cały czas przemawiał uspokajająco do psa. Pójdziemy w końcu do ciebie do domu, nie martw się. Twoja pani szuka cię teraz i denerwuje się. Jest mi z tego powodu tak samo przykro jak tobie. Ale, jak myślisz, ona na pewno będzie się bardzo cieszyć, kiedy wreszcie obaj staniemy przed jej drzwiami, prawda? Może mnie wtedy też polubi. Mnie jeszcze nigdy żadna kobieta nie lubiła, wiesz? Jess słuchał uważnie i machał ogonem. Fajnie jest tak po prostu rozmawiać z psem, stwierdził Samson. Pies miał w oczach wyraz takiej koncentracji, jak gdyby rzeczywiście rozumiał, o co tu chodzi. I można było mieć pewność, że nie będzie kpić i śmiać się bez względu na to, z czego mu się zwierzy. I nie będzie zdradzał niczyich tajemnic. Zawsze chciałem mieć psa powiedział głośno Samson. Ale moi rodzice byli temu przeciwni, a teraz przeciwna jest Mili. Poczuł nienawiść, zupełnie jak mały, gorący płomień gdzieś w brzuchu, kiedy tylko wymówił imię bratowej. Mili, która była tak zimna i wiecznie niezadowolona, która na każdym kroku dawała mu do zrozumienia, za kogo go uważa za nieudacznika, kogoś męczącego, zbędnego, kto niczego nie zdoła w życiu osiągnąć. Mili wszystkim u nas rządzi, zwierzał się samson psu. A przy tym dom należy do mnie i mojego brata. Ale niestety, Gejwin jest całkowicie pod jej pantoflem. Nie mogę doprawdy pojąć, jak on mógł się ożenić z taką wredną jędzą. No, choć dawniej była nawet dość atrakcyjna. Gejwin nigdy nie miał problemów z kobietami. Nie był co prawda mężczyzną, na którego leciały wszystkie, ale nie był też kimś, kogo omijałyby szerokim łukiem. Jakoś wszystko u niego przebiegało dosyć normalnie. Nic nie rzucało się w oczy po prostu. Gavin był przeciętny pod każdym względem. Samson wiedział, że większość ludzi irytowało określenie przeciętny. Ale nikt nie miał pojęcia, jak to jest być kimś, komu nic się nie udawało i kto czuł się stale deptany przez wszystkich. Kimś, kto właśnie był poniżej przeciętności. Twoja pani jest śliczna. Tak uważam powiedział do Jeza. Nie podoba mi się tak jak Jillian, ale Jillian jest już niestety mężatką. Jess wydał z siebie głośny hał. Samson pogłaskał go po kudłatej głowie. Twoja pani dotychczas wcale mnie nie dostrzegała. Ale może to się zmieni już dzisiaj. Naprawdę nie musisz się obawiać. Dziś wieczorem znów ją zobaczysz. Dotarli już do parkingu koło klubu golfowego. Stało tam tylko jedno auto. Poza nim cały parking był zupełnie pusty w ten zimny wczesny poranek. Tylko dlatego Samson odważył się na spacer wokół budynku klubu. Nie było w nim nikogo. Wszystkie okna były ciemne. Na drzwiach wejściowych wisiał wielki plakat informujący o wielkim balu świątecznym, który miał się odbyć już w najbliższą sobotę. Organizatorem balu, co było wypisane na plakacie wielkimi czerwonymi literami, był znany londyński adwokat Logan Stanford. Najważniejszym punktem balu miała być loteria Tombola, z której dochód miał być przeznaczony dla rosyjskich dzieci ulicy. Samson znał Logana Stanforda. Nie osobiście rzecz jasna, znał go z licznych plotkarskich gazet, które tak lubiła czytać Mili i które leżały w domu dosłownie wszędzie. Stanford był adwokatem odnoszącym wielkie sukcesy, który w dodatku miał znakomite stosunki ze wszystkimi bogatymi i wpływowymi ludźmi w kraju, nawet z tymi z Downing Street dysponował tym co najważniejsze, żeby stać się znanym, wpływami i pieniędzmi. A znany był także dzięki licznym imprezom charytatywnym, które organizował w całym kraju. Z tego powodu nosił nawet przezwisko Miłosierny Stanford i robił wszystko, żeby miało ono swoje uzasadnienie. Gromadził liczne i sute darowizny i faktycznie przekazywał je na rzecz wszystkich potrzebujących pomocy na świecie. A jednak Samson miał do niego jakieś zastrzeżenia, kiedy na kolorowych okładkach widział jego twarz krzyczącą Hello. Stanford robił na nim wrażenie bezkrytycznego, zadufanego i zapatrzonego przede wszystkim w siebie. A jego goście? Te ogromne tłumy, twarze po licznych liftingach, zastygłe maski z botoksu, drogie wieczorowe suknie, migocząca biżuteria, szampan na każde skinienie. To towarzystwo celebrowało przede wszystkim samo siebie. Ale koniec końców w efekcie znajdowały się pieniądze dla tych, którym nie powodziło się tak dobrze jak brytyjskiej upper Class. No i co z tego? — odparła Mili, kiedy raz odważył się wyrazić swoje zdanie w tej sprawie. Gdzie jest problem? Oni przynajmniej coś robią, a jeśli jeszcze sprawia im to w dodatku przyjemność, to komu to przeszkadza? Nie potrafił jednak dokładnie określić, co go w tym raziło. Może było to przeświadczenie, że w gruncie rzeczy tym ludziom nie chodziło o biedę na świecie, tylko przede wszystkim o coś w rodzaju autopromocji. Jakoś nie mógł znaleźć związku między problemami rosyjskich dzieci ulicy a operowanymi w salonach piękności małżonkami ludzi, którzy znajdowali się na liście 10 tysięcy najbogatszych przedsiębiorców w Anglii. Ale może to był nonsens. Może ostatecznie rzeczywiście chodziło tylko o wynik, a nie o to, czy wszyscy biorący w tym udział mieli dobre intencje, czyste serca i z przekonaniem oddawali się działalności charytatywnej. Tu Mili faktycznie miała rację, przynajmniej coś robili. Samson dłuższą chwilę włóczył się w pobliżu budynku klubu golfowego i po parkingu, a potem odważył się w końcu zejść w dół ku rzece. Oczywiście cały czas istniało ryzyko, że natknie się na odchodzącą od zmysłów właścicielkę psa, ale niczym mu to nie groziło. W takim wypadku twierdziłby, że złapał psa i był właśnie w drodze do siebie, do domu. Dotarł na plażę, nie niepokojony przez nikogo. Piasek był mokry i ciężki, a mgła wisiała nisko nad wodą wespół z ciemnymi chmurami. Nawet krzyk mew wydawał się przytłumiony. Nie było już tak zimno jak przed kilkoma dniami, ale samson odbierał wilgoć jako coś gorszego od zimna. To właśnie wilgoć, niepostrzeżenie, zakradała się pod ubranie, docierając aż do szpiku kości. Pod jej działaniem człowiek nie tylko marzł, ale był osłabiony. Szli wzdłuż plaży, mijając puste, pozamykane domki plażowe z kolorowymi fasadami i drewnianymi ozdobami na dachach. Dookoła nie było żywej duszy. Jess wydawał się pogodzony z nową sytuacją. Dreptał obok Samsona, co chwila węszył wśród śmierdzących, wyrzuconych przez rzekę przedmiotów i podnosił tylną łapę, kiedy coś jego zdaniem pachniało interesująco. Wyglądało na to, że jest dobrej myśli. Samson miał ochotę sam siebie spoliczkować za to, że nie przyszło mu do głowy, żeby zaparkować gdzieś tutaj swoje auto, w którym mógłby się od czasu do czasu ogrzać. Założył, że będzie czekać do późnego popołudnia, zanim pójdzie oddać psa. Im bardziej zdenerwowana i przestraszona będzie właścicielka jazza, tym większa będzie jej wdzięczność. Ale on, Samson, do tego czasu niechybnie złapie grypę. Sam siebie zrobiłem w konia, a chciałem być przebiegły. No typowe. Po jakimś czasie, który wydawał mu się wiecznością, dotarli do miejsca, gdzie ta miza uchodziła do Morza Północnego. Tu właśnie koło Shoe ciągnęły się przepiękne plaże i rozległe łąki, a między nimi można było zobaczyć stare fortyfikacje, za pomocą których Anglia szykowała się w czasie ostatniej wojny do odparcia ewentualnej ofensywy niemieckiej. Samson znał te okolice. Gavin i on jako dzieci często się tutaj bawili, choć to miejsce było dosyć oddalone od Torp Bay. Gavin przyprowadzał tu swoich przyjaciół, a Samsonowi też wolno było brać udział we wspólnych zabawach, bo przy tym upierała się jego matka. Inne dzieci, co prawda, trochę szemrały, ale w końcu się godziły. Już wówczas Samson dowiedział się, co to znaczy być nielubianym, nieakceptowanym. Myślał teraz o tym, co przedtem, jeszcze przy klubie golfowym, powiedział do Jeza wydawało się, że od tej chwili upłynęły całe godziny że jego pani bardzo mu się podoba dlaczego w ogóle przyszło mu do głowy, że musi wyjaśniać to Jezowi? Bo tak naprawdę on wcale tak nie uważał? No dobrze, nie można było powiedzieć, że nie była piękna. Ale mówiąc uczciwie, na jej widok serce nie biło mu szybciej niż zwykle i nie była kobietą, wokół której krążyły jego myśli, kiedy wieczorem leżał w łóżku, w słabym świetle latarni wpatrywał się w sufit i centymetr po centymetrze znów oglądał znaną od lat strukturę tynku, jego drobnych pęknięć i plam. Była tylko jedyną kobietą w sąsiedztwie, która była w jego wieku, która w dodatku najwyraźniej nie była w jakimś stałym związku. Oczywiście Bartek znów uniesie w zdumieniu brwi do góry i spyta dlaczego do diabła on się tak ogranicza? Dlaczego? Jedyna pasująca do niego kobieta, którą zauważył w czasie swych wędrówek po ulicach, była dla niego najwyraźniej jedyną kobietą na świecie. Bartek zaraz wspomniałby o internecie i o innych możliwościach. Sprytnie, bardzo sprytnie, jak gdyby Samson już sam na to dawno nie wpadł. Nawet poznał w ten sposób kilka kobiet. Wszystkie spotkania wspominał jako męczące. Niektóre jako pełne udręki. Nie miał pojęcia, co ma robić, żeby zainteresować sobą jakąś kobietę. I zawsze po kilku minutach dostrzegał, jakiego vis-a-vis zaczyna się nudzić. I wtedy jąkał się jeszcze bardziej i próbował mówić na najbardziej niemożliwe tematy. A gdy kobiety dowiadywały się, że mieszka z bratem i jego żoną, to dawały drapaka niemal dosłownie. Fakt, że był bezrobotnym, jeszcze tylko pogarszał sprawę. Opuścili plażę. Przeszli przez wielki parking koło klubu golfowego, latem zawsze zastawiony autami, a teraz zupełnie pusty i skierowali się w stronę Gunners Park, rozległego terenu, który mimo licznych krzyżujących się tam dróg był zachowany w pierwotnym stanie i niemal nietknięty ręką człowieka. Łąki, pola, lasy, rozległe przestrzenie porośnięte trawą ciągnęły się daleko i swobodnie docierał tu wiatr z nadmorza północnego. Park, którego pewne części były niedostępne dla publiczności, stanowił rezerwat przyrody i był rajem dla gnieżdżących się tu licznych gatunków ptactwa. Był też ulubionym celem wycieczek mieszkańców okolicznych miast. Samson w szkolnych czasach był tu na wielu szkolnych wycieczkach, kończących się zwykle imprezą i grillowaniem. Nad ogniskami pieczono kiełbaski, w przyniesionych plastikowych opakowaniach były różnego rodzaju sałatki, a w butelkach sok jabłkowy. Podczas takich wycieczek wszyscy znakomicie się bawili i cieszyli dniem, który dane im było tu spędzić i tylko Samson niecierpliwie wyczekiwał końca imprezy bo pośrodku tego tłumu rozbawionych ludzi czuł się wyizolowany siedział sam ze swoim pieczołowicie zapakowanym przez matkę plecakiem widział że sposób w jaki matka wyposażała go na takie wycieczki świadczył o tym jak bardzo go kochała i jak bardzo pragnęła żeby syn spędził w parku przyjemne chwile ale to pragnienie z każdym rokiem stawało się coraz bardziej nierealne. Kiedy był małym dzieckiem, jego matka była w stanie zmusić inne dzieci, żeby się o niego troszczyły. Ale w starszych klasach szkoły podstawowej przestawało to działać, a już ostatecznie przestało, kiedy stał się pryszczatym nastolatkiem. I w jego kontaktach z dziewczynami, matka też nie mogła mu pomóc. Usiadł na ławce, a Jess przycupnął u jego stóp. Mgła otoczyła ich ze wszystkich stron i skutecznie ograniczała widoczność. Może znikło gdzieś w gęstym, mokrym welonie. Samson myślał o Gillian Ward. Właściwie od pewnego czasu myślał tylko o Gillian Ward i to w sposób, w jaki nie należało myśleć o zamężnej kobiecie. Poprzedniego dnia zakradł się pod jej dom. Widział przejeżdżającą, a potem wyjeżdżającą przyjaciółkę i rzucił szybkie spojrzenie na Gillian. Ostatnio inwestował niemal cały swój czas w Jillian. Nigdy nie starałbym się o nią jako o kobietę, powiedział do Jezza, bo ona jest mężatką i ma dziecko. Wardowie są rodziną jak z obrazka. Takiej rodziny nie wolno niszczyć. Джеz przekrzywił głowę, zapewne w nadziei, że uda mu się cokolwiek zrozumieć z tego, co chciał mu powiedzieć Samson. Rodzina jak z obrazka. Samson był niemal śmiertelnie przerażony, kiedy w piątkowy wieczór zobaczył Jillian wchodzącą do Halfway House. Dlaczego ona tam w ogóle przyszła? I to bez swojej rodziny. I kim był ten mężczyzna, który jej towarzyszył? Samson nie znał go, nigdy go też nie widział w pobliżu rodziny Wardów. Już od pierwszego spojrzenia nie mógł znieść tego faceta, ale jednocześnie próbował jakoś obiektywnie przeanalizować swoją niechęć. Czy był po prostu zazdrosny? Bo przecież od razu było widać, że w wypadku towarzysza Gillian chodziło o mężczyznę, który potrzebuje tylko kiwnąć palcem, żeby każda kobieta poszła z nim do łóżka. I tego dotyczyła zawiść Samsona. A może ten człowiek miał w sobie coś takiego, że podejrzliwość Samsona była usprawiedliwiona? Coś nieczystego, nieuczciwego, coś nieszczerego? Tak Samson określiłby tego mężczyznę, któremu zarazem nie chciał wyrządzić krzywdy. Przecież ten człowiek przyszedł do pubu z kobietą, z którą Samson aż nazbyt chętnie też by gdzieś poszedł, przynajmniej w swojej fantazji. Bo jeśli chodzi o świat realny, to Samson już przy samym wyobrażeniu sobie czegoś takiego umierał niemal po tysiąc razy. Siedzieć z nią przy stole, wypić kieliszek wina, rozmawiać, ależ to byłoby niemożliwe, bo ona by natychmiast zauważyła, jaki on jest beznadziejny i nędzny. Przecież nie potrafił dyskutować, nie był w ogóle dowcipny ani interesujący i często plątał mu się język. Jąkał się i zażynał puentę każdego dowcipu, o ile udało mu się w ogóle dobrnąć do puenty. Zauważył już u kilku kobiet, że kiedy z nimi przebywał, one prędzej czy później zaczynały zerkać nieznacznie na zegarek i mniej albo bardziej skutecznie ukrywały ziewnięcia. Pot występował mu wtedy na czoło i ogarniała go rozpacz. Nie wyobrażał sobie, że coś takiego mogłoby mu się przydarzyć z Gillian. Przypuszczał, że wówczas zacząłby rozmyślać o samobójstwie. A więc musiał się teraz zająć panią Jeza. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. Gdybyż to tylko nie trwało tak długo. Spojrzał na zegarek. Dziewiąta rano. Przed zapadnięciem ciemności nie należało się u niej zjawiać. Przeklął swój pomysł, z którego ostatecznie i tak pewnie nic nie wyjdzie. O godzinie dwunastej Mili kończyła pracę i natychmiast ruszała do domu. Nie zostawała ani sekundy dłużej w domu opieki dla osób starszych, w którym pracowała, jeśli tylko nie było to konieczne. Z trudem znosiła panującą tam woń i widok starych, niedołężnych ludzi. Nieskładne zdania, bezsensowną gadaninę chorych na demencję starczą długie korytarze, obrzydliwe linoleum na podłodze, widok wielkiego wózka na kółkach, na którym już przed południem wieziono do pokoju w pensjonariuszy jedzenie. Mili uważała to jedzenie za tak obrzydliwe, że często potem w domu już nie mogła nic jeść przez cały dzień, bo zawartość plastikowych talerzy i misek po prostu odbijała jej się w żołądku. Przynajmniej dzięki temu mogła być szczupła i to była chyba jedyna zaleta jej zawodu. Zdawało się jej, że starzała się w przyspieszonym tempie, ale przynajmniej miała świetną figurę. Czasami kręciła się przez pół godziny przed lustrem w swojej sypialni, żeby poprawić sobie nastrój i dzięki temu nie wpaść w depresję. Widok własnego ciała w obcisłych dżinsach i głęboko wyciętych topach mógł jej z pewnością nieco poprawić humor. Musiała jechać pociągiem z Tilbury do Thorpe Bay. Gavin i ona mogli sobie pozwolić tylko na jedno auto i przeważnie jeździł nim Gavin, bo inaczej musiałby wstawać jeszcze wcześniej, żeby zdążyć na pierwszą zmianę. Milly bardzo drażnił fakt, że Samson miał własny samochód i w dodatku przeważnie zostawiał go przed domem. Pytała samą siebie, jaki diabeł doradził zmarłej matce obu braci zapisanie auta w spadku temu nieudacznikowi. Gavin wyjaśnił jej, że matkę i Samsona łączył bardzo głęboki związek i że ona sądziła, że musi się o niego troszczyć i chronić go w sposób szczególny. On był trudnym dzieckiem. Zawsze sam, zawsze zamknięty w sobie. Wszystko jedno, do czego się brał, nigdy nie szło to tak, jak powinno. Zawsze był niezdarą, a w dodatku miał problemy z nawiązywaniem kontaktów. I to począwszy od przedszkola. Zanim nasza matka zmarła, przed śmiercią dręczyła ją myśl, co będzie z Samsonem. Już na samo wspomnienie tej rozmowy, Mili jeszcze teraz wykrzywiła twarz. To przecież było takie niesprawiedliwe. Gavin miał zawód, Gavin miał żonę. Gejwin zachowywał się całkiem normalnie. I kto dostał auto? Jego mały brat, który każdemu w swoim otoczeniu działał na nerwy. Podróż koleją trwała wieki i Mili ciągle musiała odpędzać myśl, jak szybko mogłaby dotrzeć do domu autem. A wtedy była jeszcze bardziej wściekła, choć wiedziała, że to ta wściekłość żłobiła głębokie zmarszczki na jej twarzy i nadawała jej wyraz goryczy. Wściekłość ją postarzała. Dreptała ulicą do domu, a z dworca był to spory kawałek. Wieczorami i wcześnie rano w oknach i na drzwiach domów błyszczały i migotały liczne ozdoby świąteczne, ale teraz w południe dookoła panowała niemiła atmosfera mglistego grudnia. Jesienią kolorowe liście krzewów i drzew rosnących w ogrodach wprost żarzyły się czerwienią i złotem. Teraz jednak drzewa były czarne, od dawna łyse i przez to tworzyły ostry kontrast z ołowianym niebem. Mgła nie stała już tak nisko nad ziemią i chyba rzeczywiście po południu można było liczyć choć na kilka bladych promieni słońca. Ale ponieważ tak wcześnie robiło się ciemno, z pewnością będą to bardzo krótkie chwile. Mili schowała głowę w ramiona. Gdyby miała pieniądze, prawdziwe, duże pieniądze, wyemigrowałaby stąd, tam gdzie zawsze jest ciepło i słonecznie. Kobietę, która szła w przeciwnym kierunku, zarejestrowała chyba tylko w podświadomości, choć była to jedyna osoba, która oprócz niej znajdowała się teraz na ulicy. Mili drgnęła, przestraszona, kiedy kobieta nagle zwróciła się właśnie do niej. Przepraszam panią. Jasny, wysoki głos nieco ostry, pełen rozpaczy. Tak? Mili się zatrzymała. Szukam mojego psa. Kobieta miała szeroko otwarte oczy, potargane włosy. Jej nos błyszczał od potu, co wskazywało na to, że pewnie już od dłuższego czasu biegła po osiedlu. Była zgrzana i wydawała się całkowicie wyczerpana. – Jess, mieszaniec owczarka niemieckiego, dość duży, długo włosy. Może go pani widziała? Mili nie przepadała za psami. – Nie, dopiero co przyjechałam pociągiem z Tilbury. Uciekł mi dzisiaj rano. Było jeszcze dość ciemno i, nie rozumiem, on jeszcze nigdy czegoś takiego nie zrobił. Milly zauważyła z zawiścią, że kobieta była mniej więcej w jej wieku, ale nawet w stanie rozpaczy jej twarz była o wiele gładsza, świeższa i młodsza. Przypuszczalnie wykonywała zawód, który sprawiał jej przyjemność. Nie widziałam żadnego psa. Jak coś zauważę, mogę pani dać znać, mrs. Miss Brown, Michelle Brown. Młoda kobieta wyjęła z kieszeni płaszcza kawałek papieru oraz długopis i szybko napisała kilka cyfr. Mój numer telefonu proszę jeśli pani on jest dla mnie wszystkim, czyli jednak nie tak całkiem szczęśliwe życie pomyślała mili schowała kartkę, skinęła głową w kierunku michel i ruszyła w drogę. mało prawdopodobne, że zobaczy tego psa auto Samsona stało na podjeździe, wyszedł więc rano z domu, ale znów zostawił samochód. Mili kiedyś go o to zapytała, a on odrzekł, że benzyna jest dla niego za droga. To rzeczywiście był argument. Zwłaszcza u bezrobotnego. Otworzyła drzwi. Przypuszczała, że szwagra nie było w domu. Od kilku miesięcy wychodził wcześniej rano i wracał późno, ale w gruncie rzeczy jej to odpowiadało. Ale jednocześnie nastrajało ją nieufnie i podejrzliwie: co on do diabła robił przez cały dzień? Nie wierzyła mu, kiedy mówił, że szuka pracy. Już choćby dlatego, że to w żadnym wypadku nie wymagało przebywania poza domem niemal przez cały dzień. Zgodnie z jej wiedzą, poszukiwanie pracy polegało głównie na pisaniu aplikacji i to całymi dniami, aż do bólu palców. Samson siedział wprawdzie często do późna w nocy przed swoim komputerem, ale właściwie po co, skoro równie dobrze mógłby to samo robić za dnia? I kolejna sprawa. Jeśli ktoś szuka pracy i nie może jej znaleźć, to zwykle otrzymuje odmowy. Pisemne odmowy dostarczane przez pocztę. Oczywiście, to i tamto można było załatwić poprzez e-maile, ale wszystko? Nigdy w życiu. A właśnie Mili była tą osobą, która często zaglądała do skrzynki pocztowej i ją opróżniała. I już od miesięcy nie przyszło nic, co byłoby adresowane do Samsona. Jedna czy dwie reklamy, które abonował w jakiejś firmie jeszcze w lepszych czasach. Ale nie było wśród tych przesyłek żadnego listu, choćby z najodleglejszego miejsca, który można by zidentyfikować jako odmowę aplikacji o pracę. Spojrzała na zegarek. Kwadrans po pierwszej. Za pół godziny przyjdzie na obiad Gavin, który dziś także wcześniej kończy zmianę. Ale na razie miała chwilę czasu i mogła coś rozmrozić. Jedną z niewielu pozytywnych stron wspólnego zamieszkiwania z Samsonem był fakt, że od czasu pracy w serwisie mrożonek stale miał na nie rabat. Zdecydowała się szybko i weszła po schodach na górę. Już kilka razy węszyła w pokoju samsona pod jego nieobecność i uspokajała swoje sumienie, wmawiając sobie, że on jest jednak obłąkany. Więc dla niej i dla Gavina ważne jest, żeby zdobyć na jego temat jakieś bliższe informacje. Gavin dorastał razem z Samsonem, brat był mu bliski, dlatego nie był w stanie dostrzec, że Samsonowi brakowało piątej klepki. Ale ona, Mili, czuła to od pierwszego momentu. Już kiedy Gavin dawno temu przedstawił jej Samsona, jej pierwszą instynktowną myślą była ta, że z tym facetem coś jest nie w porządku. I jej przekonanie, że miała rację, z roku na rok było coraz bardziej niezachwiane. Zawołała szwagra po imieniu, a kiedy nie otrzymała żadnej odpowiedzi, weszła do jego pokoju. Choć znała to pomieszczenie od lat, z niechęcią potrząsnęła głową. To był pokój nastolatka, a nie mężczyzny w wieku trzydziestu pięciu lat. Wąskie łóżko, w którym sypiał jeszcze jako chłopak. Proporczyk klubu piłkarskiego na ścianie, choć z tego co wiedziała Mili, Samson nigdy nie grał w żadnym klubie. Na regale książki przygodowe, w oknie zasłony w kwiatki uszyte kiedyś jeszcze przez jego matkę. Pokój był starannie posprzątany. Nigdzie ani śladu kurzu. Kapa na łóżku ułożona równo w kant. Mili pytała samą siebie, jak to ostatnie mu się udawało. Próbowała to zrobić na łóżku swoim i gejwina, ale nigdy nie osiągnęła podobnej perfekcji. Spojrzała na półki, zerknąwszy uprzednio przez okno, które wychodziło na ulicę, dzięki czemu mogła zobaczyć, czy Samson przypadkiem nie wraca wcześniej do domu. Choć wszystko wskazywało na to, że znów wróci dopiero wieczorem. Otworzyła drzwi szafy na ubrania. Klasyczna młodzieżowa szafa z jasnego drewna. W środku równiutko poukładane swetry, kilka koszul, dżinsy, wszystko porządne i solidne. Mili w ogóle się nie dziwiła, że Samsonowi nie udało się znaleźć kobiety. Pomijając już jego nieśmiałość oraz skłonność do jąkania się i czerwienienia, także jego sposób ubierania się był tego przyczyną. Bo wyglądał jak mały chłopiec. Mili nie zdziwiłaby się, gdyby się dowiedziała, że większość ubrań kupiła mu bądź uszyła jeszcze jego matka. Tym jednak, co ją najbardziej interesowało, był stojący na biurku komputer. Samson kupił go wtedy, kiedy pracował w serwisie limuzyn i całkiem nieźle zarabiał. Spory płaski ekran. Komputer był jedynym przedmiotem, który wnosił do tego staroświeckiego pomieszczenia jakieś tchnienie nowoczesności. Samson, o ile nigdzie nie wychodził, siedział przy komputerze całymi godzinami. Ale Mili nigdy nie udało się ustalić, co on właściwie wtedy robił. Kilka razy weszła do pokoju nagle i bez pukania, ale stwierdziła, że szwagier potrafił zareagować błyskawicznie. Obojętne, czym się zajmował, zawsze zdążył szybko kliknąć w klawiaturę, zanim Mili zdążyła spojrzeć w monitor. Wiedziała, że to, co teraz zamierzała zrobić, było w najwyższym stopniu naganne, ale uspokoiła wyrzuty sumienia stwierdzeniem, że dla niej i dla Gavina bardzo ważne było ustalenie, czym naprawdę się zajmuje i na co traci czas samson. W końcu mieszkali pod jednym dachem, nie można więc było pozwolić sobie na lekkomyślność. Może surfował po stronach internetowych z pornografią dziecięcą, a ona i Gavin chcieli w końcu kiedyś mieć dziecko. Wyjaśnić możliwość takiego niebezpieczeństwa to był wręcz jej obowiązek. Włączyła komputer. Usłyszała cichy szum. Szybkie spojrzenie w okno, ciągle ani śladu Samsona. Ekran zamigotał na niebiesko i, tak jak się obawiała, otworzyło się okno i pojawiło się pytanie o hasło. No jasne. Całkiem głupi to on nie był. Mili rozmyślała gorączkowo. Większość ludzi używa jako hasła imienia bliskiej im osoby dzieci, małżonków, nawet zwierząt domowych. Ale niestety w życiu Samsona nikogo ani niczego takiego nie było. Jego jedynym żyjącym krewnym był brat. Na próbę mili wklepała słowo Gavin, ale komputer nie zareagował. Mojego imienia chyba by nie użył, pomyślała. Cholera, kogo on jeszcze może znać? Przy takich zaburzeniach, w nawiązywaniu kontaktów, jakie miał jej szwagier, było to nader trudne pytanie. Jednak, z drugiej strony, liczba takich osób zwykle bywa bardzo ograniczona. Samson miał przyjaciela, jeszcze z czasów pracy w serwisie limuzyn, z którym spotykał się czasem w piątki w pubie nad rzeką. Jak też nazywał się ten przyjaciel? A prawda, Bartek. Wpisała słowo Bartek. Próba nieudana. Mili jednak nie rezygnowała. Właściwie pierwszy raz odważyła się na coś takiego podejść do jego biurka usiąść przy jego komputerze, spróbować go włączyć i do niego zajrzeć. Musiała pomyśleć. Działać logicznie. I o ile Samson nie użył jakiegoś słowa wziętego wprost ze świata fantazji albo kombinacji cyfr, to prędzej czy później musiało się udać złamać zabezpieczenie. Rozejrzała się po pokoju, jak gdyby białe ściany i czysta, szara wykładzina dywanowa mogły dać jej jakąś wskazówkę szafa na ubrania, pełna odzieży i swetrów, które kiedyś zrobiła na drutach mama zasłonki w oknie, które uszyła mama, przygodowe książki na regale, które kiedyś kupiła mama i których on nie wyrzucił, choć już dawno ich nie czytał. O tym właśnie opowiadał jego pokój, o ogromnej miłości między Samsonem i jego matką. Miłości, która przetrwała mimo śmierci matki. Pokój opowiadał o bezgranicznej wprost trosce tej kobiety o syna, o jej trudnym, tak bardzo doświadczonym przez cierpienie dziecku. I o bólu, jaki to dziecko w sobie do dziś nosiło po stracie jedynej bliskiej osoby w życiu. Imię nieżyjącej teściowej mili brzmiało Hanna. Powoli wklepała to słowo. Komputer otworzył się z melodyjnym dźwiękiem. — Co ty na miłość boską tutaj robisz? Rozległ się głos za jej plecami. Odwróciła się gwałtownie. W otwartych drzwiach stał Gavin i patrzył na nią z przerażeniem. Millie natychmiast wyłączyła komputer i wstała, a ponieważ zawsze wychodziła z założenia, że atak jest najlepszą obroną, odpowiedziała pytaniem. — Czy zawsze musisz się tak skradać? — Jak możesz grzebać w komputerze mojego brata? — spytał Gavin wstrząśnięty. W odpowiedzi lekceważąco wzruszyła ramionami i dodała. — Uważałam to za konieczne ze względu na nasze bezpieczeństwo. — Bezpieczeństwo? Jakie bezpieczeństwo? Samson muchy by nawet nie skrzywdził. A skąd wiesz? Czy masz pojęcie, czym on się zajmuje wieczorem, kiedy godzinami tkwi przed komputerem? Może ściąga sobie pełne przemocy gry? Albo ogląda filmy porno? Jest dorosłym mężczyzną, może sobie oglądać co chce. Przecisnęła się koło niego i zeszła po schodach. Wiedziała, że chcąc nie chcąc, Gavin pójdzie za nią. Ja to widzę inaczej, oświadczyła. Samson ma jakieś zaburzenia psychiczne, a na takich ludzi trzeba mieć oko. I na to, co wyprawiają, a może chcesz, żeby twój brat któregoś dnia w Amoku pojawił się w jakiejś szkole albo coś podobnego? Dlaczego niby miałby coś takiego zrobić? Dotarli oboje do kuchni. Mili otworzyła zamrażarkę, wyjęła paczkę z gotowym daniem i rzuciła ją gwałtownie na stół. Gavin drgnął przerażony. Albo nie czytasz gazet, albo nie rozumiesz, co tam piszą. Jeśli chodzi o większość ludzi, którzy nagle dostawali napadu szaleństwa i masakrowali innych, to ich krewni stwierdzali potem ze zdumieniem, że nigdy nie spodziewaliby się po nich czegoś takiego. A jeśli trochę podrążyć sprawę, to okazuje się, że taka osoba już znacznie wcześniej zachowywała się dziwnie i gdyby inni wcześniej się tym zainteresowali, nie doszłoby do wielu tragedii. Ależ Samson, chodzi tylko o trochę zapobiegliwości, tak na wszelki wypadek. Miała ochotę spoliczkować sama siebie za to, że była tak nieostrożna i dała się złapać Gejwinowi. Jeśli on teraz powie coś Samsonowi, to ten natychmiast zmieni hasło i tym razem wymyśli takie, jakiego ona nigdy nie będzie w stanie odgadnąć. Z drugiej strony instynktownie czuła, że Gavin będzie trzymał buzię na kłódkę. Nie znała kogoś bardziej unikającego konfliktów niż on. Z pewnością dobrze się zastanowi, zanim doleje oliwy do ognia, coś powie i pogorszy i tak już nie najlepsze stosunki między żoną a bratem. To co? Będziesz dalej lamentował, czy chcesz, żebym ci coś ugotowała do jedzenia? Spytała zimno. Wydawało się, że zamierza coś odpowiedzieć, ale zrezygnował, był zmęczony. Dzień zaczął się dla niego bardzo wcześnie, już o piątej rano. Dziś woził swoim autobusem do szkoły krzyczące dzieci, wprost ryczące nastolatki. Czuł się wykończony, i ona doskonale czytała z jego twarzy, jak bardzo chciał mieć ten temat z głowy, bo po prostu brakowało mu energii, żeby wszczynać kolejną kłótnię. Jeść powiedział posłusznie, jak dziecko. Wtorek 8 grudnia, godzina 22:10. Nie jest inna niż pozostałe kobiety ani odrobinę. Michelle Brown. Teraz znam już jej nazwisko. Znam też jej charakter. Jest arogancka, zarozumiała, niewdzięczna, a poza tym wcale nie jest ładna. W każdym razie widać to, gdy się stoi tuż przed nią. Z większej odległości wygląda o wiele lepiej. Była trochę zapłakana i dlatego miała plamy na twarzy, a jej szminka na ustach i tusz na rzęsach kompletnie się rozmazały. Jak to porównam z Gillian Ward? Ostatnio w Halfway House Gillian też była zapłakana, ale nie zaszkodziło to nic jej urodzie. Raczej sprawiało, że wydawała się eteryczna, delikatna. Wprost chciało się wziąć ją w ramiona i chronić przed wszystkim. Michelle Brown nigdy nie mógłbym wziąć w ramiona. Ona w ogóle nie jest w moim typie. Ale mimo to nie było najmniejszego powodu, żeby potraktować mnie tak wyniośle. Siedzę teraz tutaj i mam na szyi swój wełniany szal. Przede mną stoi wielki kubek gorącego soku cytrynowego z miodem. Czuję, że złapię przeziębienie. W ogóle nie mogę się rozgrzać. Wszystko wskazuje na to, że za przygodę pod tytułem Michelle Brown będę musiał zapłacić grypą. Byłem u niej już o pół do szóstej. O pół do piątej ruszyłem w drogę powrotną. Dłużej, mimo najlepszych chęci, nie mogłem już wytrzymać szuberines. Czułem zimno po prostu we wszystkich kościach. Zdawało mi się, że poruszam się jak starzec. Byłem potwornie głodny, ale do centrum Ness było za daleko, no i nie wiem, gdzie tam jest jakiś supermarket. Latem można kupić na plaży coś do jedzenia, ale w grudniu oczywiście nie. Powinienem było o tym pomyśleć i zabrać z sobą z domu jakąś kanapkę, ale Mili tak często powtarza, jaki jestem głupi, że to aż przykre I prawdopodobnie ma rację. Miałem z sobą tylko mały kawałek kiełbasy, ale to było dla jazza i chociaż robiło mi się już niedobrze, odmówiłem sobie tego smakowitego kąska. Choćby dlatego, że przynajmniej jazz był tak miły i sympatyczny i wszystko tak cierpliwie znosił, bo przecież też marzł. I chyba obawiał się, że już nigdy nie zobaczy swojej pani. Aż miałem wyrzuty sumienia, jeśli o niego chodzi. Dlatego to on dostał kiełbasę, a nie ja. Już od samego zapachu zrobiło mi się niedobrze. Ze zdenerwowania mało co zjadłem na śniadanie. Jakiś czas spacerowałem po plaży. Byłoby przyjemnie, gdyby nie to okropne zimno. Zrobiło się ciemno, fale huczały tajemniczo w mroku. Mgła nieco się rozproszyła i widać było, że mimo wilgoci szykuje się ładny dzień. Nawet mogłem sobie popatrzeć na zachód słońca. Czerwone, zimowe słońce znikało powoli za horyzontem w szarożółtym smogu nad Londynem. A wszystko na tle ciemnych wód rzeki, po której powoli płynęła w stronę ujścia Barka. Kiedy się odwróciłem, na wydmie zobaczyłem w ostatnich promieniach wysokie chwiejące się na wietrze trawy. Cudowna, pełna melancholii atmosfera. Chciałbym, żeby Gillian była tam ze mną. Chciałbym móc dzielić z nią ten osobliwy nastrój. O wpół do szóstej zadzwoniłem do drzwi tej Brown, kiedy dowlokłem się tam na ostatnich nogach przez całą plażę z powrotem do Thorpe Bay. Gwałtownie otworzyła drzwi i stanęła naprzeciw mnie. Patrzyła na Jeza, który machał ogonem jak szalony, a potem dosłownie chwyciła go w ramiona, to znaczy, ona kucnęła na ziemię, on skomlał, przebierał łapami, lizał ją po zapłakanej twarzy, a na mnie z początku nikt nie zwracał uwagi. Wreszcie ona się podniosła. Miała jeszcze bardziej potargane włosy i była jakoś zakłopotana. Nie wiem, czego się spodziewałem. Ostatniej nocy wyobrażałem sobie czasem, że ona mnie spontanicznie obejmie. Rozpromieniona, pełna wdzięczności. Ale ona była pełna zahamowań. Może najchętniej zatrzasnęłaby mi drzwi przed nosem, skoro odzyskała swój klejnot, ale na to była oczywiście zbyt uprzejma. Gdzie go pan znalazł? spytała. Zrobiłem nieokreślony ruch ręką w kierunku rzeki. Byłem na spacerze, poszedłem daleko w stronę morza, byłem już prawie w Shuberiness i nagle on do mnie przybiegł. Kiedy to mówiłem, czułem, że zaczynam się czerwienić i to coraz bardziej. Miałem nadzieję, że Michelle nie zauważy mojego zakłopotania. Patrzyła na mnie bezradnie. Ale czego on tam szukał? Nie rozumiem! Nie rozumiem, dlaczego uciekł! Nigdy przedtem tego nie robił! Może poczuł, albo zobaczył innego psa i pobiegł za nim. Wyraziłem swoje przypuszczenie. Nie wydawała się przekonana, ale oczywiście nawet przez myśl jej nie przeszło, że wszystko mogło wyglądać zupełnie inaczej. Jak dobrze, że ma przy obroży tabliczkę z moim adresem i numerem telefonu? Powiedziała, Michelle, bo inaczej niełatwo by panu przyszło mnie znaleźć. Choć, oczywiście, zgłosiłam zaginięcie psa na policji w Związku Kynologicznym. W najgorszym wypadku tam by się pan dowiedział, do kogo on należy. Nie miała pojęcia, jak dobrze ją znałem. Jej uwaga sprawiła mi przykrość. Dobre pół roku mijaliśmy się w pewnej odległości każdego ranka, kiedy wychodziła z psem na spacer i najwyraźniej wcale mnie nie widziała. Ani słowa w stylu: Ach, czy to nie pana spotykam niemal codziennie rano na spacerze? Zamiast tego traktowała mnie jak kogoś zupełnie obcego. Typowe. Kobiety w ogóle mnie nie dostrzegają. A jeśli nawet, to zapominają o mnie już w następnej sekundzie. Jestem człowiekiem, którego nawet nie zaszczycają kolejnym spojrzeniem, co najwyżej jakąś kpiącą myślą. Tak już jest. W najbardziej beznadziejnych chwilach wiem, że tu nigdy nic się nie zmieni. No, w każdym razie cieszę się, że go znalazłem i mogłem przyprowadzić do pani. To bardzo miły pies. On jest dla mnie jak dziecko powiedziała Michelle miękko. Byłem potwornie przemarznięty i miałem nadzieję, że zaprosi mnie chociaż na kawę. Oczywiście nie zdawała sobie sprawy, jaki ciężki dzień miałem za sobą, ale w końcu przyprowadziłem do niej jej dziecko. Czy już samo to nie było warte kawy? Staliśmy przed sobą nieco zakłopotani i w końcu Michelle powiedziała: A więc jeszcze raz wielkie dzięki, Mr. Segal, Samson Segal. Mr. Segal, jestem Michelle Brown, czuję przeogromną ulgę. Ten dzień był dla mnie okropny. W myślach widziałam już jazza przejechanego albo uprowadzonego gdzieś, gdzie przeprowadza się eksperymenty na zwierzętach. Wyobraźnia podsuwała mi przed oczy straszne obrazy. A więc życzę wam teraz obojgu miłego wieczoru, powiedziałem i odwróciłem się, żeby odejść. A ona mnie nie zatrzymała. Nie zawołała do mnie raz jeszcze, że mi dziękuję, kiedy byłem przy furtce. I to wszystko. Kiedy już na ulicy obejrzałem się, zobaczyłem, że zamknęła drzwi, a ja stałem tam, zmarznięty, głodny, całkowicie wyczerpany, za nic. Najgorsze jest to, że w takich sytuacjach zawsze myślę, że coś takiego zdarza się tylko mnie, że to wszystko moja wina, a nie czyjaś. Wyobrażam sobie, jak na przykład Bartek przyprowadziłby tego psa i jakby to rozegrał. Bartek ze swoimi czarnymi włosami, ciemnoniebieskimi oczami, wyzywającym spojrzeniem i lekkim akcentem. Bartek, który zaraz jest w lepszej formie, jeśli tylko widzi przed sobą kobietę, który potrafi być dowcipny i który budzi ogólną sympatię. Jego na pewno zaprosiłaby do domu. Może wypiliby zaraz proseko z okazji szczęśliwego powrotu psa do domu. Może nawet Michelle zapaliłaby kilka świec albo ogień na kominku, jeśli w ogóle ma kominek. Bartek nie musiałby wlec się do domu jako psikany pudel. Oczywiście, dzięki takiemu zachowaniu dowiedziałem się mnóstwo o samej Michelle Brown. Mężczyźnie takiemu jak Bartek rzuciłaby się pewnie na szyję, a mnie odprawia jak na molnego domokrążce. Jak gdybym próbował wcisnąć jej prenumeratę jakiejś gazety. Takie zachowanie w ogóle dużo mówi o kobietach. Większość z nich jest niestety tania. Czarne pasma włosów, które niby przypadkiem spadają na czoło, wschodnioeuropejski akcent i już można dostać wszystko, czego tylko mężczyzna zapragnie. Bartek nie jest złym chłopem, ale jest dosyć płytki i zawsze patrzy tylko za własnym interesem. A we mnie jest tyle głębi. Ja mógłbym kobiecie dać o wiele więcej uczucia i ciepła, ale kobiety musiałyby mi dać szansę, żebym mógł im to udowodnić. Mama też mi to zawsze mówiła. Samson to mężczyzna, którego docenia się później tak zawsze mówiła. Z wielkim sercem, ale to trzeba umieć odkryć. Ale to nie jest potrzebne kobietom. Widzą nieśmiałego człowieka, który lekko się czerwieni i któremu dowcipne uwagi nie przychodzą do głowy natychmiast. Jak słyszą, że jest się bezrobotnym, to wtedy koniec. Kobietom chodzi tylko o pieniądze. Michelle jest pewnie taka sama. Patrzyła na mnie taksująco. Zauważyła, że moje ubranie nie jest drogie, za to dość znoszone. I z tego powodu byłem w jej oczach skończony. Dobry tylko do tego, żeby złapać jej psa i przyprowadzić go do niej. Ale, żeby mnie na chwilę zaprosić do domu, na to się już nie zdobyła. Jest taka sama jak wszystkie, te wszystkie przeklęte kobiety, które mężczyźnie pokazują, kim jest w ich oczach zwykłym śmieciem, niczym. Myślę, że nienawidzę, Michel. Nienawidzę każdego, kto zadaje mi ból. Środa 9 grudnia. Nawet najdłuższa noc kiedyś się kończy, myślała Ann. Była szósta rano, kiedy wreszcie ustąpiło jej napięcie. Za oknem ciągle panował głęboki czarny mrok i tak miało być jeszcze przez następne dwie godziny. Lecz Ann zawsze wstawała o szóstej rano, w każdy dzień powszedni, żeby iść do gabinetu, a także w czasie weekendów, żeby bez przeszkód malować dwie godziny, zanim zacznie przygotowywać śniadanie. Nieważne czy było ciemno czy jasno, dla niej dzień zaczynał się zawsze o szóstej rano. Lubiła się budzić, kiedy inni jeszcze spali. Ale teraz, kiedy mieszkała zupełnie sama w tym domu w lesie, niemal nie doznawała już uczucia, że porusza się w błogiej ciszy. Szmery, odgłosy i szepty lasu słyszała nocą jako coś zupełnie innego niż za dnia, a widok ciemnego lasu nocą nie był tym samym, co patrzenie na milczące ciemne domy. Tu w tej samotności niebezpieczeństwo polegało na tym, że dzień i noc sen i jawa stapiały się w jedno tworząc niesamowitą całość. Zwłaszcza w tym ciemnym czasie przed świętami Bożego Narodzenia. Ostatnią noc Anna spędziła w salonie. Zawinięta w ciepły koc, piła małymi łykami mleko i próbowała uspokoić roztrzęsione nerwy. Poprzedniego wieczoru poszła spać o w pół do jedenastej. Pół godziny jeszcze czytała w łóżku, a potem szybko zasnęła, jednak w środku nocy. Nagle się obudziła i przez ułamek sekundy obserwowała światło samochodowego reflektora, przesuwające się po ścianie sypialni, i słuchała hałasu silnika. Za chwilę światło zgasło i silnik ucichł. Gdzieś tam, w zimnej, grudniowej nocy, stał samochód, siedział w nim człowiek i. i co? Co ktoś miał robić na tej polanie, tak daleko od ludzkich siedzib? Obserwować jedyny na tym pustkowiu dom stojący w ogrodzie pośród łysych drzew owocowych? Po co? Leżała w łóżku, nasłuchując gwałtownych uderzeń serca, ale wiedziała, że to nie był sen i że niczego sobie nie wmawiała. Zbyt często się to działo w ostatnim czasie. Powinna zacząć brać to poważnie, nawet nie mając najmniejszego pojęcia, o co tutaj chodziło, ani czym było owo. Świecące cyfry jej radiowego budzika obok łóżka wskazywały prawie w pół do pierwszej. W końcu pozbierała się, wstała i podeszła do okna. Tu na górze też były okiennice, ale nigdy ich nie zamykała. Poruszała się powoli, żeby nikt nie mógł jej zobaczyć z zewnątrz i wyjrzała ostrożnie. Słabe światło księżyca z chmur. Nie mogła niczego dostrzec, ani samochodu, ani choćby czyjegoś cienia, ale wiedziała, że ktoś tam był że ktoś tam czekał, oddychał. Przez chwilę rozważała, czy nie zadzwonić na policję. Mieszkam tutaj w środku lasu, w dawnej leśniczówce. Samochodem to może dziesięć minut drogi od Tandridge Wells. Na zewnątrz stoi samochód. Sądzę, że ktoś obserwuje mój dom. Trwa to już od kilku tygodni. Widzę światła, kiedy samochód tutaj się zbliża, gdy jedzie po wyboistej leśnej drodze. Innego dojazdu tutaj nie ma. A potem reflektory gasną, auto musi gdzieś tu stać i nie wiem, czego może chcieć kierowca, czego on chce ode mnie. Już dwa razy sięgnęła po słuchawkę telefonu i dwa razy ją odłożyła. Pomyślała, że to wszystko będzie brzmiało jak brednie zdziwaczałej starej kobiety. Mogła sobie wyobrazić, jakie wrażenie by to wywarło. Starsza pani, tuż przed siedemdziesiątką, na tyle zdziwaczała, że zamieszkała w takim miejscu, na tym pustkowiu zapomnianym przez Boga i ludzi, owdowiała, nieco strachliwa w stosunku do ludzi, maluje kolorowe, szalone obrazy, a teraz wmawia sobie światła samochodowych reflektorów. I hałas silnika. Włożyła w końcu dres do joggingu i zeszła na dół. Na parterze okiennice były mocno pozamykane. Dawniej An zostawiała je przeważnie otwarte, ale od kiedy zaczęły się dziać te dziwne rzeczy, już się na to nie odważała. Przynajmniej nie mogła stąd zobaczyć nikogo, kto był na zewnątrz. Zapaliła wszystkie światła, włączyła telewizor, głosy, słyszeć kogoś, upewnić się, że nie jest sama na tym świecie. Zagrzała sobie mleko. Zdziwiła się, że tak marznie i zawinęła się w wełniany koc. Nie mogłaby już zasnąć tej nocy. To było dla niej jasne. Zupełnie rozbudzona patrzyła na zmianę to w telewizor, to na ścianę, podczas kiedy ktoś tam siedział na zewnątrz i przypuszczalnie gapił się na jej dom. Wiedziała, że przez szpary w okiennicach widać było światło w domu. Kimkolwiek był ten obcy, mógł teraz zobaczyć, że ona nie spała. Ale czy ten fakt miał dla niego jakieś znaczenie? Tego nie potrafiła powiedzieć. Rankiem koszmar utracił swoje ostre kontury. Ann postanowiła pojechać do miasta i zawieźć na pocztę kilka paczek z prezentami świątecznymi dla przyjaciół. Wiedziała, że codzienna normalność przepędzi nocne strachy, pozwoli je dostrzec jako coś prawie irracjonalnego. Cieszyła się teraz, że nie zadzwoniła na policję i nie ośmieszyła się. Była nawet zadowolona z tej długiej nocy, bo dzięki niej podjęła pewną decyzję. Sprzeda ten dom i wróci do Londynu, tam gdzie spędziła niemal całe swoje życie i gdzie mieszkali ludzie, których znała jeszcze z dawnych czasów. Rozważała to wielokrotnie w czasie tych długich godzin, których nie było czym wypełnić. Jeszcze raz przeżywała ból, jakiego doznawała tak długo po śmierci szona, swoją determinację, z jaką postanowiła walczyć z samotnością i strachem. Przede wszystkim wymogła na sobie obietnicę, którą złożyła szanowi w szpitalu za jego życia. Będę dalej realizować twoje marzenie, żyć w domu, który tak kochałeś, z owocowymi drzewami, na werandzie w czasie letnich wieczorów i cichymi nocami zimą, kiedy cały las pokrywa się szadzią. Będę przeżywała to wszystko dla ciebie. Tego ranka zwolniła samą siebie z tamtej obietnicy. Nie tylko dlatego, że gdzieś tu w lasach włóczył się szaleniec, który mógł zagrażać jej życiu. Ktokolwiek to był i cokolwiek zamierzał, pozwolił jej tylko podjąć decyzję. Pojęła tej nocy wszystko. Żyła marzeniem szona. Ale to marzenie nie miało nic wspólnego z nią, z jej życzeniami, tęsknotami, wyobrażeniami o życiu. We dwójkę życie w tym domu miałoby swój urok ale dla człowieka samotnego mogło stać się koszmarem. Była zmęczona, ale wręcz zelektryzowana swoim odkryciem, radosna, uwolniona. Poszła do kuchni, włączyła ekspres do kawy, ugotowała jajko, wyjęła tost z opakowania. Nuciła jakąś melodię. Jak załatwi wszystko na poczcie, zaraz pójdzie do pośrednika od nieruchomości. Może będzie mógł wszystko obejrzeć w najbliższych dniach i powiedzieć jej, na jaką sumę w razie sprzedaży będzie mogła liczyć. A potem zacznie szukać jakieś ładne, trzypokojowe mieszkanie z dużym balkonem, gdzie posadzi mnóstwo kwiatów w jakimś domu, gdzie wokół będą ludzie, z którymi można się zaprzyjaźnić wieczorem otoczą ją światła wielkiego miasta. Zauważyła, że ma w oczach łzy już na samą myśl o tym wszystkim i pojęła, jak ciężko było jej znosić izolację, w której żyła. Teraz, kiedy w ogóle pozwoliła sobie na tę myśl, zrozumiała też, że była po prostu nieszczęśliwa. Jak bardzo żyła wbrew swoim marzeniom. Nuciła jakąś melodię. A najpiękniejsze było wrażenie, że Sean życzliwie jej przytakuje. No i co? spytał Peter Fielder, kiedy Christy weszła do jego pokoju. Było bardzo wcześnie rano i w biurach oraz na korytarzach Metropolitan Service nie było jeszcze nikogo. Peter lubił przyjeżdżać do pracy bardzo wczesnym rankiem. Nikt wtedy do niego nic nie mówił, nikt mu nie przeszkadzał i można było zrobić mnóstwo rzeczy, zanim jeszcze zaczynał się codzienny pośpiech. Przeszkadzali mu biegający tam i z powrotem pracownicy, dzwoniące bez przerwy telefony i ciągłe konferencje w pokojach obok. Christy McMurrow odczuwała to podobnie i chyba także dzięki tej zgodności, myślał Peter, byli w sprawach zawodowych tak dobrze funkcjonującym zespołem. Jego i co? dotyczyło przekonania, że Christy przynosiła ważne dla niego informacje. Nigdy nie przychodziła tylko na kawę czy na niewinną pogawędkę. Ale dziś nie wydawała się zadowolona. Bez względu na jej ustalenia nic nie wskazywało na to, że w śledztwie nastąpił jakiś istotny przełom. Rozmawiałam wczoraj z dwiema dawnymi koleżankami Carly, które pracowały z nią w drogerii, zaczęła Christy. Obie opisywały Karla jako kobietę sympatyczną, miłą, ale bardzo zamkniętą w sobie, chociaż serdeczną i zawsze chętną do pomocy. Obie wykluczyły możliwość, by Karla miała wrogów w swoim miejscu pracy. Ale porozmawiam jeszcze z kierownikiem filii tej firmy, choć prawdę mówiąc, instynkt mówi mi, że nic ciekawego tu nie znajdziemy. Hmm, skwitował to wszystko, Peter. Coś jeszcze? Przejrzałam notatnik z adresami Karli i prawie nie ma tam wpisów. Właściwie są tylko adresy koleżanek z drogerii. Wydaje się, że po swoim odejściu z pracy nie zapisała już żadnego adresu albo nie zawierała nowych znajomości, albo ich nie zapisywała. Znalazłam jeszcze jedną jej znajomą z dawnych lat, z czasów, kiedy Karla nie była jeszcze mężatką. Eleanor Sullivan była luźno zaprzyjaźniona z Karlą. Ją też odwiedziłam. I jak zareagował tutaj pani instynkt? Peter wcale nie kpił, pytając w ten sposób. W ostatnich czasach nauczył się, że na instynkt Kristi naprawdę można liczyć. Co miało związek także z tym, że podziwiał ją jako kobietę i bardzo cenił. Mój instynkt nie za bardzo dało sobie znać, musiała przyznać z żalem Kristi. Właściwie wcale nie dał. Moim zdaniem to nieprawdopodobne, żeby morderca Carly był kimś z jej wcześniejszego życia. Chyba, że jest coś, o czym nikt nie wie. Mrs. Sullivan dobrze pamięta Karle i opisuje ją tak jak wszyscy pozostali. Nieśmiała, zamknięta w sobie, miła i bardzo sympatyczna. Powiedziała też, że według jej wiedzy Karla nigdy nie miała żadnych problemów z innymi ludźmi. Sformułowała to tak. Karla była zawsze zbyt cicha i nie rzucająca się w oczy, żeby mogła się z kimś pokłócić. Musiała być wyjątkowo skromnym człowiekiem, który schodził wszystkim z drogi, unikał konfliktów i ich nie prowokował. Hm, odezwał się znów Peter. To już ręce opadają: nawet nie miała komputera. Nie ma więc żadnych kontaktów e-mailowych, żadnego forum internetowego, żadnych stron, które przeglądała, drepczemy po omacku. To, co tak bardzo utrudniało życie Carly Roberts, jej nieśmiałość i niepozorność, utrudniało zarazem także wyjaśnienie okoliczności jej okrutnej śmierci. Kobieta bez wad i zalet, która nigdy nie miała z nikim żadnego konfliktu, a której mimo wszystko przyszło umrzeć tak straszną śmiercią. W kimś ten jej całkowity brak agresji i bezkonfliktowość musiały właśnie wyzwolić pokłady wyjątkowej agresji. Musiało być w jej życiu coś, powiedział z namysłem, co doprowadziło sprawcę do takiej brutalności. To kwestia tego, czy kogoś można z pewnej odległości po prostu odpalić, jak telewizor pilotem. Ale inną kwestią jest kogoś związać i wepchnąć mu ścierkę w gardło tak głęboko, że aż wywoła to odruch wymiotny, i wciskać mu tę ścierkę dalej, aż nieszczęśnik po okrutnej walce ze śmiercią udusi się własnymi wymiocinami. Moim zdaniem to się wiąże z ogromnym ładunkiem nienawiści. Czym Karla Roberts ją wywołała? Nie mogła więc przemykać się przez życie tylko jako istota sympatyczna i niemal niezauważona przez innych. Znaczyłoby to, że morderstwo nie miało nic wspólnego z jej osobą, podsunęła Christie, lecz wiązało się z faktem, że ona w swojej samotności bardzo komuś pasowała na ofiarę mężczyźnie, który ma jakiś problem z kobietami. To chyba była pierwsza myśl, która nam wszystkim przemknęła przez głowę, kiedy zobaczyliśmy, co jej zrobiono. Mimo wszystko musimy się odwoływać do jej życia, bo nie mamy żadnych innych punktów zaczepienia. Powstrzymał ziewnięcie. Był naprawdę zmęczony. Czy ta Mrs. Sullivan mówiła coś o małżeństwie Carly Roberts? Tak, to było całkiem normalne małżeństwo, bez wzlotów i upadków. Mąż Carly dużo pracował, ciągle siedział w firmie. Karla spadła z obłoków na ziemię dopiero wtedy, kiedy dowiedziała się o finansowej katastrofie i o tym, że była całe lata oszukiwana. Najbardziej wstrząsnęło nią to, że sama niczego wcześniej nie zauważyła. Mrs Sullivan dzwoniła wtedy do niej i Karla powtarzała w kółko stereotypowe zdanie: Dlaczego ja nic nie zauważyłam? Dlaczego ja nic nie zauważyłam? Czy jej mąż kiedykolwiek używał wobec niej przemocy? Albo czy zauważono u niego jakąś skłonność do przemocy? Nie, to musiało być w pewien nudny, mało spektakularny sposób, ale jednak całkiem szczęśliwe małżeństwo. On też uchodził za spokojnego, raczej zacnego towarzysza życia. Według Eleanor Sullivan rozwód też przebiegł bez zakłóceń i szybko. Finansowo także nie było żadnych problemów, bo on wszystko stracił. A poza tym zniknął zaraz potem i nigdy się nie pojawił. Filder co prawda raczej nie mówił nic o instynkcie, gdy chodziło o jego pracę, ale teraz miał wyraźne przeczucie, że tracą czas, węsząc za dawno przepadłym eksmężem Carly. Nie sądził, żeby miał on coś wspólnego z morderstwem. Zmienił temat. A co z drzwiami wejściowymi do bloku Karli? Jest coś nowego? Tym razem Christy miała coś interesującego. Tak, nasz technik mówi, że z pewnością coś tam manipulowano. Sprężyna, dzięki której drzwi automatycznie się zamykają, została wyciągnięta z zaczepu za pomocą obcęgów. Dlatego każdy mógł wejść i wyjść bez klucza. Czy mógł to zrobić morderca? Tak, ale niekoniecznie. Dozorca mówi, że wciąż mają do czynienia z wandalizmem. Hackney nie jest dobrą mieszczańską dzielnicą o nieposzlakowanej opinii. Jakiś młody człowiek mógł sobie pozwolić na żart, co mogło być też bardzo na rękę mordercy. Peter Filder potarł ręką zmęczone oczy. Potrzebował teraz koniecznie czegokolwiek, jakiegoś nikłego śladu, który pozwoliłby przynajmniej poruszać się w jakimś określonym kierunku w tej nieprzeniknionej mgle. Jakiegoś punktu zaczepienia, czegoś, co spowodowałoby błyskawiczny dopływ adrenaliny i usunęło to cholerne zmęczenie. Ale jak na złość niczego takiego nie było. Choćby jakiegoś przeczucia, że w tych gęstych oparach zmierza w jako tako prawidłowym kierunku. Christy zauważyła jego przygnębienie. — Hej, szefie, nie tak smutno. Wkrótce święta. Nawet nie zadał sobie trudu, żeby się uśmiechnąć. — Tak, Wkrótce święta, ale tam na dworze spaceruje sobie spokojnie szaleniec. Tego nawet święta nie są w stanie zmienić. Sądzi pan, że on znowu to zrobi? Możliwe. Być może ma jakiś problem, którego nie rozwiązała nawet śmierć Carly Roberts. Typ człowieka, który nienawidzi kobiet i po prostu czeka na dogodną okazję, żeby wyrzucić z siebie swoją nienawiść? To potwierdzałoby teorię przypadkowej ofiary. Umiarkowanie. Nic nie dzieje się tylko przypadkiem. Gdzieś w życiu Carly Roberts musiał być jakiś punkt przecięcia z życiem jej mordercy. Mogło to być coś bardzo nieistotnego, mającego tak małe znaczenie, że będziemy mieli ogromne trudności, żeby to ustalić. Ale nie sądzę, że ktoś jedzie po prostu na najwyższe piętro jakiegoś bloku, dzwoni do pierwszych, lepszych drzwi i morduje kobietę, która przypadkowo mieszka tam sama i nie wie nic na temat jej egzystencji i trybu życia. Filder wstał. Zdecydowany nie poddawać się wyczerpaniu i zniechęceniu. Nie, ja sądzę, że morderca dobrze znał Karle Roberts i że dużo o niej wiedział, dlatego musimy dokładnie zająć się jej życiem. Każdym najdrobniejszym szczegółem. Prawdopodobnie musimy szukać tam, gdzie wydawałoby się, że nie znajdziemy rozwiązania, i musimy sobie uświadomić, że być może nie mamy zbyt wiele czasu. Kristy milczała. Wiedziała, że Filder myślał o następnej ofierze. W Halfway House tym razem nie było tak tłoczno, jak poprzednio w piątek. Ale i tak panował ożywiony gwar, a bar otaczała liczna grupa mężczyzn. Podłoga była mokra i brudna, bo każdy wnosił z dworu na butach trochę wstrętnego błota. Gdzieś w tle z radia dobiegały kolendy. Jeszcze stojąc w drzwiach, Jillian upewniła się, że ten człowiek z jej ulicy, Samson Segal, nie przyszedł tutaj także dziś. Gdyby tak było, zawróciła bez miejsca. Nie chciała, żeby widział ją po raz drugi w czasie poufałej rozmowy z obcym mężczyzną. Ale wydawało się, że go nie było, o ile mogła to stwierdzić na pierwszy rzut oka. Nie mogła stać dłużej w otwartych drzwiach i wypatrywać, bo ci najbliżej siedzący już zaczęli się skarżyć. Drzwi! To nie jest ciepła letnia noc, młoda kobieto! John Barton podszedł do niej, kiedy już sądziła, że zabraknie jej odwagi. Miała niemal nadzieję, że po prostu sobie poszedł, bo spóźniła się prawie piętnaście minut. Pochlebiło jej, że mimo wszystko czekał, ale jednocześnie poczuła w żołądku nerwowy skurcz. — Miło, że pani przyszła — powiedział. Wziął jej z ręki płaszcz i ujął ją za ramię, prowadząc do stojącego w rogu małego stolika, na którym stały karawka z winem i dwa kieliszki. — Mam nadzieję, że może być ten stół? — spytał. — Tak, oczywiście. Przykro mi, że się spóźniłam, ale jeszcze nie zostawiamy beki samej wieczorami i musiałam poczekać, aż mój mąż wróci do domu. W rzeczywistości, Tom wrócił tego dnia do domu o wiele wcześniej niż zwykle. Gillian powiedziała mu jeszcze rano, że na wieczór umówiła się z starą i on bez protestów podporządkował się umowie, którą mieli od dawna przewidzianą na takie sytuacje. Przyjechał do domu tak wcześnie, jak tylko mógł, żeby Gillian także mogła odpowiednio wcześnie wyjść z domu. Ale ona tym razem zwlekała i wahała się. I cały czas pytała samą siebie, dlaczego czuje się tak niepewnie. John Barton był trenerem piłki ręcznej jej córki. Zaprosił ją na kieliszek wina. Nie do siebie do domu, lecz do publicznego pubu. Nie było w tym nic dwuznacznego, i było śmieszne, że ona z tego powodu czuła się tak rozstrojona. Tara, do której zadzwoniła w czasie przerwy obiadowej, żeby potwierdzić swoje alibi, oceniła sprawę inaczej. Jeśli to nic poważnego, dlaczego po prostu nie powiesz swojemu mężowi prawdy? Dlaczego ja jestem ci potrzebna? Tom mógłby powziąć jakieś fałszywe obawy i coś pomyśleć. A ty masz jakieś obawy? Tara. Tara się roześmiała. Kochanie, posłuchaj. Nie musisz się przede mną tłumaczyć i możesz spokojnie zasłonić się mną przed Tomem. Dla mnie nie będzie też żadnego problemu, jeśli pójdziesz dziś do łóżka z tym mężczyzną ze swoich marzeń. Tylko nie spodziewaj się po tym rozwiązania swoich problemów. Romans niczego nie rozwiązuje. To tylko miły skok w bok, nic więcej. Przecież nie idę z nim do łóżka. Na to Tara nic już nie odpowiedziała, ale Jillian bardzo dokładnie zrozumiała, co oznacza termin wymowne milczenie. W końcu wyjechała z domu już chyba tylko dlatego, że nie chciała być tchórzem we własnych oczach. Zastanawiała się nad ubraniem i zdecydowała się na dżinsy i sweter. Starannie wyszczotkowała włosy, tylko lekko pociągnęła usta szminką, ale nic poza tym. Barton nie powinien myśleć, że z jego powodu stroi się i maluje. A pomijając to, musiała być wiarygodna w oczach Toma. Kiedy jechała na spotkanie z Starą, nigdy się nie malowała. Kiedy usiedli, John nalał do kieliszków czerwonego wina. Oni tutaj mają zdumiewająco dobre wino, ale jeśli jest pani głodna. przerwała mu natychmiast. O jedzeniu nie była w stanie nawet pomyśleć w tym momencie. Nie, dziękuję. Chciałabym tylko czegoś się napić. Wypiła łyk. Wino jej smakowało, ale przede wszystkim poczuła jego odprężające działanie. Natychmiast poczuła się swobodniej. Co słychać u Beki? Spytał John. Gillian potrząsnęła głową. Nic nowego. W tej chwili po prostu nie potrafi się ze mną dogadać. Kiedy dziś rano powiedziałam, że wieczorem mnie nie będzie, zareagowała zaskakująco pozytywnie ucieszyła się i natychmiast poprawił jej się nastrój. Uwielbia jeść z ojcem sama w domu i potem razem z nim oglądać telewizję. Próbuje nic sobie z tego nie robić, ale to po prostu boli. Myślę, że wiele dziewcząt w pewnym wieku ma dokładnie tak samo silny związek z ojcem. Matka wtedy tylko przeszkadza, ale to się zmieni nagle, istotni, ni zowąd stanie się pani jej najlepszą powiernicą, a ojciec nawet nie będzie miał pojęcia, co się dzieje. W końcu któregoś ranka natknie się w łazience na chłopaka, który akurat nocował u jego córki i będzie się zastanawiał, czy czegoś nie przeoczył. Tak jak pan to mówi, brzmi to bardzo nieskomplikowanie. John wzruszył ramionami. Moim zdaniem dziś rodzice traktują zbyt dramatycznie wszystko, co się dzieje z dziećmi i młodzieżą, a czasami trzeba ich po prostu zostawić w spokoju. Ale nieraz skutki tego mogą być fatalne. Tu nie ma sprawdzonego rozwiązania, stwierdził John. Gillian zmieniła temat. Oficjalnie jestem u mojej przyjaciółki Tary, rzekła. Powiedziałam mężowi, że jadę się z nią spotkać. Wykiwała go pani. Tak. Nie wygląda pani na kobietę, która robi to często. Gillian wypiła szybko kolejny łyk wina i zastanawiała się, dlaczego posunęła się tak daleko. Tylko nie zaczynaj go prowokować, albo z nim flirtować, czy robić coś równie głupiego. To nie w twoim stylu. Nie, oczywiście, że nie, ale chciałam po prostu uniknąć problemów. On miałby coś przeciwko temu, że spotyka się pani ze mną, to jasne. A pan na jego miejscu też miałby coś przeciwko temu? Nie jestem żonaty, świadomie, żeby w ogóle nie musić się zajmować takimi problemami. Po prostu łatwiej było powiedzieć, że jadę spotkać się starą, powiedziała Jillian. Skinął głową, jak gdyby przekonała go ta prosta odpowiedź. Rozumiem, powiedział. Przez chwilę oboje milczeli, aż w końcu Jillian spytała. Dlaczego chciał się pan ze mną spotkać? To znaczy, nasze ostatnie spotkanie nie było chyba dla pana zbyt interesujące. Dlaczego nie? Głównie się przed panem wypłakiwałam i opowiedziałam panu o kilku banalnych i zwykłych zmartwieniach. To niezbyt ciekawe. Patrzył na nią uważnie. Nie miałem wrażenia, że jest pani kobietą z banalnymi zmartwieniami. A kim? Kobietą bardzo atrakcyjną, która ma akurat kilka problemów. A kto ich nie ma? Pod koniec miałam wrażenie, że był pan zirytowany. Nie byłem zirytowany. Może trochę nieprzychylny, bo poruszyła pani temat, o którym nie chciałem mówić. Pańskie odejście ze służby w policji. Tak jest, potwierdził i jego twarz znów zrobiła się nagle zamknięta i chłodna. Tym razem Gillian była na tyle mądra, żeby nie nalegać. Nie odpowiedział pan na moje pytanie, powiedziała. Z jakiego powodu to spotkanie dzisiaj? Uśmiechnął się. Ależ tak, właściwie na nie odpowiedziałem. Czekała. Dopiero co powiedziałem, że jest pani bardzo atrakcyjną kobietą, oświadczył. I to jest powód? Mówiąc szczerze, tak? Jego bezpośredniość miała w sobie coś rozbrajającego. Gillian musiała się roześmiać. Jestem mężatką. Wiem. I dokąd to ma prowadzić? To pani o tym zdecyduje, powiedział John. W końcu to pani jest zamężna. Ma pani rodzinę. Upozorowała pani wizytę u przyjaciółki, żeby spotkać się ze mną. Musi pani wiedzieć, jak daleko chce się pani posunąć. Może chce tylko wypić do końca wino i pojechać do domu? Może, powiedział John i uśmiechnął się. Miała wrażenie, że jego uśmiech był nieco wyniosły i że on nie wierzył, że Jillian tak zrobi. Poczuła irytację. John Barton wydawał się mężczyzną o dużej rutynie, a ona sama stwierdziła, że czuje się manipulowana. Może na tym właśnie polegała jego gra, na świadomych krokach do przodu, a potem wycofywaniu się, na obojętnych oświadczeniach i pokusie nieco cynicznego uśmiechu w odpowiedniej chwili. Przypomniała sobie imprezę świąteczną w klubie, gdzie jedna z matek próbowała coś odgadnąć na temat miłosnego życia przystojnego trenera. Prawdopodobnie w jego życiu rzeczywiście nie było stałej partnerki i on do tego wcale nie dążył. Uwodził kobiety, które mu się podobały i które znalazły się na jego drodze, miał za sobą krótkie romanse, które szybko kończył, żeby zwrócić się ku następnemu obiektowi swoich rząd. Gillian była świadoma tego, że czasami nie do końca wiedziała czego naprawdę chce, ale przynajmniej w tym momencie jedno było dla niej jasne nie chciała być kolejnym trofeum pośród długiego łańcucha zwycięstw jakiegoś kobieciarza wypiła ostatni łyk ze swojego kieliszka i odmówiła, kiedy John wziął do ręki karawkę. Dla mnie już nie. Dziękuję. Miło było z panem, John, ale myślę, że pojadę już do domu. Sprawiał wrażenie zaskoczonego. Już? Tak szybko? Wstała. Tak, wie pan, po prostu się zdecydowałam. Podniósł się także, ale ona już pobiegła do garderoby, chwyciła swój płaszcz i wyszła za drzwi, nawet nie zdążywszy się ubrać. Z przyjemnością odetchnęła świeżym, wilgotnym powietrzem wieczoru po wyjściu z dusznego pomieszczenia. Rozkoszowała się przez chwilę chłodem i ciszą. Wprost przed nią była plaża i rzeka. Popatrzyła na ciemną wodę, usłyszała ciche bulgotanie fal, czuła zapach słonej wody i wodorostów dopiero teraz szybko włożyła płaszcz poczuła, że spadł jej wielki kamień z serca. O czym ona w ogóle myślała, kiedy zdecydowała się tutaj przyjechać? Była już przy swoim samochodzie, który zaparkowała koło ulicy, kiedy tuż za nią pojawił się John. Był trochę zdyszany. Mój Boże, ależ ma pani tempo. Musiałam przecież zapłacić. Nie zależało mi na tym, żeby na pana czekać. Powiedziała i otworzyła pilotem drzwi samochodu. Chciała wsiąść, ale John przytrzymał ją za ramię. Co zrobiłem źle? spytał. W zasadzie nic, odparła. Tylko ja po prostu nie chcę czego pani nie chce? Wypić czegoś ze mną? Porozmawiać? Nie chcę okłamywać mojego męża i mojej córki. Nie chcę wplątywać się w coś, co spowodowałoby taką konieczność. Już dziś okłamała pani swojego męża. I to wystarczy. Nie muszę tego powtarzać. Niech pani chwilę poczeka, poprosił. Proszę, niech pani jeszcze nie wsiada i nie odjeżdża. Przykro mi, jeśli dziś sprawiłem wrażenie zblazowanego. Głupio się zachowałem. Podniósł rękę, kiedy chciała coś powiedzieć. Nie, tak rzeczywiście było. Chciałem uchodzić za wielkiego uwodziciela i prawdopodobnie to właśnie panią zirytowało i mogę to zrozumieć. Przykro mi, cóż mogę jeszcze powiedzieć? Naprawdę mi przykro. Już w porządku, tylko tylko proszę mi dać jeszcze jedną szansę. John. Proszę zrozumieć. Nie możemy na chwilę usiąść w pani aucie? Poprosił. Jest dość zimno i nigdy nie wiadomo kto nas słyszy tutaj na ulicy. Okej, okay, powiedziała Jillian. Usiadła za kierownicą, a on wsunął się na siedzenie pasażera. Fascynuje mnie pani, powiedział. I chciałbym panią jeszcze zobaczyć. Zakładam, że już to pani zauważyła. Wiem, że wszystko przemawia przeciwko temu, jednak mimo wszystko nie mogę po prostu wybić sobie pani z głowy. Próbowałem w czasie ostatniego weekendu, ale nie udaje mi się to. Z pewnością jest wiele kobiet, które będą mogły pana pocieszyć, powiedziała Jillian. Spojrzał jej prosto w oczy, a jego twarz miała poważny i szczery wyraz. Nie, powiedział, nie ma takich kobiet. Może to nie pasuje do plotek na temat mojej osoby, ale jednak tak jest. Nie ma takich kobiet. Wśród matek w klubie uchodzi pan za pierwszorzędnego uwodziciela. Wspaniale, ale to nieprawda. Mój ostatni związek zakończył się ponad rok temu. Od tego czasu żyję jak mnich. No, jednak wydaje się pan mieć niezłą wprawę w zdobywaniu kobiet. Gdybym rzeczywiście miał w tym wprawę, to szybko zauważyłbym, że w pani przypadku ta metoda zupełnie nie zdaje egzaminu. Przeprosiłem panią Jillian. Po prostu chciałem sprawić wrażenie faceta pewnego siebie i na luzie, i to było idiotyczne. Teraz próbuje pan sprawić wrażenie faceta tajemniczego. Co pani chce wiedzieć? Opowiem pani. Spojrzał na nią wręcz błagalnie. Nie chcę niczego przed panią ukrywać, Jillian. Dlaczego został pan wydalony ze służby w policji? Wydawało się, że dosłownie się skulił, czy też jakby zapadł w sobie po tym pytaniu. Podniósł obie ręce w geście bezradności. O Boże, nie daruje Pani tego pytania, prawda? Interesuje mnie to, odparła Gillian. W porządku, powiedział z rezygnacją. Choć prawdopodobnie wyrzuci mnie Pani natychmiast z samochodu, kiedy odpowiem na to pytanie, i wypisze Pani córkę z klubu. To nie brzmi dobrze. Nie brzmi. Osiem lat temu złożono na mnie doniesienie z powodu molestowania seksualnego. Pewna młoda kobieta była u mnie praktykantką. Prokuratura umorzyła postępowanie z powodu braku dowodów, dlatego odstąpiono od wniesienia oskarżenia. Mimo to nie mogłem potem zostać w policji. Po prostu nie było to już możliwe. Jest pani zadowolona? Patrzyła na niego przerażona. Kiedy skręciła na wjazd do garażu, na drodze pojawił się cień jakiejś osoby zmierzającej w kierunku domu. Tom. Usłyszałem twój samochód, powiedział na jej widok. I pomyślałem... Zamknęła samochód. Co pomyślałeś? spytała. Pomyślałem, że po prostu wyjdę ci naprzeciw. Jego troska wzruszyła Jillian. Często miała ostatnio wrażenie, że Tom jest żonaty z firmą, a nie z nią, a w drugim rzędzie z klubem tenisowym. Były jednak chwile, kiedy czuła ciepło, które istniało między nimi przed laty, ale przecież także teraz, choć tak skutecznie kryło się ono w szarej codzienności. Ale akurat dziś wieczorem z wszelkich przejawów tego ciepła chętnie by zrezygnowała. Czuła, że Tom obserwował ją uważnie z boku. Co on widzi? Zastanawiała się niespokojnie. Ale podobne i równie niespokojne myśli pojawiały się także w głowie Toma patrzył na Jillian, na jej długie włosy, ciągle sprawiające wrażenie nieuczesanych, na jej delikatny profil. Widział kobietę, którą znał od przeszło dwudziestu lat, którą poznał już jako student i bez której bardzo szybko przestał sobie wyobrażać swoją przyszłość i życie. Dawno nie postrzegał jej tak intensywnie jak teraz i jakiś nagły niepokój w nim samym kazał mu opuścić ciepły pokój, wyjść na dwór i stojąc w przenikliwym zimnie, nasłuchiwać jej nadjeżdżającego samochodu. Zaintrygowany, ale i niespokojny pytał sam siebie, jaki jest powód tego niepokoju. Jillian miała dziewiętnaście lat, gdy rozpoczęła studia na uniwersytecie i fascynowała go od pierwszej chwili, kiedy ją zobaczył. Była inna niż wszystkie studentki, co wiązało się nie tylko z jej rozwianymi włosami. Miała w sobie coś staroświeckiego, co wyraźnie odróżniało ją od innych. Gillian była jedynym dzieckiem nadmiernie troskliwych i opiekuńczych rodziców, którzy praktycznie na każdym kroku strzegli jej i chronili przed całym złem tego niedobrego, niebezpiecznego świata. Studia były dla dziewczyny czymś w rodzaju tchnienia wolności, której zaznała po raz pierwszy w życiu. Wybrała Glasgow, choć pochodziła z Norwich w East England, i zadecydowała o tym jedna myśl, którą znacznie później zdradziła Tomowi jak największa odległość między nią a rodzicami, żeby matka nie mogła przyjeżdżać w każdy weekend i patrzeć, co robi córka. Gillian sprawiała wrażenie dziewczyny niezbyt pewnej siebie, niedoświadczonej i często się wahającej, ale jej kryjąca się za nieśmiałością radość życia była aż nadto wyraźna i aż do tej chwili matce udawało się nadzorować ją tak bezustannie, że żadnemu mężczyźnie nie udało się choćby przez chwilę zostać z nią sam na sam. Także ta okoliczność była powodem braku pewności siebie, Jillian. Większość dziewcząt już od szesnastego roku życia miała swojego chłopaka. Ona nie miała pojęcia, jak postrzegają ją mężczyźni i czy w ogóle postrzegają. Ale wówczas zjawił się Tom. Zaczął ją adorować. Bardzo szybko zostali też parą i Jillian nagle rozkwitła nie tylko z powodu młodego, przystojnego mężczyzny, który w dodatku uchodził za uniwersytecką gwiazdę tenisa, ale także dzięki temu, że odkryła w sobie siłę i zdolności oraz to, że świat, wbrew ostrzeżeniom jej matki, nie jest niebezpieczny, lecz przede wszystkim ekscytujący i pełen radosnych wyzwań. Była bardzo lubiana wśród kolegów, koleżanek, także profesorów, miała zawsze dobre stopnie i tańczyła całymi nocami przez niemal wszystkie weekendy. Kiedy po ukończeniu studiów postarała się na krótko o pracę przy produkcji jakiegoś filmu, żeby zarobić trochę pieniędzy, nie tylko nie pozwolono jej potem odejść, lecz zaoferowano stałe zatrudnienie i powierzono pierwsze naprawdę poważne zadania. Już po kilku miesiącach wykonywała samodzielnie kalkulacje finansowe różnych projektów. W tym czasie Jillian wydawała się pełna jakiegoś wewnętrznego światła. I to się zmieniło, pomyślał Tom. I może właśnie dlatego się niepokoję. Ona nie jest już pełna tego wewnętrznego światła. Po prostu zgasła. — A jak było starą? — spytał, kiedy dotarli do drzwi i weszli do domu. — Byłyście w knajpie? — Tak. Dlaczego? — Czuć to od ciebie, ale wyjątkowo wcześnie wróciłaś. Po szybkim pożegnaniu z Johnem pojechała w pobliże szkoły Becky i dłuższy czas czekała tam na parkingu, by nie wrócić do domu za szybko, bo byłoby to dziwne. Przez chwilę nawet rzeczywiście chciała pojechać do Tary i przedyskutować z nią niepokojące nowiny, choć musiałaby w tym celu jechać aż do Londynu. Ale pomyślała, że przyjaciółka byłaby jednak niewłaściwym partnerem do rozmowy na ten temat. Barton byłby w jej oczach na zawsze skończony, a ona sama nie miałaby spokoju aż do chwili wypisania Becky z klubu. Tara była prawnikiem. Fakt, że postępowanie w sprawie Johna zostało umorzone i nie wniesiono oskarżenia, przypuszczalnie nie wywarłby na niej większego wrażenia. Za to określenie z braku dowodów było dla niej czymś aż nadto dobrze znanym. W końcu Gillian zmarzła w samochodzie na pustym parkingu i ruszyła w drogę do domu. Ale jak na wieczór starą, była to niezwykle wczesna pora. Tara miała jeszcze jakiś termin. Rzekła w odpowiedzi na uwagę Toma. Wierzana w zasadzie nigdy nie ma czasu. Mogłyśmy się zobaczyć tylko na krótko, w połowie drogi do Londynu. Rozumiem, powiedział Tom. Patrzył na Gillian w jasnym świetle wejścia do domu. Wyglądasz na wyczerpaną i rozdrażnioną. Wszystko w porządku? Oczywiście, ale opowieści Tary o jej pracy mogą czasem każdemu podziałać na nerwy. Nie rozumiem właściwie, dlaczego akurat zaczął Tom, ale ona mu przerwała, zanim znów mógł się wypowiedzieć na temat jej przyjaźni starą. — Becky już śpi? Poszła do łóżka dwadzieścia minut temu i kiedy do niej zajrzałem, już spała, oczywiście z czakiem w ramionach. Nie było z nią problemów. — Jasne. Tych nie ma między nim a Becky. Wszystkie problemy wydają się zarezerwowane dla niej, Jillian. — Zamówiliśmy pizzę, podjął Tom, i zjedliśmy ją potem przed telewizorem — Wiesz, tak jak ona to lubi, wprost z pudełka i siedząc na podłodze. Nie mogę tego robić każdego wieczoru, rzekła Jillian. Ona musi jeść także zdrowe potrawy i od czasu do czasu używać noża i widelca. I muszę wyprawiać ją wcześniej do łóżka niż ty to robisz, bo inaczej następnego dnia zaśnie w szkole na lekcjach. Zauważyła, że zabrzmiało to bardziej surowo i ostrzej niż zamierzała. Tom sprawiał wrażenie dotkniętego. Przecież nie miałem zamiaru cię krytykować, Jillian. Oczywiście coś takiego musi być wyjątkiem, ale niezbyt często jestem z Becky sam, więc możemy wtedy zrobić coś szczególnego. Sama nie wiedziała, co ją napadło. Tom miał rację i przecież nie miała nic przeciwko ich wspólnemu wieczorowi z pizzą przy telewizorze. Była dorosłą kobietą i chyba było śmieszne, że odczuwała zazdrość i czuła się źle traktowana. Było to niewłaściwe, a jednak normalne w wielu rodzinach. Tom był ojcem, który miał bardzo mało czasu, ale kiedy wreszcie mógł spędzić parę godzin z córką, to robili razem coś niezwykłego albo wręcz nierozsądnego, co dziecku sprawiało ogromną frajdę. Gillian jako matka, która poświęcała córce o wiele więcej czasu, nie była tak atrakcyjna, bo to ona stawiała na stole sałatkę oraz odpowiednio podany obiad, pilnowała zadań domowych i strofowała córkę, kiedy w jej pokoju panował coraz większy chaos. To na nią złościła się córka, jednocześnie bezgranicznie podziwiając Toma. — Może powinnam je jeździć do Londynu codziennie? — powiedziała pozornie bez związku. — I więcej pracować. Może by mi to dobrze zrobiło. Tom spojrzał na nią zaskoczony. — Nie będę mieć nic przeciwko temu. Świetnie sobie radzisz z pracą i byłoby wspaniale, gdybyś była częściej i dłużej w firmie. No ale... Becky... Becky może spokojnie częściej zostawać sama. I tak czuje i mówi mi, że jestem zbyt troskliwa, nadopiekuńcza. Powinnam zostawiać jej więcej swobody. Zawsze zarzucałam moim rodzicom, że swoją przesadną troską tylko mnie ograniczali i coś mi się zdaje, że zaczynam powtarzać ich błędy. Becky ma dopiero dwanaście lat, przypomniał Tom. W tym wieku dzieci często się przeceniają. Poszedł do pokoju, stanął przy oknie i patrzył w ciemność, w której widział właściwie tylko odbite w szybie wnętrze. A może rzeczywiście powinniśmy tego spróbować rzekł po chwili. Zdjęła buty i podeszła do niego. Ona oczekuje, że będę jej bardziej ufać i nie chciałabym tego zignorować. Odwrócił się do niej. Dostrzegła, że był bardzo zmęczony i wyczerpany, jednocześnie wprost się palił do działania. Pewnie najchętniej znów szalałby na korcie tenisowym w klubie i posyłał przeciwnikowi przez siatkę piłki nie do odbicia. W ostatnich latach był to jego stały problem. Nie potrafił obniżyć obrotów po powrocie ze stresującej pracy w biurze i po prostu się zrelaksować. Wydawało się, że wciąż jest pod silnym działaniem adrenaliny. Spowodowała to samodzielność w pracy. Był pełen niepokoju i sprawiał wręcz wrażenie kogoś, kto ciągle bierze jakieś środki pobudzające, czego nie robił i Gilian o tym wiedziała. Padał w ten stan niejako sam z siebie. Gillian w regularnych odstępach czasu zaklinała go, żeby poszedł do lekarza. Bała się, że tom prędzej czy później doprowadzi się do ataku serca, bo wszystko, co robił i jak się czuł, niejako spełniało klasyczne potem warunki. Moje serce jest zupełnie w porządku, kwitował jej prośby. Ale czy na pewno tak było? W końcu od kiedy go znała, omijał zawsze wielkim łukiem wszystko, co choćby w najmniejszym stopniu przypominało gabinet lekarski. Podeszła do niego blisko i położyła mu rękę na ramieniu. Wszystko będzie w porządku, powiedziała łagodnie. Oczywiście, odparł Tom. Nie za bardzo wiedział, o czym ona mówi, ale miał wrażenie, że zostawiła temat Beki, bo tak naprawdę chodziło jej o coś innego. Miało to coś wspólnego z jej dziwnym dystansem, z tym, że nie było już w niej tego wewnętrznego światła, że nie miała już tak błyszczących, pełnych życia oczu. Miało to związek także z tym, że on za dużo pracował, zbyt często fanatycznie grał w tenisa i za mało czasu spędzał z żoną. Gillian nigdy nie robiła Tomowi wyrzutów z powodu licznych nadgodzin w pracy. Jego firma była także jej firmą. Wiedziała też o trudnościach, w których pogrążonych było tylu ludzi, od kiedy świat ogarnęła recesja, największa od lat dwudziestych ubiegłego wieku. Nie była kobietą, która lamentowała i narzekała tylko dlatego, że jej mąż walczył ze wszystkich sił o utrzymanie tego, co razem zbudowali. Z jednej strony rozumiała nawet, dlaczego on tak zawzięcie uprawiał sport. Wiedziała, że był to swego rodzaju wentyl, sposób rozładowania napięcia, bez czego nie mógłby chyba wytrzymać morderczego obciążenia. Ale nie rozumiała, dlaczego on właściwie nie był już z nią. Dlaczego był taki daleki, nawet nocą, kiedy leżał obok niej tak blisko w łóżku. I z tego powodu cierpiała. On sam tego nie rozumiał. Kochał przecież Jillian. Wiedział dokładnie, kiedy stało się dla niego jasne i oczywiste, że chce się z nią ożenić i że nie będzie już dla niego od tej chwili żadnej innej kobiety. Jeszcze w czasie studiów pojechali któregoś jesiennego weekendu na wędrówkę po Szkocji z namiotem i sprzętem do biwakowania. Była cudowna, słoneczna pogoda. Siedzieli zupełnie sami na rozległym pustkowiu szkockich torfowisk, a rozciągające się dookoła łagodne wzgórza były wprost liliowe od kwitnących wrzosów. Wieczorem nadciągnął chłód, rozpalili więc ognisko i zawinęli się po kolacji w jeden śpiwór w namiocie, tuląc się do siebie i grzejąc nawzajem ciepłem swych ciał. Kiedy następnego ranka wypełzli z namiotu, pogoda zmieniła się zupełnie. Mgła była tak gęsta, że ledwo widzieli przed sobą własną wyciągniętą rękę. Ruszyli w drogę powrotną, ale na stromym podejściu, na które musieli się wspiąć, tom się poślizgnął i upadł tak nieszczęśliwie, że, jak się później okazało, doznał złamania stopy. Leżał między kamieniami, w mokrej mgle, był półprzytomny z bólu i dostał torcji. Potem było mu ciągle niedobrze i nie miał pojęcia, jak wydostaną się teraz z tego zapomnianego przez Boga i ludzi zakątka, i jak dotrą do parkingu, gdzie zostawił swoje auto. Był to stary, zardzewiały gruchot. Gillian była śmiertelnie przerażona, ale szybko wzięła się w garść. Nie wybuchnęła płaczem, ani nie pogrążyła się w całkowitej bezradności. Z gałęzi i bandaża zrobiła coś w rodzaju prymitywnej szyny, za pomocą której usztywniła jego kostkę, wzięła na plecy ciężki namiot i pomogła Tomowi wstać. Potem podpierała go. Mężczyznę o wzroście 190 centymetrów, kiedy powoli brnęli po wąskich ścieżkach przez rozległe, bagniste doliny, skaliste wietrzne wzgórza, gdzie chłód przenikał ich do kości. Potrafiła go podtrzymać na duchu, kiedy jęczał z bólu i choć ledwie mogła się utrzymać na nogach z wyczerpania, na wpół niosąc go i podpierając, szła uparcie z zaciśniętymi zębami, nie poddając się ani przez chwilę. I wtedy on pomyślał. Nie zostawię jej. Nie dlatego, że zdawał sobie sprawę, że ona go po prostu uratowała. Zrozumiał, że jej zasadnicza cecha to siła jej wola, żeby mimo wszystko zrobić to, co musiało być zrobione. Pobrali się jeszcze w czasie studiów. Do dziś jego najgłębsze uczucia się nie zmieniły wiedział o tym. Gillian ciągle była kobietą, którą kochał. Człowiekiem, na którego mógł się zdać ślepo i bez wahania. Była kimś, kto go wspierał i zarazem jego towarzyszką. Ale żeby jej to okazać, musiałby się czasem zatrzymać i wsłuchać w siebie, a to mu się już nie udawało. Nie potrafił się zatrzymać, głęboko odetchnąć i być tym Tomasem z przeszłości. Życie zrobiło z niego kogoś, kto wciąż dokąd śpędzi, a on już nie potrafił zwolnić tempa. Dosłownie nie wiedział, co ma teraz zrobić. Kocham cię, Jillian, powiedział cicho. Zdumienie, z jakim ona popatrzyła teraz na niego, było niemal bolesne. Czy rzeczywiście upłynęło tak dużo czasu, od kiedy powiedział to ostatnio? Też cię kocham, odparła. Popatrzył badawczo w jej twarz i miał wrażenie, że coś się zmieniło. Coś się stało w jej życiu, w niej samej, a on nie wiedział, co to było. Muszę ci coś powiedzieć zaczęła nieoczekiwanie. Byłam dziś umilkła nagle. Tom popatrzył na nią pytająco. Tak? spytał. A nieważne powiedziała. Właściwie to nie ma żadnego znaczenia. Zaledwie półtorej godziny wcześniej siedziała razem z Johnem Bartonem w samochodzie i po jego wyznaniu przez kilka minut nie była w stanie wydobyć z siebie choćby jednego słowa. Po dłuższym milczeniu John wziął leżący przed nim jakiś zapomniany paragon kasowy, wyciągnął z kieszeni długopis i coś napisał. To numer mojego telefonu. Nie będę ci się już naprzykrzać, ale gdybyś chciała ze mną porozmawiać, możesz zadzwonić w każdej chwili. Powiedziałam ci to, co chciałaś wiedzieć, i może chciałabyś się dowiedzieć czegoś więcej. A może chciałabyś pomówić o czymś innym, nieważne. Zadzwoń po prostu, jeśli tylko będziesz miała ochotę. Po tych słowach po prostu wysiadł i znikł w ciemności. I dopiero dobrą chwilę później Jillian stwierdziła, że do niej będzie należał ewentualny następny krok. Mogła do niego zadzwonić. Mogła też spróbować zapomnieć o tym epizodzie. Jesteś pewna? spytał Tom. Jesteś pewna, że to nie ma znaczenia? Skinęła głową. Chodźmy spać, powiedziała. Czwartek 10 grudnia. Nie będzie łatwo znaleźć kupca na tę posiadłość, powiedział pośrednik jeszcze w czasie rozmowy telefonicznej. Nazywał się Luke Palm i mieszkał właściwie w Londynie, ale Ann skontaktowała się z nim z polecenia swojej przyjaciółki, a wtedy Luke przyjechał natychmiast do Thunbridge. Rynek nieruchomości nie kwitł ostatnimi czasy. Każdy agent nieruchomości chwytał więc to, co tylko dało się zdobyć, nawet jeśli trzeba było w tym celu jechać spory kawałek. Teraz Luke stał w kuchni u Ann, rozglądał się, a jego spojrzenia zdradzały, że był pod wrażeniem. Przypuszczalnie nie spodziewał się, że taki stary dom będzie tak pięknie i komfortowo urządzony. I jak zawsze, kiedy goście z podziwem oglądali dom, Ann czuła niemal dziecinną dumę oraz głęboką radość. Sean i ona dokonali naprawdę czegoś wspaniałego. Wspólne idee i starania, choć włożyli w ich urzeczywistnienie ciężką pracę, były wynagrodzone. Uznanie sprawiało jej przyjemność i jedyne, czego pragnęła, to żeby Sean także mógł się z tego cieszyć i być dumny. Muszę pani powiedzieć, zaczął Luke, że ten dom to prawdziwy klejnot. Mój mąż, kupując ten dom, spełnił marzenie swojego życia, wyjaśniła Ann. Zainwestowaliśmy tu wiele miłości i energii. Tak, to widać, jednak położenie domu. Wiem, odparła Ann. W końcu był jakiś powód, dla którego chciała się pozbyć tego kawałka raju. Wiem, dom jest położony daleko od wszystkiego. To jest jeden z powodów mojej decyzji. Mój mąż i ja chcieliśmy spędzić tu starość, ale teraz jestem sama i czuję się samotna. Ciągle jeszcze odczuwała potrzebę usprawiedliwienia swojego kroku, nawet wobec tego w gruncie rzeczy obcego mężczyzny, ale właściwie mówiła sama do siebie. Nic nie zachwiało jej decyzji podjętej przed ostatniej nocy, ani przekonania, że ta decyzja jest słuszna. Ale czym innym było coś teoretycznie zaplanować, a czym innym wykonać pierwsze kroki, żeby te plany stały się rzeczywistością? — Też nie mógłbym tutaj sam mieszkać — zgodził się z nią Luke Palm. — Myślę, że pani decyzja jest jak najbardziej słuszna, bo nie jest tu całkiem bezpiecznie być tak zupełnie samej w tym lesie. — Co pan ma na myśli? — spytała Ann. Nie wspominała przecież nic o światłach reflektorów widzianych w nocy, o obcym samochodzie, o swoim uczuciu, że jest obserwowana i śledzona. No, nieprędko ktoś zauważy, jeśli przytrafi się pani coś złego. Może pani przecież po prostu upaść, leżeć ze złamaną nogą na schodach, nie będąc w stanie dotrzeć do telefonu. Przecież nie ma tu sąsiadów, którzy usłyszą pani wołanie. A, o, o tym pan myśli, odpowiedziała Ann i uspokoiła się. Nie mówiąc już o tym, że na tym podłym świecie pełno jest różnych podejrzanych typów, dodał Luke. Myślę, że nawet ja obawiałbym się tutaj mieszkać. Ann natychmiast znów poczuła się nieswojo. Skoro miała tu jeszcze mieszkać, wolałaby usłyszeć, że to nonsens, żeby ciągle się martwić i bać na zapas. Że prawdopodobieństwo, by dotarł tu jakiś kryminalista czyhający na bezbronne kobiety, jest jak jeden do miliona i histeria jest zupełnie nie na miejscu. Wydało jej się to nieprzyjemne, że każdy doskonale rozumiał jej lęk. Także przyjaciółka, do której zadzwoniła, pytając o agenta, natychmiast użyła tego argumentu. Będę spokojniejsza, Ann, kiedy nie będziesz już siedziała sama w tym lesie. Niemal jak żer i łakomy kąsek podany na talerzu każdemu rabusiowi i mordercy. — Dziękuję, miała ochotę powiedzieć Ann. Zanim znajdę jakiś inny lokum, dzięki Twoim słowom będę mogła z pewnością spokojnie spać. To jest dom dla dużej rodziny, zauważył Luke Palm. Albo dla ludzi, którzy mają wiele zwierząt, którzy szukają alternatywnej formy życia lub czegoś podobnego. To wprost marzenie dla outsidera. Chodząc po domu, zrobił mnóstwo notatek, a także liczne fotografie i wreszcie powiedział, że przygotuje odpowiednią prezentację. Jak tylko pojawią się zainteresowani, dam pani znać. Oczywiście proszę się liczyć z oględzinami. Nie ma problemu. Odpowiedziała Ann. Przeważnie jestem w domu, po prostu proszę do mnie wcześniej zadzwonić. Pożegnali się, a pośrednik był wyraźnie zadowolony i dobrej myśli. Spodziewał się, że znajdzie tutaj w lesie coś w rodzaju opuszczonej noclegowni, a teraz miał w ręku cenny klejnot. Kiedy wyszedł przed dom, w powietrzu wirowały płatki śniegu. Był już późny wieczór. W wierzchołkach drzew szumiał wiatr. Jest pani bardzo odważną kobietą, powiedział na pożegnanie. Ale proszę dobrze pozamykać wszystkie drzwi. Zrobię to oczywiście. Ale złego diabli nie biorą. Patrzyła za nim, jak znikał między krzewami, które rosły wzdłuż ścieżki prowadzącej przez ogród. Starała się sprawić wrażenie bardziej odważnej, niż naprawdę była. Ostatniej nocy nie słyszała silnika samochodu, ani nie widziała świateł reflektorów, ale wcale nie była dzięki temu spokojniejsza wręcz odwrotnie czuła niemal jeszcze większy niepokój. Ani nie sądziła, że wszystko sobie wmówiła, ani nie wychodziła z założenia, że sprawa sama się jakoś wyjaśni. Raczej wydawało jej się, że coś tam czeka na dworze i nie potrafiła choćby w największym przybliżeniu zdefiniować owego czegoś. Nie miała też pojęcia, czemu miałoby służyć owo czekanie, ale czuła, że jest w niebezpieczeństwie i ta świadomość powodowała, że tak przyjazną dotychczas okolicę odbierała zupełnie inaczej. Było to tak, jak gdyby drzewa nagle znalazły się bliżej jej domu. Jak gdyby szum poruszanych wiatrem łysych gałęzi był groźny, jak gdyby podłogi w domu skrzypiały, czego przedtem nigdy nie słyszała. Jak gdyby świat zawsze pełen ludzi jeszcze bardziej się od niej oddalił. Starannie zareglowała drzwi wejściowe i wróciła do jasno oświetlonej kuchni. Na stole stały świece. Wokół okien umocowała łańcuchy lampek. Z zewnątrz jej dom musiał dzięki temu sprawiać wrażenie wyjątkowo ciepłego i przytulnego. Ale kto to widział? Odsunęła od siebie tę myśl. Właśnie o tym nie chciała w tej chwili rozmyślać. O tym, kto mógł coś zobaczyć z zewnątrz. Nastawiła wodę na herbatę i zajęła się broszurami, które zostawił jej Luke Palm. Oferty kupna mieszkań w Londynie. Była zdenerwowana. — Mam tu dla pani kilka rzeczywiście ciekawych propozycji powiedział. Jasne, przestronne mieszkania, z pięknymi, słonecznymi balkonami. Proszę przejrzeć te oferty w spokoju. Możemy się spotkać w przyszłym tygodniu na oględziny. Mój pierwszy, rzeczywiście samodzielny krok, pomyślała i popatrzyła w zadumie na błyszczący papier leżącej przed nią broszury. Miała dwadzieścia sześć lat, kiedy poślubiła Szona. Od tej chwili razem decydowali o każdym posunięciu życie było dla niej ciągłą koniecznością zawierania kompromisów z drugim człowiekiem, a teraz miała zamieszkać w swoim wymarzonym mieszkaniu, w swojej wymarzonej okolicy i miała je urządzić dokładnie według własnych wyobrażeń. Nagle poczuła się tak pełna energii, jak chyba nigdy. Po raz pierwszy od śmierci szona opanowało ją uczucie, jak gdyby była przed wielką podróżą, uczucie radosnego podniecenia, oczekiwania. Nalała sobie herbaty i zapaliła świecę. — To będzie cudowny wieczór. Będzie się zajmowała swoją przyszłością. Oglądała fotografie, studiowała plany mieszkań, piła herbatę. A potem uczci to wszystko lampką szampana. Usiadła za stołem. I w tym momencie usłyszała jakiś szmer. Las na zewnątrz, a także dom były pełne różnych szmerów, ale... Tym razem Ann odebrała dźwięk na jakiejś innej płaszczyźnie podświadomości. Znała dźwięki, jakie wydawały trzeszczące belki dachu, gulgotanie rur ogrzewania, szum poruszanych wiatrem drzew i odgłosy zwierząt, które żyły w lesie. Ale ten dźwięk był zupełnie inny i kazał jej podnieść głowę. Brzmiało to tak, jak gdyby ktoś był na werandzie przed kuchnią. Jej pierwszą myślą było, że może mr. Palm czegoś zapomniał i wrócił, no ale przecież wówczas zadzwoniłby do drzwi wejściowych. W napięciu patrzyła przez okno, lecz na dworze było zupełnie ciemno, a w kuchni bardzo jasno. Widziała jedynie odbity w szybie obraz własnej kuchni, świece, dzbanek z herbatą i siedzącą przy stole kobietę z szeroko otwartymi oczami. Dlaczego przedtem, kiedy agent był jeszcze w pobliżu i nie była tak rozpaczliwie sama, nie zamknęła okiennic? Dlaczego w ogóle nie spakowała wszystkich swoich rzeczy i nie zamieszkała u przyjaciółki, w mieście albo w hotelu? Podniosła się, wstrzymując oddech, i wyjrzała przez okno na zewnątrz. Nie było słychać niczego nowego oprócz zwykłych, codziennych dźwięków. Może coś sobie wmówiłam? pomyślała. Mój system nerwowy jest chyba mocno nadszarpnięty. Tak, okiennice powinny być zamknięte. To rzeczywiście było ważne. Czułaby się wtedy bezpieczna. Wyłamanie okiennic kosztowałoby mnóstwo sił i czasu, a w dodatku spowodowałoby mnóstwo hałasu. Najgorsze było to, że Ann musiałaby teraz otworzyć drzwi na taras, wyjść na zewnątrz, żeby odsunąć zasówki i zamknąć okiennice. Nie zachowuj się jak rozhisteryzowana starucha — powiedziała surowo sama do siebie. — Usłyszałaś jakiś niezwykły dźwięk, a przynajmniej wmawiasz to sobie. Może rzeczywiście niczego takiego nie było, bo przecież nie możesz przysiąc, że naprawdę coś usłyszałaś. Wykończysz się w ten sposób, a na to nie możesz sobie pozwolić, a więc idź i zamknij teraz te cholerne okiennice. Nie usłyszałaś tego dźwięku tylko raz. Słyszałaś też samochód, i to kilka razy, w środku nocy. Tutaj coś nie gra, i nie ma to nic wspólnego z histerią i wmawianiem sobie. Zignorowała swój wewnętrzny głos. Musiała zamknąć okiennicę. Potem będzie mogła spokojnie rozmyślać o tych wszystkich dziwnych rzeczach, które wydarzyły się ostatnio w jej życiu. Będzie mogła oddać się rozmyślaniom o strachu i o wszystkich możliwych okropieństwach. Ale w tej chwili nie wolno jej było poddać się paraliżującemu strachowi. Zdecydowanym ruchem otworzyła drzwi. Śnieg sypał teraz o wiele intensywniej. W ogrodzie na trawie leżała już cienka biała warstwa. Także na schodach, które prowadziły z ogrodu na werandę. Wpatrywała się w zasypane schody. Jej mózg pracował osobliwie powoli. Ślady stóp na śniegu. Grube podeszwy o szerokim profilu. Ktoś ubrany w ciężkie zimowe buty zakradł się tutaj. To nie były jej ślady. An nie wychodziła na te schody przez cały dzień. Z lukiem palmem byli w ogrodzie, ale obeszli dom, wychodząc głównymi drzwiami. A śnieg dopiero teraz przestał topnieć. Ktoś dopiero co musiał tutaj wejść w ciągu ostatnich dziesięciu minut. Od ściany domu oderwał się jakiś cień. Ann zauważyła go kątem oka. Wydawało jej się, że odwróciła się w zwolnionym tempie. Zauważyła grubą czarną kurtkę i zrobioną na drutach czapkę głęboko wciśniętą na oczy. Ciągle myślała zdumiewająco analitycznie. Nikt nie miał najmniejszego powodu, żeby stać tutaj nocą na jej tarasie. Pojęła, że pod żadnym pozorem nie powinna była wychodzić na dwór. Sobota 12 grudnia, 19.05 Mili i Gavin oglądają na dole wiadomości. Mili już się ubrała, ma na sobie płaszcz i buty. Ma nocną zmianę w domu starców, musi wyjść za pół godziny. I oczywiście jest w odpowiednim do tego humorze, kolację ledwo można było znieść. Ona jest zawsze rozdrażniona, zupełnie jak zły pies, kiedy musi iść do pracy, ale w weekendy jest jeszcze gorzej. Przy jedzeniu byłem oczywiście czymś w rodzaju piorunochronu. Kiedy drugi raz nałożyłem sobie na talerz smażonych kartofli, spytała, kiedy zamierzam wpłacić coś do domowej kasy, bo tych parę groszy z ostatniego tygodnia dawno już poszło. Miała czujny wyraz twarzy, gdy wpatrywała się we mnie i powiedziała jeszcze, że przecież dostaje za pomogę. Piszesz przecież regularnie aplikacje, prawda? Spytała. I szukasz pracy? Bo w takim wypadku dostajesz też pieniądze. Oczywiście, skłamałem. Zaczerwieniłem się przy tym, ale to zdarza mi się stale, kiedy coś mówię, więc chyba nic nie zauważyła. Obawiam się, że ona coś podejrzewa. Mili to wstrętna małpa, ale nie jest głupia. Zbyt długo nie ma mnie w domu całymi dniami i pewnie od dawna się zastanawia, co ja robię na dworze. Chyba nie sądzi, że chodzę od drzwi do drzwi i proszę o pracę. Byłoby dobrze, gdybym kilka dni poobijał się w domu. Nie kupuję niczego dla siebie, ale muszę płacić swój udział za prąd, ogrzewanie, jedzenie i resztki oszczędności topnieją. Wczoraj w Halfway House wysępiłem nawet trochę forsy od Bartka. Trochę marudził. Też nie jest przy forsie, a jego narzeczona wydaje się wymagająca i droga, ale dał mi pięćdziesiąt funtów. I wyciągnąłem je wczoraj z kieszeni szerokim gestem, po czym położyłem przed mili na stole. — Czy to na razie wystarczy? — spytałem, a ona skinęła głową dość osłupiała. Ale jej nieufność wcale dzięki temu nie zmalała. Jednak nie miała już powodu do ataków i na razie nic nowego nie przyszło jej do głowy. Kevin, jak zwykle nie mówił nic. Przeżuwał bezmyślnie jedzenie i miał nadzieję, że sytuacja nie będzie eskalować. Widziałem dzisiaj w południe Gillian, Toma i Becky. Zdaje się, że wyszli na spacer. Akurat byłem przed ich domem, kiedy wychodzili. Musiałem więc powiedzieć dzień dobry. Wszystko nie było takie przypadkowe i niewinne, ale mam nadzieję, że nie będą się nad tym zastanawiać. Może w ogóle nie zauważyli, że się tam od dłuższego czasu włóczę. Może pomyśleli, że szedłem tam tędy przypadkiem zareagowali na mój widok z takim roztargnieniem, że chyba nie mam powodu się niepokoić. Jednak postanowiłem być ostrożniejszy. Te krótkie, ciemne, grudniowe dni sprawiają, że człowiek staje się lekkomyślny, bo ukryty pod osłoną ciemności. Ale przecież każdy jest bardziej widoczny, niż mu się wydaje, a w środku dnia jest w końcu całkiem jasno. Choć niebo jest zachmurzone, a lato jest tak odległym wspomnieniem, jak gdyby nigdy miało go już nie być. Na pierwszy rzut oka, Wardowie wydają się zdrową, normalną rodziną, tak jak myślałem na początku. Wszyscy troje mieli na sobie zimowe kurtki, buty i kolorowe czapki, i można było przypuszczać, że cieszą się z tego wspólnego spaceru. Ale nauczyłem się już obserwować i chyba w tej rodzinie coś nie gra. Thomas Ward naprawdę źle wygląda. Jest szary na twarzy, robi wrażenie wyczerpanego, a przy tym jest jakoś niezdrowo ożywiony, zbyt ożywiony. Ten człowiek wręcz wibruje. Na dłuższą metę to niezdrowe. Becky wygląda jak wiecznie niezadowolona, dojrzewająca nastolatka. Nie wydaje się szczęśliwa, lecz mój instynkt mówi, że za tym wszystkim nie kryje się nic poważnego. Okres dorastania jest naprawdę trudny. Wiem o tym aż za dobrze. Ale naprawdę obawiam się o Jillian. Nie wygląda co prawda na tak wykończoną i wyczerpaną jak jej mąż i o jej zdrowie chyba nie potrzebuje się martwić. Nie jest też w takim kiepskim nastroju jak jej córka, ale jest, można by powiedzieć, niespokojna, choć też nie jest to do końca słuszne określenie. Niespokojna to chyba zbyt delikatnie. Ona jest pełna napięcia, nerwowa, jakoś niezdrowo ożywiona. Robi na mnie wrażenie człowieka rozdartego i zastanawiam się dlaczego. Co jest przyczyną jej rozdarcia? Uśmiechnęła się do mnie przelotnie, ale bez ciepła. W końcu właściwie mnie nie zna, nie ma pojęcia, jak głęboko tkwi już w moich myślach, w moich marzeniach, za dnia i nocą, w mojej podświadomości, jak bardzo pragnąłbym być dla niej kimś bliskim. Ale wcale nie chcę niszczyć tej rodziny. Każda rodzina jest dla mnie święta. To okropne, że ludzie tak szybko się rozstają, rozwodzą i natychmiast próbują wejść w nowy związek jak gdyby małżeństwo było jakąś miłą, chwilową sytuacją, z którą można się natychmiast pożegnać, jak tylko coś nie gra. Dlatego nigdy nie próbowałbym zdobywać względów żadnej zamężnej kobiety. Gardziłbym sobą już na samą myśl o tym. Chcę tylko brać jakiś udział w życiu Jillian, w życiu jej rodziny. To tęsknota za tym, żeby choć współuczestniczyć w przeżywaniu czegoś, czego nigdy w życiu nie będę miał. Nigdy mi się nie uda założyć rodziny. Nigdy się nie ożenię, nigdy nie będę ojcem. Wiem o tym od dawna. Nawet kiedy mój przyjaciel Bartek nie odpuszcza i wczoraj znów zaczął szukać dla mnie randki w internecie. To po prostu nic nie da. Nie będę nikim więcej niż widzem i świadkiem czyjegoś szczęścia. Patrzyłem za nimi jak odjeżdżali. Stałem tam na zimnie. Było lodowato. Tego dnia akurat od czasu do czasu sypał śnieg i czułem, jak gdzieś w moim wnętrzu robi się coraz zimniej. To miało coś wspólnego z lordami. Coś się stanie. Czułem to wtedy aż nadto dobrze i czuję to także teraz. Ruszyłem potem dalej na swój codzienny spacer, ale nie mogłem się jakoś skoncentrować, skupić. To intensywne uczucie zbliżającego się nieszczęścia. Nie jestem jasnowidzem, ale moje zmysły nie śpią. Nagle przyszedł mi do głowy ten facet, z którym Jillian siedziała w pubie. Nie potrafię tego jeszcze pozbierać do kupy, ale ten typ mi się nie podobał, i to pasuje do tej jakoś pełnej nieszczęścia sytuacji, która wydaje się niemal wisieć nad rodziną Wardów. Na dole zatrzasnęły się drzwi. Słyszę kroki mili na ścieżce w ogrodzie. Wściekłe, energiczne kroki, a drzwi też mogłaby zamykać ciszej. Przypuszczam, że znowu się pokłóciła z Gejwinem. Przypuszczam także, że to ja byłem powodem kłótni. Może rzeczywiście powinienem się wyprowadzić. Tylko utrudniam życie Gejwinowi i sobie też. To okropne być tak niechcianym i źle widzianym. To już chyba samotność byłaby lepsza. Najlepiej by było, żebym to nie był ja, tylko ktoś zupełnie inny. Wybrała jego numer zanim opuściła ją odwaga. Było po dziesiątej wieczorem, ale na ile zdążyła poznać Johna, sądziła, że nie należy on do ludzi, którzy wcześniej chodzą do łóżka. W dodatku kwestia późnej pory nie była w tej sprawie największym problemem. Problemem był sam fakt, że ona to robiła. Że dzwoniła do mężczyzny, który powiedział, że jest nią zafascynowany. Który całkiem wyraźnie miał ochotę na mały romans z nią. Podczas kiedy ona była przecież mężatką. Tom poszedł wcześniej do sypialni. Słyszała, że włączył tam telewizor i oglądał jakiś program sportowy. W południe wszyscy razem pojechali do Windsoru. Poszli tam na długi spacer, wypili kawę w jakiejś wiejskiej restauracji i wrócili z rumieńcami na twarzach, w dobrym nastroju. Jillian upiekła w piekarniku bagietki z masłem ziołowym i razem zjedli je na kolację. Becky chciała potem koniecznie zobaczyć na DVD zmierzch. Jillian poszła więc z nią do salonu i próbowała zrozumieć, dlaczego córka i jej przyjaciółki są wręcz uzależnione od tego filmu. Spacer po południu w zimnym powietrzu zmęczył Becky, w końcu więc dziewczynka przytuliła się do matki i usnęła. Jillian gładziła jej palce, co robiła zawsze, kiedy Becky była mała. I także teraz córka oddychała spokojnie, śpiąc, a wyglądała tak słodko i różowo, jak malutkie dziecko, którym kiedyś była. Jillian dawno przestała zwracać uwagę na Edwarda i Belle na ekranie telewizora. Patrzyła za to na spokojną, delikatną twarz córki. Miłą. I nie tak na burmuszoną, jak codziennie. Jak bardzo ją kocham, pomyślała. Jednak wewnętrzny niepokój nie ustąpił. W końcu zaniosła pogrążoną we śnie beki do łóżka, przykryła ją starannie, co rzeczywiście wydało się sprawiać jej przyjemność, i zeszła do salonu. Po dwóch kieliszkach wina czuła się o wiele bardziej rozluźniona. A ponieważ rzadko piła alkohol i reagowała silnie nawet na jego niewielką ilość, dwa kieliszki wina graniczyły niemal z upiciem się. Paragon kasowy, na którym John napisał swój numer telefonu, miała w kieszeni dżinsów. Wyciągnęła papierek, przyniosła telefon z korytarza i znów usiadła w salonie. Zadzwonić to przecież nic nadzwyczajnego, pomyślała. Zgłosił się po trzecim sygnale. W tle słyszała wyraźnie jakieś głosy, śmiechy i brzęk szkła. To ja, Gillian. Dobry Boże, powiedział John. Obawiałem się już, że nigdy nie zadzwonisz. Wydawało się, że rzeczywiście czekał na jej telefon. W czasie naszego ostatniego spotkania, powiedziała, zareagowałam chyba nieco zbyt ostro. Nie chciałam tego tak zostawić. Pod jakim względem zbyt ostro? Nie powinnam była natychmiast wstawać i wychodzić. Obawiam się, że sytuacja nieco przerosła moją wytrzymałość nerwową. Śmiech słyszany w tle stał się naraz jeszcze głośniejszy. Gdzie jesteś? spytała. W Halfway House. Mieliśmy turniej w klubie, i potem przyszedłem tutaj. Możesz przyjść? Siedzę tu sam jak pies i za bardzo pocieszam się łyski. Jillian stwierdziła z zaskoczeniem, jak bardzo się ucieszyła i jaką ulgę sprawiły jej te słowa, że był sam. Nie mogę tak po prostu wyjść. Nie dziś wieczór. Kiedy możesz? spytał John. Roześmiała się. A skąd wiesz, że chcesz się z tobą spotkać? Był poważny. Powiedziałaś przed chwilą, nie dziś wieczór. Zabrzmiało to dla mnie tak, jak gdyby to była tylko kwestia godziny i dnia, a nie ogólnie słowa nie. Masz rację, zastanowiła się. Chciałabym po prostu porozmawiać. Byłam przerażona, kiedy mi powiedziałeś, z jakiego powodu zostałeś wydalony z policji. Chciałabym się o tym dowiedzieć czegoś więcej. Powiedz po prostu kiedy. W następny czwartek Beki jest zaproszona na urodziny i ma tam nocować. Mój mąż ma wieczorem spotkanie w klubie tenisowym. Jestem wolna cały wieczór. W następny czwartek. To niemal za tydzień. Wiem. I całe mnóstwo czasu, żeby to przemyśleć. Take it or leave it, odparł John. To przypuszczalnie jedyny wybór, który mam. W porządku, następny czwartek. Przyjdziesz do mnie? Do ciebie do domu? Dlaczego nie? Nie chciała wyjść na głupią, albo na nieśmiałą i pruderyjną. Hmm, dobrze, w porządku. Mieszkasz w Londynie? Podyktował jej swój adres w Paddington, a ona zapisała wszystko pod numerem telefonu. – A więc na razie. – Cieszę się – odparł John. Czwartek, 17 grudnia Luke Palm miał 38 lat i od ośmiu pracował jako samodzielny pośrednik nieruchomości. Jego zasadą było nigdy nie deptać swoim klientom po piętach. Doskonale znał stereotyp obleśnego, natrętnego agenta, który potrafił tak długo narzucać się ludziom, że w końcu kupowali obiekty, których uprzednio wcale nie zamierzali nabywać. W dodatku nieświadomi wad i usterek przedmiotu swojego zakupu. A wszystko w efekcie pseudoelokwencji i podobnych działań pozbawionego skrupułów agenta. Chciał się bezwzględnie odciąć od takiego obrazu. Jego sukces miał być sukcesem w pełni zasłużonym. Cieszył się opinią pośrednika uczciwego i poważnego. Ludzie szybko zaczynali mu ufać. Także Anne Westley zjawiła się u niego, bo poleciła go jej przyjaciółka. Ann wydawała mu się sympatyczną, mądrą, starszą panią. Od razu doskonale się z nią rozumiał. Poza tym klientka taka jak ona to wyjątkowo szczęśliwy przypadek. Nie tylko chciała sprzedać dom, ale szukała też dla siebie mieszkania własnościowego. A więc zarobiłby podwójnie. Było więc oczywiste, że Luke zadał sobie tu znacznie więcej trudu niż zwykle. Przez tydzień próbował się do niej dodzwonić i to wiele razy, ale ciągle odpowiadała mu tylko automatyczna sekretarka. Pilnie prosił o telefon, ale daremnie. Chciał ją koniecznie zawiadomić o sukcesie. Nie tylko znalazł klientów gotowych kupić dom w lesie w Tunbridge Wells, ale miał też do zaoferowania urocze mieszkanie w dzielnicy Belgravia, które znakomicie odpowiadało wymaganiom Anne Westley. W obu przypadkach chciał koniecznie przeprowadzić oględziny jeszcze przed świętami. Nie rozumiał zupełnie, dlaczego Ann nie reagowała na jego telefony. Sprawiała wrażenie bardzo zainteresowanej i zdecydowanej opuścić za wszelką cenę swoją wątpliwą idylle w lesie. Luke rozumiał to aż za dobrze. Cudowna posiadłość, ale on nie wytrzymałby tam nawet trzech dni. Małżeństwo, które zainteresowało się tą posiadłością, miało pięcioro dzieci i mnóstwo zwierząt. Także w tym przypadku Luke Palm był przekonany, że jest w stanie zaoferować swoim klientom coś, co będzie akurat odpowiadało ich potrzebom i chęciom. Dlatego był coraz bardziej zdenerwowany, że nie udawało mu się w żaden sposób skontaktować z Ann. Coraz bardziej go to martwiło i niepokoiło. W ostatni czwartek dzwonił do niej kilkakrotnie. Znów tylko sekretarka. Nie zostawił żadnej wiadomości, bo jego tekst musiał być nagrany już chyba z pięć albo sześć razy. Ale zaczął się zastanawiać, czy sprzeniewierzył się swojej zasadzie, by nigdy nie narzucać się klientowi. Walczył z myślą, żeby to jednak zrobić. Po prostu tam pojechać i odwiedzić Ann Westley, zobaczyć, co się właściwie stało. Było wczesne popołudnie. Nie miał już żadnych innych terminów, tylko trochę papierkowej roboty, którą mógł się zająć w domu. Właściwie zamierzał teraz jechać do domu i spędzić kilka godzin za biurkiem, ale się wahał. Może jednak powinien pojechać do Tunbridge Wells i zobaczyć Ann? Była przecież tak cholernie samotna tam w lesie. Oczywiście było możliwe, że porzuciła plan przeprowadzki, ale na ile był w stanie ją ocenić, dałaby mu o tym znać. Nie znikałaby tak po prostu. Luke Palm spojrzał na zegarek. Tuż po trzeciej. Na dworze padał śnieg. Coraz większe płatki i coraz gęstsze. W poprzednim tygodniu już kilka razy padał przelotnie śnieg, ale wszystko szybko się stopiło. Teraz chyba naprawdę szła zima i we wszystkich miejscowościach wszystko wskazywało na to, że w tym roku będzie białe Boże Narodzenie. Meteorolodzy zapowiedzieli na wieczór silne opady, ale ponieważ Luke nie zamierzał zatrzymywać się u Ann dłużej, miał nadzieję, że do tego czasu zdąży wrócić do domu. Chciał przecież tylko do niej zajrzeć, upewnić się, że wszystko jest w porządku i powiedzieć, że znalazł klientów, którzy bardzo by chcieli obejrzeć jej dom. Dwadzieścia po trzeciej, wyruszył w drogę. Trwało to dłużej niż zwykle, zanim udało mu się wyjechać z miasta, bo śnieg sypał coraz intensywniej i nieprzyzwyczajeni do tego kierowcy zaczynali wpadać w histerię. Była prawie piąta, kiedy zaparkował samochód na małym parkingu na skraju lasów Tandridge Wells, gdzie miały początek liczne szlaki turystyczne. Oprócz jego samochodu nie było tam żadnego innego. Po krótkim rozmyślaniu Luke postanowił zostawić tutaj auto i pójść dalej piechotą. Śnieg padał naprawdę gęsto, a Luke nie bardzo ufał nieutwardzonej drodze prowadzącej do domu An. Nie miał ochoty utknąć gdzieś po drodze i być zmuszonym wykopywać potem auto z zaspy. Zrobiło się ciemno, a w tym lesie pośród wysokich drzew było chyba jeszcze ciemniej. Luke brnął w śniegu po wąskiej drodze. Panujący tu nastrój wydawał mu się z jednej strony bardzo świąteczny i romantyczny, ale zarazem pełen jakiejś grozy. Świat pokryty coraz grubszą warstwą śniegu stał się jakby jeszcze cichszy, czy też wstrzymywał oddech. Luk nie był w stanie tego ocenić. Zastanawiał się po raz kolejny, jak człowiek może tutaj w ogóle wytrzymać. I nagle stwierdził z irytacją. On nie powinien był, nie wolno mu było tego robić. Sean Westley, ciągnąć tutaj swoją żonę, żeby urzeczywistniać własne marzenia, czegoś takiego nie wolno robić drugiemu człowiekowi. Nie, Ann się nie skarżyła, ale Luke Palm był wrażliwym człowiekiem i szybko się zorientował, że ten dom i przeprowadzka tutaj to było przede wszystkim życzenie zmarłego męża Ann, jego pomysł. I Ann nie przyszło łatwo na to wszystko przystać. Teraz zatrzymywała ją tutaj tylko lojalność w stosunku do Shauna, silniejsza nawet niż śmierć. Droga doprowadziła go wreszcie na rozległą polanę, na której stał dom. Wszystko było tak jak przedtem. Nawet jeszcze bardziej czarowne, bo dookoła wirowały płatki śniegu, a wszystkie drzewa i krzewy wyglądały już jak posypane miałkim cukrem. Bajka w zimowym lesie. Mam nadzieję, że nie będzie wkurzona, kiedy zjawię się nagle ni stąd ni zowąd pomyślał Luke. Nigdzie w domu nie świeciło się światło, ale na podjeździe zobaczył samochód Ann, więc musiała być w domu bez samochodu nie za bardzo mogła się stąd wydostać. Otworzył bramkę do ogrodu, poszedł ścieżką pomiędzy wysokimi krzewami. Bzy, o ile mógł rozpoznać, a między nimi jaśmin. Latem i wiosną ten ogród musiał być jak marzenie. Tylko że jak komuś się tutaj nie daj Boże coś przytrafi, to nikt się o tym nawet nie dowie. Wszedł po schodach do drzwi i zadzwonił. Czekał. Było zupełnie cicho. W domu nic się nie ruszało. Oczywiście mogła wyjść na spacer, odetchnąć trochę świeżym powietrzem. Do tego nie potrzebowała przecież samochodu. To zupełnie możliwe. Luk sam nie był w stanie stwierdzić, dlaczego jednak w to nie wierzył, dlaczego zamiast tego ogarniało go rosnące poczucie zagrożenia. Ależ to było wszędzie pusto i samotnie. On sam trzymałby przynajmniej dwa wielkie dobermany, gdyby wpadł mu do głowy szalony pomysł, żeby się wyprowadzić na takie pustkowie. A kobieta dobiegająca siedemdziesiątki sama jak palec. Wydało mu się to wręcz kuszeniem losu. Bzdura. Prawdopodobnie sam to wszystko rozdmuchiwał. Pewnie okaże się, że poszła z siekierą sama do lasu, żeby wyciąć sobie choinkę, a on malował w wyobraźni okropne obrazy, w których An padła ofiarą jakiegoś rabusia i mordercy. Postanowił jednak spróbować szczęścia po drugiej stronie domu. Po swojej wizycie tutaj wiedział, że była tam weranda i drugie wejście, które prowadziło wprost do kuchni. Okrążył dom. Mimo mroku zauważył natychmiast, że drzwi werandy były szeroko otwarte, a na stopniach przed tarasem i na jego niezadaszonej części gromadził się już śnieg, świeży śnieg. I choć drzwi stały otworem, nikt stamtąd nie wychodził w ciągu ostatnich kilku godzin. Zatrzymał się i usłyszał w ciszy swój własny oddech. To nie wyglądało dobrze. Ann musiała być w domu, ale dlaczego nigdzie nie świeciło się światło? Przypomniał sobie łańcuchy lampek, dzięki którym w kuchni panował taki miły świąteczny nastrój. W tej chwili nie świeciło się nic. Teraz był pewien. Ta cisza wokół niego nie była pełna spokoju. Kryła jakąś straszną tajemnicę była przyczajona i groźna. Zaczął szukać telefonu i stwierdził, że oczywiście zostawił go w aucie. Najchętniej zawróciłby i pobiegł z powrotem na parking, ale się powstrzymał. Musiał zobaczyć, co tutaj się stało. Może Ann Westley upadła i leżała gdzieś w domu, niezdolna do wykonania choćby jednego ruchu, a przecież chodziło o życie i śmierć. Ale dlaczego te drzwi są otwarte? Powoli wszedł po stopniach na taras. Wolałby, żeby było jasno. Panujące ciemności tylko wszystko pogarszały. Zawołał: Halo, jest ktoś w domu? To ja, Luke Palm. Nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Wszedł do kuchni, w której nie było cieplej niż na zewnątrz. Te drzwi musiały być otwarte już całą wieczność. Wymacał na ścianie wyłącznik i zapalił światło. Drgnął, kiedy ciemność znienacka ustąpiła i pomieszczenie zalał potok światła. Rozejrzał się. Z wyjątkiem faktu, że ściany były zupełnie wychłodzone, kuchnia wyglądała tak, jakby ją opuszczono zaledwie przed kilkoma minutami. Dzbanek z herbatą, jeszcze napełniony do połowy, stał na stole. Przed nim kubek. Luke zobaczył leżące na stole broszury z prezentacjami mieszkań, które wręczył Ann podczas swoich ostatnich odwiedzin. Obok stały świece, wypalone aż do podstawy świecznika. W zmywaku zobaczył niepozmywane naczynia. Spojrzenie Luka padło na wiszący obok kuchenny kalendarz. Widniała na nim kartka z datą 10 grudnia. Był to czwartek w ubiegłym tygodniu, kiedy on oglądał dom. Od tego dnia nikt nie zerwał kolejnej kartki. Pełen niepokoju spojrzał na łańcuchy z lampkami. Wtyczka była wyciągnięta z kontaktu dość gwałtownie, jak mu się wydawało, bo jeden łańcuch zsunął się z okna, zwinął i spadł na stojący pod oknem ekspres do kawy. Tu coś nie gra. Powiedział głośno Luke, już tylko po to, żeby usłyszeć własny głos, co go nieco uspokoiło. Wyszedł z kuchni na korytarz i także tutaj włączył światło. Mrs. Westley? zawołał jak najciszej i spytał sam siebie dlaczego właściwie zachowuje się tak cicho. Znał odpowiedź. Bał się, że tutaj nie zdarzył się zwykły wypadek, tylko coś o wiele gorszego że na tym pustkowiu doszło do czegoś przerażającego że za tym wszystkim stał ktoś, komu wcale nie chodziło o tę pustkę. On szukał kogoś lub czegoś innego. I być może ten ktoś jeszcze tutaj był, gdzieś w tym ciemnym starym domu, albo w lesie, który otaczał dom. Luk pomyślał, że byłoby lepiej, gdyby zniknął. Ale najpierw musi znaleźć Ann. Gdyby teraz zwyczajnie uciekł, nie mógłby po prostu spojrzeć na siebie w lustrze. Zastanawiał się, czy popełnił błąd, zapalając wszędzie światło. Przecież w ten sposób zasygnalizował swoją obecność. Ale jak inaczej miał cokolwiek stwierdzić. Przeklął sam siebie za pomysł, żeby tu przyjechać. Mógł od dawna siedzieć w domu przy biurku z filiżanką kawy. Zamiast tego. Krótkie spojrzenie w okno salonu pozwoliło stwierdzić, że śnieg padał coraz intensywniej. Do tego wszystkiego będzie miał jeszcze problem z wyjechaniem z parkingu. Wszedł na schody prowadzące na górę. W połowie drogi zaskoczyła go po raz pierwszy dziwna woń. – Do jasnej cholery! – powiedział głośno. Nie robił już sobie żadnych złudzeń. To był zapach rozkładu. Znalazł Ann Westley w łazience, która znajdowała się zaraz obok ich sypialni. Stara kobieta leżała pod prysznicem w poprzek pomieszczenia na frotowym chodniku, a spojrzenie nieruchomych oczu miała skierowane na sufit. W jej nienaturalnie szeroko otwartych ustach coś tkwiło – jakiś materiał w kratkę, chustka czy szalik, lub nie był w stanie tego rozpoznać. Nos kobiety był zaklejony szeroką taśmą klejącą, także jej nadgarstki i kostki nóg oklejała taśma. Było aż nadto wyraźnie widoczne, że to nie był wypadek, że Ann została w najbardziej brutalny sposób zamordowana. Morderca udusił ją, blokując wszystkie drogi oddechowe. Jak rozpaczliwie musiała walczyć z materiałem tkwiącym w jej krtani, jak beznadziejnie i bezskutecznie. Mogło się to stać 10 grudnia w każdym razie wskazywał na to jednoznacznie kalendarz w kuchni. Po tym, jak on, Luke, od niej wyszedł. Po tym, kiedy jeszcze jej radził, żeby dobrze zamknęła drzwi. Luke Palm osunął się na brzeg Wanny, bo nagle poczuł, jak miękną mu kolana i obawiał się, że straci równowagę. Przez chwilę miał uczucie, że jego krążenie nie wytrzyma i samo sunie się zaraz na podłogę obok An. Na twarzy i całym ciele gwałtownie wystąpił mu pot. Oparł głowę na rękach, starając się nie patrzeć na zmarłą, nie czuć tej strasznej woni. A mimo wszystko oddychał głęboko. Nagła słabość ustąpiła. Podniósł głowę. Zobaczył, że klamka przy drzwiach w łazience wisiała krzywo w jakiś osobliwy sposób, a okucie wokół zamka było zniszczone. Wyglądało to tak, jakby ktoś wyłamał zamek. Stęknął cicho, kiedy pomyślał, jaki dramat musiał się tu rozegrać. Morderca zapewne wdarł się do domu, ale widocznie Ann udało się uciec. Uciekła do łazienki, jedynego pomieszczenia, które mogła zamknąć i zabarykadowała się tutaj. Ale jej prześladowca nie ustąpił. Zniszczył zamek i dostał się do łazienki. Ann musiała długo znosić potworny strach przed śmiercią zamknięta w małym pomieszczeniu, bez możliwości zatelefonowania po pomoc, nawet bez szansy wołania przez okno. Kto miałby ją usłyszeć? I powoli docierało do niej, że przeciwnik wygra, że drzwi nie wytrzymają. Luk wstał, mając nadzieję, że zdoła się utrzymać na drżących nogach. Musiał zadzwonić po policję. Liczył na to, że telefon, który o ile sobie przypominał, znajdował się w salonie na dole, funkcjonował. Luke ciągle jeszcze odczuwał strach, choć zdawał sobie też sprawę, że Ann była zapewne martwa już od tygodnia. Wszystko na to wskazywało. Było mało prawdopodobne, że jej morderca wciąż jeszcze tu jest. Udawało mu się oceniać wszystko w miarę racjonalnie i rozsądnie i gdzieś w podświadomości dziwił się sam sobie, że jest taki spokojny. Dopiero znacznie później zdał sobie sprawę, że cały czas był w szoku. Schodząc po schodach, powtarzał sobie cicho numer policji dziewięć. W żadnym wypadku nie wolno mu było teraz zapomnieć tego numeru. Popełniłem wtedy straszny błąd, powiedział John. Miałem ochotę policzkować sam siebie każdego dnia, jeszcze całe miesiące po tym. To było idiotyczne. Ona studiowała w Hendon Police College, ja byłem detektywem inspektorem w Metropolitan Police. Ona odbywała u mnie praktykę. W żadnym razie nie wolno mi było czegoś takiego robić, zaczynać z nią kręcić. Na dworze padał śnieg, coraz więcej białych płatków leciało na ziemię gruba biała warstwa coraz dokładniej zakrywała ziemię, a świat wydawał się wprost tonąć w śniegu. Nawet tutaj, w centrum miasta, wszystkie dźwięki były przytłumione, dookoła panowała przedświąteczna cisza. Umeblowanie sypialni Johna w jego obszernym mieszkaniu w starym budownictwie w Paddington składało się jedynie z szafy na ubrania i leżącego wprost na podłodze materaca. Nie było tu żadnych zasłon w oknach ani dywanu. Na parkiecie leżało kilka kolorowych czasopism w kącie stała opróżniona do połowy butelka wody mineralnej. Gillian odsunęła kołdrę, bo było jej gorąco, choć ogrzewanie nie dawało zbyt wiele ciepła. Czuła się wypoczęta i rozluźniona, choć wiedziała, że właśnie zaczyna się wikłać w liczne problemy. Jednym z nich, może w tej chwili najbardziej palącym, było pytanie, czy wobec intensywnych opadów śniegu uda jej się dotrzeć do domu odpowiednio wcześnie, jeszcze przed Tomem. Mniej palącym problemem, z którego konsekwencjami będzie musiała się liczyć znacznie dłużej, była sytuacja, w której znalazła się zgodnie z własną wolą Romas z innym mężczyzną. Było nieprawdopodobne, że później nie wynikną z tego poważne kłopoty. Po wszystkich przemyśleniach i wątpliwościach, z którymi walczyła przez cały tydzień, kiedy już umówiła się z Johnem, wszystko, co wydarzyło się później, działo się szybko i niemal nieuchronnie. Zadzwoniła do drzwi mieszkania Johna, a on otworzył prawie natychmiast. Ujął ją za rękę i pociągnął lekko do środka. Już na sam jej widok sprawiał wrażenie kogoś pełnego ulgi i radości. Aż do tej chwili powiedział. Obawiałem się, że nie przyjedziesz. Nie mogłam inaczej, odpowiedziała Jillian. Ciągle zastanawiała się, czy ma odmówić i po prostu zapomnieć o tej przygodzie, ale teraz pojęła, że nie miała szansy. Była bardziej uwikłana, niż sama sądziła. Ciągle jeszcze trzymając jej rękę, spytał. Chcesz kawy? Potem, powiedziała i w następnej sekundzie pomyślała. O Boże, Jillian, przecież tego nie powiedziałaś. Każdy, kto cię zna, byłby przerażony. To nawet tobie samej wydaje się nieprzyjemne. Zdziwił się i uniósł brwi do góry. Dobrze, powiedział. A więc potem. Pomógł jej zdjąć płaszcz, a następnie natychmiast poszedł z nią do swojej spartańskiej sypialni. Jillian od prawie roku nie uprawiała seksu. Niczego tak teraz nie żałowała, jak swego braku skrupułów i chęci pójścia z nim natychmiast do łóżka. Przypuszczała, że on odebrał to jako ogromną niezręczność. Może jednak wolałabym kawę? Powiedziała. Uśmiechnął się. Jak chcesz. Cofnął się. Dlaczego ona w jego obecności chciała koniecznie uchodzić za kogoś innego, niż była naprawdę? Flirtowała, prowokowała, pozwalała sobie na inicjatywę, i to nawet wtedy, kiedy chodziło o seks. A wszystko po to, żeby nagle się wycofać i samej sobie wydać się śmieszną. Nie wiem, nie wiem sama, czego chcę. Patrzył na nią wyczekująco. Ja nie jestem taka, powiedziała. Mam na myśli, że nie taka, jaką ty mnie widzisz. Kiedy jestem z tobą, mówię i robię rzeczy, które w ogóle do mnie nie pasują. — Jestem sobie obca. Nie wiem, dlaczego tak jest. Wyciągnął rękę i delikatnie przesunął nią od jej podbródka przez szyję aż do wycięcia bluzki. Jillian nie mogła powstrzymać dreszczu. — Czy nie pomyślałaś, że może być odwrotnie? — spytał. — Że ta Jillian, która właśnie jest tak bezpośrednia i otwarta, jest prawdziwą Jillian, a ta inna, którą znasz z poprzedniego dnia, jest właśnie tą obcą? Zdumiona milczała. On miał rację. Może jeszcze było w niej jednak więcej tej nieśmiałej, ograniczonej konwencjami dziewczyny, niż sama sądziła. Może nie pozbyła się jeszcze surowych zasad swojego wychowania, które ją stale ograniczały. Może nigdy jej się to nie uda. Nie chcę tobą manipulować, powiedział John. Nie pozwolę też sobą manipulować, odparła. Mam tylko tę jedną, jedyną chwilę, pomyślała. Jeśli teraz zrezygnuję, wypiję z nim kawę i potem pojadę do domu, nie odważę się już nigdy więcej. Potem już nigdy więcej nie będzie sytuacji takiej jak ta. Chcę iść z tobą do łóżka, powiedziała. Objął ją ramionami. Co za szczęście, wyszeptał. Niczego innego bym teraz nie wytrzymał. Kiedy, jak jej się wydawało, upłynęła wieczność i oboje potem leżeli obok siebie całkowicie wyczerpani, może nawet zasnęli na chwilę, John otworzył oczy i powiedział, że ją kocha. Jillian spojrzała na niego uważnie i zrozumiała, że mówi prawdę. Znowu zasnęła i obudziła się, kiedy John wstał i wyszedł z pokoju. Obserwowała go, kiedy wrócił z dwiema dużymi filiżankami kawy. Pili kawę i patrzyli na padający śnieg za oknem. Jillian widziała szczyt domu po drugiej stronie ulicy. W górnym oknie ktoś powiesił gwiazdę. Warstwa śniegu na dachu powyżej była coraz grubsza i przypominała osobliwą poduchę. Dlaczego właściwie nie masz porządnego łóżka? Spytała. Wzruszył ramionami. Jeśli rozejrzysz się po moim mieszkaniu, stwierdzisz, że prawie w ogóle nie mam mebli. Chyba mam jakąś blokadę. Blokadę? Roześmiał się. Możesz sobie wyobrazić mnie w sklepie z meblami, jak kupujemy w ściankę, stół i kanapę albo pufy? Sądzę, że wszystko zależy od poszczególnych części umeblowania. To, co posiadam, pochodzi z różnych pchlich targów i ogranicza się do rzeczy najkonieczniejszych. Jak wokół mnie zrobi się wygodniej mieszczańsko, to będę niespokojny. Zawsze tak było? Odgadł, o co właściwie chciała zapytać. Chodzi ci o to, czy to ma coś wspólnego z moim zawodem, a mówiąc dokładnie z faktem, że musiałem z niego zrezygnować. To chyba była wielka katastrofa w twoim życiu. Ale nie taka, która zmieniłaby mnie jako człowieka. Zawsze byłem taki, dość niekonwencjonalny. W przeciwnym wypadku nigdy bym nie dopuścił do tego, żeby wszystko wtedy tak się poplątało. Chciałeś mi o tym opowiedzieć? przypomniała Jillian. Bawił się machinalnie jej włosami, patrzył na nią zatopiony we własnych myślach. Tak, powiedział w końcu myślę, że mogę ci o tym opowiedzieć. A potem zaczął mówić o swoim błędzie. O błędzie, który zmienił całe jego życie. Ale to, co koniecznie chcieli mi potem przypisać, czyli molestowanie seksualne, to była po prostu nieprawda. Tak, mieliśmy z sobą romans. Ona pragnęła tego tak samo jak ja. Wysyłała jednoznaczne sygnały. Oczywiście fakt, że się w to wdałem, był z mojej strony całkowitą głupotą. Jak długo trwał ten romans? Około czterech miesięcy. Spędziliśmy z sobą piękne chwile. Ona była młoda i bardzo atrakcyjna, a mnie po prostu było z nią dobrze. Ile miałeś wtedy lat? 37, a ona 21. Myślałem, no tak, myślałem, że jest nam na razie fajnie, ale potem ona spotka kogoś, kto będzie dla niej bardziej odpowiedni wiekiem i kogo ona poślubi. Po prostu korzystałem z tamtych chwil. I kiedy to się skończyło? Uśmiechnął się gorzko. Kiedy oblała egzaminy. Właściwie była bardzo zdolna, ale chyba miała zły dzień. Zawaliła bardzo ważną pracę, ale w gruncie rzeczy nie był to aż taki dramat. Musiała po prostu powtórzyć ten przedmiot i wszyscy szybko by o tym zapomnieli, ale ona kompletnie zwariowała. Nie potrafiła się pogodzić z taką klęską. błagała mnie, żebym coś z tym zrobił. Porozmawiał z egzaminatorem, namówił go, żeby przymknął oko, zmienił ocenę. Czy ja wiem? Jillian potrząsnęła głową. Przecież nie mogłaś. Oczywiście, że nie. Nawet gdybym chciał, tego się po prostu nie dało zrobić. Wyjaśniłem jej to, ale z nią ledwo można było rozmawiać. Teraz on potrząsnął głową, ciągle jeszcze udręczony sytuacją, w której się nagle wtedy znalazł. Była jak nieprzytomna. Groziła, że rozgłosi w całym Skotlandiardzie o naszym romansie, jeśli się za nią nie wstawię. Ale mimo to nie mogłem nic zrobić, po prostu nie miałem możliwości. I jak doszło do tego molestowania? Nie było żadnego molestowania, oświadczył zdecydowanie. Chciałem wreszcie zakończyć ten romans. Po prostu nie miało to już sensu. Na nieszczęście byłem na tyle głupi, urwał. Że co? spytała Jillian. Byłem na tyle głupi, żeby się wtedy z nią znów przespać. Podczas kiedy właściwie z nią skończyłem. To była zawiła sytuacja, sam już nie wiem, jak mogłem to zrobić. Przypuszczalnie dlatego, że była młodą, bardzo atrakcyjną kobietą stwierdziła Jillian rzeczowo i trzeźwo. Westchnął. Tak, masz rację. W każdym razie wtedy pojęła wreszcie, że to i tak niczego już nie zmieni, że mimo to wszystko między nami skończone. I wtedy wpadła w histerię. Nagle stwierdziła, że tego ostatniego stosunku nie chciała. Krzyczała gwałt i poleciała do moich przełożonych. Zaczęło się dochodzenie. Sprawa wylądowała nawet w prokuraturze. A ty znalazłeś się w tarapatach. Można chyba tak powiedzieć. Łatwo było udowodnić, że miewaliśmy z sobą stosunki, a ja temu też nie zaprzeczałem. Twierdziłem tylko, że to się odbywało przy obopólnej zgodzie, tymczasem ona sama się pokaleczyła i zachowywała się tak, jak zachowuje się kobieta w traumie. Do tego doszło jeszcze, że podczas praktyki byłem jej szefem. Popełniłem przestępstwo nie dlatego, że miałem z nią romans, ale że naruszyłem całą masę niepisanych praw. Przejściowo zostałem zawieszony w służbie. Nie mogłeś udowodnić, że byłeś niewinny? Nie. Udowodnić w tego rodzaju historiach jak ta nie można niczego. Na szczęście znalazło się parę opinii medycznych, w których owe liczne zranienia ciała zostały potraktowane bardzo sceptycznie. Napisano tam, że niektóre z tych zranień zadała sobie z całą pewnością sama, a inne z dużym prawdopodobieństwem. Poza tym ona sama zaplątała się w sprzeczności. I właściwa dla sprawy prokuratura już nie mogła przeprowadzić badania dowodów. Nie doszło do wniesienia oskarżenia. Mimo to musiałeś odejść? Mogłem zostać, ale jedno było jasne. Gdybym został, musiałbym wziąć na siebie odpowiedzialność za to wszystko. Tak, nie wolno mi było nawiązywać z nią romansu. Czyli błąd i wina były po mojej stronie. Dość szybko wtedy zakończyłem służbę. Wiedziałem, że ta historia będzie mi towarzyszyć wiecznie. Nigdy się od niej nie uwolnię. I miałem wszystkiego dość. Obłudy moich kolegów, spojrzeń pełnych współczucia albo faryzejskiej radości, tuszowania sprawy, której nie było. Chciałem odejść i odszedłem, i do dziś jestem zadowolony z tej decyzji. Jesteś naprawdę zadowolony? Zdecydowanie tak. Założyłem firmę ochrony osób imienia. Jestem samodzielny, jestem też panem samego siebie i to jest właśnie sposób, w jaki chcę żyć. Nie jestem stworzony do tego, żeby się wici służyć w jakiejś hierarchicznej strukturze, w której aż się roi od intryg, faworyzowania, lizusostwa i tym podobnych rzeczy. Dość późno to zrozumiałem, ale na szczęście nie za późno. Patrzyła na niego uważnie i zastanawiała się, czy rzeczywiście czuje tak jak myśli, czy też przedstawia to samemu sobie w innym świetle. Dlaczego właściwie wstąpiłeś do policji? Idealizm, odparł. Chciałem chronić tych dobrych i uczciwych, a ścigać złych. Tak chyba było na początku. Oczywiście szybko traci się złudzenia, kiedy zaczyna się naprawdę wykonywać ten zawód, ale tak prawdopodobnie jest zawsze. To znaczy chyba w większości zawodów. Dzieci, które trenujesz, teraz się roześmiał. No dobrze, to są resztki idealizmu. Jestem przekonany, że da się odciągnąć dzieci i młodzież od tego wszystkiego, co niesie z sobą ulica. Że można ich energię skierować na właściwe tory. Właśnie to, że się nudzą, że obijają się bez celu po ulicach, czyni ich podatnymi na wszystko, co jest złe i co niesie z sobą zagrożenie czyli narkotyki, przemoc, brak umiejętności nadawania własnemu życiu jakiegoś celu. I właśnie sport uważam za najlepszą metodę. To jest coś, co mogę im zaoferować i mam tu spore sukcesy. Dlaczego Southend? Dlaczego tak daleko? Najpierw próbowałem w dwóch londyńskich klubach. Za każdym razem były problemy, kiedy prędzej czy później wychodziło na jaw, że wcześniej byłem w Scotland Yardzie i dlaczego stamtąd odszedłem. W końcu postanowiłem pojechać gdzieś dalej, w nadziei, że nie wszędzie będzie można tak łatwo prześledzić mój życiorys. W Saudend nie ma co prawda tak wielu rodzin z problemami i byłem tam trenerem dzieci, które z pewnością nie są aż tak zagrożone, ale niektórym mogłem rzeczywiście pomóc. I chyba dobrze, że tak się stało, prawda? Wyjął jej z ręki filiżankę i postawił ją obok materaca na podłodze. Objął Gillian mocno i pochylił się nad nią. Inaczej bym cię nie poznał, zaczął ją całować coraz gwałtowniej. A byłoby bardzo szkoda! Znów spali z sobą. Na dworze i w pokoju zrobiło się już całkiem ciemno, a Gillian zauważyła w końcu, że zamykają jej się oczy. Osunęła się w sen z myślą: w żadnym wypadku nie wolno mi teraz zasnąć. Była szczęśliwa i bardzo zmęczona. Kiedy się ocknęła, nic się nie zmieniło. Było ciemno, a w świetle ulicznej latarni w oknie widziała padający śnieg. Spojrzawszy na zegarek, przeraziła się. Było w pół do dziewiątej. Najpóźniej o dziesiątej w domu miał się pojawić Tom. Pozostało jej zaledwie półtorej godziny, by dotrzeć do domu i wziąć prysznic, a wobec faktu, że od pięciu godzin nieprzerwanie padał śnieg, należało się też liczyć z dużymi utrudnieniami w drodze powrotnej. Słyszała obok siebie spokojny oddech Johna. Wstała bezszelestnie, ubrała się, wzięła torebkę. Na palcach wyszła z sypialni. Także na długim korytarzu nie było żadnych mebli. Jedynie wieszak na ubrania, na którym wisiało kilka kurtek i płaszczy. Na wierzchu znajdował się płaszcz Jillian, pod wieszakiem jej buty. Ubierała się, kiedy John z ręcznikiem na biodrach pojawił się obok niej. — Chcesz już iść? Chciałem coś dla nas ugotować, wypić z tobą wino potrząsnęła głową. Mój mąż wkrótce wróci do domu. Już i tak jestem mocno spóźniona, poza tym boję się, że utknę w zaspie. Cały czas pada śnieg i to jak? Mam cię odwieść? Nie, dam sobie radę. Ujął jej twarz w obie ręce. Kiedy się zobaczymy? Zadzwonię do ciebie, odpowiedziała Jillian. Przybyła do domu jednocześnie z Tomem, po koszmarnej jeździe, która wydawała się nie mieć końca. Zaspy, stojące w poprzek drogi samochody, ciągłe korki. Niemal całą drogę kleła, wiedząc, że czas, który jej pozostał do przyjazdu, Toma się kończył. W dodatku ciągle prześladowała ją jedna myśl. Musi koniecznie wziąć prysznic, bo przecież pachnie Johnem. Pachnie seksem. Kiedy oboje jednocześnie, ale jadąc z dwóch różnych kierunków, skręcili na podjazd, Jillian wiedziała już, że w jakiś sposób będzie musiała sprostać trudnej sytuacji. Było już prawie w pół do jedenastej. Także dla Toma było to późno. A skąd ty wracasz? spytał zaskoczony. Z Londynu odparła zgodnie z prawdą świąteczne zakupy. Tu przyszło jej na myśl, że nie ma z sobą ani jednej torby czy paczki. A! I tak nic w końcu nie kupiłam. Poszłam coś zjeść i tylko zmarnowałam czas. A potem ten śnieg i te koszmarne korki. A co z Beki? Nocuję u Darcy. Party urodzinowe. Wstawili samochody do garażu i weszli do domu. Czak wybiegł im naprzeciw, głośno miałcząc i zaczął się ocierać o ich nogi. Z korytarza dobiegał przerywany sygnał i mruganie automatycznej sekretarki z nieodsłuchanymi wiadomościami. Zdenerwowałam się w czasie jazdy, powiedziała Jillian. Jestem okropnie spocona, wskoczę szybko pod prysznic. Tom w roztargnieniu skinął głową i uruchomił sekretarkę. Była tam tylko jedna wiadomość żadne z nich nie znało głosu, który teraz zabrzmiał. Tak. To mówi Samson Segal: Jestem, mieszkam kilka domów dalej, na końcu ulicy. Mój brat kiedyś był państwa klientem. Ja chciałem powiedzieć, że córka państwa jest u mnie, bo nie mogła wejść do domu i była zrozpaczona, i ja ją wziąłem do siebie. Możecie ją państwo odebrać. Segal umilkł na dłuższą chwilę. Było słychać, że głos należał do kogoś, kto nie za bardzo lubi mówić do tego rodzaju urządzeń. A więc do widzenia. I znowu nastąpiła przerwa. I głośny oddech pełen napięcia. Po czym usłyszeli odgłos odkładanej słuchawki. Co takiego? spytał Tom, kompletnie wytrącony z równowagi. Gillian, która zatrzymała się w pół drogi do łazienki, odwróciła się powoli. To niesłychane, przecież miała nocować u Darcy. wykrzyknęła. Dlaczego poszła z zupełnie obcym mężczyzną do jego domu? zawołał Tom, przerażony i wściekły. Dlaczego ciebie nie było? A dlaczego ciebie nie było? Krzyknęła Gillian w odpowiedzi. Byłem w klubie tenisowym, powiedziałem, że wrócę późno. Ty zawsze wracasz późno. Jeżeli o to chodzi, w ogóle nigdy nie powinnam wychodzić, bo stale muszę być tutaj na posterunku. Ty praktycznie tu już nie mieszkasz. Czy sądzisz, że to jest właściwy moment, żeby się o to kłócić? Odparł Tom zimno. Gillian energicznie przecisnęła się obok niego, weszła do garderoby i wzięła płaszcz. Przywiozę teraz moje dziecko, rzekła. Jadę z tobą, powiedział Tom. Kilka minut później dzwonili do drzwi domu Segalów. Samson Segal otworzył po kilku sekundach. Ja y, tak myślałem, że to państwo. jąkał się. Tom natychmiast wszedł na korytarz. Gdzie jest nasza córka? spytał. Ona. — Ona zasnęła przed telewizorem — wyjaśnił Samson. Tom, nie czekając na zaproszenie, ruszył w kierunku głosów, które brzmiały tak, jakby dobiegały z telewizora. Jillian uśmiechnęła się przepraszająco do Samsona i poszła za mężem. W salonie rzeczywiście grał telewizor. Przed nim na sofie leżała Becky i spała. W fotelu obok siedział Gavin Segal i wpatrywał się w jakąś dokumentację na ekranie komputera. Przy stole siedziała kobieta i malowała sobie paznokcie. Gavin podniósł się natychmiast. — Mr. Ward, w jaki sposób Becky się tutaj znalazła? — spytał Tom ostro. — Tom — odezwała się uspokajająco Jillian. — Mój brat chyba przypadkowo przechodził koło państwa domu, kiedy zobaczył, że ona tam stoi, dzwoni do drzwi i strasznie płacze wyjaśnił Gavin. Akurat wróciła od przyjaciółki, o ile dobrze zrozumiałem, i nikogo nie było w domu. Brat nie chciał po prostu zostawić jej samej tam w śniegu na dworze i dlatego zabrał ją do nas. Ale zaraz mu powiedziałam, że musi zostawić państwu wiadomość. Odezwała się kobieta. Becky otworzyła oczy, ze zdumieniem zobaczyła swoich rodziców i wydała okrzyk radości. Tatusiu! i rzuciła się w ramiona ojca. To bardzo miło z pana strony, messer Segal, powiedziała Gillian do Samsona, który zatrzymał się nieśmiało z tyłu za nimi. Moja córka miała właściwie przenocować u przyjaciółki. W przeciwnym wypadku jedno z nas byłoby oczywiście w domu. Bo ja się okropnie pokłóciłam z Darcy, wyjaśniła Becky. I dlatego nie chciałam tam zostać. Czy matka Darcy wie, że poszłaś do domu? Spytała Gillian. Tak, powiedziałam jej o tym. A ona nie upewniła się, czy ktoś z nas jest w domu? spytał Tom skonsternowany. Ona ma teraz w domu piętnaścioro dzieci i wszystkie tam nocują, przypomniała Jillian. Przypuszczalnie ma niezłe urwanie głowy. Mimo wszystko nie może być tak, że. marzyła, żeby tom przestał się wreszcie wściekać na wszystkich i na wszystko. I bez tego czuła się dość fatalnie. Moja córka nie może wejść do domu, bo ja leżę z kochankiem w łóżku. I była to prawda. W przeciwieństwie do Toma nie uprzedziła o swojej nieobecności. Becky była pewna, że zastanie matkę w domu. Mogła wpaść w ręce jakiegoś niebezpiecznego człowieka i on mógłby ją zabrać. — Chętnie zająłem się Becky — odezwał się Samson. — Ja, wie pani, ja lubię dzieci. — Tak, dziękujemy — odparł Tom, który choć z niechęcią, wreszcie jednak zauważył, że Samson Segal nie zrobił absolutnie nic złego. Je, jeśli państwo potrzebujecie, ja mam czas. Mój szwagier jest bezrobotny, wtrąciła przenikliwym głosem kobieta machając palcami i susząc świeżo polakierowane paznokcie. Dziękujemy, powtórzył Tom. Chciał już wrócić do domu. Gillian wiedziała, że pewnie wszystko tutaj wydało mu się okropne ta wrzaskliwa kobieta z czerwonymi paznokciami, jąkający się Samson, jego zmęczony, pełen jakiejś rezygnacji brat, przegrzany salon, ryczący telewizor Tom był wściekły i Gillian wiedziała, że jego wściekłość skierowana była przede wszystkim przeciwko niej, bo jej nie było w domu, bo przez nią doszło do takiej sytuacji. Tom milczał zacięcie w czasie krótkiej drogi do domu, także w domu z początku nie powiedział ani słowa. Dopiero później, kiedy Jillian położyła beki do łóżka i wreszcie wzięła prysznic, stwierdził nagle — Nie podoba mi się ten typ. Moim zdaniem jest z nim coś nie w porządku. Leżał w łóżku z książką w ręce, ale nie czytał, tylko patrzył na przeciwległą ścianę. Jillian stała po środku pokoju i czesała mokre włosy. — Kto? — spytała. — No ten Segal, ten z tym śmiesznym imieniem. Samson. Samson Segal. On jest niespełna rozumu. Dlaczego? Jest nieśmiały i pełen zahamowań, ale sympatyczny. On nie jest normalny, upierał się tom. Jak można tak żyć? Ma z pewnością ponad trzydzieści lat, a mieszka z bratem i bratową. Nie potrafi wypowiedzieć słowa, nie ugryzłszy się przy tym język. W jego życiu nie ma żadnej kobiety i. A skąd ty o tym wiesz? Czuję to. Jest na to zbyt nieśmiały. Zastanawiam się, na kim wyładowuje swoje niepowodzenia. Możliwe, że na dzieciach. Jillian potrząsnęła głową. Zachowujesz się niemożliwie, Tom. Przedtem u nich też zachowywałeś się niemożliwie. Mister Segal zrobił dokładnie to, co zrobiłby każdy dobry sąsiad. Zatroszczył się w potrzebie o kogoś z naszej rodziny. A ty za to robisz z niego pedofila. Cieszę się, że przechodził obok w odpowiednim momencie. To mógł być równie dobrze ktoś zupełnie inny i już na samą myśl robi mi się zimno. Właśnie, odparł Tom i odłożył książkę, po czym usiadł prosto. Myślę, że to właśnie mnie irytuje, dlaczego on znowu przechodził tędy przypadkiem. Znowu? Przypomnij sobie ubiegłą sobotę, kiedy wróciliśmy do domu. Stał wtedy na chodniku tuż obok żywopłotu przy naszym ogrodzie. Co on tam wtedy robił? Nie mam pojęcia. Poszedł na spacer. Może wtedy patrzy czasem na okoliczne domy i ogląda je? Jego szwagierka powiedziała przecież, że jest bezrobotny. Cały dzień kręci się po okolicy, bo prawdopodobnie nie wie, co ma robić. On się kręci, zwłaszcza koło naszego domu, powiedział Tom. Wnioskujesz tak, bo widziałeś go tutaj w sobotę? Spytała Jillian, ale i ona nie potrafiła się w tej chwili obronić przed niepokojącą ją myślą. Przypomniała sobie ostatnie odwiedziny Tary. Kiedy po pożegnaniu odprowadziła przyjaciółkę do drzwi, Samson akurat przechodził obok ich domu, a Tara stwierdziła, że także w chwili jej przyjazdu stał w tym samym miejscu. Drogi Samsona Segala w ciągu ostatnich tygodni rzeczywiście zbyt często krzyżowały się z drogami rodziny Wardów. Mimo wszystko mógł to być przypadek. Wsunęła się do łóżka i podciągnęła wysoko kołdrę pod brodę. Nagle musiała pomyśleć o Johnie z niesłychaną wprost intensywnością. Upłynęło zaledwie kilka godzin od chwili, kiedy z nim spała. A teraz leżała obok toma i oboje trochę zrzędzili po prostu o tym, że wieczór przygotował im dość niemiłą niespodziankę. A więc tak to jest, pomyślała Jillian, kiedy się prowadzi podwójne życie. Z jednej strony namiętny seks z ekscytującym i nader podejrzanym mężczyzną w jego dziwnie pustym londyńskim mieszkaniu, a z drugiej zadbany, przytulny domek w Thorpe Bay i zwykła małżeńska kłótnia, kłopoty z dzieckiem. Becky musi się nauczyć, że nie wolno jej iść od tak sobie gdzieś z jakimś obcym mężczyzną, powiedział Tom. Naprawdę myślałem, że ona o tym już od dawna wie i że to rozumie. Nie miał zamiaru zostawić tego tematu. Gillian przewróciła oczami. Oczywiście, że wie o tym od dawna, ale to był w końcu sąsiad, choć co prawda dość daleki, zna go przynajmniej z widzenia. Tak? I co z tego? Tacy sąsiedzi, z którymi dzieci idą, bo im ufają, często to potem wykorzystują i nieszczęście gotowe. Jutro jeszcze raz z nią o tym porozmawiam, powiedziała Jillian. I nie spotkam się już więcej z Johnem, przysięgła sobie. Taka sytuacja nie może się już nigdy powtórzyć. I nie miała na myśli tylko tego, że jej córka stała zrozpaczona przed drzwiami, nie mogąc wejść do domu. Myślała o wszystkim, co z tym związane. Kłamstwo. Pełna pośpiechu podróż do domu, prysznic brany w poczuciu wstydu. Prawdopodobnie nie była stworzona do tego, by prowadzić podwójne życie. Nagle zaczęła płakać. Cicho, z głową głęboko wciśniętą w poduszkę, myślała o tym, jak było z Johnem w łóżku. Jak dziko, jak tkliwie jednocześnie. Myślała o jego mieszkaniu, którego surowość stanowiła taki kontrast z jej własnym domem, tak pieczołowicie ozdobionym wieżyczkami i wykuszami. Tęskniła za tym, żeby tam znów być. Zadzwoni jutro do Tary. Opowie jej wszystko. No prawie wszystko. Nie wspomni o tej ciemnej plamie z przeszłości Johna. John po prostu miał zawsze swoją firmę ochroniarską. A ponieważ Tara osiem lat temu nie mieszkała i nie pracowała w Londynie, nie będzie znała sprawy Bartona. Ale też sprawa Bartona nie była zasadniczym problemem. Problemem byli Tom, Becky i ich dotychczasowe wspólne życie. Musi z kimś porozmawiać. Potrzebuje czyjejś rady, co na miłość Boską ma dalej robić. Płakała coraz gwałtowniej na samą myśl o tym, że przypuszczalnie w tym przypadku także Tara nie będzie mogła nic jej poradzić. Poniedziałek 21 grudnia. Jeszcze tylko kilka dni do świąt, powiedział Peter Fielder przygnębiony. A my siedzimy tutaj mamy kolejną okrutną zbrodnię i nawet cienia jakiegoś śladu. Tymczasem tam na dworze spaceruje sobie morderca, który w bestialski sposób zabija kobiety i my nie możemy zrobić ani kroku dalej. Peter siedział w swoim biurze, gdzie zjawił się jak zwykle skoro świt, otoczony osobliwą ciszą panującą o tej porze w ogromnym, niemal pustym budynku. Christy McMarrow też oczywiście była. Przyniosła kawę i siedziała naprzeciw niego oboje byli przemęczeni i całkowicie wyczerpani. Weekend, o ile to słowo łączyło się z pojęciami wolny czas i wyspać się. Znaczył teraz zupełnie co innego. Zwłaszcza po tym, jak w późne czwartkowe popołudnie pewien agent nieruchomości wezwał Policję do domu położonego gdzieś na zupełnym odludziu daleko za Tunbridge Wells, ponieważ w łazience tego właśnie domu znalazł zwłoki swojej klientki, które leżały tam najwyraźniej od co najmniej tygodnia i tkwiąca głęboko w krtani ofiary ścierka do naczyń, podsunęła przybyłemu na miejsce policjantowi myśl, żeby natychmiast zawiadomić detektywa inspektora Petera Fildera ze Scotland Yardu. Jeszcze tego samego wieczoru Peter jechał razem z Christiną na to pustkowie w gęstej zadymce. Ruch drogowy w Londynie i wokół niego załamał się niemal kompletnie, ale wreszcie, po męczącej jeździe, dotarli do celu. To, co zastali, było równie przerażające i wstrząsające, jak to, co zobaczyli w mieszkaniu Carly Roberts. Tu całości dopełniało jeszcze odległe położenie domu w gęstym lesie. Przecież tu można zwariować, powiedział Peter do Christy, nie mogąc zupełnie pojąć, jak osobliwe miejsca do zamieszkania wybierają sobie czasem ludzie. W pierwszych godzinach to Luke Palm, pośrednik nieruchomości z Londynu, był osobą, która mogła im udzielić ważnych informacji o zamordowanej. Filder zastał go na dole w salonie, siedzącego na sofie, z twarzą białą jak kreda. Jedna z policjantek, poruszona jego stanem, wcisnęła mu do ręki kubek z herbatą, ale nie wydawało się, żeby Luke wypił choćby jeden łyk. Kurczowo trzymał kubek w ręce z wyrazem takiej koncentracji na twarzy, jak gdyby się obawiał, że ktoś za chwilę mu go odbierze. Filder widział, że agent raz po raz przełyka ślinę i usiłuje zwilżyć językiem wargi. Zeznał wszystko, co wiedział o zmarłej: że nazywała się Ann Westley, że miała prawie siedemdziesiąt lat i była wdową od trzech lat. Że ona i jej mąż kupili ten dom z myślą o zamieszkaniu tutaj na emeryturze. Wyremontowali go i że jej mąż zmarł zaraz po zakończeniu remontu. Że Anne nie mogła znieść tej pustki i izolacji, to też zleciła jemu, Lukowi Palmowi, sprzedaż domu. Że jednocześnie zleciła mu też znalezienie mieszkania w Londynie i że w końcu wydało mu się dziwne, że w ogóle nie mógł się do niej dodzwonić, choć znalazł poważnie zainteresowanych klientów, o czym zostawił jej kilka wiadomości na sekretarce. No i dlatego tutaj przyjechał. Żeby odkryć, że. Tu luk zaczął tak dygotać, że herbata wylewała się na podłogę. Filder ostrożnie wyjął mu kubek z dłoni. Czy była jakaś konkretna podstawa do tego, że zaczął się pan martwić? Spytał ostrożnie. Nie mógł się pan do niej dodzwonić dobrze. Ale, że specjalnie pan tutaj jechał? W końcu to nie jest zaraz za rogiem, blisko. Czy było więc coś jeszcze? Coś, co pana zaniepokoiło? To może być dla nas ważne. Palm zastanowił się, ale nic nie przyszło mu do głowy. Nie, właściwie nie. To znaczy, niepokojący wydał mi się już sam fakt, że prawie siedemdziesięcioletnia kobieta mieszka zupełnie sama na takim odludziu. Ale raczej nie myślałem o zbrodni. Myślałem, co będzie, jeśli ona na przykład nieszczęśliwie się przewróci, nie da rady dotrzeć do telefonu i będzie bezradnie leżała gdzieś w domu. Nikt by tego nawet nie zauważył. Mrs. Westley nie wspominała, że wydarzyło się coś niezwykłego? Filder musiał tutaj pomyśleć o windzie, która jeździła sama, co Carly Roberts, krótko przed jej zamordowaniem, wydało się dziwne. Coś niezwykłego? Spytał Luke. Dlaczego akurat teraz postanowiła się wyprowadzić? Tuż przed świętami, w środku zimy. Czy to typowy okres, w którym ludzie się przeprowadzają? Raczej nietypowy, musiał przyznać Luke. A co podała panu jako powód? Że jest tutaj zbyt samotna, że właściwie już od dawna czuła się tu zbyt samotna. Nie powiedziała tego wprost, ale było dla mnie jasne, że wytrzymała tutaj tak długo, chyba głównie z poczucia lojalności wobec zmarłego męża. I że to był przede wszystkim jego pomysł i projekt. Miała jakieś obiekcje, żeby zbyć to wszystko tak po prostu, tylko dlatego, że on jest już w ziemi, ale już nie wytrzymywała. A powiedziała, co ją konkretnie do tego skłoniło? Nie. Koledzy z miejscowego posterunku powiedzieli mi, że był pan tutaj w ostatnim tygodniu, 10 grudnia, żeby obejrzeć dom. Sądzi pan, że to był dzień, w którym dokonano zbrodni? Kalendarz, powiedział cicho Palm. Kalendarz w kuchni. Tam ciągle wisi kartka z datą 10 grudnia. Dlatego tak przypuszczam. Czy absolutnie nic pan nie zauważył, kiedy pan tu był? Nie. Czy na parkingu stały jakieś inne samochody? Nie. A kiedy pan wyjeżdżał? Nie skręcało tu żadne inne auto? Nie, niestety, palm potrząsnął głową. Chętnie bym panu pomógł, ale nie było niczego nadzwyczajnego. W każdym razie niczego, co bym zauważył. W tym momencie do pokoju weszła Christy McMarrow i poprosiła Fildera na górę. Koledzy z sekcji zabezpieczania śladów coś znaleźli, powiedziała. Na górze przed drzwiami łazienki stał jeden z policjantów i trzymał w ręce przezroczystą torebkę z folii, w której znajdowała się łuska pocisku. Za pomocą tego zostały otwarte drzwi, za którymi zabarykadowała się ofiara. Sprawca przestrzelił zamek. Interesujące. Filder obejrzał łuskę, mrużąc oczy. W poprzednim miejscu zbrodni nie znaleziono śladu użycia broni palnej, ale ten pocisk musi zostać dokładnie zbadany. Sir on został. Mimo wszystko, jutro grupa dochodzeniowa jeszcze raz wejdzie do mieszkania Carly Roberts. Dochodzenie i czynności śledcze trwały przez cały weekend. Nie znaleziono jednak żadnych śladów użycia broni palnej w mieszkaniu Carly, mimo drobiazgowego przeszukania. W zakładzie medycyny sądowej przeprowadzono obdukcję Ann Westley. Wyniki znalazły się na biurku Christy już w poniedziałek rano. Christy pijąc kawę powiedziała. Pracownicy medycyny sądowej potwierdzają przypuszczenia agenta, jeśli chodzi o czas dokonania zbrodni? 10 grudnia wydaje się bardzo prawdopodobny. Mógł to być także jedenasty, ale przeciwko temu przemawia kalendarz. Jaka jest przyczyna śmierci? Spytał Peter. Czy też udusiła się wymiocinami? Nie, sprawca z niesłychaną brutalnością wpychał jej do krtani ścierkę, ale nie wywołało to wymiotów. W końcu zakleił jej szczelnie no staśmą klejącą i to spowodowało uduszenie. Mógł ją bez trudu zastrzelić, jak wiemy. To byłoby prawdopodobnie za szybko. Filder skinął głową i spojrzał w swoje notatki. Ustalili, że Sean Westley, mąż Ann Westley, był profesorem na Uniwersytecie w Londynie i że trzy lata temu zmarł po wypadku na zapalenie płuc. Ann, zanim przeszła na emeryturę, pracowała jako lekarz-pediatra w przychodni w pewnej spółdzielni lekarskiej w Kensington. Własnych dzieci para nie miała. Musimy się rozejrzeć w przychodni, stwierdził Filder. Czy miał tam miejsce przypadek jakiegoś błędu lekarskiego, który ciążył na Ann Westley? Myśli pan o szukających zemsty rodzicach? spytała Christy. Jak to się ma do Carly Roberts? Wcale! Chcę to tylko wykluczyć, a więc oboje wychodzimy z założenia, że chodzi o tego samego sprawcę. Ponieważ sprawa użycia ścierki traktowana jest przez nas jako ściśle poufna, nie wchodzi w grę żaden naśladowca. Oba morderstwa zostały dokonane przez tego samego sprawcę. Przypuszczam, że w przypadku Roberts sprawca także miał przy sobie broń, ale nie było potrzeby jej użycia. Ale to wyjaśnia, dlaczego Karla Roberts najwyraźniej oddała się dobrowolnie w ręce mordercy i pozwoliła sobie okleić ręce i nogi taśmą. Grożono jej pistoletem. Filder znów zaczął się wpatrywać w swoje notatki, jakby już tylko dzięki temu mogło mu nagle przyjść do głowy coś odkrywczego. Gdzie są punkty przecięcia się tych dwóch spraw? zamruczał. Sprawy Carly Roberts i Ann Westley. Na pierwszy rzut oka ich wspólną cechą wydaje się samotność, odpowiedziała Christie. Obie mieszkały samotnie i były niezwykle odizolowane. Obie straciły partnerów, jedna w następstwie rozwodu, a druga śmierci. Ann Westley nie miała krewnych, Karla Roberts miała wprawdzie córkę, ale kontakty między nimi były bardzo luźne. W obu przypadkach sprawca mógł mordować bez przeszkód i mógł też liczyć na to, że upłynie sporo czasu, zanim ofiary zostaną znalezione. I to jest właśnie wszystko. To bardzo wiele, jeśli rozważyć, że być może to właśnie przyciągnęło sprawcę. Sama okazja do dokonania zbrodni, doskonała sposobność. Nieważne, jaka to była kobieta, z jaką przeszłością. No ładnie, stwierdził Filder. Zasada przypadku. To może wiele wyjaśnić w sprawie Westley, psychopata, który włóczy się po lasach i czyha na swoją ofiarę. I może łatwo ustalić, że jakaś kobieta mieszka zupełnie sama i nikt jej regularnie nie odwiedza. Ale jak zauważył specyficzną sytuację Carly Roberts. Nie, tu musi być coś jeszcze innego. Coś co łączy Westley i Roberts poza ich samotnością. Emerytka z Hackney, która finansowo jakoś tam wiąże koniec z końcem i była lekarka, wdowa po profesorze Stanridge Wells, bardzo dobrze sytuowana. To dwa zupełnie różne światy. Karla Roberts nie mieszkała cały czas w tym bloku i nie żyła zawsze tylko ze skromnej emerytury przypomniała Christie. Zanim firma jej męża splajtowała, on zarabiał dużo pieniędzy. Można przyjąć, że Robertsowie i Westleyowie brali udział w tych samych wydarzeniach społecznych w Londynie. I że obie kobiety się znały? Prawda, że nie można tego całkiem wykluczyć? Na przykład można przyjąć, że dr Westley leczyła kiedyś Kira Jones, córkę Carly. To da się łatwo ustalić. Tak, ale wszystko inne nie będzie już takie łatwe. Przed nami kupa ciężkiej roboty. Zmęczony filder potwierdził. Potem przyszło mu do głowy coś jeszcze. Strych w domu Anne Westley, ona chyba namiętnie malowała, czy w mieszkaniu Kali Roberts było coś, co wskazywałoby na to, że też miała takie hobby? Kristi z żalem potrząsnęła głową. Nie, zupełnie nic takiego tam nie było. W mieszkaniu nie znaleziono nawet pędzla, nie mówiąc już o jakimś rysunku czy czymś podobnym. Spróbuję jeszcze zapytać o to jej córkę, ale obawiam się, że możemy o tym zapomnieć. Poniedziałek, 21 grudnia, godzina 22:05. Gillian Ward nie jest w niczym lepsza od Michelle Brown. Obie są niewdzięczne, zarozumiałe, pyszałkowate i mają kiepskie maniery. Jednej przyprowadziłem psa, który wydawał się treścią jej życia. Faceta nie zdobędzie, co przy jej charakterze wcale mnie nie dziwi. Żaden mężczyzna jej nie zechce, ja też bym nie chciał, nawet gdyby czołgała się przede mną na kolanach. A jeśli chodzi o tę drugą, to zająłem się jej dzieckiem, jej jedynym dzieckiem. I co za to dostaję? Letnie, dziękuję bardzo. I to wszystko. Do tego patrzyła na mnie nieufnie. Tak mi się wydaje. Jak gdybym zabrał tę małą do siebie z jakichś niskich pobudek. Ej, mąż jest jeszcze gorszy. Thomas Ward, najbardziej niesympatyczny typ na świecie, wpadł tutaj w ubiegły czwartek tak, jakby przypuszczał atak na kwaterę terrorystów. Widać było, że najchętniej porwałby swoją córkę i wyszedł bez słowa. Aż przykro było patrzeć, ile go to kosztowało, żeby mi w miarę uprzejmie podziękować. A Gavin uważa, że on jest całkiem sympatyczny, czego zupełnie nie rozumiem. Przecież ten człowiek jest tak arogancki i jeszcze widać, że niszczy swoje małżeństwo i sądzę, że nawet tego nie zauważa. Żyje tylko dla swojej firmy i dla sportu. Oczywiście, każdy może robić co chce, tylko nie można przy tym zapominać o swojej żonie i swoim dziecku. Kiedyś Jillian od niego ucieknie, to pewne jak amen w pacierzu. A wtedy będzie stał jak głupek i pytał sam siebie, co on źle zrobił? A ja będę się cieszył, kiedy wieczorem będzie wracał do ciemnego, pustego domu. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że na pewno szybko znajdzie sobie nową kobietę. Jest przystojny i porządnie zarabia, to dla kobiet najważniejsze, nawet jak są potem źle traktowane. Taki mężczyzna jak ja, który byłby miły i dobry dla kobiety i który poświęcałby jej cały swój czas i uwagę, tacy mężczyźni są właśnie niedostrzegani. Wiem, dokładnie wiem. On myślał, że ja jestem pedofilem. To śmieszne, gdyby nie było tak upokarzające. Nigdy nie mógłbym nawet dotknąć dziecka. Lubię dzieci, i chciałbym mieć własne. A jeśli chodzi o beki, to chciałem jej po prostu pomóc. Co wolałby Thomas Ward? Żebym ją zostawił tam w ciemnościach i poszedł swoją drogą? Widziałem Gillian tego samego popołudnia, właśnie, jak wyjeżdżała swoim autem. Tego dnia nie była w biurze. Zaniedbuję wszystkie moje pozostałe obiekty, bo niemal nie mogę się już od niej uwolnić. Wyszła z domu około czwartej i wyglądała jakoś inaczej niż zwykle. Nie żeby była szczególnie wystrojona, może trochę mocniej umalowana, ale nie ekstremalnie. Sądzę, że jej aura była jakaś inna, trudno to opisać, ale wyglądała pociągająco. Bardziej pociągająco, niż widziałem to wcześniej. Martwiłem się, kiedy odjechała. Myślę, że gdybym miał wtedy z sobą auto, to bym za nią pojechał. Ale moje auto było w garażu i zanim bym pobiegł do domu, to jej dawno by już nie było. Przez kilka kolejnych godzin nie mogłem myśleć o niczym innym, jak o tym, dokąd ona pojechała. Byłem niespokojny. Dręczyły mnie najgorsze przeczucia. Jakieś ciemne chmury zbierają się nad tą rodziną. Coś, co się dobrze nie skończy. A wszystko spowodował Thomas Ward ale często sprawy rozwijają się zgodnie z własną dynamiką i możliwe, że w tym wypadku to już nastąpiło. Poszedłem potem na swoją codzienną rundę. Było zimno, śnieg też padał coraz mocniej, ale nie byłem w stanie wrócić do mojego miłego, ciepłego pokoju. Chciałem wiedzieć, kiedy Gillian wróci do domu. I kiedy stałem tam w coraz mocniej padającym śniegu i obserwowałem dom, w którym wreszcie włączyło się automatyczne zasilanie świątecznych lampek i ozdób, nagle z ciemności wynurzyła się Beki. Było tuż po szóstej. A w południe widziałem, jak poszła do swojej przyjaciółki, i sądząc po wielkiej grupie dziewczynek, które też tam się zjawiły, chodziło pewnie o party urodzinowe. No i teraz party się chyba skończyło, ale Jillian nie było. To do niej nie pasuje. Ona taka nie jest. W każdym razie zacząłem się zastanawiać, czy wszystkiemu nie jest winien śnieg. Może z tego powodu, co się zatrzymało. To były tak naprawdę pierwsze porządne opady śniegu tej zimy, a wtedy zawsze drogowcy nie mogą się z niczym uporać. Beki dzwoniła do drzwi, ale nikogo nie było. Znowu dzwoniła, potem cofnęła się i oglądała fasadę domu i znów dzwoniła. W końcu zaczęła walić pięściami w drzwi i wybuchnęła płaczem. No i w tej osobliwej ciszy, kiedy cały świat tonął w śniegu, dokładnie słyszałem jej szloch. Niemal mi serce pękało. Przeszedłem przez ulicę, zatrzymałem się przy furtce i zawołałem ją. Beki? Drgnęła przestraszona. Stałem dokładnie pod latarnią, mogła mnie bez trudu rozpoznać. Miło było widzieć, jak wyraźnie widoczny strach i nieufność ustąpiły, kiedy mnie rozpoznała. Mnie, mężczyznę, który mieszka na tej samej ulicy. Dzień dobry, odpowiedziała głosem drżącym od łez. Nie ma nikogo w domu? Spytałem, choć przecież wiedziałem o tym. Nie, nikogo, a ja nie mam klucza, odpowiedziała. A twoi rodzice wiedzą, że miałaś teraz przyjść do domu? Potrząsnęła głową. Miałam nocować u mojej przyjaciółki, ale pokłóciłyśmy się strasznie i dlatego poszłam do domu. To przynajmniej w jakiś sposób tłumaczyło zachowanie Jillian. Sądziła, że jej córka spędzi noc u przyjaciółki. Nie mogła przypuszczać, że Becky niespodziewanie wróci do domu. Wiesz co? powiedziałem. Myślę, że się rozchorujesz, jak tu będziesz dłużej stać i marznąć. Albo zaprowadzę cię z powrotem do twojej przyjaciółki. Nie, krzyknęła. Albo przyjdziesz po prostu do mnie, potem odprowadzę cię z powrotem do domu. Co o tym sądzisz? Nie była pewna, co ma robić. Jasne, uczulono ją na propozycję pójścia dokądś z kimś obcym, a w końcu ja byłem dla niej obcy. Ale jednocześnie byłem kimś, kogo znała z widzenia, kogo pozdrawiali jej rodzice i ona też. To ułatwiło jej decyzję, że może ze mną iść. A poza tym nie miała wyboru. Skoro pokłóciła się tak bardzo ze swoją przyjaciółką, zostałem jej tylko ja. Dostała u nas sok pomarańczowy i pieczone w domu ciastka, i myślę, że wydaliśmy się jej sympatyczni. Opowiadała o szkole i oparty, na którym była, i o tym, że ze swoją przyjaciółką nigdy w życiu nie zamieni już ani słowa. To było czarujące. Mówiła, że się cieszy na gwiazdkę i na to, że pojedzie do swoich dziadków, do których zawsze jeździ 26 grudnia i zostaje tam do początku stycznia. To są rodzice jej mamy, mieszkają w Norwich, a więc Jillian pochodzi z East England i to do niej pasuje. Tam okolica jest bardzo rozległa i bardzo zielona. Mogę sobie wyobrazić Gillian spacerującą między jeziorami i rzekami Norfolk Broads. Widzę ją pośród lawendowych pól i przypuszczam, że latem słońce barwi na srebrno pasma jej długich, rudych włosów. Jeden dzień na plaży i pewnie ma na twarzy mnóstwo piegów, a morski wiatr sprawia, że jej włosy są jeszcze bardziej niesforne i kręcone. Mili powiedziała, że powinienem zaraz zostawić rodzicom Becky wiadomość na sekretarce, co prawdopodobnie było dobrym pomysłem. Mimo to potem doszło do dziwnej sceny z ich strony. On zachował się ohydnie, a ona... No, bardzo się co do niej rozczarowałem. Jakoś miałem nadzieję, że ona kiedyś tu wpadnie. Jeśli nie następnego dnia albo w weekend, to przynajmniej dzisiaj, żeby jeszcze raz podziękować i przeprosić za zachowanie swojego męża. Ale, nic z tego. Już mnie znów nie zna. Dlatego zaraz na początku stwierdziłem, że ona jest taka jak ta Brown. Od niej też już nic nie słyszałem. Znów zadowolona wychodzi ze swoim psem na spacer, a ja... Ja nie istnieję. Kobiety mnie w ogóle nie dostrzegają. I wszystko jedno, co dla nich robię, mógłbym być całkiem niewidzialny. Albo wydzielać jakąś niemiłą woń. I to na kilometr. Myślałem, że przynajmniej Jillian jest inna. Ale w gruncie rzeczy ona też traktuje mnie jak śmiecia. Nie wolno mi pozwolić, żeby nienawiść we mnie rozwinęła się za bardzo. Nienawiść niszczy, także kogoś, kto ją odczuwa w sobie samym. Czwartek, 24 grudnia. Mili patrzyła z wychodzącego na ulicę okna gościnnej toalety położonej na parterze domu. Widziała samsona, który właśnie wyszedł. Powiedział, że idzie do miasta, żeby kupić ostatnie prezenty, ale nie weźmie auta, bo się obawia, że w chaosie właściwym dla 24 grudnia nie znajdzie nigdzie miejsca do zaparkowania. Mili, jak zwykle mu nie ufała. Była już przekonana o tym, że wcale nie chodzi szukać pracy, kiedy rankiem każdego dnia opuszcza dom. I cokolwiek w tym czasie robi, zanim wieczorem znów zjawi się na kolację, to z pewnością nie mogło to być nic dobrego. W po końcu porozmawiałby o tym z kimś, przynajmniej z Gejwinem, z którym miał przecież całkiem poprawne stosunki. Zapytała o to Gejwina przed kilkoma dniami. Co właściwie Samson robi po całych dniach? Spytała niby mimochodem. Nigdy nie ma go w domu, a na dworze jest za zimno, żeby cały czas spacerować. Szuka pracy, odparł Gejwin Brzmiało to jak machinalna odpowiedź, której się udziela, nawet się nad nią nie zastanawiając. Ale pracy nie szuka się przecież chodząc po ulicach. Pisze się i wysyła aplikacje. Może to robi, w końcu siedzi godzinami przy swoim komputerze. Mili nie ustępowała. Ale przecież musiałby wtedy dostawać odpowiedzi pocztą, czy to pozytywne, czy też negatywne. Może załatwia to wszystko poprzez e-maile. To dziś chyba normalne, prawda? Dobrze. No to gdzie on jest przez cały dzień? Gavin kartkował właśnie fachowe czasopismo o samochodach, opuścił je teraz, podnosząc głowę i powiedział niemal prosząco. Zostaw go w spokoju, mili. Nie znosisz go, wiem o tym, ale to jest mój brat i nie zrobił ci nic złego. Cały czas szukasz czegoś, o co można by się do niego przyczepić i zdaje mi się, że wariujesz, jak nie możesz niczego znaleźć. Zacisnęła wargi w odpowiedzi i pomyślała. Już ja coś znajdę bo z pewnością coś takiego jest. Możesz mi wierzyć. I teraz stała przy oknie, przyciskając nos do szyby, bo nie wierzyła Samsonowi, ale on oddalał się od domu w jakimś wyraźnie określonym celu. Kupować prezenty. Miała nadzieję, że dla niej nic nie zamierza kupić, bo ona dla niego nic nie miała. Gavin kupił mu jakąś książkę i to musiało wystarczyć. Samson zniknął teraz za rogiem. Milly czuła gwałtowne bicie serca, ale pomyślała, że okazja była znakomita. Samsona nie będzie przez całe godziny, bo poszedł do jakiejś galerii handlowej czy czegoś takiego. Gavin był w pracy do wczesnego popołudnia, a jej udało się od dziś dostać trzy dni urlopu. Spróbuję dziś jeszcze raz, pomyślała. Na palcach weszła po schodach na górę i sama sobie wydała się przy tym głupia. Bo w końcu nikogo nie było w domu, nie istniał więc powód, dla którego musiała zachowywać się jak najciszej, ale jednak czuła, że trzeba działać niepostrzeżenie. Otworzyła drzwi pokoju samsona i weszła do środka, posprzątane jak zwykle. Nigdzie ani śladu kurzu, kapa na łóżku zaścielona równiutko w kant. Już samo to, pomyślała, nie jest normalne. Włączyła komputer. Zanim wszystko się uruchomiło, znowu spojrzała przez okno. Rzeczywiście tym razem będzie chyba białe Boże Narodzenie. Od chwili gwałtownego ataku zimy w ubiegły czwartek, w efekcie czego wszędzie zapanował niemal stan wyjątkowy, cały czas sypał śnieg, dachy, płoty, drzewa i ulice były już zupełnie białe. Mili lubiła Boże Narodzenie. To, co jej zawsze przeszkadzało, to fakt, że siedzieli w trójkę koło choinki. Na dworze nie było widać nikogo. Podeszła znów do komputera, wpisała hasło, wstrzymując oddech. Jeśli Gavin powiedział coś Samsonowi. Ale widocznie milczał, bo ekran zajaśniał, gdy wpisała czarodziejskie słowo Hana. Usiadła, wzięła do ręki myszkę. W kilka sekund później zauważyła, że ciągle jeszcze wstrzymywała oddech. Odetchnęła, w skupieniu przesuwała mysz po poszczególnych folderach i klikała, otwierając kolejne pliki. No chodź, chodź! mruczała. Z pewnością było tu coś interesującego. Musiało coś być, a ona musiała to za wszelką cenę znaleźć. Dziesięć minut później znalazła. Plik nosił tytuł Pamiętnik. Otworzyła. Była na tyle przytomna, aby tymczasem raz jeszcze podejść do okna i wyjrzeć. Nikogo nie było widać, ale musiała się zabezpieczyć przed nieprzyjemnymi niespodziankami. Za chwilę znów siedziała przy biurku, wpatrując się w ekran. I czytała. Czytała. Wkrótce potem wiedziała, że jej poszukiwania się opłaciły. Samson był nienormalny. Prawdopodobnie był nawet niebezpieczny. Miała teraz na to dowód i nawet Gavin nie będzie mógł temu zaprzeczyć. Dom był zimny, pusty i nawet jeszcze teraz czuć w nim było stęchliznę. Od tygodnia nie było tu nikogo, a tydzień wcześniej jego mieszkanka leżała około ośmiu dni martwa w łazience. Przez otwarte kuchenne drzwi do domu szybko wkradły się wilgoć i chłód. Jak to szybko idzie, pomyślał filder. Rozkład. Dlaczego właściwie to tak szybko idzie? On i Christy jeszcze raz pojechali do Tunbridge Wells przez ciche, teraz całkowicie zaśnieżone lasy. Zostawili auto na parkingu, jak zawsze pustym, i brnęli mozolnie przez śnieg. Boże Narodzenie powinno się obchodzić w lesie powiedział Peter Fielder i popatrzył za wiewiórką, która w śmiałych susach popędziła do góry po pniu jodły. Tak tu spokojnie, tak świątecznie, dodał. I cholernie zimno, odparła trzeźwo Christy. Około godziny drugiej dotarli wreszcie do domu. Policjanci zamknęli poprzednio wszystkie okiennice i zareglowali starannie drzwi. Fielder spodziewał się co prawda mroku i ciężkiego powietrza, ale przygnębiająca atmosfera domu zaskoczyła go ponownie także własna reakcja głęboki smutek i żal. Pracował już wiele lat w policji, nauczył się bronić przed uczuciami bólu, wściekłości, rozpaczy i bezradności, a te towarzyszyły niemal każdej sprawie. Nie chciał poddać się psychicznie temu stanowi, w którym, jak mu się wydawało, w takich razach tkwił cały świat, bo gdyby tak się stało, musiałby się pożegnać z zawodem. W zasadzie potrafił panować nad sobą i zachowywać odpowiedni dystans, ale jednak właśnie tego dnia, w tym domu, na takim odludziu. To chyba wszystko przez te święta, pomyślał. Taki wyjątkowy czas. Ser? Głos Christi wyrwał go z zamyślenia. Wziął się w garść. Okej, okay, powiedział. Chciałem tylko jeszcze raz obejrzeć Atelier. Weszli po schodach na górę. Ciągle nie było w tym śledztwie żadnego punktu zaczepienia, czegokolwiek, co choć trochę przybliżyłoby rozwiązanie. Christy była w przychodni, w której Ann pracowała jeszcze trzy i pół roku temu, ale nie ustaliła niczego, co wskazywałoby na jakiś skandal związany ze złą diagnozą albo błędem w sztuce lekarskiej. Ann była bardzo, ale to bardzo lubiana przez swoich małych pacjentów. Tak powiedziała jej koleżanka, która wydawała się wstrząśnięta wiadomością o zbrodni także przez ich rodziców i współpracowników. Absolutnie nie mam pojęcia o tym, żeby ktoś mógł jej przypisywać jakąś winę czy coś podobnego, dodała jeszcze. A może dawniej, przed laty, miało coś takiego miejsce, drążyła Christy. Przecież pracowała tutaj ponad trzydzieści lat. Co było dawniej, zanim zaczęłam tu pracować, nie wiem. Ale na pewno byłyby jakieś plotki, a te dotarłyby do moich uszu. Nie, nie było niczego takiego. Christie skrupulatnie przejrzała wszystkie kartoteki pacjentów. Nie było wśród nich nikogo o nazwisku Kira Roberts. Żeby się upewnić, zadzwoniła jednak do Kiry i spytała ją o doktor Westley. Nie, oświadczyła Kira. Jako dziecko nie miałam lekarki o tym nazwisku. Mieliśmy lekarza pediatra, który mieszkał niedaleko nas, dwa domy dalej, czy coś takiego. Ale czy nazwisko Westley było kiedykolwiek wymieniane przez pani rodziców? Czy mogła to być wszystko jedno jak daleka, ale jednak jakaś znajomość? Kira zadała sobie rzeczywiście sporo trudu, by poszukać w pamięci i przypomnieć sobie cokolwiek, ale w końcu powiedziała z rezygnacją. Nie, przykro mi pani sierżant. O ile wiem, nie było nikogo o takim nazwisku, kogo znaliby moi rodzice. Minęli łazienkę, w której została zamordowana Anne Westley. Filder mimo wieloletniego doświadczenia i sporej rutyny musiał jednak odwrócić głowę. Myśl o koszmarze, który przeżyła przed śmiercią ta miła starsza pani ciągle nim wstrząsała. Atelier na górze pod samym dachem było najjaśniejszym pomieszczeniem w całym domu i nawet tego pochmurnego grudniowego południa panowało tu przyjemne światło. Ściany wyłożone były drewnem, a od strony południowej znajdowały się trzy wielkie okna. W pomieszczeniu stały rozstawione sztalugi. Wszędzie widniały oparte o ściany obrazy w różnym stadium wykończenia. Pachniało farbą i terpentyną. Kolorowo poplamiony kitel malarski wisiał na drzwiach. Wszędzie dominowały jasne, żywe kolory, a tematami obrazów były głównie kwiaty i krajobrazy. Wyjątkowo radosne obrazy, powiedziała Christy, rozejrzawszy się wokoło. Choć to, co prawda, nie mój gust. Hmm — mruknął filder. Powoli podchodził kolejno do każdego obrazu. Sądzi pan, że coś tu znajdziemy? spytała Christie z powątpiewaniem. Nie wiem, ale myślę, że w ten sposób Anne Westley może stać mi się bliższa. Te obrazy są częścią jej samej. Coś o niej mówią, choć oczywiście trzeba je odpowiednio zinterpretować. Może moja interpretacja jest naiwna. Powiedziała Christie. Ale gdybym miała opisać Ann Westley, według tego co tu widzę, powiedziałabym, że była to pełna radości, zrównoważona, szczęśliwa kobieta. Przy czym zdaję sobie sprawę, że żadna z tych cech nie chroni nikogo przed morderstwem. Filder się zatrzymał. Ściągnął ze stojących przed nim sztaluk zasłonę i patrzył na obraz, który był dotychczas zakryty. Tu jest coś, powiedział, co nie ma nic wspólnego z radością życia. Christy podeszła bliżej. Obraz rzeczywiście wyglądał zupełnie inaczej niż wszystkie, które znajdowały się w tym atelier. Czarne tło, dwa stożki światła drgające promienie lamp czy też reflektorów, namalowane niezbyt starannie i obrazowo, z pominięciem drobnych szczegółów, co wydawało się niezgodne ze zwyczajami artystki. Obraz był jak podarty płótno pokryto gniewnymi pociągnięciami pędzla. Obraz, mimo tak neutralnego motywu, wydawał się wyrażać wściekłość i strach. Zdaniem Christy płótno świadczyło też o ogromnych zdolnościach malarki. O wiele bardziej niż kwiaty, drzewa i pogodne letnie krajobrazy. Zastanawiała się, jak obraz przedstawiający jedynie dwa stożki światła w ciemności może równocześnie wyrażać tak wiele emocji. Tak całkiem spontanicznie, sierżancie, co właściwie przedstawia ten obraz? spytał Filder. Christie nie zastanawiała się długo. Reflektory samochodowe nocą odparła. Skinął głową, po czym zmrużył oczy. Czy nie ma pani wrażenia, że sama pani patrzy prosto w źródło światła? W źródło światła? Co pan ma na myśli? No bo ja właśnie nie mam takiego wrażenia. Mam natomiast wrażenie, że patrzę w lustro, to znaczy nie w samo światło, tylko na jego odbicie. Możliwe i co to znaczy? Tego jeszcze nie wiem. Może odbicie światła reflektorów samochodowych, które przesuwa się po ścianie. Nie rozumiem, co. Ja też nie. To wszystko może nie mieć żadnego znaczenia, ale ten obraz bardzo się różni od wszystkich pozostałych, które tu widzimy, a w dodatku był zasłonięty, jak gdyby Anne Westley nie chciała na niego patrzeć, a mimo to namalowała go i towarzyszyły temu dość silne uczucia, jak się wydaje. Christy przyznała mu rację, ale nie sądziła, żeby stanowiło to choć jeden krok w kierunku przełomu w śledztwie. Sir, my się cały czas opieramy na spekulacjach, nie wiemy, czy przerwał jej niecierpliwie. To prawda, nic nie wiemy, ale musimy od czegoś wyjść. Ani nie jestem psychologiem, ani artystą, ale ten obraz mnie intryguje, bo przedstawia strach. O wiele bardziej niż wściekłość czy agresję. Anne Westley bała się czegoś czy kogoś, a to przypomina mi Karle roberts Ona też się bała. Powiedziała o tym swojej córce w czasie ostatniej rozmowy telefonicznej. Tu widzę wspólną cechę obu spraw i dlatego to jest takie ważne. Ale czy dzięki temu posuniemy się choć trochę do przodu? Filder cały czas spoglądał na obraz. Nie mam pojęcia, ale jeśli mnie pani spyta, to powiem, że Ann Westley wiedziała o niebezpieczeństwie, które jej zagrażało. Dlatego chciała tak na gwałt sprzedać dom dwa tygodnie przed Bożym Narodzeniem. Sprawca już od dłuższego czasu był w jej pobliżu i ona go zauważyła. I co teraz? spytała Christy. Nie odpowiedział. Z trudem oderwał oczy od obrazu, bo dłuższe wpatrywanie się w niego nie miało w tej chwili sensu. Obraz był tak intensywny w swoim przekazie, zwłaszcza w związku z zamordowaniem tej kobiety, że Filder wręcz odczuwał dreszcz przerażenia. Postanowił, że zabierze go z sobą. Będzie się w niego bezustannie wpatrywał w nadziei, że w końcu dozna jakiegoś oświecenia. Schodzili oboje na dół. Christy przesunęła wzrok po rysunkach wiszących na ścianie, potem po pięknych dywanach na podłodze, firankach w oknie. Wszystko dobrane było niezwykle starannie i ze smakiem, i z ogromną miłością. Zgodnie z tym, co ten dom opowiadał o Anne Westley, trudno było sobie wyobrazić, że ona sama była przyczyną tak strasznej nienawiści, wyjaśniającej jej okrutną śmierć. Wyślę ze dwóch ludzi, którzy rozejrzą się w środowisku zmarłego profesora Westleya powiedział Filder, kiedy już byli na dole. Choć prawdę mówiąc, niewiele sobie potem obiecuję. Bo jeśli dokonano tu konkretnego, osobistego aktu zemsty, to do tego wszystkiego nie pasuje Karla Roberts. I odwrotnie, musi nam się udać ustalić związek między tymi kobietami. To nasza jedyna szansa. Christy dotknęła lekko jego ramienia. Mimo wszystko, szefie, teraz będzie pan uroczyście obchodził święta Bożego Narodzenia. Zasłużył pan na to w pełni. Spojrzał na nią i zapytał sam siebie, jak ona będzie obchodzić te święta. Mieszkała sama, w towarzystwie dwóch kotów, o ile wiedział. Czy powiesi pończochę przy kominku? A jeśli tak, to kto ją napełni prezentami? jak gdyby czytając w jego myślach, dodała. W każdym razie u mnie będzie jutro bardzo przytulnie i miło. Sądzę, że najpierw zostanę przez pół dnia w łóżku, a wstanę tylko po to, żeby przynieść sobie kolejne cappuccino. Takie prawdziwe cappuccino z czekoladowymi wiórkami i z pianką z mleka, a potem przekopię się przez wszystkie programy telewizyjne i po prostu się nimi ukołyszę. I na pewno nie będę myśleć o żadnej odrażającej zbrodni. Uśmiechnął się i przyłapał na myśli, że byłoby wspaniale, gdyby mógł z nią dzielić taki dzień. Z telewizorem i kapucino i przede wszystkim w łóżku. Schronił się w pełne zakłopotania pochrząkiwanie i kaszel. Nie wolno mu było o czymś takim myśleć. Do nas przyjechała w odwiedziny teściowa, powiedział zgnębiony. Jak co roku na święta. Czy ona jest taka zła? Dość dziwaczna i kłótliwa. się roześmiała. Uszy do góry, szefie. Święta też się kiedyś skończą. I to szybko. Chodźmy, powiedział Filder z westchnieniem. Coś miłego czekało go jeszcze w tym roku. Wędrówka z Christy przez zimowy las. Było to lepsze niż nic. Wtorek, 29 grudnia. Nocą znów padało, i rankiem cały świat wyglądał tak, jak gdyby tonął w śniegu. Do popołudnia przynajmniej wszystkie główne ulice były już odśnieżone, ale na wieczór zapowiedziano kolejne opady. Dla Jillian te świąteczne dni były trudne, ale próbowała robić co tylko w jej mocy, żeby wszystko wypadło jak najlepiej. Ona i Tom chcieli właściwie iść z Beki na sanki i na łyżwy, ale rankiem w pierwszy dzień świąt dziewczynka zaczęła się skarżyć na ból gardła i wczesnym popołudniem miała już gorączkę. Zrezygnowano więc z corocznej obowiązkowej podróży do Norwich, a Beki, która przedtem marudziła, że jest już za duża na ferie u dziadków, teraz zaczęła płakać jak małe dziecko. Stopniowo wpadała w coraz gorszy nastrój, aż wreszcie nikt już nie czuł się dobrze. Tomas i Gillian robili co mogli. Wieczorem szykowali razem z nią kolację, rozpalili ogień na kominku w salonie, grali z nią w karty, wreszcie pokornie oglądali po raz kolejny zmierzch na DVD, tom kręcąc to chwila głową. Pokój tonął w ciepłym świetle elektrycznych lampek choinkowych, a śnieg, mróz i panująca za oknem ciemność grudniowych nocy znakomicie podkreślały świąteczny nastrój. Był to obraz małej, szczęśliwej rodziny na wyspie ciepła, przytulności i bezpieczeństwa. A jednak Jillian wiedziała, że to obraz fałszywy i że w żadnym wypadku nie było to związane z przeziębieniem Becky. Tom właściwie chciał koniecznie pojechać do biura, bo czekało tam na niego mnóstwo zaległej pracy. Boże narodzenie, świąteczny nastrój i wszystko, co z tym związane, były dla niego niemal równoznaczne z nieznośną stagnacją. A Gillian tęskniła za Johnem. Przysięgła sobie, że już nigdy go nie zobaczy, ale jednocześnie tęskniła za wszystkimi uczuciami, które były z nim związane, a które narodziły się w niej dzięki niemu. Najbardziej brakowało jej uwagi, z jaką jej słuchał, podziwu, z jakim na nią patrzył, a przecież tego potrzebuje większość ludzi. Myślała Gillian, wiedząc, że próbuje w ten sposób uspokoić wyrzuty sumienia. Bo od chwili, w której spotkała Johna, czuła się silniejsza, bardziej bezpieczna. I to właśnie było czymś, za czym najbardziej tęskniła. Za poczuciem bezpieczeństwa, które on jej dawał. Następnego dnia, po spotkaniu z Johnem, długo rozmawiała z Tarą przez telefon. Tara ani słowem nie potępiła jej romansu, ale ona czuła, że jej przyjaciółka nie sądzi, żeby to był sposób rozwiązania problemów Gillian. I być może miała rację. Dwa dni przed Sylwestrem postanowiła odwiedzić Johna. Nie chciała iść z nim do łóżka, ale chciała go zobaczyć. Po prostu zobaczyć. Powiedziała Tomowi, że chce odwiedzić Tarę. Zareagował dość opryskliwie. — Co, znowu? Przecież widziałaś się z nią tuż przed świętami. — Trzy tygodnie temu. Doprawdy nie możesz twierdzić, że się często widujemy. — Ale ja właściwie chciałem pojechać na kilka godzin do biura. Becky ciągle ma lekką gorączkę. Nie chciałabym, żeby została sama. Tom westchnął. Gdybym nie miał tyle zaległej roboty, teraz właściwie jest dobry czas, żeby to wszystko załatwić. Tom, tylko dziś. Podaruj mi to popołudnie, proszę. Jak Becky jutro nie będzie już miała gorączki, pojedziemy razem do Londynu i popracujemy cały dzień, okej? Okay? Jeśli o mnie chodzi, no dobrze, ale bądź proszę w domu o siódmej, wiesz? Przerwała mu. Wiem, nie myśl, że zapomniałam. Wtorek, wieczór w klubie. Wydawało się, że on chce jeszcze coś powiedzieć, ale zrezygnował. Zacisnął tylko usta. Takim go zapamiętała, kiedy szła do garażu: stojącego w drzwiach z zaciśniętymi nieruchomo wargami. Około czwartej podjechała pod dom Johna w Paddington. Znalazła nawet w pobliżu miejsce do zaparkowania. Zadzwoniła do drzwi, ale w środku panowała cisza. Zadzwoniła jeszcze raz, cofnęła się i spojrzała na fasadę domu. Okna mieszkania Johna były ciemne. Wydawało się, że rzeczywiście nie ma go w domu. Była idiotką. Czy nie potrafiła przewidzieć, że po prostu nie będzie go w domu? A czego się spodziewała? Że od czasu jej ostatniej wizyty w połowie grudnia będzie siedział kamieniem w domu, czekał na jej telefon lub wizytę i w przewidywaniu tego nigdzie nie wyjdzie? Pomyślała, że to chyba wszystko przez ten zwodniczy nastrój ferii i świąt, typowy dla okresu między świętami i sylwestrem. Zwodniczy bo właśnie w tym czasie budynki musiały być szczególnie chronione, a John prowadził przecież firmę ochroniarską. Z pewnością był tego popołudnia w pracy, a ona kradła swój wolny czas, okłamała Toma i przyjechała tutaj, na darmo właściwie. Powoli wróciła do samochodu. Myśl, że ma tak po prostu wrócić do domu i spędzić resztę dnia w przytulnym salonie z choinką, była po prostu nie do zniesienia. Zostało jej jeszcze trochę czasu. Z parkingu, siedząc w samochodzie, dobrze widziała wejście do domu Johna. Usiadła w samochodzie, zawinęła się w płaszcz i próbowała ignorować zimno, które powoli zaczynała coraz bardziej odczuwać. Szybko robiło się ciemno, w mieszkaniach zapalały się światła, większość okien ozdobiona była kolorowymi lampkami albo gwiazdami. Nawet ta pusta szara ulica zyskała dzięki temu inny nastrój. Pytała samą siebie, czy życie z Johnem wydawałoby jej się zupełnie inne niż życie z Tomem czy wydawałoby jej się stale zupełnie inne. Tu, w tym nie do końca urządzonym mieszkaniu, na tej ulicy. Dlaczego mężczyzna po prostu kładzie na podłodze materac do spania i wbija hak w ścianę na korytarzu, żeby na tym powiesić swój płaszcz? Dlaczego tak daleka redukcja umeblowania? Dlaczego on nie ma żony, dzieci? W jego przeszłości tylko romanse, ale żadnego stałego związku. Znów spojrzała w kierunku ciemnych okien. On nie odważył się na nic. Ani na małżeństwo, ani na partnerstwo życiowe. Nawet nie chciał mieć mebli, które dawały mu poczucie jakiejś trwałości w tym mieszkaniu. Nie trzymało go nic. Tak jak żył, mógł w każdej sekundzie wstać i iść, zamustrować się na statek i pożegnać w świat, wyemigrować do Australii i założyć fermę strusi, prowadzić turystów przez kanadyjskie parki przyrodnicze. Uśmiechnęła się, bo sama zauważyła, jak szalone warianty przychodziły jej do głowy, ale ten uśmiech był nieco wymuszony i nie całkiem szczery. Wiedziała, że jej pomysły nie były wcale aż tak szalone. Odpowiadały właściwie obrazowi Johna, który on sam tworzył poprzez swój sposób bycia niczym niezwiązany, niestały, może nawet niezdolny do związku nieuchwytny, nieobliczalny. W żadnym wypadku, pomyślała, kobieta nie może sobie pozwolić na związek uczuciowy z takim mężczyzną. W każdym razie, jeśli się nie chce na koniec boleśnie wylądować na nosie, mówiąc metaforycznie. Dwadzieścia po szóstej wiedziała, że musi natychmiast podjąć decyzję. Droga do domu zajmie jej przynajmniej trzy kwadranse. Tom czekał z myślą, że ona przyjedzie o siódmej i zajmie się chorą beki. A poza tym Gillian tymczasem tak przemarzła, że nabawi się ciężkiego przeziębienia, jeśli dłużej posiedziwałcie. Wysiadła. Niezdecydowanie poszła ulicą w dół. Ciągle miała nadzieję, że on przyjdzie, że wyłoni się przed nią niemal jak z nicości i wówczas jej długie, smutne czekanie będzie miało sens. Poczuła, że do oczu napłynęły jej łzy na samą myśl o tym, że będzie musiała jechać do domu. Zatrzymała się dotarła do końca ulicy, a tuż obok niej znajdowała się mała indyjska restauracja. Paddington było dosłownie zalane przez Hindusów i Pakistańczyków, więc niemal na każdym rogu był jakiś sklep albo restauracja, które oferowały specjały z tych zakątków świata. Lokal, przed którym stała, wydawał się dość zaniedbany, ale światło za niezbyt dokładnie wyczyszczonymi szybami obiecywało przynajmniej ciepło. Wejść tam i usiąść. To w każdym razie oznaczało, że nie będzie musiała natychmiast wracać do domu. Tom może iść do klubu godzinę później. Pomyślała i zdecydowanym ruchem otworzyła drzwi. W środku nie było prawie nikogo. Za barem stał mężczyzna i dłubał coś przy staroświeckim ekspresie do kawy, który wydawał się pilnie potrzebować gruntownej naprawy. Przy stole w rogu siedziała jakaś młoda para i w milczeniu wpatrywała się przed siebie. Przy oknie umocowano kilka gałęzi jodłowych, które już niemal całkowicie straciły igły, a na żerandolu pośrodku sufitu wisiały srebrne kule. Ma pan otwarty? spytała Jillian. Ciemnoskóry mężczyzna, najwyraźniej pochodzący z Indii, podniósł głowę z ekspresu i przytaknął. Tak, nawet jeśli na pierwszy rzut oka na to nie wygląda, odparł. O tej porze jest raczej spokojnie. No, nic na to nie poradzę. Sylwestra, będzie tu dopiero chaos. Spojrzał na nią uważniej. Dobry Boże, ależ pani przemarzła. Zima tego roku jest dość mroźna. Tak, to prawda. Powoli zdjęła płaszcz. Było jej tak zimno, że z trudem mogła poruszać rękoma. Radziłbym łyk porządnej wódki, odezwał się znów barman. I mam gorącą zupę. Z pewnością dobrze pani zrobi. Opadła na krzesło. Z ulgą poczuła mrowienie w zmarzniętych stopach. Przynajmniej krew zaczynała krążyć. Po chwili stwierdziła, że było zaskakująco przyjemnie siedzieć samej w tej prawie pustej restauracji mogła pogadać z barmanem właściwie o niczym i z nikim nie musiała prowadzić rozmowy na jakieś śmiertelnie poważne, trudne tematy. Mogła coś zjeść, wypić, poczuć wreszcie przyjemne ciepło i po prostu gapić się w ścianę zupełnie jak ta parka w kącie, która też nic innego nie robiła. Nikt niczego od niej, Jillian, nie chciał i nie oczekiwał. Może to było przyczyną jej dobrego samopoczucia. Gospodarz przyniósł jej wódkę i talerz parującej zupy, a Gillian, powodowany jakimś dziwnym impulsem, spytała nagle Czy zna pan przypadkiem Johna Bartona? Może on tu czasem zagląda? Gospodarz skinął głową i rzekł. Jasne, że znam Johna. Mieszka przecież na tej samej ulicy. Wpada czasem, żeby coś na szybko zjeść. Spojrzał na nią ciekawie. Jest pani jego przyjaciółką? Gillian przyszła naraz do głowy niemiła myśl, że może w tej spalunce pojawiała się już niejedna przyjaciółka Johna i wiele kobiet, które daremnie na niego czekały. Nagle wyobraziła sobie, jaki obraz jej osoby zachowa w pamięci barman. Kobieta w średnim wieku, zadurzona w przystojnym bartonie, na wpół zamarznięta po bezowocnym wyczekiwaniu pod jego drzwiami, w nadziei, że on może przypadkiem zajrzy do tego pubu. John jest trenerem mojej córki, stąd go znam, odpowiedziała. A, widać było wyraźnie, że gospodarz chętnie dowiedziałby się więcej, ale na szczęście nie odważył się już zadawać nowych pytań. To w takim razie smacznego, powiedział i zniknął za barem. Zupa była ostra, bardzo gorąca i Jillian czuła, jak z każdym łykiem wracają jej siły. Kiedy skończyła, zamówiła jeszcze butelkę wody mineralnej i wzięła jedną z gazet z leżącego obok stosu. Gazeta była sprzed trzech tygodni, ale Gillian przeczytała wszystko z dziwną, pełną spokoju, koncentracją. Para w kącie milczała, milczał też gospodarz. Cicho grało radio. Minęła siódma. Minęło w pół do ósmej. Minęła ósma. To zdumiewające, jak lekko i swobodnie się czuła, tylko dlatego, że odważyła się zignorować wszystkie oczekiwania w stosunku do niej. Zegarek pokazywał prawie w pół do dziewiątej. Gillian przeczytała już trzy gazety. Po zupie zamówiła jeszcze chleb typu pita i kolejną butelkę wody. Czuła się dobrze, choć wiedziała, że w domu czeka na nią już prawdopodobnie wściekły Tom i że niechybnie dojdzie do kłótni. Tymczasem zrozumiała, że był to jeden z powodów, dla których weszła do tego lokalu i zrobiła coś, co do niej zupełnie nie pasowało i na co nigdy wcześniej by się nie odważyła. Świadomie nie dotrzymała danego przez siebie słowa. Zachowała się nieodpowiedzialnie i egoistycznie. W efekcie jej mąż był teraz z pewnością niespokojny i zmartwiony. Tego rodzaju zachowania ona sama nie tolerowała. Ale tym razem było to tak, jak gdyby chciała kłótni i dążyła do niej. Chciała wręcz eskalacji konfliktu. Była nawet zdecydowana powiedzieć domowi o Johnie. Jak by zareagował? Czy byłby wytrącony z równowagi? A może agresywny? A może ona chciała zakończenia swojego małżeństwa? Choć nie czuła, żeby była z sobą w jakimś konflikcie, nie odczuwała też lęku. Żywiła osobliwe przeświadczenie, że robi to, co jak najbardziej słuszne. A jednocześnie miała przeczucie, że dzieje się coś złego. Coś w tej sytuacji jednocześnie ją niepokoiło. Nie wiedziała jednak co. Może coś sobie wmawiam, pomyślała. Za dwadzieścia dziewiąta wstała, włożyła płaszcz, podeszła do baru i zapłaciła parka już znikła, ona była jedynym i ostatnim gościem. No to idziemy do domu, prawda? Spytał gospodarz. Czuła, że nie potrafił jej ocenić, jeśli chodzi o osobę Johna. Kobiety, które przesiadywały samotnie w knajpie, zwykle chciały się upić i zapomnieć o jakimś zmartwieniu, odreagować frustrację, której przyczyną był na ogół mężczyzna i wypijały niesłychane ilości wina i wódki. Chwiały się na nogach, kiedy wreszcie ruszały w drogę do domu, do pustego mieszkania, gdzie czekało zimne łóżko. A Gillian oprócz małego kieliszka wódki piła tylko wodę mineralną i z wyraźnym zainteresowaniem czytała gazetę. Niech myśli co chce, pomyślała o gospodarzu. Wyszła na ulicę. Było zimno, śnieg znów zaczął padać. Świeże powietrze dobrze jej zrobiło poza duchu panującym w lokalu. Przyjemne wydawało jej się też to, że nie słyszała głosów dobiegających z radia. Szła w stronę auta, szukając w torebce kluczyków. Przy okazji wymacała też telefon i zatrzymała się gwałtownie, bo nagle zdała sobie sprawę, co ją niepokoiło. Telefon nie zadzwonił ani razu, a mogła się spodziewać, że począwszy najpóźniej od piętnaście po siódmej, tom będzie do niej dzwonić co pięć minut, by się dowiedzieć, gdzie jest i czemu nie wraca, bo przecież chciał wyjść, a także dlatego, że jej nieobecność powinna go niepokoić. Wyjęła telefon i upewniła się w świetle latarni, że był włączony. Popatrzyła uważnie na wyświetlacz. Ani jednego połączenia. Nagle poczuła gwałtowny niepokój i przyspieszyła kroku. Czy tom był aż tak wściekły, że nawet nie zadzwonił? To do niego nie pasowało. Otworzyła samochód. Ruszyła za dziesięć dziewiąta. Za piętnaście dziesiąta skręciła na podjazd do domu. W narożnym oknie salonu, które wychodziło na ogród, świeciło się światło. Zasłony nie były zaciągnięte, co było bardzo intrygujące. Tom nie znosił siedzieć jak na cenzurowanym. Było do niego absolutnie niepodobne, że zapalił światło i nie zasunął zasłon. Wysiadła, zamknęła samochód. Czuła niepokój i konsternację. I jednocześnie czuła się taka silna, kiedy siedziała w tamtej restauracji w Londynie i stawiała pod znakiem zapytania swoje dalsze życie z Tomem. Ale teraz, kiedy miała stanąć twarzą w twarz z mężem, nogi drżały jej ze strachu. W drodze powrotnej przyszło jej do głowy, że może Tom zadzwonił do tary i stwierdził, że ona go okłamała. Tym razem Gillian nie skorzystała z zabezpieczenia, jakim była przyjaciółka, i możliwe, że tara też znalazła się w nieprzyjemnej sytuacji. Poproś Gillian do telefonu, powiedział zapewne Tom, a właśnie tego życzenia tara nie mogła spełnić. Ale wówczas ona zadzwoniłaby do mnie i ostrzegła, pomyślała Gillian. Tu też coś nie pasuje. I czy Tom zadzwoniłby do Tary? Czy on w ogóle miał jej numer? Czy nie było prościej zadzwonić od razu do żony? Przyspieszyła kroku. Złe przeczucie stało się jeszcze silniejsze. Wielkie płatki śniegu powoli osuwały się z chmur. Otworzyła drzwi do domu, także korytarz wejściowy był jasno oświetlony. Halo Tom? zawołała półgłosem. Nikt nie odpowiedział. Pewnie siedzi w salonie, wypił kilka wódek i zrobi mi zaraz koszmarną awanturę. Pomyślała z niechęcią. Tom jesteś? Znów nie otrzymała żadnej odpowiedzi. Zajrzała do salonu. Pusto. Powiesiła płaszcz w garderobie, zdjęła buty. W pończochach weszła do kuchni. Drzwi do ogrodu były szeroko otwarte i w pomieszczeniu było lodowato. Na stole stał talerz z kanapkami. Obok leżał nóż i przekrojony pomidor. Koło z stała zamknięta butelka wina. Obok leżał otwieracz. Wyglądało to tak, jak gdyby tom tu był, przygotowywał kolację dla siebie i Beki, coś nieoczekiwanie oderwało go od tej czynności. A potem nikt nic nie jadł ani nie pił. Może tom postanowił nagle wszystko zostawić i zjeść coś w klubie, i może zabrał tam Beki, która przecież była na to jeszcze zbyt chora. Ale dlaczego zostawił wszystkie światła zapalone i otwarte drzwi do ogrodu? Jillian wyszła z kuchni i weszła do znajdującej się obok jadalni. Zobaczyła jakąś postać, która na wpół leżąc na podłodze opierała się częściowo o krzesło. Zobaczyła, że to był Tom. To był Tom. Wpół leżąc opierał się o krzesło, twarz miał przyciśniętą do siedzenia i w nienaturalny sposób rozstawione nogi. Podeszła do niego sztywno, jak w zwolnionym tempie. Atak serca. Dostał ataku serca. Kiedy przygotowywał kolację, poszedł akurat do jadalni, może żeby rozpalić ogień na kominku albo nakryć stół obrusem, i upadł. Wiedziała, zawsze wiedziała, że tak będzie. On przecież przez swój tryb życia w niemal samobójczy sposób dążył prosto do śmierci, w ogóle nie słuchając jej ostrzeżeń i upomnień. Z jej krtani wydobył się zduszony dźwięk: Wielki Boże, dlaczego tak? Ona pojechała się spotkać z kochankiem, a toma dosięgło przeznaczenie i był sam, bez żadnej pomocy, zdany tylko na siebie i nie będąc w stanie sobie pomóc. Gdzie była Beki? Gillian przecisnęła się koło stołu i pochyliła nad tomem. Dobry Boże, pozwól żeby on jeszcze żył. Ostrożnie spróbowała go odwrócić i położyć delikatnie na dywanie. Był zadziwiająco ciężki, zbyt ciężki dla niej. Tom! Wyszeptała przerażona i rozpaczona, jeszcze nie pojmując. Tom, powiedz coś! Tom, to ja, Jillian! Tom, proszę, odwróć się! Położyła rękę na jego głowie, dotykała ostrożnie palcami jego twarzy i nagle poczuła, że jej palce były mokre. Cofnęła dłoń, popatrzyła na nią przerażona, osunęła się na kolana. Jej ręka była cała we krwi. Mózg Gillian pracował teraz gorączkowo, jakby poza jej udziałem, starając się odtworzyć ciąg jakichś mniej lub bardziej logicznych myśli na temat możliwych wydarzeń, ale przychodziło mu to z taką trudnością, jakiej nigdy przedtem nie było dane jej doznać. Jak gdyby jej głowa nie zgadzała się z faktami, czy nie chciała wyciągnąć wniosku, który sam się nasuwał. Przecież nie mógł się skaleczyć w głowę osiedzenie, do którego przyciskał twarz. Pewnie uderzył się wcześniej, jakoś się pozbierał, doszedł do stołu i tam nogi odmówiły mu posłuszeństwa. Gdzieś w pokoju musiała być krew, może na gzymsie kominka albo na drzwiach. Rozejrzała się gorączkowo. Nie mogła znaleźć miejsca, gdzie się uderzył, kiedy upadł. Gdzie była Beki? Beki musiała przecież zauważyć, że coś się stało, że coś było nie tak. Musiała zejść na dół, żeby sprawdzić, czemu ojciec nie woła jej na kolację. Musiała go znaleźć. Co zrobiłaby wtedy dwunastoletnia dziewczynka? Pobiegłaby po pomoc do sąsiadów, pewnie podniosłaby alarm. Dawno musiałoby tu być pogotowie lekarz. Jak długo Tom mógł tak leżeć? Może od paru godzin? Dlaczego drzwi do ogrodu były otwarte na całą szerokość? Nagle do głowy przyszła jej kolejna myśl, która kazała spojrzeć na wszystko w zupełnie innym świetle. Poderwała się na nogi. Gdzie była Beki? Wybiegła z pokoju, pomknęła po schodach na górę, także tu wszędzie świeciło się światło. Becky, zawołała z rozpaczą. Becky, gdzie jesteś? Pokój córki był pusty. Lalki Barbie, którymi dziewczynka bawiła się już rzadko i trochę potajemnie, leżały rozrzucone na podłodze. Na biurku leżał blok do malowania, kilka pędzli, obok stało pudełko z farbami i jednorazowy kubek z wodą. Drzwi szafy na ubrania były otwarte, a większość swetrów, spódnic i jeansów rozrzucona po podłodze, jak gdyby ktoś w dzikim pośpiechu zrzucał je z półek. Gillian ściągnęła kapę z łóżka, schyliła się i zajrzała pod nie, potem także za wielką skrzynię z zabawkami. Nic, ani śladu Beki. Szlochała nawet tego nie zauważając. Jej mąż leżał martwy na dole w salonie, prawdopodobnie zamordowany przez włamywacza, a jej dziecko Zniknęło bez śladu, zupełnie jakby je ziemia pochłonęła. Obojętnie, co tu się stało, Tom i Becky zostali kompletnie zaskoczeni. Dla obojga był to zwykły, spokojny dzień i nagle ktoś ten spokój naruszył. Włamał się do domu, ogarnięty rządzą przemocy, zdecydowany na wszystko. Jillian wydało się nagle, że to wszystko jest czymś w rodzaju koszmarnego snu, okrutnego i nierealnego, który przecież w każdej chwili może się skończyć. Ale mimo chaosu myśli... Nagle jedno stało się dla niej przerażająco jasne: że tu nie będzie pełnego ulgi przebudzenia. Że jej przerażenie musi się jeszcze spotęgować. Pobiegła do pokoju obok, sypialni jej i toma. Także tu paliły się wszystkie światła. Drzwi szafy na ubrania były otwarte, ale pokój był pusty. Dlaczego wszędzie te światła? Dlaczego ktoś przeszukiwał wszystkie szafy? Beki najwyraźniej malowała w swoim pokoju, kiedy tom stwierdził, że jego żona się spóźni i pewnie wówczas zgrzytając zębami zabrał się do robienia kolacji. Dlaczego w ich sypialni było zapalone światło? Dlaczego w łazience obok i w pokoju gościnnym? Wbiegała do każdego z tych pomieszczeń. Wszędzie było jasno, ale pusto. Ani śladu Beki. Przeskakując po dwa stopnie, pobiegła schodami na strych. Było tu małe pomieszczenie, używane jako coś w rodzaju komórki, gdzie trzymano wszelkie zbędne rzeczy, a obok większy pokój, w którym Tom umocował kiedyś na belce dachowej huśtawkę i rozłożył na podłodze maty do ćwiczeń. Dawniej, kiedy była brzydka pogoda, a w ogrodzie pełno błota, Becky szalała i bawiła się tu razem z innymi dziećmi. I nawet tutaj świeciła się umieszczona pod samym sufitem lampa. Jillian oddychała ciężko. – Becky, Becky, proszę, gdzie jesteś? krzyczała rozpaczliwie. Chciała zbiec na dół, bo pomyślała o piwnicy, której jeszcze nie sprawdziła, ale w tym momencie usłyszała jakiś szmer. Wydawało jej się, że dobiegał właśnie z komórki. Odwróciła się szybko. Beki? Teraz wyraźnie usłyszała szlochanie. Mamusiu. Błyskawicznie wpadła do komórki z rupieciami. Panował tu kompletny bałagan. Dawno miała zamiar zrobić z tym porządek, ale ostatnio jakoś ciągle brakowało jej na to czasu i energii. Były tu walizki i torby podróżne, stare skrzynie i kartonowe pudła, także stare zabawki Beki, stosy czasopism, o których ktoś sądził, że będą jeszcze potrzebne, kilka starych mebli zwinięte w wielki rulon dywany. Nic nie dało się dostrzec. Było ciemno. Beki? spytała Gillian, wystraszona. Pokrywa wielkiej walizki uniosła się nieco w górę i ukazała się twarz Beki. Dziewczynka miała potargane włosy, zaczerwienione, spuchnięte od płaczu oczy, bladą i pokrytą czerwonymi plamami twarz. Mamusiu, jej głos był jeszcze zachrypnięty po dopiero przebytym zapaleniu gardła. Gillian rzuciła się w jej stronę, potykając się o jakieś leżące wokół przedmioty. Uklękła obok walizki i podniosła jej pokrywę, objęła beki ramionami. Beki, na miłość Boską, co tu się stało? Co się stało? Beki próbowała się wyprostować i podnieść, ale z jękiem osunęła się w dół. Mamo, moje nogi tak strasznie bolą! Gillian bezładnymi ruchami zaczęła rozcierać nogi dziecka. Beki leżała w walizce zwinięta w kłębek i skurczona i to zapewne już od dobrych kilku godzin. Nic dziwnego, że nogi bolały ją tak, że nie była w stanie się podnieść. Kochanie, to zaraz przejdzie, zaraz będzie dobrze. Co się stało? Beki patrzyła na nią oczami rozszerzonymi lękiem, pełnymi zwierzęcego wprost przerażenia. Czy on jeszcze tam jest? Kto? Ten mężczyzna. Zrobił coś złego tacie, a potem szukał mnie po całym domu. Może jeszcze gdzieś jest? Nie sądzę. Kto to był? Nie wiem, nie wiem. Jillian zauważyła, że źrenice Beki były nienaturalnie rozszerzone i nieruchome. Potrzebni byli lekarz i policja. Natychmiast. Podniosła beki i postawiła ją na nogi Jak teraz? Możesz iść? Becky z trudem zdusiła jęk Tak, nie, jakoś, już dobrze Dziewczynka oparła się o matkę z buzią wykrzywioną z bólu Jillian próbowała odsunąć nogą leżące dookoła rupiecie, żeby dało się wyjść Jakoś dotarły do drzwi Ostre światło na schodach przeraziło Becky Cofnęła się Jesteś pewna, że go tu już nie ma? Wyszeptała Gillian skinęła głową, choć nie całkiem o tym przekonana. Byłam już wszędzie, w całym domu nikogo nie ma. Nie była w piwnicy. Akurat ich dom należał do nietypowych w Anglii, bo miał podpiwniczenie. Gillian uważała to za bardzo korzystne, bo dzięki temu mieli znacznie więcej miejsca. Teraz chciałaby, żeby było inaczej. Ale dlaczego ktoś miałby się tam ukrywać? Morderca, który tylko czeka na to, żeby Beki wyszła ze swojej kryjówki. Beki stanowi dla niego zagrożenie, bo jest w stanie zidentyfikować sprawcę. Powoli kuśtykały po schodach w dół. Tam Gillian zaprowadziła Beki do jej pokoju. Zamknij za sobą drzwi na klucz i nie otwieraj, aż ci powiem, rozumiesz. Beki kurczowo uczepiła się matki. Mamusiu, proszę nie idź, nie zostawiaj mnie samej. Becki, ja muszę zadzwonić po policję i po pogotowie. Proszę, poczekaj w swoim pokoju i zamknij drzwi. Mamo! Proszę cię! Gillian zauważyła, że niesłychane napięcie nerwowe nadaje jej głosowi ostry ton. Zrób, co ci mówię, Becki. Odsunęła od siebie dziecko. Było jasne, że dziewczynka może w każdej chwili wpaść w histerię. Należało więc przedtem umieścić ją w bezpiecznym miejscu i wezwać policję. Idź do swojego pokoju, Becki, natychmiast! Beki patrzyła na matkę. Blada buzia z gorączkowymi wypiekami, ciągle jeszcze nieruchome źrenice. Gdzie byłaś, mamo? Gdzie byłaś cały wieczór? Gillian nie odpowiedziała. Czwartek, 31 grudnia. Prawie nie mógł oddychać, kiedy dotarł do drzwi domu, choć starał się sprawić wrażenie, że idzie powoli. Bał się, że zauważy go policyjny patrol, jeśli będzie biegł po nocy, jako szalały. Nie wiedział, jak szybko zaczęły działać policyjne procedury. Czy pościg za nim już ruszył? Czy każdy policjant miał już jego zdjęcie i rysopis? Czy już go wszędzie szukano? Potarł ręką czoło, stwierdził ze zdumieniem, że całą twarz miał kompletnie mokrą. I to teraz, nocą, przy temperaturze minus dziesięciu stopni. Było w pół do jedenastej, prawie półtorej godziny do północy, ale w całym mieście już strzelały w niebo rakiety i wszelkiego rodzaju fajerwerki, kreśląc na ciemnym niebie kolorowe wzory. Ulicami ciągnęły grupy ludzi składające się z mniej lub bardziej pijanych osób, ale niezbyt liczne. Było na to po prostu za zimno. Kto mógł, wolał zostać w domu. Popatrzył na fasadę. Wielorodzinny dom w samym centrum Southend. Oprócz ostatniego mieszkania na samej górze we wszystkich oknach świeciło się światło. Skądś dobiegała głośna muzyka. Jasne, kto chodzi spać w sylwestrową noc. Wszyscy świętowali, cieszyli się, tańczyli i bawili, o ile nie byli poszukiwani przez policję. Miał nadzieję, że zastanie Bartka w domu i że odgłosy głośnej imprezy, które było słychać aż na ulicy, nie pochodziły z jego mieszkania. Bo co, jeśli tam na górze jest teraz trzydzieścioro ludzi w sylwestrowym nastroju? Zawahał się, ale w końcu nacisnął dzwonek. Nie miał wyboru. Musiał się gdzieś ukryć, a gdyby miał spędzić tę noc gdzieś na dworze, to z pewnością do rana by zamarzł. Upłynęła dłuższa chwila, zanim domofon zabrzęczał przeciągle. Otworzył drzwi i wszedł na schody prowadzące na drugie piętro. Był tu już kilka razy, ale nie pamiętał, żeby kiedykolwiek miał takie problemy z pokonaniem kilku schodów. Teraz parę razy musiał się zatrzymać i złapać oddech. Był wykończony. Nerwowo i psychicznie. Przypuszczalnie dlatego też miał kłopoty z oddychaniem. Na górze przed drzwiami do mieszkania stał Bartek, wypatrując go na schodach. Za drzwi dobiegał głośny gwar, śmiechy i muzyka. Rzeczywiście. To impreza u niego, pomyślał przygnębiony. Bartek najpierw sprawiał wrażenie przerażonego, a potem zakłopotanego, kiedy wreszcie rozpoznał spóźnionego gościa. O, Samson, fajnie, że wpadłeś, powiedział powoli. Mamy w domu kilku gości, no, właściwie chciałem ciebie też zaprosić, ale wiem, że ty niezbyt lubisz imprezy, to pomyślałem, że może. Samson pokonał kilka ostatnich stopni. Bartek, potrzebuję pomocy, powiedział wprost. Ależ ty okropnie wyglądasz, stwierdził Bartek. Przymknął drzwi do mieszkania, zostawiając tylko wąską szparę. Co się stało? Policja, powiedział Samson. Ściga mnie policja. Co? Mili na mnie doniosła, a Gavin mnie ostrzegł, a teraz nie wiem dokąd mam pójść. Wielki Boże, powiedział Bartek. Nie wyglądał już na tak opanowanego i spokojnego jak zwykle, raczej na skonsternowanego. Nic dziwnego, pomyślał Samson. Sylwester, w mieszkaniu pełno gości, chciałby się z nimi bawić, a teraz ja się tu zjawiam z historią, która musi mu się wydawać wręcz absurdalna. Co to znaczy, doniosła? Spytał Bartek. A z jakiego powodu można na ciebie donieść? Jeden wielki pech, odparł Samson i pomyślał, że bagatelizuje bez sensu. Siedział w kłopotach po uszy, jak jeszcze nigdy w swoim życiu. Opowiadałem ci, że ja, no, co ja robię przez cały dzień? Że obserwujesz kobiety. Jak to zabrzmiało? Nawet Samsonowi samo to stwierdzenie wydało się w najwyższym stopniu podejrzane. Obserwujesz kobiety. Za tymi słowami krył się obraz, który nie miał nic wspólnego z tym, co się naprawdę stało. Ale to był właśnie problem. Jego hobby było zbyt osobliwe, żeby wobec ostatnich wydarzeń traktować go teraz jako nieszkodliwego pomyleńca czy dziwaka. Ja to wszystko zapisywałem, mówił pośpiesznie i chaotycznie. Te moje obserwacje i przemyślenia i tak dalej, to wszystko było w moim komputerze. I mili mnie wyśledziła. Rozpracowała moje hasło, wszystko przeczytała i wydrukowała, i dla niej to jest dowód na to, że ja jestem niebezpieczny. Bartek potrząsnął głową. No, całkiem normalne, to nie jest to, co robisz, przyznał. I przedwczoraj został zamordowany jeden mężczyzna na naszej ulicy, został zastrzelony w swojej jadalni. Czytałem o tym, powiedział Bartek. Ale dlaczego? Mili, odkąd przeczytała moje zapiski, cały czas kładła gejwinowi do głowy, że trzeba z tym iść na policję, a on jej usiłował to wyperswadować. No ale ona i tak zawsze robi to, co chce i dzisiaj rano pomaszerowała z tym na najbliższy posterunek policji i oświadczyła tam, że uważa mnie za podejrzanego. No ale nie sądzę, żeby policja tylko z tego powodu. Zaczął Bartek, ale przerwał. Drzwi się otworzyły. Na korytarz wyjrzała młoda kobieta w krótkiej czarnej sukience i butach na niewiarygodnie wysokich obcasach. Tu jesteś Bartek! Szukam cię wszędzie! Dostrzegłszy Samsona, przywitała go krótko. Cześć! Cześć! odpowiedział Samson. Znał tylko przelotnie Helen, narzeczoną Bartka. Pozdrowił ją ze dwa razy, kiedy był u Bartka, ale ona widocznie nawet go nie zapamiętała. Mój przyjaciel Samson! przedstawił go Bartek. A prawda, Samson, czemu tu stoicie? W środku taki bombowy nastrój? Zaraz przyjdziemy, odparł Bartek. Samson ma jakiś problem. Helen się roześmiała. Była bardzo atrakcyjna, jak stwierdził po raz kolejny Samson. Na pewno będą mieli kiedyś z Bartkiem przeurocze dzieci. No dobrze, to jak wyjaśnicie ten problem, chodźcie do środka, powiedziała Helen, po czym zniknęła za drzwiami. Widać było, że Bartek już się niecierpliwił. No, Samson, więc jak mówiłem, uważam. Czekaj, przerwał mu Samson. Jego przyjaciel musiał najpierw zrozumieć powagę sytuacji. Mężczyzna, który dwa dni temu został zamordowany, to jest mąż tej kobiety, która mi się tak podoba. Opowiadałem ci o niej. Ta rodzina, wiesz, którą najczęściej obserwowałem. No i to też było w moich zapiskach. O cholera, przerwał Bartek. Jest coś jeszcze. O nie. Ja tam zapisałem, no moje wynurzenia były pełne nienawiści do tego mężczyzny, bo ja się okropnie zdenerwowałem z jego powodu, krótko przed świętami. Dlaczego się zdenerwowałeś? Bo on, bo był nieuprzejmy w stosunku do mnie. Zabrałem do siebie do domu jego dwunastoletnią córkę i. Co? Bartek patrzył na niego z przerażeniem. Tak, w powiązaniu ze wszystkim to brzmi strasznie, pomyślał Samson. Wręcz potwornie. Ale przyjaciel, nie może przecież pomyśleć, że ja. Na no, miły Bóg, dlaczego każdy zaraz uważa mnie za pedofila? Nie, powiedział zrozpaczony. To była przypadkowa sytuacja. Ona nie mogła wejść do domu, bo nie było żadnego z rodziców, a ja akurat przechodziłem obok i. Czyli znowu kręciłeś się koło domu tej rodziny, stwierdził Bartek, a wyraz jego twarzy zdradzał wyraźnie, co myślał. Dlaczego zaprzyjaźniłem się z tym idiotą i dlaczego muszę tutaj teraz stać i dawać się wciągać w to cholerne bagno? Przecież nie mogłem zostawić tego dziecka tam na dworze w śniegu. Ale kiedy rodzice je odebrali, ojciec zachowywał się tak, jak gdyby sądził, że... jak gdyby sądził, że... Bartek westchnął. Napisałem, że go nienawidzę. No a teraz on nie żyje, a ja... no... Oni tam na policji stwierdzą, że to dziwne, że ja obserwowałem tę rodzinę. Nie pojmuję, stwierdził Bartek. Po prostu nie pojmuję. Mój Boże, powiedziałem ci przecież, że to wygląda trochę tak, jakbyś był niespełna rozumu, bo to, co ty wyprawiasz, no, że to podejrzane. Nic dziwnego, że masz teraz kłopoty. Jesteś całkiem pewien, że twoja bratowa poszła z tymi zapiskami na policję? Gavin powiedział mi o tym dziś w południe. Był zrozpaczony, bo nie mógł jej w tym przeszkodzić, no i że to w ogóle się stało. Mogę sobie wyobrazić, mruknął Bartek. I potem w panice wyjechałem stamtąd swoim autem. Najpierw jeździłem bez celu po okolicy przez całe popołudnie. Wreszcie przyszło mi do głowy, że to niebezpieczne. To znaczy, oni tymczasem na pewno ustalili mój numer rejestracyjny. Zostawiłem samochód przy z Park i na piechotę wróciłem do miasta okrężnymi drogami. Bartek, jestem w drodze od wielu godzin. Jestem wykończony. Mogę tu zostać? W żadnym wypadku, odparł Bartek. Lecz na widok przerażonej twarzy przyjaciela dodał to znaczy, to byłoby głupie. Policja na pewno będzie chciała znać nazwiska i adresy wszystkich twoich przyjaciół, i twoja bratowa, podaj moje nazwisko. Mogą łatwo przewidzieć, że szukasz kryjówki. Ale muszę dokądś pójść. Masz pieniądze? Sto funtów gotówką. To ostatnie, co miałem na koncie. Okej, okay, powiedział Bartek z namysłem okej. Okay. Wyraźnie było widać, że chodziło mu przede wszystkim o to, żeby pozbyć się teraz Samsona i zastanowić w spokoju, co robić dalej. Uważaj, to starczy na hotel. Jakiś mały, tani pensjonat. Poszukaj sobie teraz czegoś takiego i weź pokój. A jutro do mnie zadzwoń. Może do tego czasu przyjdzie mi do głowy jakiś genialny pomysł. Hotel? A to nie jest zbyt niebezpieczne? Powiedziałbym, że to nie jest nawet w połowie tak niebezpieczne jak moje mieszkanie, stwierdził Bartek. Samson skinął głową. Wiedział, że przyjaciel miał rację. Bartek spojrzał w stronę drzwi, za którymi wciąż rozbrzmiewały muzyka, śmiechy i brzęczenie kieliszków. Samson, ja mam gości, muszę do nich iść. Zdzwonimy się jutro. Pomożesz mi? Jasne, powiedział Bartek, ale Samson miał wrażenie, że w tym momencie obiecałby mu wszystko i że niczego tak nie pragnął jak zakończenia tej niezbyt przyjemnej sytuacji. Bartek, powiedział Samson błagalnie. Proszę, musisz mi uwierzyć. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Nie zamordowałem Mr. Warda. Nie mógłbym nikogo zamordować, ani zaatakować czy zranić. Jestem niewinny. Oczywiście, że ci wierzę, powiedział Bartek uspokajająco. Brzmiało to tak, jak gdyby był lekarzem i rozmawiał z jakimś nieobliczalnym pacjentem. Samson na chwilę zamknął oczy. Był wyczerpany. Ja naprawdę nic nie zrobiłem. Do jutra. Powiedział Bartek i zniknął w mieszkaniu zamykając za sobą zdecydowanie drzwi. Samson odwrócił się i zaczął schodzić. Wydawało mu się, że ma nogi z ołowiu. Gavin poradził mu w południe, żeby sam poszedł na policję. Tylko pogorszysz sprawę uciekając. Jeśli nic nie zrobiłeś, to będziesz w stanie im to wyjaśnić. Ukrywanie się do niczego nie doprowadzi. Kiedyś cię w końcu złapią i dopiero wtedy będziesz miał kłopoty. Z pewnością Gavin miał rację, ale mimo wszystko jego nerwy bał się bał się wręcz potwornie i mógł tylko iść za swoim instynktem który mu podpowiadał żeby się ukryć ale gdzie powoli szedł po schodach w dół była jedenasta. jeszcze godzina i zacznie się nowy rok dla niego oznaczało to jedynie koszmar piątek 1 stycznia 2010 Inspektor Peter Fielder wiedział, że oczekiwał od swojej żony najwyższego stopnia tolerancji, ale w sprawie okrutnych morderstw akurat 31 grudnia dokonał się nieoczekiwany zwrot. Było więc wykluczone, że inspektor spędzi dzień 1 stycznia w domu przy kominku, choć niewątpliwie sprzyjałoby to jego małżeństwu. Na przedpołudnie zwołał w Scotland Yardzie konferencję specjalną. Dużym nakładem sił i czasu zdrapał ludy ze swojego samochodu i już wczesnym, bardzo zimnym i ciemnym rankiem pojechał do biura. Był zmęczony, bo nocą wraz z żoną i zaprzyjaźnionym małżeństwem świętował nadejście nowego roku. Ale wiedział, że Christie zaraz zaparzy mu dobrej kawy, co przywróci mu choć część sił witalnych. Nie znał doprawdy nikogo, kto parzyłby tak wspaniałą kawę jak właśnie detektyw sierżant Christie McMarrow. pomijając już to, że należała ona do jego najinteligentniejszych i najbardziej bystrych współpracowników. Peter Fielder wiedział, że Christy może stanowić dla niego zagrożenie. On sam był w tych sprawach bardzo nieśmiały i nigdy nie zbliżyłby się do niej ani na krok, to było jasne. Ale gdyby to ona zrobiła choć jeden krok w jego stronę... Konferencja okazała się bardzo męcząca, bo wszyscy byli skacowani, niewyspani i mieli mało motywacji do pracy. Detektyw Constable Kate Linville wygłosiła nawet uwagę, że przecież sprawca już jest, należy więc tylko go znaleźć i ująć. – Ach tak? spytał ironicznie Filder. A kto jest tym sprawcą? Młoda kobieta spojrzała niepewnie dookoła. Samson Segal. myślę, że... Myślę, że powinniśmy tu być bardzo ostrożni, przerwał jej Filder. Przyznaję, że kiedy czyta się jego notatki, to nasuwa się wniosek, że ma on nie po kolei w głowie, ale tylko to i nic więcej. Wyraża się też bardzo agresywnie na temat Thomasa Warda, upierała się Kate. Za to nie wypowiada się w ogóle na temat Carly Roberts i dr Ann Westley. Godzinami włóczy się po okolicy, szpieguje zupełnie obcych ludzi, przede wszystkim kobiety. Absolutnie by mnie nie zdziwiło, gdyby to on okazał się tym człowiekiem, który w bloku w Hackney jeździł w górę i w dół windą. Właśnie to zamierzamy sprawdzić. Odparł Peter Fielder. Ale dopóki nie mamy jednoznacznych wyników, powinniśmy się powstrzymać przed wygłaszaniem czystych spekulacji, konstablu Linville. Kate Linville zaczerwieniła się. Nie była już młoda. Dawno powinna była otrzymać awans, a jednak wciąż pozostawała w stopniu konstabla i czuła się chwilami jak zapomniana walizka w rogu pokoju. Była pracownikiem bardzo sumiennym i godnym zaufania, ale nie miała odrobiny wyczucia tak ważnego w sprawach kryminalnych. Jej znajomość ludzi była niewielka. Nie wyróżniała się także wysuwaniem konstruktywnych propozycji. Bardziej typowe były dla niej wystąpienia podobne do dzisiejszego, kiedy zbyt szybko próbowała ustalić sprawcę. Prawdopodobnie, jak przypuszczał Filder, robiła to, żeby w ogóle cokolwiek powiedzieć na konferencji. Tu zaś należało zastosować metodę małych kroków. Grupa fachowców zabezpieczających ślady była już w Torp Bay i zdjęła wszystkie odciski palców w domu Samsona Segala, lecz nie można ich było zidentyfikować z żadnymi odciskami w mieszkaniu Carly Roberts w Hackney ani z tymi w windzie jej bloku. Podobnie wypadły porównania ze śladami pobranymi w domu Anne Westley. Gdyby odciski Samsona pojawiły się w tych miejscach, w śledztwie nastąpiłby wielki przełom. Pod koniec konferencji Peter Fielder wysłał konstable Linville, by jeszcze raz porozmawiała z Melise Gall, kobietą, która poprzedniego dnia zjawiła się na posterunku policji w Southern on Sea z wydrukami zapisków swojego szwagra i która twierdziła, że zdemaskowała niebezpiecznego mordercę. To był on, to on zamordował Tomasa Warda i kto wie kogo jeszcze. Proszę to przeczytać, to wówczas pani zobaczy, że ma pani do czynienia z niebezpiecznym psychopatą. Filder w napięciu przeglądał liczne leżące przed nim na biurku notatki, które ułożył i opisał według pewnego systemu niemożliwego do ustalenia przez kogokolwiek innego. Sprawa robiła się coraz bardziej zawikłana i czuł, że jest oddalony o lata świetlne od jej rozwiązania. Nikt w czasie dzisiejszej konferencji nie potrafił mu podsunąć żadnej wskazówki czy pomysłu, ale może zbyt wiele oczekiwał od swoich ludzi już pierwszego stycznia. Christy była teraz w pokoju obok i telefonowała. Inni albo poszli do domu, albo zajęli się przydzielonymi zadaniami. Miał więc czas na rozmyślania. Cały długi zimowy dzień. Uderzyło go nazwisko Thomas Ward w jego notatkach. Zakreślił je kilkakrotnie czerwonym długopisem i postawił koło niego kilka znaków zapytania. Czy Thomas Ward w ogóle pasował do serii morderstw starszych, samotnych kobiet? Pojawiła się groźba, że policjanci ze Scotland Yardu połamią sobie na tej sprawie zęby. Na pierwszy rzut oka, także na drugi i trzeci, Thomas zupełnie tu nie pasował. Był mężczyzną. Ostatnie, co można było o nim powiedzieć, to to, że był samotny. Zamordowano go. Choć w domu była jego córka i kilka godzin później został znaleziony przez żonę. Nie uduszono go za pomocą ścierki wciskanej do krtani. Został zastrzelony. Morderca oddał dwa strzały. Jedna kula drasnęła go w skroń, ale nie ona była przyczyną śmierci, choć spowodowała dużą utratę krwi. Druga kula rozerwała tętnicę szyjną. Tomas nie miał żadnych szans, nawet gdyby został znaleziony wcześniej. Rutynowo przeprowadzono komputerową analizę łuski pocisku, porównując ją z niedawno użytą bronią i jej amunicją i tu policjanci Saldent doszli do zaskakującego wniosku, który pociągnął za sobą przeprowadzenie dokładniejszych badań. Potwierdziły one pierwszy wynik mianowicie Thomas Ward został zastrzelony z tej samej broni, za pomocą której morderca Anne Westley zniszczył zamek w drzwiach łazienki w jej domu. Właśnie dlatego sprawa Warda wylądowała na biurku detektywa inspektora Fildera i musieli się nią zająć jego ludzie. I w dodatku, by jeszcze bardziej skomplikować całą tę historię, na policję przyniesiono dziwaczne notatki Samsona Segala z Torp Bay, który mieszkał w sąsiedztwie Tomasa Warda i dla którego właśnie Tomas stanowił jakiś problem. Notatki oczywiście przekazano do Scotland Yardu. Wszystko to było powodem zwołanej przez Fildera 1 stycznia konferencji specjalnej pod koniec której wszyscy byli bardziej bezradni niż przed nią. Co wspólnego miał Thomas Ward z obiema zamordowanymi kobietami? Christy McMarrow odważyła się wypowiedzieć decydującą myśl. A jeżeli to nie Ward miał być ofiarą? Jeżeli morderca chciał zabić jego żonę i nie wiedział, że jej nie ma w domu? Filder w zamyśleniu pokiwał głową, zakreślając znów przed oczyma wyobraźni czerwony kółko wokół nazwiska Thomas Ward. 30 grudnia, dzień po morderstwie, Filder rozmawiał z jego żoną, która była w stanie udzielić mu bardzo rzeczowych informacji. Zgodnie z jej słowami, Ward rzeczywiście w każdy wtorkowy wieczór udawał się do klubu tenisowego na cotygodniowe spotkania. I zwykle nigdy nie wracał wtedy do domu przed dziesiątą czy nawet przed wpół do jedenastej. Kto znał choć trochę obyczaje tej rodziny, musiał wiedzieć, że tego dnia, o tej porze, zastanie w domu Jillian Ward, a nie jej męża. Tak by było, gdyby ona nie spróbowała akurat wtedy spotkać się ze swoim kochankiem. Także o tym mu powiedziała. Przyszło jej to niełatwo, ale Peter nie miał wrażenia, że pominęła jakieś ważne szczegóły. Gillian Ward to nazwisko też zanotował i zakreślił kilka razy. I zrobił koło niego strzałkę, która wskazywała na inne nazwisko. John Barton zapisał je czarnym, grubym pisakiem i kilkakrotnie podkreślił. Naprawdę go to zafrapowało. Tak niespodziewanie natknąć się znów na Bartona. I to w związku z dochodzeniem w sprawie o morderstwo. Detektyw inspektor Barton, dawny kolega, który w tak niepojęty, idiotyczny sposób zrujnował sobie karierę w Metropolitan Police. Barton, którego Filder nigdy nie mógł ścierpieć, przy czym trudno mu było właściwie uzasadnić swoją niechęć. Czasami podejrzewał, że nie lubił tego człowieka tylko dlatego, że ten potrafił w tak absolutnie beztroski i zarazem bezwzględny sposób iść przez życie. O czym Peter Fielder tylko marzył od czasu do czasu, lecz na co się nigdy nie ważył. Barton swego czasu uważał pewną młodą kobietę za tak atrakcyjną i pociągającą, że bez namysłu, nie licząc się zupełnie z konsekwencjami, zakochał się po uszy i nawiązał z nią głośny romans. Kiedy wszystko rozwinęło się w niepożądanym kierunku, a Barton praktycznie nie miał innego wyboru, jak podać się do dymisji i wystąpić z policji, zrobił to z nonszalanckim spokojem i opanowaniem, pozostawiając w dodatku wszystkich kolegów w niemiłym przeświadczeniu, że oni pozostają w szarej policyjnej rzeczywistości i muszą piąć się mozolnie po stopniach kariery, podczas kiedy on sam zyskał wolność oraz niezależność. Nawet ten moment, który można było uznać za największą życiową klęskę dla Bartona, okazał się zwycięstwem, a nie przegraną. Może właśnie to mam mu najbardziej za złe, pomyślał Filder i zaraz przywołał sam siebie do porządku. Bądź ostrożny i obiektywny chętnie dałbyś Bartonowi nauczkę, ale teraz nie trać z oczu sedna sprawy. A teraz jeszcze Barton zaczął kręcić z tą Gillian Ward, której męża znaleziono zastrzelonego. Filder uważał to wszystko za co najmniej osobliwe. Barton, na którym nadal jeszcze ciąży piętno molestowania seksualnego, nawet jeśli wszystkie opinie rzeczoznawców go od niego uwolniły i prokuratura odstąpiła od wniesienia oskarżenia. Christie weszła do pokoju i rzekła: Nowina, szefie, znaleziono auto Samsona Segala, koło Gunner's Park, Shrew ale po Segalu ani śladu. A poza tym rozmawiałam z sekcją zabezpieczenia śladów. Żadnych wyników. Nie znaleźli odcisków palców Samsona Segala ani w mieszkaniu Roberts, ani w windzie bloków Hackney. W Tanbridge Wells jeszcze szukają. I tak jestem zdania, że zbyt pochopnie uznaliśmy go za sprawcę i że. Christi przerwała Filderowi, mówiąc: Przepraszam, ser, ale wiem dokładnie, co się teraz z panem dzieje. Typuje pan jako sprawcę Bartona, a Segal i jego więcej niż dziwaczne zapiski nie za bardzo już panu pasują. Podobnie jak jego osobliwe zachowanie. Ale z jakiego powodu John Barton miałby. zamordować Thomasa Warda? No, ma przecież romans z jego żoną, wszedł jej w słowo Peter. I dlatego miałby mordować jej męża? Po co? Jeśli planuje swoją przyszłość z Gillian Ward, to ona mogła się po prostu rozwieść. Może chciał zamordować Gillian. Zgodnie z tym, co mówiła, nie wiedział, że tego wieczoru chciała go odwiedzić i że w końcu siedziała cały wieczór w tym pubie w Paddington. Sądził, że jest sama w domu. I że córki Gillian nie ma w domu? On jest jej trenerem piłki ręcznej. To całkiem możliwe, że Becky opowiedziała mu o planowanych feriach u dziadków. A dlaczego miałby chcieć zabić Gillian? Filder wstał, podszedł do okna. Nad miastem wisiały ciężkie chmury. Proszę nie zapominać, sierżancie, że Barton był kiedyś podejrzany o dokonanie deliktu seksualnego, co jest karalne. Co właściwie o nim wiemy? Może ten facet jest w najwyższym stopniu niebezpieczny, może ma jakieś zaburzenia, skłonności do perwersji, czy ja wiem? Wyszedł z tego wszystkiego z nieco nadszarpniętą opinią, a mimo to został na własne życzenie bardzo szybko wydalony z policji. Dlaczego? Żeby nie dopuścić do dokładniejszego dochodzenia? Żeby nie wyszły na jaw sprawy, które mogłyby okazać się dla niego cholernie nieprzyjemne? Jakie sprawy? Spytała Christie. Nie wiem. W końcu Barton cierpi na jakieś poważne zaburzenia, jeśli chodzi o seks. Sir, jego ja naprawdę nie chcę bronić. John i ja byliśmy wtedy świetnym zespołem i znakomicie nam się współpracowało. Znam jego mocne strony. Znam też słabe. On nie potrafi się trzymać z daleka od pięknych kobiet, ale to jeszcze nie znaczy, że cierpi na jakieś poważne zaburzenia seksualne, jak pan to nazywa. Nikt z nas wtedy ani przez chwilę nie wierzył, że on rzeczywiście zgwałcił tę rozhistoryzowaną dziewczynę. Prokurator też w to nie uwierzył. Nie wierzyli też w to biegli pracujący niezależnie od siebie. I mimo wszystko nie mógł zostać w policji, bo chyba każdy z kolegów mężczyzn tu w wiardzie myślał sobie: A dobrze ci tak. I dawał mu to odczuć. No i stało się jasne, że ta historia będzie mu tutaj towarzyszyła przez całe życie. Nie jest miło, kiedy wysoki stopniem śledczy słyszy od złapanego przez siebie kryminalisty albo od jego adwokata złośliwe pytanie, czy to nie on jest tym gliną, przeciwko któremu prowadzono dochodzenie o gwałt. Tego też na pewno chciał uniknąć. Doskonale go rozumiem. Christy, nie jest pani całkiem obiektywna, jeśli chodzi o Bartona. Wiem, że bardzo go pani ceniła jako policjanta, ale to nie zmienia faktu, że pojawił się w związku z dochodzeniem o morderstwo i musimy zbadać jego osobę i rolę, jaką ewentualnie odegrał w tych wszystkich sprawach. Dobrze, to przyjrzyjmy się tym wszystkim sprawom. Dlaczego Karla Roberts i Ann Westley? One chyba nie były klasycznym typem trofeów Bartona, prawda? Jedna sześćdziesiąt pięć lat, druga prawie siedemdziesiąt. Z pewnością nie miał z nimi romansu. Ale jeśli chodzi o Thomasa Ward'a, upierał się Filder, to Barton nie ma alibi na czas dokonania zbrodni. Wysłał jednego ze swoich ludzi, żeby porozmawiał w tej sprawie z Johnem Bartonem. John zeznał, że we wtorkowe popołudnie był w swoim biurze. Miał tam klienta, który chciał założyć w swojej willi skomplikowany system zabezpieczeń i potrzebował rady. Rozmowa trwała do godziny osiemnastej, a jej fakt mógł być potwierdzony przez klienta. Ale potem John został sam i zaczął dokładnie opracowywać koncepcję klienta, sporządzać kosztorys. Musiał też być na dyżurze i odbierać telefony do dwudziestej drugiej. Dopiero później zmienił go pracownik i John poszedł prosto do domu. Na nieszczęście tego wieczoru nikt nie dzwonił, nic się też nie zdarzyło. Oznaczało to, że John między godziną osiemnastą a dwudziestą drugą mógł spokojnie pojechać do Londynu lub Torp Bay i nikt mógł o tym nie wiedzieć. Nie każdy kto nie ma alibi jest sprawcą, zauważyła Christie. A poza tym John nie byłby tak głupi, żeby wychodzić, kiedy musiał być na dyżurze. To byłoby zbyt wielkie ryzyko. Filder odwrócił się od okna. Nie typuje Bartona na sprawcę, Christie, powiedział. Próbuję tylko nie czepiać się za bardzo tego samsona segala. To takie osobliwe uczucie. Wszystko, co dotyczy tego człowieka, albo przynajmniej to, co o nim wiemy, wydaje mi się zbyt oczywiste. Może to po prostu dlatego, że oto dostajemy sprawcę podanego na tacy, a tak nigdy nie bywa. Nagle pojawia się ta kobieta, oświadcza spokojnie, że jej szwagier ma na sumieniu śmierć sąsiada, i prezentuje kupę papierów, które te tezę potwierdzają czarno na białym. U mnie w takim wypadku natychmiast zapala się światełko ostrzegawcze, nic na to nie poradzę. On uciekł. To nie za bardzo przemawia za nim, ani też za jego niewinnością, rzekła Christy. Potrząsnęła głową. Rozumiem, co pan ma na myśli, szefie, ale to właśnie tak działa. Dlatego łapie się sprawca, że ktoś, kto go zna i podejrzewa od lat, wreszcie przestaje trzymać buzię na kłódkę. A musi pan przyznać, że Samson wręcz podręcznikowo pasuje do naszego profilu sprawcy. Ma ogromny problem z kobietami, to potwierdza jego bratowa i można to wyczytać w jego zapiskach. Od lat marzy o jakimś związku i jest stale odrzucany. W jakimś sensie wyraża się o kobietach z nienawiścią. Śledzi kobiety, opisuje każdą drobnostkę związaną z ich życiem, także z życiem ich rodzin. Wiedział doskonale, że Thomasa Warda we wtorki wieczór nigdy nie ma w domu. Wiedział też, że Becky Ward właściwie powinna być u swoich dziadków. Dysponował każdą potrzebną mu informacją. Nie każdą. Najwyraźniej nie miał pojęcia o romansie Gillian z innym mężczyzną. Przynajmniej nie wiedział nic konkretnego. Takie historie każdy ukrywa, jak tylko potrafi najlepiej. Być może, ale mimo swojej intensywnej obserwacji nie zauważył, że córka Gillian jednak została w domu? Nie wychodziła z domu z powodu zapalenia gardła. Nie widział jej i musiał przyjąć, że wyjechała wyraziła przypuszczenie Christie. Ona co roku między świętami a Sylwestrem jeździ do dziadków w Norwich. Każdy w otoczeniu Wardów o tym wiedział. Ale nie do każdego pasują wszystkie pozostałe osobliwości, które widzi mu samsona Segala. A więc on był przekonany, że Gillian Ward była sama w domu. Włamał się, chcąc ją zabić. Kobietę, którą czcił, i uwielbia. Ale która nie słucha, co on ma do powiedzenia. Nie zauważa go i która nie stanęła po jego stronie, kiedy jej mąż niemal go zwymyślał. Czuł się przez nią potraktowany jak śmieć. Tak napisał. I daje wreszcie upust nienawiści, którą czuje. Tak czcił ją, ale tymczasem wzięło to w łeb. Był nią gorzko rozczarowany. Peter obiema rękami potarł twarz. Był zmęczony i zniecierpliwiony. Ten szampan z poprzedniej nocy po prostu go wykończył. A gdzie w tej historii znajdziemy miejsce dla Westley i Roberts? Jedna w Hackney, druga w Tunbridge Wells. Miał przecież auto. To nie były dla niego odległości nie do pokonania. Wspomniałby o nich w swoich notatkach. Nie sierżancie. Filter potrząsnął głową. Tutaj zbyt wiele rzeczy nie pasuje do siebie. I te niezbyt przekonujące teorie, które mamy na każdy wszelki wypadek, biorą w łeb. Wspólne cechy Westley i Roberts, które ustaliliśmy, to fakt, że obie były samotne, obie po przejściu na emeryturę i opuszczone. Gillian Ward jest zaś mężatką, ma córkę, pracuje. To oznacza, powiedziała Christie, że nasz wspólny mianownik, wokół którego krążymy, jest fałszywy. Fakt, że one są samotne, nie wydaje się ich decydującą wspólną cechą. Musi być coś innego, coś co nam umknęło. Musimy jeszcze raz zająć się dokładnie przeszłością Anne Westley, powiedział Filder. Carly Roberts też. I Gillian Ward, co będzie o tyle prostsze, że ona przynajmniej żyje. Tak, jeśli chodzi o Ward, musimy to zrobić. I musimy zadbać o to, żeby znaleziono Samsona Segala, stwierdziła Christie. On jest naprawdę ważny, ser. Na pewno ma nieczyste sumienie, bo coś przeskrobał. Albo okaże się bardzo interesującym świadkiem. Obserwował dom Gillian Ward i grzebał w jej życiu. Mógł zauważyć coś, co może się okazać decydujące. Ta jego bratowa jest właśnie jeszcze raz przesłuchiwana, powiedział Filder. Może coś nowego z tego wyniknie. Na dworze jest cholernie zimno. Cegal musiał się gdzieś dobrze zaszyć w ciepłym miejscu. Złapiemy go, zapewniła Christie. Popatrzył na nią. W tym momencie niemal poczuł jej niezachwiane przekonanie, że mają już sprawcę, ale on ciągle jeszcze w to nie wierzył. Miała uczucie, że od trzech dni siedzi na sofie, wpatruje się w przeciwległą ścianę i nie pojmuje, co zaszło w jej życiu, co nie było prawdą. Przygotowywała posiłki, przede wszystkim dla beki, sprzątała mieszkanie, rano brała prysznic i wkładała czystą bieliznę. Napełniała zmywarkę do naczyń, a potem ją opróżniała. Wieczorami brała silny środek nasenny. Kładła się na sofie i zapadała niemal natychmiast w głęboką ciemność, bez snów, z której budziła się rankiem i mimo wszystko niewyspana. Przygotowywała śniadanie, wkładała pieczywo do tostera, obierała owoce, smażyła jajka. Sama nie zjadała z tego wszystkiego ani kęsa. Tara zaczęła protestować. Jillian, ja nie mam nic do roboty, chcę się Tobą zająć, ale mam wrażenie, że jest odwrotnie. Patrzyła na przyjaciółkę prosząco. Pozwól mi coś robić, Tara, inaczej oszaleję. Tara natychmiast ustąpiła. Dobrze, rozumiem Cię. Gillian i Becky przeprowadziły się do niej jeszcze tamtej strasznej nocy, razem z kocurem czakiem, którego Gillian znalazła po rozpaczliwym poszukiwaniu, kilka ogrodów dalej, gdzie siedział w śniegu, zupełnie zdezorientowany i wystraszony. Zapewne w tej panice wybiegł przez szeroko otwarte kuchenne drzwi, kiedy dom był pełen przerażenia i przemocy. Miła i bardzo delikatna policjantka wytłumaczyła Gillian, że dom musi być teraz zabezpieczony jako miejsce zbrodni. Nie mogą zostać zniszczone żadne ślady powiedziała. Czy zna pani kogoś, u kogo mogłaby pani na razie zamieszkać? Jillian pomyślała najpierw o rodzicach, ale oni mieszkali zbyt daleko i wtedy przyszła jej do głowy Tara. Zadzwoniła do przyjaciółki i wyjaśniła co się stało. Najpierw przez długi czas w słuchawce panowało milczenie, a wreszcie Tara, kompletnie wytrącona z równowagi, zapytała: Co? Co się stało? ale już w następnej chwili okazała się kobietą, która zawodowo miała często do czynienia z podobnymi przypadkami. Jej działania były rzeczowe i energiczne. Zaraz przyjadę, powiedziała. Zabiorę ciebie i Beki. Oczywiście możecie u mnie mieszkać, jak długo chcecie. I od tej chwili były tutaj w Kensington, w eleganckim mieszkaniu tary w starym budownictwie. Tymczasem zjawił się detektyw inspektor Filder ze Scotland Yardu, żeby porozmawiać z Gillian, a ona powiedziała mu wszystko, co wiedziała. Powiedziała mu też całą prawdę, jeśli chodzi o jej historię z Johnem. Policjantka w obecności Gillian i psychologa rozmawiała też z Becky. Dziewczynka, o czym Gillian wiedziała, była bardzo ważnym świadkiem. Nie widziała wprawdzie sprawcy, ale zakradła się po schodach na dół, kiedy usłyszała głośny hałas dobiegający z jadalni i krzyk ojca. – Na miłość boską! Co to ma znaczyć? A potem padły dwa strzały. Beki, stojąc na schodach, widziała, jak ojciec osunął się na krzesło i na podłogę. Czy nie myślałaś o tym, żeby natychmiast do niego podbiec? spytała policjantka. Beki potrząsnęła głową. Nie, zabrzmiało to przepraszająco. Wiedziałam, że tam ktoś jeszcze jest. Słyszałam, że mój tato z kimś rozmawiał. Słyszałam, że ktoś strzelał. Ja tak strasznie się bałam. Chciałam uciekać. Tylko uciekać. Dziewczynka nagle zbladła. Powinnam była mu pomóc, powinnam była pójść. Do rozmowy natychmiast włączyła się psycholog. Absolutnie nie, Beki. Nie mogłaś nic dla niego zrobić. To było bardzo słuszne, że poszukałaś schronienia. Chciałam tylko ustalić, co wywołało u Beki ten błyskawiczny impuls, żeby się ukryć, usprawiedliwiała się policjantka. Wszystko, co ona widziała i słyszała tego wieczoru, jest dla nas bardzo ważne. Ale to, co powiedziała Becky, także nic nie wniosło do śledztwa. Tego wieczoru akurat malowała i była tym bardzo pochłonięta. I dopiero kiedy Tomas zaczął krzyczeć, zorientowała się, że ktoś jest w domu i grozi jej ojcu. Kiedy zobaczyłam, że tatuś upadł, byłam okropnie przerażona. Stałam na schodach i wtedy poślizgnęła mi się stopa. To było dość głośne i wtedy wiedziałam, Jakoś wiedziałam, że ten, kto to zrobił, już wie, że jestem w domu, i prawie oszalałam ze strachu, pobiegłam na górę i zaczęłam szukać kryjówki. Walizka w komórce przyszła jej do głowy, dlatego że dawniej chowała się tam, kiedy bawiła się w domu z dziećmi. I teraz także leżała w niej zwinięta w kłębek, wstrzymując oddech, skurczona, czując narastający, kłujący ból w ramionach i nogach. Słyszała też, jak sprawca przeszukiwał cały dom. Jak biegał po wszystkich pokojach, otwierał szafy, wyrzucał rzeczy na podłogę, nawet odsuwał meble. Kiedy wbiegł na górę, mało nie umarłam ze strachu. Myślałam, że zaraz mnie znajdzie. Zaczął strasznie hałasować w komórce, rzucać pudłami i skrzyniami. Myślałam, że już zaraz umrę. Ale absolutnie nic nie widziałaś? Beki potrząsnęła głową. Pokrywa walizki była zamknięta. Wokół mnie było czarno, całkiem czarno. Policjantka chciała jeszcze wiedzieć, czy Becky słyszała wcześniej dzwonek do drzwi, ale dziewczynka nie potrafiła sobie tego przypomnieć. Nie sądzę. Nie wiem, ale myślę, że zeszłabym na dół, gdybym usłyszała dzwonek. W dzień Nowego Roku Tara zabrała ciągle jeszcze oszołomioną i nieco bezwolną Becky na łyżwy do Hyde Parku. Chciała przekonać Jillian, żeby też z nimi poszła, ale Jillian odmówiła. Nie, idźcie same. Będzie mi dobrze, jak zostanę sama z sobą. Ledwie jednak wyszły, zadzwonił inspektor Filder z pytaniem, czy może wpaść. Gillian miała przemożną ochotę po prostu go spławić, bo czuła potworną pustkę i ogromne zmęczenie, ale wiedziała, że musi się jakoś pozbierać. Inspektor wykonywał swoją pracę i potrzebował jej pomocy. Najważniejsze było w tej chwili schwytanie mordercy Toma. Wkrótce Filder siedział w fotelu w salonie tary. Gillian zaparzyła kawę, którą on przyjął z wdzięcznością. Także wyglądał na zmęczonego, zapewne świętował nadejście nowego roku. Co za potworny pierwszy stycznia, myślała Gillian. Ze swojego miejsca widziała balkon i fragment szarego nieba. Przed oknem siedział czak. Kocur także zerkał przez szybę, śledząc wzrokiem ptaki, które od czasu do czasu siadały na balustradzie i bezczelnie patrzyły mu w oczy. Detektyw Filder rozwijał właśnie swoją teorię na temat tego, jak sprawca mógł się dostać do domu. Jeśli przyjmiemy, że faktycznie nie zadzwonił do drzwi, czyli nikt mu nie otworzył, to mogło tak być, że znalazł jakąś łatwiejszą i wygodniejszą drogę. Sprawdziliśmy to. Z ulicy można zajrzeć do wnętrza kuchni przez małe okno w drzwiach wejściowych. Widać stamtąd drzwi, które prowadzą z kuchni do ogrodu. Jeszcze lepiej widać to wieczorem, kiedy wszystko jest oświetlone Przypuszczamy, że pani mąż otworzył drzwi do ogrodu Chciał po prostu trochę wywietrzyć kuchnię Nic nie wskazuje na to, że drzwi wyłamano Sprawca, który być może najpierw zamierzał zadzwonić Dostrzegł swoją szansę Obszedł dom dookoła i wszedł do kuchni z ogrodu Dlaczego Beki nic nie słyszała? Czy są jakieś ślady stóp? Potrząsnął z żalem głową do chwili, kiedy przybyła policja, od kilku godzin cały czas intensywnie padał śnieg. Dlaczego tak? spytała bezradnie Gillian. Dlaczego ktoś miałby zabijać Toma? Odpowiedział pytaniem. Czy mówią coś pani nazwiska Karla Roberts i Ann Westley? Jillian potrzebowała kilku sekund, żeby zrozumieć pytanie ze wszystkimi jego konsekwencjami. Sądzi pan, że istnieje jakiś związek między a więc wie pani, kim są te obie kobiety? Z gazet, tak, ale ich nie znałam. Nigdy pani o nich przedtem nie słyszała? Pani mąż także nigdy o nich nie mówił? Nie, nigdy. Doktor Ann Westley była lekarzem pediatrą w Londynie. Nie była pani z Beki? Nie, jak już mówiłam, nie znałam ich. Peter Fielder wypił łyk kawy i ostrożnie odstawił filiżankę na spodek. Spojrzał z powagą na Gillian. Narzędzie zbrodni. Pistolet, z którego zastrzelono pani męża, z dużym prawdopodobieństwem chodzi o tę samą broń, której użyto przeciwko obu tym kobietom. One też zostały zastrzelone? Spytała obojętnie Jillian. W gazetach pojawiały się tylko spekulacje na temat przyczyny śmierci obu ofiar, bo policja nie udostępniła w tej sprawie żadnych dokładniejszych danych. Filder chciał, jeśli chodzi o Jillian, także na tym poprzestać. Wszystko wskazuje na to, że tą bronią im grożono, powiedział wymijająco. W przypadku doktora Westley sprawca przestrzelił zamek w drzwiach, za którymi starsza pani się zabarykadowała. Dlatego mogliśmy porównać łuski pocisku. Gillian wydało się to co najmniej dziwne. Ale dlaczego ktoś, kto zamordował dwie starsze kobiety, miałby mordować mężczyznę w średnim wieku? Niczego u nas nie skradziono. To przecież nie ma sensu. Ale jak dotąd w całej tej historii nie udało nam się w ogóle dopatrzyć żadnego sensu, powiedział Filder z rezygnacją. A przynajmniej my tego sensu na razie nie dostrzegamy. Ale nasuwa się przypuszczenie, że szukał odpowiednich słów. Nie chciał zbyt brutalnie przedstawić Gillian swojego podejrzenia. Ale ona odgadła, co miał na myśli. Popatrzyła na niego uważnie. Sądzi pan, że to nie tom miał być ofiarą. Myśli pan, że on zamierzał zabić mnie? Fakt, że sama to powiedziała, wydawał się sprawiać mu ulgę. To tylko przypuszczenie, ale rzeczywiście jest faktem, że pani męża we wtorki wieczorem nigdy nie było w domu, także pani córki miało nie być. Ktoś, kto choć trochę posprawdzał pewne fakty, mógł założyć, że zastanie panią samą. Zajrzał do kuchni. Tak, ale nie zobaczył nikogo, bo pani mąż widocznie był w jadalni. I wówczas sprawca dostrzegł jasną kuchnię i otwarte drzwi. Wszedł do domu i nagle, zupełnie nieoczekiwanie, stanął twarzą w twarz z mężczyzną, zamiast, jak się spodziewał, z kobietą. I nie miał natychmiastowego wytłumaczenia, dlaczego zakradł się z pistoletem do domu. Wtedy nie pozostawało mu nic innego, jak zamordować Tomasa, już choćby po to, żeby nie zostać później zidentyfikowanym. Potem, ku swemu przerażeniu, sprawca usłyszał jeszcze jakieś szmery na schodach. Pomyślał, że to ktoś, kto być może także go zobaczył. Dlatego wpadł w popłoch i zaczął szukać, jak szalony. Bogu dzięki, nikogo nie znalazł. Jillian jęknęła cicho i schowała twarz w dłoniach. Gdyby jeszcze znalazł Beki? Beki miała wiele szczęścia. Miała też szczęście, kiedy poszukiwania okazały się tak czasochłonne, że sprawca zrezygnował. Widocznie obawiał się przebywać za długo w miejscu zbrodni. Anioł stróż czuwający nad pani córką naprawdę dobrze się spisał Jillian. Podniosła głowę. Ale dlaczego ja? Dlaczego chciał zabić mnie? To samo pytanie zadajemy sobie od tygodni w sprawie Wesley i Roberts, odparł Filder. I jeżeli do tej serii zbrodni dołączymy panią i potraktujemy morderstwo pani męża jako coś w rodzaju niezaplanowanego nieszczęścia, to mamy dwa dokonane morderstwa i próbę trzeciego, których motywy są dla nas absolutnie niezrozumiałe. Przy czym osoba, która morduje, wydaje się powodowana wyjątkową nienawiścią i ma jej niesłychane pokłady. To była zasadnicza informacja, jaką otrzymaliśmy. Mrs. Roberts i Mrs. Westley zostały zamordowane w wyjątkowo okrutny sposób. Sądziliśmy z początku, że chodzi tu o sprawcę o ogromnym potencjale agresji wobec kobiet w ogóle, a Roberts i Westley wybrał on tylko dlatego, że były samotne, opuszczone, i jako takie stanowiły dla niego łatwy łup. Obie zostały znalezione tydzień po dokonaniu morderstwa i tylko dzięki przypadkowi. Także do tego schematu pani nie pasuje. Musi więc być coś innego, co łączy panią z tymi kobietami. Ale przecież ja ich w ogóle nie znałam. Mimo to muszą tu istnieć jakieś punkty przecięcia. O Boże, wymamrotała Jillian. Jakie to potworne. Co pani wie o Samsonie Segalu? Spytał Filder i otrzymał dokładnie taką odpowiedź, jakiej się spodziewał na podstawie notatek Samsona. Segal? Ten facet, który kręcił się ciągle koło naszego domu? Może Christy jednak ma rację. Pomyślał, ale zanim zdążył cokolwiek powiedzieć, rozległ się dzwonek do drzwi. Gillian wstała, przeprosiła i wyszła. Kiedy wróciła, nie była sama. Za nią wszedł do pokoju John Barton. Samson Segal przeraził się niemal śmiertelnie, kiedy ktoś zapukał do drzwi. W obskurnym hotelu, w którym znalazł pokój, z pewnością nie było pokojówek, więc Samson nie sądził, żeby to był ktoś z obsługi. Ostrożnie spytał. Kto tam? To ja, Bartek, otwórz! Samson z ulgą odryglował drzwi. Zadzwonił do Bartka wczesnym rankiem, ale zgłosiła się tylko poczta głosowa. Zostawił więc wiadomość, gdzie się zatrzymał i prosił o pomoc, głównie finansową. Od tej chwili siedział nieruchomo na zapadniętym łóżku. Wpatrywał się w kawałek nieba widoczny z okna i z rozpaczą myślał, że jego przyjaciel w ciągu dnia nie odsłucha wiadomości. Samson wiedział, że ze śmieszną sumą stu funtów daleko nie zajedzie. Kiedy w środku nocy poprosił o pokój w tej obskurnej budzie, natychmiast odebrano mu trzydzieści funtów, a gospodyni, od której czuć było papierosy i alkohol, oświadczyła od razu, że za kolejną noc będzie musiał zapłacić następne trzydzieści i to z góry! To znaczyło, że za trzy noce pieniądze się skończą. Trzydzieści funtów? spytał przerażony, a gospodyni natychmiast spojrzała na niego szyderczo. Na jakim świecie pan żyje, młody człowieku? Na takim, gdzie się wszystko dostaje za darmo? To proszę się natychmiast obudzić, a poza tym ta cena zawiera śniadanie, więc nie ma co narzekać. Jakości tego śniadania Samson jednak jeszcze nie sprawdził, czuł się jak sparaliżowany. Wiedział, że nawet na moment nie wolno mu opuścić tego stęchłego, zimnego pokoju z obrzydliwymi meblami. Wiedział też, że te bladozielone, brudne ściany dają mu nader złudne poczucie bezpieczeństwa. Za to świat na zewnątrz wydawał mu się w tej sytuacji prawdziwą paszczą rekina. Samson nie ważył się więc nawet wychylić nosa. Bartek wyglądał okropnie. Samson zauważył to natychmiast, kiedy tylko jego przyjaciel wszedł do pokoju. Mocno podkrążone oczy, szare, spierzchnięte wargi. Zapewne świętował aż do białego rana. Był skacowany i zmęczony, i zapewne zostałby w łóżku aż do popołudnia. Zamiast tego musiał się zająć przyjacielem, który tkwił po uszy w tarapatach. Samson natychmiast poczuł się winny. Bartek, jak to dobrze, że jesteś! Bartek rozejrzał się po ciasnym pokoju. Hotel znajdował się w bezpośredniej bliskości stacji kolejowej Southend i był to stary, mocno zaniedbany budynek, którego pokoje miały niskie sufity oraz trzeszczące podłogi, małe okna, obrzydliwe tapety. Widać było, że łóżko w pokoju Samsona jest zapadnięte i niemal sięgnie podłogi, gdy się na nim położyć. Jeden fotel, wąska szafa na ubrania z taniego drewna, umywalka na ścianie. Do toalety trzeba było wyjść na korytarz. Bez nadzieja wręcz doskonała. O Boże, powiedział Bartek, po czym zatrząsł się i roztarł sobie ramiona. Zimno tutaj. Ogrzewanie niezbyt dobrze funkcjonuje, wyjaśnił Samson. No wiesz co? Odparł Bartek i niemal opadł na fotel. Samson, do cholery. Przedtem była u mnie policja. Co takiego? I to nie jakiś policjant z posterunku tu w Southend, lecz Scotland Yard, rozumiesz? Na miłość boską. — Policjantka. Detektyw Constable Linville. Wcześniej była u twojej uroczej bratowej i to ona podsunęła jej pomysł, żeby zajrzeć do mnie. — No, opowiadała, że jesteśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi i Bóg wie, co jeszcze. I tamta zaraz zjawiła się u mnie. Helen i ja byliśmy jeszcze w łóżku. — Czy Helen powiedziała, że byłem u ciebie ostatniej nocy? Bartek potrząsnął głową. — Dzięki Bogu, nie. Chociaż niczego nie uzgadnialiśmy. Była przerażona, kiedy zobaczyła w naszym mieszkaniu policjantkę, ale jest na tyle przebiegła, żeby w takich wypadkach trzymać buzię na kłódkę. Co ty powiedziałeś? Że ostatnio widziałem cię przed świętami i że nie mam pojęcia, gdzie jesteś. Samson poczuł pewną ulgę. Bartek, nie wiesz, jaki jestem ci wdzięczny. Bartek znów potrząsnął głową, jakby usilnie odrzucał jego wdzięczność. Jak gdyby wręcz chciał, żeby samson trzymał się od niego jak najdalej a potem odsłuchałem twoją wiadomość na komórce. Samson, to lekkomyślne, nie rób tego więcej, nie rozmawiaj ze mną poprzez pocztę głosową i nie zostawiaj żadnej wiadomości na telefonie stacjonarnym, w ogóle nie dzwoń do mnie więcej. Samson poczuł, jak kolana robią mu się miękkie. Z braku innego miejsca do siedzenia osunął się na łóżko, które rzeczywiście ugięło się z głośnym trzeszczeniem, sięgając aż do podłogi. Ale ja potrzebuję twojej pomocy, Bartek, nie dam sobie rady sam. Z moją pomocą też nie dasz sobie rady, powiedział Bartek. To jest fakt i musisz zdać sobie z tego sprawę. Masz tutaj. Sięgnął do kieszeni spodni i wyciągnął kilka zmiętych banknotów. Dwieście funtów więcej nie mogę ci dać. Więcej w ogóle nie mogę dla ciebie zrobić. Samson pochylił się i wziął pieniądze. Mógł teraz zostać w tym pokoju przez niemal półtora tygodnia, zakładając, że jego zdjęcie nie ukazało się w prasie. Wówczas niebezpieczne będzie pozostawanie w jednym miejscu nawet przez kilka godzin. Dziękuję, Bartek. Wiem, że dla ciebie to jest. Dla mnie to jest bardzo niebezpieczne, przerwał mu Bartek, a w jego głosie wyraźnie słychać było wściekłość. Ja nie jestem obywatelem brytyjskim, rozumiesz? Usiłuję zbudować sobie tutaj moją egzystencję. Ciężko pracuję. Helen i ja chcemy się pobrać, chcemy kupić mieszkanie, chcemy mieć dziecko. Wiesz, co to będzie znaczyć, kiedy wplączę się w dochodzenie o morderstwo? Wiesz, co to będzie znaczyć, kiedy zaczną cię oficjalnie ścigać, a ja ci pomogę się ukryć? Ty może powędrujesz na kilka lat do kicia, ale mnie grozi wydalenie. Wyląduję znów w Polsce i wszystko, co tu osiągnąłem, przepadnie. Jednym ruchem możesz przekreślić całą moją przyszłość. Ale Bartek, to nie ja. Ja nikomu nie zrobiłem najmniejszej krzywdy. To nie uciekaj. Idź na policję. Przecież już za późno. Teraz, kiedy już uciekłem. To możesz łatwo wyjaśnić. Panika, strach, zaskoczenie po prostu sądziłeś, że to wszystko mogło im się wydać podejrzane i w pierwszym szoku uciekłeś. Oni mi nie uwierzą. Ale też nie będą w stanie niczego ci udowodnić, jeśli nic nie zrobiłeś. Przecież wiesz, jak to jest. Potrzebują sprawcy, a ja im bardzo pasuję. Im jest wszystko jedno, czy ja. Ach, przestań, przerwał mu Bartek. Nie wsadzą cię do kicia tak po prostu. Muszą ci udowodnić, że to zrobiłeś, a jeśli to nie byłeś ty, będą mieć z tym problem. Stał. Nie dam się w to wciągnąć, Samson. To było ostatnie, co dla ciebie zrobiłem i mogę się tylko modlić, żeby mnie to nie pogrążyło. Od tej chwili musisz sobie radzić sam. Obiecałem to też Helen. Ona wprost nie posiada się z oburzenia. Rzadko zdarza mi się widzieć ją tak wściekłą. Samson także wstał. Ale to nie byłem ja, powtórzył bezradnie i czuł się już niemal jak młynek modlitewny. To nie potrzebujesz się niczego obawiać, odparł Bartek. Ty także nie, powiedział Samson, bo nie pomagasz mordercy, pomagasz niewinnemu. W oczach przyjaciela dostrzegł zwątpienie. Ze smutkiem pomyślał, że on nie jest tego pewny. Obaj mężczyźni stali przez chwilę naprzeciw siebie i patrzyli w milczeniu. Byli chyba tak samo zaskoczeni i w tym momencie niezbyt pewni, jak się znaleźć w takiej sytuacji. Pierwszy odezwał się Filder. Witaj, John. Nie pomyślałbym, że nie dokończył zdania, ale John oczywiście je podchwycił. Witaj, Peter, o czym byś nie pomyślał, że się jeszcze kiedyś w życiu zobaczymy? Że zobaczymy się przy okazji dochodzenia w sprawie morderstwa. To miałem na myśli, odpowiedział Filder. Przecież twoi ludzie już mnie sprawdzili. Filder uśmiechnął się przyjaźnie. Masz rację. I moi ludzie stwierdzili też, że nie masz alibi na czas popełnienia zbrodni, jeśli chodzi o morderstwo Tomasa Warda. Filder podkreślił ostatnie wypowiedziane przez siebie zdanie, co kazało Johnowi zmrużyć oczy. — A o jakie jeszcze alibi powinienem się według ciebie postarać? — Nikt cię nie podejrzewa — powiedziała Jillian. Filder zauważył, że ręce lekko jej drżały. — Przecież mnie też sprawdzili. To chyba normalne, prawda? — Oczywiście — przytaknął Filder. — O jakie inne alibi powinienem się postarać — powtórzył John. Tom został zastrzelony tą samą bronią, która odegrała pewną rolę przy morderstwie dwóch starszych kobiet wyjaśniła Jillian. Wiesz, tych, o których pisały gazety. Dlatego w tych trzech przypadkach chodzi prawdopodobnie o tego samego sprawcę. John uniósł brwi. Ta sama broń? Tak jest potwierdził filder. Obserwował Johna uważnie i pomyślał, że tamtemu przyszło do głowy to samo, co wcześniej zostało głośno powiedziane na policji: że Tom był przypadkową ofiarą, że sprawca zamierzał zabić jego żonę. Ten właśnie myśl Filder niemal przeczytał w oczach Johna i pomyślał przy tym: Albo on jest znakomitym aktorem, albo rzeczywiście nie ma z tym nic wspólnego. John zwrócił się do Gillian. Gillian. Wiem, odpowiedziała. Możliwe, że chciał zabić mnie. Jestem kobietą i tego wieczoru powinna była być sama w domu, jak zwykle lepiej pasuje do tej serii niż Tom. Oczywiście nie wiemy tego z całą pewnością, odezwał się filter. Ale byłoby lepiej, gdyby została pani tutaj przez jakiś czas, nawet wtedy, kiedy policja opuści już pani dom. Niespodziewanie zwrócił się wprost do Johna, pytając: skąd wiedziałeś, że Mrs. Ward zatrzymała się u przyjaciółki? Ja wysłałam mu dziś rano SMSA. Odpowiedziała Jillian, zanim John zdążył cokolwiek powiedzieć. Po czym dodała: i prosiłam, żeby przyszedł. Zaraz po śmierci toma. Nie chciałam go widzieć, ale tymczasem. wzruszyła bezradnie ramionami i powiedziała cicho: Nie czuję się najlepiej, a muszę się jakoś trzymać ze względu na Beki. Tara, moja przyjaciółka, bardzo się nastroszcza, troszczy, ale ciągle myślę, że to jest dla niej jakiś problem, bo wtedy tamtego wieczoru chciałam się spotkać z Johnem. Nie mówi tego głośno, ale. W jej oczach czytam, że byłoby lepiej, gdybym po prostu rozstała się z Tomem, jeśli nie byłam z nim szczęśliwa. Stale muszę myśleć o tym, że ona w głębi ducha sądzi, że do nieszczęścia dochodzi wtedy, kiedy ludzie nie są w stosunku do siebie szczerzy i uczciwi. Urwała, przełykając ślinę. Jej twarz drżała i widać było, że zadaje sobie wiele trudu, żeby powstrzymać łzy. John podszedł do niej, objął ją ramieniem. Obaj mężczyźni spojrzeli sobie w oczy ponad jej głową. Obaj pomyśleli o tym samym. Nie trzeba być psychologiem, żeby widzieć, że w tym momencie Gillian przypisywała taże myśl, która dręczyła bez przerwy ją samą. Poczucie winy tak ogromne, że z trudem mogła je znieść. – Nie wolno pani tak myśleć – poprosił Filder. – Tu w ogóle nie chodzi o to, czy była pani moralnie w porządku wobec swojego męża, czy też nie. Tutaj chodzi o mordercę bez cienia skrupułów, który z jakiegoś nieznanego nam powodu upatrzył sobie także pani rodzinę. I jeżeli mamy wyjaśnić kwestię winy, to wyłącznie tej, którą ponosi ten człowiek, to on kiedyś, miejmy nadzieję, stanie przed sędzią, nie pani, mrs. Ward. Wytarła łzy z policzka i opuściła ręce. Wydawało się, że całkiem odzyskała panowanie nad sobą. I sądzi pan, że to mógł być Samson Segal? Spytała, wracając do tematu, który przerwało im wejście Johna. Kto to jest Samson Segal? Spytał natychmiast John. Mieszka u nas, na tej samej ulicy, odpowiedziała Gillian. I on zachowywał się nieco osobliwie. Tom był nawet trochę na niego zły. Spojrzała na Fildera. Jak pan w ogóle wpadł na to, że on może mieć z tym coś wspólnego? Spytała. Otrzymaliśmy doniesienie. Odparł Filder i dodał. Ale muszę powiedzieć, że nie mamy absolutnie pewności, czy jest w nim chociaż cień prawdy. Co pani ma na myśli, mówiąc osobliwie, mrs. Ward? I jak rozumie pani określenie, którego użyła pani przedtem, że kręcił się koło pani domu? Kiedyś zauważyliśmy, że widzieliśmy go praktycznie za każdym razem, kiedy wychodziliśmy z domu albo kiedy patrzyliśmy na ulicę. Albo akurat przechodził koło domu, albo stał i patrzył. Tom zauważył to wcześniej niż ja. Także Tara to dostrzegła, gdy mnie raz odwiedziła. Kiedy oni oboje to zauważyli, stwierdziłam, że rzeczywiście stale go spotykałam. Zruszyła ramionami. Ale nie odbierałam tego jak zagrożenia. Wydawał mi się zawsze sympatycznym, bardzo nieśmiałym mężczyzną. Nieszkodliwy, dziwak. Wrażenie nieszkodliwości może być mylące, powiedział Filder miałem do czynienia ze zbrodniarzami którzy sprawiali wrażenie tak nieszkodliwych że każda babcia powierzyłaby im bez obaw zawartość swojej książeczki oszczędnościowej krótko przed świętami doszło do pewnego zdarzenia powiedziała Jillian Opowiedziała o swoim spotkaniu z Johnem i o tym, że oboje z Tomem wrócili bardzo późno do domu i że Becky wyszła z urodzinowego party u Darcy, gdzie miała nocować, a samson Segal zabrał ją do siebie do domu. Także o tym, że Tom zachował się w stosunku do sąsiada nadzwyczaj agresywnie, podczas kiedy ona odczuwała wdzięczność. Peter znał tę historię z zapisków Segala, słuchał jednak z zainteresowaniem. W jego oczach duże znaczenie miał fakt, że Thomas Ward zachował się w stosunku do Segala niewłaściwie. Czyli Segal niczego tutaj sobie nie wmawiał ani nie uroił. Pomógł córce Wardów i został potraktowany przez jej ojca niezbyt miło, a przede wszystkim nie doczekał się ani odrobiny wdzięczności. Czy wie pani, dlaczego mąż tak zareagował? spytał. Co on miał przeciwko Segalowi? Zastanowiła się, próbując przywołać w pamięci ów wieczór i rozmowy. To dziwne, ale wydawało jej się, że to zdarzyło się bardzo dawno temu. Jak gdyby od tamtej chwili upłynęły już lata, a nie dwa tygodnie. Sądzę, że on sam nie potrafił tego uzasadnić stwierdziła po chwili. Po prostu nie lubił samsona i był przerażony, kiedy się dowiedział, że ten prawie obcy człowiek zabrał do siebie Beki. Zaraz podejrzewał coś najgorszego, ale naprawdę sytuacja była zupełnie niegroźna W domu był brat Samsona i jego bratowa Becky siedziała na sofie w salonie przed telewizorem i w końcu zasnęła Było mi nieprzyjemnie, kiedy Tom zachował się tak gburowato Ale właśnie tego wieczoru Tom powiedział mi, że już częściej widywał Samsona przed naszym domem I fakt, że był tam akurat wtedy, kiedy zjawiła się Becky i na próżno dzwoniła do drzwi To wcale nie był przypadek Tomowi wydawało się to bardzo podejrzane Wiemy, że tamtego wieczoru Becky opowiedziała Segalowi o planowanych feriach u dziadków w Norwich, więc on też wiedział, że Becky nie będzie wtedy w domu, powiedział Filder. Czy przesłuchaliście już tego Segala? Spytał John. Nie, odpowiedział Filder. To jest właśnie problem, bo on zniknął. Zniknął? Uciekł? Tak. John gwiznął cicho. Rozumiem. Niekoniecznie zwalnia go to od podejrzeń. Gdyby był niewinny, nie byłoby to najrozsądniejsze posunięcie z jego strony, przyznał Filder. Włóczył się koło domu Wardów, powiedział John. Miał powód, żeby być wściekłym na Toma Warda. Czy jest jakiś związek między nimi a obiema zamordowanymi kobietami? Peter Filder potrząsnął głową. Z tego co wiemy dotychczas, nie. Miał wrażenie, że John doskonale się orientował, że on nie odkrył wszystkich kart, i że było dla niego jasne, iż wypytywanie do niczego w tej chwili nie doprowadzi. Ten człowiek był kiedyś doskonałym śledczym, obdarzonym znakomitą intuicją i zdolnością domyślania się tego, co w ogóle nie zostało powiedziane. Czy mógł być też mordercą? Masz problem z kobietami, pomyślał Filder. Założę się o to. Nie jest to tak wyraźnie widoczne i klasyczne, jak u segala, ale jest. U ciebie też coś nie gra. Kto rezygnuje z tak obiecującej kariery tylko dlatego, że nie potrafi zostawić w spokoju jakiejś panienki? Dlaczego nie jesteś w stanie zbudować w miarę normalnego związku? A skąd teraz ta historia z zamężną kobietą, matką dziecka, którego jesteś trenerem, żoną ofiary morderstwa? To jest decydujące. Nieżyjący Thomas Ward stawia cię w pobliżu ohydnej serii morderstw, John, i jeśli masz z tym coś wspólnego, to przysięgam, że dojdę do tego i wsadzę cię za kratki i będzie to dla mnie niesłychana satysfakcja. Gwałtowność tej myśli wręcz go przeraziła, podobnie jak emocje, które wywoływał w nim były kolega. Dostrzegł lekki, nieco dwuznaczny uśmiech w kącikach ust Bartona i miał niemiłe wrażenie, że wyraz jego własnej twarzy zdradza jego uczucia i że John to zauważył zmusił się do rzeczowości i jeszcze raz podjął temat planowanego wyjazdu Beki na ferie. Kto wiedział, że Beki po świętach wyjeżdża? Nie możemy wykluczyć, że sprawca wkalkulował tę okoliczność w swoje działanie, że pani córki nie będzie tego dnia w domu. Jillian wykonała bezradny gest. Prościej byłoby spytać, kto o tym nie wiedział. Sądzę, że w jej klasie wiedziało o tym każde dziecko. Może też niektórzy rodzice. Także każdy w kręgu naszych znajomych o tym wiedział. Moja przyjaciółka Tara, Diana, matka Darcy, najlepszej przyjaciółki Becky. Także większość sąsiadów. Samson Segal też musiał o tym wiedzieć. Od lat Tom, Becky i ja wyjeżdżamy 26 grudnia do Norwich i wracamy stamtąd dwa dni później. Mój ojciec przywozi ją potem wraz z początkiem zajęć w szkole. Zawsze tak było. Wiedziały o tym nawet różne sprzątaczki, które pracowały u nas w biurze. Także nasi pracownicy. Właściwie każdy. Rozumiem, odparł Filder. Zanim spytasz, Peter, ja o tym również wiedziałem, odezwał się John. Rozmawialiśmy z dziećmi o ich planach na ferie w czasie ostatniego treningu przed świętami. Becky opowiedziała o swoich. Proszę wybaczyć, zwrócił się Filder do Jillian, ale muszę o to zapytać, czy Becky wiedziała o tym, co łączy panią z Mr. Bartonem? Potrząsnęła głową. Nie. Wyszeptała. I zaraz dodała, przynajmniej mam nadzieję, że niczego nie podejrzewa. Przypuszczam, że wiele osób wiedziało, że Thomas Ward zawsze chodził do klubu tenisowego we wtorkowe wieczory. O tym też wiedziało wiele osób, tak. Ty o tym też wiedziałeś? spytał Filder nieco obcesowo Johna. Tak, Jillian mi o tym wspomniała. — Jesteś zbyt przebiegły, żeby mnie okłamywać w tych sprawach, które mogę sprawdzić — pomyślał Filder. — Ale to nie znaczy, że nie kłamiesz jak znud — podał rękę Jillian. — Do widzenia, Mrs. Ward. Ma pani zamiar tutaj zostać? U pani prokurator Kane? Będę mógł tu panią zastać? — Tak. Byłoby dobrze, gdyby pani nie opuszczała tego mieszkania zbyt często i gdyby pani była ostrożna w stosunku do każdego. Wyraźnie dał jej do zrozumienia, że nie ufał Johnowi i że byłoby lepiej, gdyby trzymała się z daleka od swego kochanka, ale nie mógł wyrazić swojego podejrzenia głośno. Byłby rad, mając Johna w ręku. Będę ostrożna, obiecała Jillian. Miała lodowate palce. I tak nie zamierzam zbyt często wychodzić. Chcę spędzać jak najwięcej czasu z Becky. Ona mnie potrzebuje. — Będziemy musieli jeszcze raz bardzo ostrożnie porozmawiać z Becky. Możliwe, że przypomni sobie jakieś szczegóły z tamtego wieczoru. Wszystko, co jej przyjdzie do głowy, może mieć znaczenie. — Oczywiście — odparła Jillian. Odprowadziła inspektora Fildera do drzwi, po czym zamknęła je bardzo dokładnie, zakładając dodatkowo łańcuch. Kiedy wróciła do salonu, zobaczyła, że John przykucnął i głaskał mruczącego kocura, który opuścił już swoje miejsce pod oknem. On mi nie ufa, powiedział John na jej widok. Detektyw inspektor Fielder. Nigdy mnie nie mógł znieść. Byłoby mu bardzo na rękę, że mógłbym być zamieszany w morderstwo. Robi wrażenie bardzo kompetentnego i rzeczowego, powiedziała Gillian. Z pewnością nie pozwoli, żeby powodowały nim osobiste uczucia. John wstał. Czy sądzisz, że ja mogłem to zrobić? Spojrzała na niego zdziwiona. Oczywiście, że nie. Podszedł do niej. W jego głosie było wiele ciepła i łagodności, kiedy spytał: "A jak ty się czujesz, Jillian?" Nie mogłem o to zapytać w obecności mojego sympatycznego ex-kolegi. Jesteś bardzo blada. Przez cały czas jakoś się trzymała. Przede wszystkim z powodu beki, ale także dlatego, żeby nie paść ofiarą własnych uczuć, ofiarą przerażenia, niezrozumienia, żalu, poczucia winy i strachu. Ale teraz, kiedy słyszała jego pełen ciepła i łagodności głos, mur, który z takim trudem wzniosła wokół serca i pulsującego jądra własnego bólu, zaczął się kruszyć. Zaczęła naprawdę płakać. Po raz pierwszy od tamtej chwili, kiedy wydarzyło się coś, czego wciąż nie potrafiła pojąć. Nie było to kilka łez jak dotychczas, nocą, z twarzą wciśniętą w poduszkę i wstrzymanym oddechem, żeby śpiąca obok beki nic nie zauważyła. Teraz łzy płynęły jej z oczu, a ona drżała rozpaczliwie i pozwoliła, żeby John ją objął i przytulił do siebie. Czuła szorstką wełnę jego swetra pod swoim policzkiem, słyszała uderzenia jego serca i spokojny oddech unoszący pierś. Wydało jej się, że były to objęcia mężczyzny, który potrafił zapewnić spokój i który nigdy nie cofnąłby się nawet przed najgorszym niebezpieczeństwem. W tych objęciach mogłaby znaleźć otuchę. Nie poczuła jej i zrozumiała to dopiero wtedy, kiedy uwolniła się z jego ramion i znikła w łazience, żeby umyć twarz i wytrzeć nos. Patrzyła na swoje odbicie w lustrze i nie rozumiała. Nie rozumiała, dlaczego gdzieś w głębi ducha czuła osobliwy chłód, pustkę i brak nadziei. Dlaczego nawet w jego objęciach czuła się tak przerażająco samotna. Może nigdzie nie znajdzie już otuchy i spokoju. Nigdy. Znów zaczęła płakać. Nie znajdowały pokrycia rzeczywistości. To nieprawda! Kłamstwo! Tajna historia Polski. Dzień dobry Państwu. W Studiu Polskiego Radia Olga Braniecka. Tajna historia Polski. W studiu goszcze doktora Władysława Błuchaka. Doktor Władysław Buchak, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej, zajmujący się naszą historią najnowszą, będziemy więc mówić o sprawach, których skutki w pewnym sensie, skutki czy echa jeszcze nie umilkły, prawda panie doktorze? No myślę, że historia się dzieje bez przerwy, to jest pewien ciąg zdarzeń, rzeka, która zawiera w sobie wiele strumyków, które ze sobą wzajemnie reagują. Rzeczywiście, pewne rzeczy, które wydarzyły się w okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej, w jej trakcie odczuwamy w jakimś sensie do dzisiaj, bo podejmowane wówczas decyzje owocowały dalszym losem Polski po prostu. I Polaków. I, i Polaków. Dziś będziemy mówić o tajemnicy pułkownika Drobika, czyli Dzięcioła, który zajmował bardzo odpowiedzialne stanowisko, pełnił odpowiedzialną funkcję od 1942 roku szefa oddziału drugiego komendy głównej ZWZ AK, czyli był szefem wywiadu. Wywiadu Armii i kontrwywiadu. I kontrwywiadu. Właściwie jak się poczyta o nim i o tym, co się działo z nim i wokół niego, to są same znaki zapytania, ponieważ nie wiadomo dokładnie, co nim kierowało no, w tych dramatycznych momentach jego życia w 1943 roku, jak również nawet nie wiadomo dokładnie, kiedy został aresztowany przez Gestapo i co się z nim stało. Na czym polega tajemnica pułkownika, drobika dzięcioła i jak dzisiaj patrzy się na jego to, co nazywamy testamentem dzięciołach. Otóż no oczywiście to raczej nie tajemnica, tylko liczne tajemnice, także oczywiście musielibyśmy tutaj użyć tej liczby mnogiej. To po pierwsze. Po drugie, no tajemnica wiąże się w ogóle z pracą wywiadu jako takiego i oczywiście to jest w pewnym sensie oczywiste, że osoba, która była tego wywiadu kierownikiem i twórcą, tak można chyba powiedzieć, a mówimy tutaj o wywiadzie armii krajowej. Oczywiście w jakimś sensie, w sposób oczywisty, otoczona już jak już powiedziałem, była pewną tajemnicą. Ale to jest jakby ten poziom oczywisty. Natomiast kiedy się zagłębiamy w tak zwane szczegóły, zagłębiamy się w politykę pułkownika Drobika, bo to troszeczkę jakby szukam odpowiedniego określenia, bo jakby są pewną inną rzeczą, inną sprawą, są tajemnice, które jakby zdobywał pułkownik Drobik i cały stworzony przez niego aparat oddziału drugiego, które miały wpływ na bieg działań Dzień. wojennych, to taki wpływ realny. I to nie zagłębiając już w szczegóły, no to właśnie pułkownik Drobik kierował wywiadem, kiedy zdobywał on dokumentację do dotyczącą niemieckich tajnych broni V1 V2 pułkownik Drobik stworzył kluczowy z punktu widzenia w ogóle strategii aliantów, system informacyjny dostarczający aliantom zachodnim informacji o tym, co się dzieje na froncie wschodnim. To jest pewien paradoks oczywiście, ale Rosjanie czy Sowieci nie dzielili się oczywiście ze swoimi brytyjskimi sojusznikami precyzyjnymi informacjami na temat tego, co się dzieje na froncie wschodnim. No, zresztą e... zasługi pułkownika Drobika można ocenić choćby po tym, że bodaj grubo przed wojną dostał pierwsze odznaczenie o ile pamięta w militari Militarii i był dla niego już podpisany wniosek na Kolejne odznaczenie w 1944 roku, kiedy. No Krótko mówiąc, był wielokrotnie odznaczany. Zresztą e, tak powiem, no oczywiście można, bo nie chciałbym tutaj po prostu przedstawiać pokrótce jego biografii. no Warto być może dla tego, o czym będę mówił za chwilę, czyli wchodząc już w z media z meritum sprawy, czyli tą taką najważniejszą powiedzmy tajemnicę pułkownika Drobika, powiedzieć, że był on żołnierzem jeszcze w bardzo młodym wieku, był żołnierzem polskiej organizacji wojskowej, czyli pod koniec I wojny światowej, peowiakiem, który na czele z marszałkiem pił osobiście. Najpierw jakby sięgał po władzę w Polsce, oczywiście jak, jako szeregowy żołnierz wówczas, czy młody oficer. I później również był trzykrotnie rannym bohaterem wojny polsko-sowieckiej. I tutaj jakby tą jego historię, jego opowieść o jego niezwykłych zdolnościach, inteligencji, o powodzeniu u kobiet i paru jeszcze innych, bo to można byłoby dłużej na ten temat opowiadać. Ale co tak naprawdę się stało? Otóż no, wracamy no do tego 1943 roku, nazywanego w historii Polski tym rokiem Złych Wróżb, kiedy właściwie coraz bardziej sytuacja Polski zaczyna się zagęszczać, kiedy, no krótko mówiąc, Sowieci odnoszą ostateczne, że tak powiem, sukcesy militarne na froncie wschodnim, które, no krótko mówiąc Stalin ze swoją diabelską, bym powiedział, inteligencją zaczyna przekuwać w sukces polityczny Związku Sowieckiego. Do tej pory Sowieci są uzależnieni, ponoszą klęski, są w odwrocie. Polacy na tym budują różne nadzieje, no, nadzieje na odtworzenie tak, się sytuacji. Powojennej, no to krótko mówiąc troszeczkę... miejsca polskiego, sytuacji to, politycznej. Tak. Wręcz wracają te idee jagielońskie, które, że tak powiem, I, I prometejskie. czyli odbudowy na, na granicy polskiej przyjaznej go Związku Narodów bałtyckich, Polskiego, Ukraińskiego, też. Litewskiego, Narodów Bałtyckich, te, te wszystkie koncepcje międzymorskie. Ja też w to już nie chcę wchodzić w szczegółach. Natomiast w roku 1943 więcej ludzi zaczyna sobie zdawać sprawę, że sprawy idą w złym kierunku, że Sowieci odnoszą sukcesy militarne. I mają takie apetyty. Mają olbrzymie apetyty, a tak naprawdę właśnie to powoduje rozpoczęcie się debaty, dyskusji i to zarówno w przyszłolacch. Zarówno w łonie, w łonie konspiracji w kraju, jak i na emigracji. Już też nie wchodzą w specjalne szczegóły, no symbolem tych postaw na emigracji są premier Mikołajczyk, a z drugiej strony powiedzmy generał Sosynkowski. Natomiast jeżeli chodzi o kraj, gdzie to oczywiście, że tak powiem, jeszcze bardziej było zakonspirowane i toczyło się wyłącznie w kręgach takiej ścis... ścisłej, czołówki, ścisłego, czołówki. ścisłej czołówki armii krajowej, też wytwarzają się jakby dwa nurty. Jeden nurt w uproszczeniu to jest nurt trwania na dotychczasowych właściwie Pozycje. pozycjach i posterunkach, czyli, czyli z jego... Z aliantami po wojnie układamy się no, z krótko mówiąc Gracias. give i wspólnie dajemy odpór Sobie Sowietom. Tam, starając się również uchronić no, jakby jedność terytorialną Polski, tak jak ona weszła do, do wojny, rozumując, że Polska jako zwycięstw i no krótko mówiąc, trudno, żeby utraciła połowę swojej, Terytoriuk. dużą część swojego terytorium. I to jest jakby rozumowanie tego głównego, jak się uważa, nurtu. Natomiast jest również nurt też bardzo silnie obecny w tej dyskusji. Przy czym, jak zawsze w takich sytuacjach, pewna grupa ludzi waha się i nie mhm. może się zdecydować. Dawać, Czyli tamci są romantycy, żeby... szczerze tak, mówiąc. To to są, tak, Czyli no, tak nie i... rzecz biorąc, druga grupa musi być pragmatykami. To są, to Proszę właśnie... opowiedzieć o pragmatyce. To jest generał Tatar, który jest przywódcą tej formacji. No i to jest właśnie pułkownik Drobik. Ten spór się zaczyna mniej więcej w połowie 1943 roku, kiedy oni już, jak wynika z rozmaitych materiałów źródłowych, rozważają te dyskusje, ale w sposób taki niezobowiązujący, co toczą się jeszcze w końcu 42 roku. Co by było gdyby? Ale wtedy to jeszcze jest taka dyskusja, a tam mowa jest o wałkowaniu sprawy, ale to jakby nie przekłada się jeszcze na coś takiego jak ostateczna decyzja, czy wybieramy taką opcję polityczną, czy wybieramy taką opcję polityczną. Robić do... Co robić dalej z Polską? No. Między nami mówiący o flagach też się takie toczyły dyskusje od początku, ponieważ mężczyźni zdawali sobie sprawę, że wojna nie może trwać w nieskończoność i jakoś trzeba będzie ten dom, jak mówiła w swoim wierszu Wisława Szymborska, po wojnie posprzątać i urządzić. Co się stało wtedy, kiedy pułkownik Drobik miał wygłosić na tym ścisłym forum swoją opinię o tym, co dalej? Nie powiedziałem na co jest w tej opinii, ale rzeczywiście nastąpiło dramatyczne wydarzenie. Ta scena rzeczywiście mogłaby być początkiem albo chyba początkiem jak kulminacją jakiegoś filmu. W pokoju zgromadzona jest kierownictwo armii krajowej z tak powiem, z generałem Borem na czele. No jak to wtedy, tak troszeczkę jest to wszystko upozorowane zapewne na jakąś tam herbatkę, bryczy. Jego adjutant tam, że tak powiem, pilnuje na korytarzu. Też jest tam łączniczka właśnie że, pułkownika Dorobika. No i nagle słychać potworny łomot do drzwi. Wybucha panika jak w takiej sytuacji adiutant generała Bora wyciąga już pistolet i usiłuje przygotowywać się do walki beznadziejnej, no ale ktoś w końcu otwiera te drzwi i okazuje się, że za drzwiami wedle, że tak powiem, rozmaitych że, relacji... Wedle z... rozmaitych relacji, bo <laughs> relacje są nie wszystkie jednoznaczne, ale powiedzmy, ktoś nie. zapukał i była to Pomyłka, był to pijany inkasent. Pijany tak? według tak naj, najczęść, najczęstsza wersja to jest pijany inkasent z gazowni, elektrowni, no to w zależności jak ktoś to zapamiętał. No, Został odprawiony. Został odprawiony tymczasem. i w tymczasem pułkownik drobik się gdzieś zawieruszył, bo to było prawdopodobnie jak to zwykle w takich sytuacjach duże mieszkanie, prawdopodobnie również z drugim, z wejście. drugim wejściem. Oczywiście. Okazuje się, że on leży piana w ustach, jest, że tak powiem, zatruty. I, zapach mig dołu. Jak w związku z tym no, rzeczywiście sytuacja jest dramatyczna, zaczyna się jego ratowanie, no to czy ja nie będę tutaj wchodził w szczegóły? Nie, on powiedział sam fi o, 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 Fizjologiczne, fizjologiczne no, ale w każdym razie no, usiłuje się, wyrobić robić przeczyszczenie żołądka. Dzwonią, tak, nawet on po... rozgryzł ampułkę. Ro rozgryzł, ale nie zdążył jej jeszcze jakby, czy ten cyjanek był zwietrzały, no, no w każdym bądź razie jakby nie zadziałał natychmiast śmiertelnie i totalnie, śmiertelniej, totalnie. Mm -hmm. udaje się go jakoś odratować. Jest panika, że tak powiem, na, rzeczywiście pokazująca, że taka nasza konspiracja to czasem też tak by wychodziła z tej swojej profesjonalizmu. Ktoś dzwoni po pogotowie ratunkowe, już po, tak powiem, powiedzmy, że to ryzykowne mocno. Wzywają jakąś przypadkową lekarkę, która go ratuje. W tym czasie, że tak powiem, panowie y, pułkownicy i generałowie szybkim krokiem się ewakuują, ale nie wszyscy. Część jakby nadal ratuje swojego przyjaciela i kolegę. Powiedzmy, że pułkownik Drobik miał na tym zebraniu przedstawić właśnie tę wizję przyszłości Polski wyznawaną przez pragmatyków. To znaczy miał uzasadnić dlaczego Polska powinna ustąpić, ułożyć się ustąpić, z Sowietami, tam. ustąpić te wschodnie teza, tereny i ułożyć się z Sowietami. Teza ówczesnych pułkowników Tatara i Idrobika była w skrócie taka, że różnica sił, stosunek sił jest taki, że musimy w tej chwili jak najszybciej dążyć do porozumienia się, wykorzystując wsparcie Aliantów Zachodnich, ale jakby idąc w kierunku. Ustępstw. Ustępstw tak. daleko idących, tak. ustępstw terytorialnych, które krótko mówiąc, w największym skrócie można sprowadzić do oddajmy kresy za niepodległość. To znaczy, jeżeli nie oddamy teraz kresów, to, to niedługo nie stracimy i kresy, i niepodległość, niepodległość. Co skądinąd się zdarzyło? Proszę powiedzieć, <laughs> czy pułkownik Drobik w końcu wygłosił tę swoją opinię? To znaczy, Tego on ją w, w pewnym sensie wygłosił wcześniej, ponieważ sporządził ją w formie pisemnej. I to jest, jest to jego właśnie jego sła, sławny testament. Sławny testament. Dokument Słanny Memoriał, który się otoczony był w kręgach AK zawsze wielką tajemnicą. Jego kopie były przechowywane w ukryciu i raczej nieudostępniane osobom niepowołanym, nie wchodzącym w krąg, bardzo wąski krąg wtajemniczonych, ale niestety musimy to też powiedzieć tutaj, do, do tych wtajemniczonych należało też Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Dokument ten w, w aktach tego ministerstwa się znajdował, jedna z jego kopii, ale też nie wiemy skąd... Tak naprawdę on tam się znał. Minęło wiele czasu, w grudniu 1943 roku, no, albo z 8 na 9, albo z 9 na 10, nie wiadomo dokładnie. Pułkownik Drobik został aresztowany przez gestapo w wili swojej siostry w Podkowie Leśnej przesłuchiwany, a potem albo znalazł się w obozie, albo znalazł się w Berlinie i nie wiadomo co z nim się stało. W swoich badaniach nie natrafiłem na takie bardzo precyzyjne informacje co się stało z pułkownikiem Drobikiem, no niewątpliwie nie przeżył wojny, został w jakimś momencie prawdopodobnie w ramach represji związanych z wybuchem powstania warszawskiego zamordowany przez Niemców, być może razem z generałem Grotem po prostu. A jeżeli z generałem Grotem, to potwierdzenie znajduje Teza Jakoby jego właśnie, pułkownika Drobika, wydali Gestapo. Osławiona para takiej organizacji gl czyli Ludwik Kalkstein i no, Blanka to... Kaczorowska, bo skoro Grota Roweckiego wydali jest... Kalkstein z Kaczorowską, no to, to jest nie jest chyba... takie proste. Po pierwsze, Nic Kacz... nie jest proste Kalkstein z Kaczorowską to byli, że tak powiem, odwróceni przez Niemców agenci jednak wywiadu Armii Krajowej. to, to, Ale to zostali benel... odwróceni, yy, i pracowali tam, na Gestapo. Nie udało nam się natrafić. Co do tego okresu na świecie współpracy akurat z AL. Aczkolwiek istnieje... GL, GL. Aczkolwiek oczywiście istnieją tropy prowadzące... Ale to już nie chciałbym, to mamy mało czasu. Mamy chciał... mało czasu, więc nie chciałem w to wchodzić, natomiast rzeczywiście są różne hipotezy dotyczące tego, jak gestapo dotarło do pułkownika Drobika i raczej uważa się w tej chwili, że było to za sprawą jego zastępcy, kapitana Trejnowskiego. Też odwróconego. Też odwróconego agenta, który jakby, no w jakimś sensie na aresztowaniu kapitana Trajnowskiego tej się możliwości Kalksteina jako byłego agenta wywiadu Akowskiego kończyły. On nie był aż tak wysokiego szczebla oficerem, natomiast Trojanowski był bardzo wysokim oficerem. I może jeszcze powiem tutaj na końcu, że pracował bardzo długo dla różnych wywiadów. Istnieją podejrzenia, że był też związany z wywiadem sowieckim. Na pewno pracował później dla Brytyjczyków, Niemców i Czyli rozmaitych można innych wywiadów. Był to człowiek oficerów. niezwykły, ale Panie właśnie doktorze, kolejna tajemnica, o której być może porozmawiamy innym razem. Jak już coś będzie Wiadomo, panie doktorze, czyli właściwie te wszystkie sprawy nierozwiązane do dzisiaj, czy one mają jakąkolwiek szansę znalezienia odpowiedzi? Czy panowie, naukowcy, badacze mają jakąkolwiek szansę znalezienia odpowiedzi na te pytania nurtujące panów, pewnie też i rodziny, i potomków, tamtych ludzi? O, oczywiście no, tych pytań tutaj można jak zwykle yy, mówić. Nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nieprawda, prawda, kłamstwo. Tajna historia Polski. Witam Państwa Olga Braniecka. Dziś ze mną są dwaj znakomici historycy dr Tomasz Łabuszewski i magister Kazimierz Krajewski. Obaj z Instytutu Pamięci Narodowej. A mówić dziś będziemy o Ostatnich Leśnych, o tych, którzy zrozumieli i wzięli sobie do serca drugą część ostatniego rozkazu generała Okulickiego i uznali, że uznali w swoim sumieniu, że ich walka o niepodległą Polskę się nie skończyła wraz z końcem powstania warszawskiego. Mówili mi panowie przed wejściem do studia, że 18 listopada odbyła się w Wysokim Mazowieckiem skromna uroczystość. Odsłonięcie pomnika jednego z tych żołnierzy polskiego państwa podziemnego, których zazwyczaj nazywamy żołnierzami wyklętymi czy ostatnimi leśnymi, ale tak naprawdę trzeba byłoby ich nazwać żołnierzami niezłomnymi. Kapitana Kazimierza Kamieńskiego, pseudonimy Gryf i Huzar. Kapitan Huzar 1919-1953. Zamordowany w Białymstoku. W październiku 1953 roku, a w ręce można powiedzieć, trzeba powiedzieć oprawców z UB, z Służby Bezpieczeństwa trafił w wyniku zdrady. Nie tyle zdrady, co prowokacji przygotowanej przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, prowokacji znanej jako Operacja Cezary albo sprawa tzw. Piątej Komendy Winu. Sprawa organizacji zmontowanej przez Resort Bezpieczeństwa w celu prowadzenia gry operacyjnej z Delegaturą Zagraniczną Winu, gry operacyjnej, która miała również wątki kraju, i jednym z tych wątków była właśnie sprawa Kuzara. Czyli ostatniego dowódcy szóstej Brygady Wilno szóst AK. Tak jest. Został on ściągnięty do Warszawy przez swoją łączniczkę, która do końca wierzyła, że organizacja, która zleca jej to zadanie, jest organizacją autentyczną został ulokowany w mieszkaniu tak zwanym konspiracyjnym wynajętym wcześniej przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego na Muranowie przy dawnej ulicy Świerczewskiego i 28 października roku 52 został zatrzymany w przejściu między blokami ono do dzisiaj funkcjonuje na tejże ulicy Świerczeskiego przez grupę funkcjonariuszy departamentu trzeciego trzeba też powiedzieć że do końca swoich dni nie był świadomy tego, w jaki sposób znalazł się w rękach bezpieki, a łączniczka, która ściągnęła go do Warszawy, zmarła w latach 70 no, z publicznym odium zdrady. Zresztą tą, z piętnem to Piętno i tą wersję wymyśloną przez resort bezpieczeństwa i bardzo drobiazgowo, kultywowaną przez kilkadziesiąt lat, powtarzali również niektórzy historycy w publikacjach jeszcze w latach 90. Także Czyli, że ona miała świadomość. Ona nie miała świadomości. Nie, ja mówię o tym, że powtarzali historycy, że ona to robiła świadomie, a tymczasem ona nie miała pojęcia o tej, o tej właśnie całej inscenizacji i prowokacji. Tak, tak właśnie. W dobrej wierze sądząc, że uczestniczy w autentycznym tycznej strukturze niepodległościowej mhm. i zapłaciła za to Cena. Najwyższą dwie. z możliwych. Czy znaczy, najwyższą zapłacił kapitał. Tak, Huzar, ale, no, ale jednak ona życie, też... z, życie ze świadomością taką i całe środowisko postrzega ją jako sprawczynię śmierci nie tylko kuzara, ale jego podkomendnych. No nie wiem, czy nie jest gorsze no niż tak, e, to, śmierć. No tak. Trudno wyrokować, ale jest to rzeczywiście straszne. Wysokiem Mazowieckiem odsłonięto pomnik 11 listopada w Pałacu Prezydenckim. Ostatni leś. Oczywiście, nie wszyscy jeszcze otrzymali pośmiertne odznaczenia z rąk prezydenta naszego państwa, ale przecież to jeszcze nie koniec. Ale tych leśnych, tych żołnierzy przez 50 lat wyklętych, tych ludzi, których rodziny nie mogły szczycić się tym, czego oni dokonali, kim byli, nie mogli nosić wysoko i dumnie głowy, bo cały czas żyli w strachu, że to odium utrudni albo wręcz uniemożliwi im, norma, im, im, dzieciom normalne życie, te wdowy, te matki, te dzieci, które pamiętały jeszcze, że szeptem się rozmawiało w domu, że przychodzili panowie w wysokich butach i szczękali, czymś za zamkniętymi drzwiami, potem wychodzili i nie wolno było o tym mówić. Czy to się kiedyś skończy? Bo przecież są tacy ich dzieci już w tej chwili i wnuki, którzy się dalej boją mówić o tym. Ja chcę zwrócić uwagę na jeden aspekt, który warto podnieść, zastanawiając się w ogóle nad celowością tej walki, jaką oni prowadzili. Mianowicie dotychczas postrzegało się owych żołnierzy niezłomnych jako epigonów Polskiego Państwa Podziemnego. Warto myśląc i zastanawiając się nad ich poświęceniem, nad ich ofiarą, postawić o to taką tezę, że nie byli oni epigonami Polskiego Państwa Podziemnego, ale byli pierwszymi Polakami którzy stawili opór władzy komunistycznej zastanawiając się nad biegiem tej drogi do niepodległości którą odzyskaliśmy w roku 89 to właśnie im należy się Palma pierwszeństwa. I stąd też na tą ofiarę, jaką oni ponieśli, a mówimy tutaj o kilkudziesięciu tysiącach zabitych, ta ofiara ma w ten sposób inny wymiar. Armia Krajowa miała zakaz walki z formacjami sowieckimi, radzieckimi, z Armią Czerwoną, chyba że w obronie własnej. Z kolei służby NKWD i śmierż polowały przecież na żołnierzy AK i w ogóle na wszystkich, kto walczył w obronie Polski. Od razu czy 1941 roku, odkąd wkroczyli na nasze ziemię, zaczęli zwalczać, co jest kuriozalne, co jest zbrodnią bezprzykładną zupełnie, zaczęli zwalczać tych, którzy walczyli o własne państwo z najeźdźcą niemieckim. Jak to wszystko dzisiaj oceniać? Kazimierz Kamieński, pseudonim huzar, którego postać została dzisiaj przywołana, jest bardzo dobrym przykładem. Jest postać symboliczna dla całego tego pokolenia Jakowskiego i pokolenia żołnierzy wyklętych. Przedwojenny podchorąży, potem oficer kawalerii, żołnierz września 1939 roku, można powiedzieć ostatni żołnierz, jeden z ostatnich żołnierzy września, uczestnik ostatni. Bitwy wojny obronnej pod Kockiem, to jest początek października, a już w pierwszych, uniknęcie niewoli niemieckiej, już w pierwszych dniach listopada na terenie okupacji sowieckiej wraca w swoje rodzinne strony, podejmuje pierwsze działania konspiracyjne niepodległościowe. I no, w, jego, w jego osobie jak gdyby skupia się cały przekrój, wszystkie wątki związane z działalnością polskiego podziemia niepodległościowego, walczącego z obydwoma okupantami po lecie 1944 roku, w okresie w literaturze doby komunistycznej określanym jako okresie po wyzwoleniu, a przez ludność tamtejszych terenów zwanym za drugich Sowietów. Dla tych ludzi to była po prostu ponowna okupacja, ponowne wejście sił obcych, wrogich. no Ponownie ci ludzie musieli podjąć działalność niepodległościową. Także no, Huzar jest tu wybornym przykładem, jak oceniać. No, dawniej byli zupełnie wymazani z pamięci publicznej, pozbawieni grobów, zakopywano ich w potajemnych miejscach. Do dzisiaj Właśnie, tych miejsc nie jest, znamy. Znane jest nie nie po, pobuzara, jest. Do, nie do dzisiaj tych miejsc poszukujemy. Jeśli pojawiali się gdzieś w literaturze to wyłącznie jako osoby zniesławiane, jako osoby, którym przypisywano nieprawdziwe motywacje, często także nieprawdziwe czyny. Dzisiaj możemy prowadzić no, polscy bandyci, tak, rzetelne, się o nich mówiło. tak, i za czasów okupacji niemieckiej tak się o nich mówiło i, i, i potem po lipcu, po lipcu 44 roku. Także dzisiaj możemy prowadzić rzetelne badania naukowe, poszukiwać miejsc ich pochówków, a także wznosić im pomniki. W ostatnim okresie te działania uzyskały rangę także pewnych działań państwowych podejmowanych przez czynniki państwowe, czego przykładem mamy ostatnie święto niepodległości nadanie owych odznaczeń i tydzień później odsłonięcie pomnika, pomnika kapitana Mazowieckim. Czy panowie zgodzą się ze mną, że jednak trauma przenosi się w obrębie rodziny, kręgu przyjaciół, po prostu jeżeli o czymś się nie wolno było mówić z różnych powodów, ale powodów płynących z tych samych zagrożeń ze strony służby bezpieczeństwa i aparatu komunistycznego Polski Ludowej, to czy teraz, jeżeli panowie mają do czynienia właśnie ze świadkami, uczestnikami jeszcze żyjącymi, czy łatwo nawiązać z nimi kontakt? Oni chętnie mówią o tym. My należymy do grupy badaczy, która zaczynała tego rodzaju pracę jeszcze w schyłkowym okresie komuny w latach 80. i naprawdę trzeba było przełamywać ogromny mur nieufności, w zasadzie bez rekomendacji Osoby cieszącej się to poważaniem się w tym środowisku mm -hmm. i nie można było liczyć na jakieś otwarcie się. I w zasadzie ta trauma często u wielu ludzi pozostaje do dzisiaj, w tym odchodzącym pokoleniu. No, warto w ogóle wspomnieć o tym, że jeśli mówimy o konspiracji w tym najbardziej szerokim ujęciu, to tak naprawdę ta konspiracja niepodległościowa w przypadku no, historii jednostek, zaangażowanych w działalność niepodległościową nie skończyła się wcale w roku 47, 56 czy na jakimkolwiek kolejnym tak zwanym zakręcie historii PRL-u. Znamy wielu konspiratorów, którzy dożyli sędziwego wieku, dożyli 89 roku pod fałszywymi nazwiskami i zmarli pod tymi fałszywymi nazwiskami w latach 90. Nigdy nie kontaktując się na przykład wcześniej z rodzinami, które pozostawili... Ja, się tak, ukrywali czas. się cały czas, pozakładali rodziny z częścią swoich rodzin przez kilkadziesiąt lat z powodów bezpieczeństwa, nie mieli żadnego kontaktu i mówiąc o konspiracji w takim ujęciu symbolicznym, to również była konspiracja. Ci ludzie przenosili pewne tradycje działań niepodległościowych, przynajmniej na gruncie rodzinnym i w tym ujęciu to działalność niepodległościową również prowadzili. Także mówiąc nie tylko o ciągłości represji, bo one to trzeba jasno powiedzieć, ciągnęły się do roku 89 znamy, różnym znamy, z różnymi skutkami, ale były. Ale były. Wiemy dokładnie z różnych stron Polski, mamy dowody o tym, że resort bezpieczeństwa, wszystkie te osoby skazane bądź też objęte działaniami operacyjnymi z lat 40. i 50. miał na ewidencji operacyjnej. Zajmowano się dziećmi tych ludzi, wnukami tych ludzi. Oficerowie służby bezpieczeństwa prowadzili wywiady środowiskowe na temat tego, z kim się spotykają, na jakim gruncie, o czym rozmawiają. Także mówienie o tym, że polski październik stanowił jakąś sesję datową, że epoka Gierka stanowiła jakąś sesję datową, jeśli chodzi o stosunek Służby Bezpieczeństwa do tej kategorii potencjalnych, bądź też prawdziwych przeciwników, jest ewidentną nieprawdą. Nie chcę tutaj wnikać przez kogo wymyśloną, ale z drugiej strony właśnie patrząc na ciągłość owej konspiracji i patrząc na losy, to są bo, jak sądzę, też setki ludzi w skali całego kraju, którzy dożyli końca swoich dni pod fałszywymi nazwiskami, będąc to trzeba jasno powiedzieć będąc poszukiwani przez służby bezpieczeństwa do roku 89. Możemy również stwierdzić, że to od strony prowadzenia tej konspiracji takim ostatecznym zamknięciem był właśnie rok 89. Stąd też, wracając do pani pytania, no ta trauma, o której pani mówiła, miała swoje głębokie uzasadnienie i to, że częstokroć w latach 90. trudno było ją przełamać, no wynikało z tego, że ludzie ci czuli oddech bezpieki na plecach do roku 89 a nie do roku 48, 9 czy 1950. To znaczy nic się takiego nie stało po drodze między rokiem umownie ujmując 45 a 89, co pozwoliłoby im wyzbyć się tego poczucia zagrożenia. Ostatni wyrok śmierci wydany przez Sąd Polski Ludowej na Oficerze Armii Krajowej to nie są lata stalinowskie, to jest rok 60. To jest rok 60. mówię tu o Zisławie Nurkiewiczu, co prawda w kolejnej instancji zamieni Zamiano mu to na wieloletnie więzienie, ale fakty są wymowne. W tym roku były dwa procesy jednego z słynnych dowódców UPA i proces Murkiewicza, oficera armii krajowej. W pierwszym podejściu ten dowódca UPA dostał dożywocie, a co skazano na karę śmierci za udział w walkach z bolszewikami na wschodzie. A rozpracowania środowisk niepodległościowych, środowisk kombatanckich, hakowskich trwały przez lata 60., 70. i jeszcze w latach 80. znajdujemy takie analizy, w których w okresie solidarnościowym uznaje się ich za środowiska szczególnie niebezpieczne, mogące jakąś rolę w tych nowych ruchach społecznych odegrać i są cały czas przedmiotem bardzo skrupulatnie prowadzonych rozpracowań. Takie akta trzymaliśmy w rękach, być może też nie dawalibyśmy wiary, gdyby nie to, że dotknęliśmy po prostu tego ręką. Akta starego człowieka, który ujawnił się w roku 1947, został skazany, wyrok swój odsiedział. Wszystko, co ta władza no, mogła złego mu zrobić, już mu zrobiła i nadal z innego województwa przyjeżdżają oficerowie służby bezpieczeństwa i przesłuchują go w celu ustalenia paru szczegółów, jeszcze ustalenie losów kilku ludzi z jego oddziału, którzy no, uszli ludowej sprawiedliwości. To się w głowie nie mieści. Tak to się mówi, w głowie nie naprawdę, mieści, ale tak rzeczywiście ale... było, a dodajmy, że te represje, te szykany dotykały nie tylko żołnierzy, samych żołnierzy podziemienia niepodległościowego, ale także ich rodzin, rodzin, osób z ich środowiska, tych osób, które udzielały pomocy. Oni w tym czasie, jak to się działo, kiedy KBW i UB prowadziło pacyfikację terenów, ta ludność wiejska spotkała się z ogromem nieszczęść. Po prostu całe rodziny miały zrujnowane życie, poniszczone gospodarstwa. Potem te dzieci nie mogły dostać się do odpowiednich szkół, nie mogły uzyskać wykształcenie. No Polska Ludowa dla nich na pewno nie jest matką, tylko macochą, jakimś miłym okresem do wspomnień. Pozostaje tylko panom w dalszym ciągu badać, spisywać i wydawać książki i tusza po bań Instytut Pamięci Narodowej ma ogromne w tym zasługi. We wszystkich oddziałach można przyjść i dostać znakomicie wydane opracowania poszczególnych białych i czarnych plam naszej historii najnowszej. A zgodzą się panowie ze mną, że historia to jest. Pamięć i sumienie. To, co się zapamiętało, trzeba przepuścić przez filtr sumienia, czyli jednak rozstawić inaczej te znaki, które przez 50 lat były zamienione ze sobą, plus z minusem. Dziękuję panom bardzo. Przypomnę, że gośćmi moimi dzisiaj byli panowie dr Tomasz Łabuszewski i magister Kazimierz Krajewski z Instytutu Pamięci Narodowej. Ja żegnam państwa, Olga Braniecka. Słowa nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nieprawda, to nieprawda prawda, kłamstwo. Tajna historia Polski. Słowa nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nieprawda, prawda, kłamstwo. Tajna historia Polski Wita Państwa Olga Braniecka, dziś mam znakomitego gościa, profesor Jan Żaryn, Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, historyk współczesności, wykładowca akademicki, działacz społeczny. O, życiorysem i dorobkiem pana profesora można by obdzielić parę osób, w tym mam nadzieję także i tu obecną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziś dotkniemy tematu, który jest jednym z boleśniejszych, moim zdaniem. Żydzi, Polacy, holokaust, wojna, okupacja, odrzucona miłość. Eksodus, nie wiadomo właściwie na czym się skupimy. Czasu mamy niewiele. Może pan profesor wybierze, czy zajmiemy się Żydami ratującymi Polaków, czy zajmiemy się bardzo trudnymi. No, bardziej choć Polakami ratującymi Żydów. Polaka. Chociaż, Polaka. chociaż zdarzały się przypadki się zdarzało. odwrotne. Tak. Wiem, że się zdarzało, tak. dlatego tak powiedziałam. ale... Chociaż więcej tych przypadków zdarzało się po wojnie, kiedy Polsce, a to warto o tym pamiętać, skoro pani o tym zaczęła mówić. Mianowicie jest wiele przypadków i naprawdę wiele zachowanych w aktach sądów powojennych komunistycznych, gdy działacze niepodległościowi byli skazywani, groziła im kara śmierci i bądź to ich rodziny, bądź sami Żydzi zgłaszali się do, jako świadkowie do tychże sądów, zaświadczając, że w czasie wojny, że w czasie wojny ci Polacy właśnie ich uratowali z opresji niemieckiej i dzięki nim przeżyli Holokaust. Takie świadectwa były na tyle silnym argumentem, że nawet komuniści po wojnie brali je pod uwagę na ogół i zniżali wymiary kary, a wymagało to pewnej odwagi. Oczywiście można powiedzieć, że to był przyobowiązek Żyda uratowanego, mm -hmm. ale też trzeba sobie zdać sprawę, że sytuacja w relacjach polsko-żydowskich powojenna nie była tak jasna i piękna. piękna i wyrazista, a też władza komunistyczna nie należała do tych, które pozwalały sobie na zaburzanie ich rytmu procedowania w sprawach karno-śledczych i Przeciwko sądowych, bo reżimu. tak jest, ponieważ te świadectwa były występowaniem w obronie osób już skazanych na karę śmierci ze względów politycznych i było to świadectwo niewygodne dla reżimu komunistycznego. Natomiast mm -hmm. znamy takie przypadki, szczególnie ciekawe wobec żołnierzy czy oficerów Narodowych Sił Zbrojnych, które były uznawane przez reżim komunistyczny za Faszystowskie i mordujące Żydów. Stąd, a, no, a tu rzeczywistość a, no, tak, no, okazała się być Tak jest. A tu mm -hmm. rzeczywistość okazała się być bardziej skomplikowana. Rzeczywistość zawsze jest, panie profesorze, <laughs> że tak się jest. posłużę a, bardzo skomplikowana yy. i po to między innymi mm. panowie pełnią swoją służbę, żeby te zawiłości. No nie prostować, bo to przeszłość nie ale da się zmienić, ale komplikować poprzez wyjaśnianie, tak poprzez szeregowanie, poprzez porządkowanie wiedzy na tematy, no właśnie, na które to ramach, wiedzy nie ma. W ramach porządkowania, bo zaczęliśmy jednak od pewnego epizodu relacji polsko-żydowskich, niewątpliwie w czasie II wojny światowej. To jest moja teza, którą staram się jako historyk bronić powstała zupełnie nowa jakość sytuacyjna, wytworzona przez okupanta niemieckiego i w związku z tym, niezależnie od polsko-żydowskich relacji w okresie II RP, zaszłości, ta diametralnie nowa sytuacja, wytworzona przez okupanta, wytworzyła też nowy zestaw relacji polsko-żydowskich. Szmalcownikiem mógł się okazać człowiek, który w ogóle nie miał żadnych poglądów antysemickich, przed wojną, a osobą ratującą Żydów mógł być właśnie czynny oficer wraz z rodziną Narodowych Sił Zbrojnych czy Armii Krajowej, który należał przed wojną do środowiska antysemickiego. To wszystko upada, te wszystkie schematy, które łatwo są do powtórzenia w imię pewnej prostackiej pseudologiki, że oto antysemici polscy w czasie II wojny światowej stali się wspomagającymi Ży reżim hitlerowski Żydorzewskim. Nic z tych publicznie. rzeczy. Mm -hmm. Przypomnę rzecz oczywistą, że do osób, które publicznie twierdziły, że relacje polsko-żydowskie przed wojną były trudne, w czym wina należy po stronie również Żydów, była też Zofia Kossak, nawet w tym apelu, o którym wszyscy wiemu, który w dużej mierze rozpoczął budowanie tej zorganizowanej formy niesienia pomocy Żydom przez polskie państwo podziemne, też zawarła taką konkluzję, że właśnie niezależnie od tego, czy lubimy, czy nie lubimy Żydów, ile oni nam narobili złego. Jeżeli narobili, to teraz jest sytuacja taka, że żadny chrześcijanin nie powinien się czuć w swoim sumieniu czysty, jeżeli dopuszcza do tego, żeby Żydzi byli mordowani przez okupanta niemieckiego. Więc ta cała. Relacja polsko-żydowska to na jest robione jest... splot relacji od XIII wieku przecież ha, poprzez... Ha. 17, 16 i siedemnasty, kiedy. Tak, ale kiedy... wtedy można powiedzieć, że i Polacy, i Żydzi stanowili bardzo pięknie uzupełniające się światy. Polska w odróżnieniu od zachodniej Europy zagwarantowała prawami królewskimi swobodę wyznania, swobodę wykonywania całego zestawu zawodów, prac, którymi się zajmowali. Żydzi i gminy żydowskie w XVI wieku za sprawą oczywiście systemu podatkowego, ale doszło też do wytworzenia pewnej reprezentacji samorządnej. Żydowskiej, która wkomponowywała się w system demokratyczny Polski, I Rzeczypospolitej. Niewątpliwie te relacje wyznaniowe katolicko-żydowskie nie zawsze były dobre ze względu na cały problem z rzekomych bądź rzeczywistych, bo nierozjaśnione było to wówczas I Rzeczypospolitej oskarżenia o mord rytualny. Podkreślam to, nie rozwiązanie tegoż problemu, ponieważ bardzo często świadkami byli również sami Żydzi kłócący się z innymi Żydami i w związku z tym ta możliwość no, weryfikacji była potwornie był trudna, nie, nie prawda? ale niewątpliwie nie. to obciążało relacje. Chrześcijańsko-żydowskie, ale to wszystko byłoby niczym w tych złych relacjach polsko-żydowskich, gdyby nie utrata niepodległości przez Polskę i rozgrywanie, szczególnie w końcu XIX wieku, problemu relacji polsko-żydowskiego przez zaborcę rosyjskiego, który niewątpliwie wprowadził to jako jeden z elementów gry przeciwko Polakom wykorzystując Żydów i zalewając nimi ziemię tutaj należące do Polski rozumianej jako pierwszą rzecz pospolitą. I to już wywołało pewne konflikty związane z również i z walką przeciwko rusyfikacji ze strony polskiej. Strasznie to jest skomplikowany problem. I oczywiście w momencie, kiedy żeśmy odzyskali niepodległość w 1918 roku i dążyła znaczna część elity politycznej do powstania wzorem państw europejskich państwa narodowego wszelkie mniejszości w tym również mniejszość żydowska stanowiły pewną barierę pewną przeszkodę w tym funkcjonowaniu idealistycznie rozumianej Polski inny obóz Piłsudczykowski widział to jako pewnego rodzaju wartość dla państwa polskiego i jako, i, właśnie, w i jako właśnie ta Polska, która powinna skorzystać z faktu, że ma te mniejszości narodowe. Ale nie był to taki prosty problem, bo bez wątpienia akurat nie mniejszość szczególnie żydowska, ale niemiecka, ukraińska. To były mniejszości rozsadzające państwo polskie mm -hmm. i oczywiście ta niestabilność drugiej RP wobec wrogości sąsiadów rzutowała też na relacje między narodem mm -hmm. polskim a mniejszościami i każdy przejaw pewnej nielojalności, jak na przykład obecność Żydów wśród komunistów stanowiących znaczną część procentowo KPP czy KPZ, B czy KPZU jako w gruncie rzeczy formacji prosowieckich i szpiegowskich na rzecz obcego państwa, no musiała też rzutować na, na ocenę całej mhm. społeczności żydowskiej. To wszystko oczywiście jeszcze z, powiązane z wyraźnym programem e, Narodowej Demokracji, szczególnie lat 30., wykorzystującej kryzys ekonomiczny, żeby sobie niejako no, zdobyć elektorat szczególnie wiejski i małomiasteczkowy poprzez Dodatkowe niejako wzmacnianie napięcia polsko-żydowskiego na tle ekonomicznym no musiało wywoływać oczywiście skutki negatywne, mm, zarówno mm. po stronie polskiej, jak i, żydowskiej, I po żydowskiej, bo bojówki były po jednej i po drugiej stronie. To nie zmieniło faktu, że w latach 30. Żydzi stanowili 10% populacji Drugiej tak RP, Rzeczypospolitej, i to nie zmieniło faktu, o czym bardzo często się zapomina, a przynajmniej o tym się nie mówi, że to właśnie te 3 miliony Żydów na ziemiach polskich to był główny powód, właściwie pragmatyczny, że Niemcy zwieźli pozostałych, pozostałych Żydów miliony, z całej tak Europy jest. do Polski, bo bardziej mm. się opłacało przywieźć 2 miliony tam, gdzie już są 3 mm. miliony, niż mm. odwrotnie. I to był tak, właśnie oczywiście. powód, dla którego mm obozy zagłady, dlatego, dla którego Holokaust odbył się na odbył Polski, właśnie na ziemiach polskich. Bezsprzecznie z decyzji III Rzeszy i bez sprawczego udziału jakiegokolwiek Polaka, co oczywiście nie znaczy, żeby nie zadawać sobie pytania generalnego, wcale nie dotyczącego Polski, tylko dotyczącego całej Europy, będącej wówczas pod okupacją niemiecką, jak się poszczególne narody zachowywały wobec przejawów antysemickiej polityki hitlerowskiej, czy na terenie Francji, czy na terenie ziem polskich. To jest temat otwarty. Wiadomo, że. Na terenie Francji bez wątpienia tamtejsze państwo Wisi wspierało Niemcy w tym oczyszczaniu terenu, terenu francuskiego z mniejszości żydowskiej. Czy byli oni świadomi, że przystankiem ostatnim jest treblinka, a nie miejsce wypoczynkowe, to inna jest kwestia. Natomiast niewątpliwie ta maszyna niemiecka wplątała narody nieniemieckie też w system odpowiedzialności za Holokaust, co nie znaczy rzecz jasna, że należy interpretację niemiecką przyjmować jako obowiązującą i obiektywną. No tak, czy można powiedzieć, że. Te właśnie trudne relacje w czasie wojny wobec wspólnego wroga i wspólnego kata, to właśnie jest skutkiem tego, jest tych. Ponad 5 tysięcy. Już 6, już ponad 6 tysięcy tysięcy Polaków, sprawiedliwych, wśród narodów świata, świata tak. odznaczonych przez Instytut mm. Yad Vashem Na ponad mm. około 12 tysięcy tak. jest Łącznie dwudziestu, Ponad dwudziestu tysięcy. Już 20 już, tysięcy. Tak. Już jest ponad 20 tysięcy odznaczonych. Z, z tej puli ponad 6 tysięcy to my. są Polacy. Mówimy o roku 2007. Drzewek tam Nie, jest... drzewek fizycznie jest, o ile wiem, mniej, ale to zostawmy drzewka, bo jest to jednak pewien symbol. Natomiast trzeba zdecydowanie powiedzieć i podkreślić, że ta liczba 6 tysięcy to jest tylko i wyłącznie symbol tego dzieła pomocy na rzecz Żydów pod okupacją niemiecką, dlatego że jak obliczają historycy, minimum to jest około 300 do 500 tysięcy Polaków, którzy byli zaangażowani w dzieło ratowania. Nie, nie tylko Żydów. W nie, bo oczywiście, że nie tylko ale są i tacy historycy, do których i ja należę którzy twierdzą, że tych Polaków zaangażowanych w różnego typu udzielanie pomocy Żydom było być może ponad milion, a nawet być może w okolicach dwóch milionów, przy czym to dzieło pomocy należy rozumieć bardzo szeroko. Proszę pamiętać, że na ziemiach polskich Niemcy kilkakrotnie stwierdzali jednoznacznie, że za jakąkolwiek pomoc udzielaną Żydowi grozi kara jedna, kara śmierci. Nie były to tylko i wyłącznie pogróżki, ale są dowody, nie tylko rodzina Ulmów, baranków, ale i wielu, wielu innych Polaków zginęło za ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej, więc była to, że tak powiem, I było to nie, prawo kara okupanka, widoczna, a nie UZUS, tak gdzieś indziej mógł być to UZUS. No, Natomiast tak, w Polsce. W Polsce było to prawo było to i to prawo. nie teoretyczne, ale wykonywane. I co więcej, że te udzielanie pomocy... To jest nie tylko utrzymywanie rodziny żydowskiej we wsi czy w stodole, ale to jest również przynoszenie żywności do getta, to jest również próba przewiezienia Żyda z jednego miejsca na drugi, ta forma pomocy jest bardzo różnorodna i w związku z tym bardzo często się zdarzało, że żeby uratować jednego Żyda właśnie, w różnych miejscach, musiało... to około 20 osób musiało być w to zaangażowanych. Ale to jest średnia, bo proszę zauważyć, kogo wliczać do tego szeregu ratujących, jeżeli dane dziecko zostaje podrzucone przez małżeństwo żydowskie do kruchty z klasztornej bądź do kościoła. kościoła i zgromadzenie zakonne siostra Maria Getter bierze to dziecko, przekazuje oczywiście konkretnemu zgromadzeniu zakonnemu i wszystkie Siostry praktycznie są w mniejszym lub większym stopniu zaangażowane w dzieło ratowania, a na pewno będą odpowiedzialne w momencie, kiedy Niemcy odkryją to dziecko żydowskie. Więc ta granica tutaj udzielania pomocy w warunkach takich niekomfortowych, delikatnie mówiąc, jest jeszcze szersza bardziej niż by się to mogło wydawać na pozór. Stąd ta liczba od miliona do dwóch milionów wydaje się zasadna. Czyli panie profesorze, niezależnie od tego, co działo się potem, bo dziś o tym mówić nie będziemy, jedno jest pewne, pamięć i sumienie po obu stronach powinno na aptekarskiej wadze wyważyć, czy więcej między nami przebiegło czarnych kotów, mm -hmm. czy też czy więcej wycią wyciągniętych dłoni. Mm -hmm. Dziękuję bardzo panie profesorze. Gościem był dziś profesor Jan Żaren, historyk zawołany, działacz społeczny, wykładowca akademicki, a żegna państwa Olga Braniecka. Słowa nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nieprawda! To nieprawda, nieprawda. To kłamstwo.